Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński, Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Czyta Jerzy zelnik Wojciech Szumliński Urodzony w 1969 roku w Warszawie, psycholog i dziennikarz śledczy, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracował w pierwszym polskim zespole dziennikarzy śledczych w dzienniku Życie, a następnie między innymi w tygodniku Wprost i w telewizji polskiej. Jako freelancer był autorem i współautorem licznych publikacji oraz magazynów śledczych emitowanych w TVP Oblicza Prawdy i 30 minut, ukazujących tajne operacje służb specjalnych w PRL-u i w trzeciej RP. Po publikacjach systematycznie podejmowano próby dyskredytowania autora, podważania wiarygodności i utrudniania prowadzonych przez dziennikarza śledztw procesami sądowymi, z których na łączną liczbę 24, 23 zakończyły się jego wygraną. Najgłośniejszy z procesów dotyczył działalności założonej przez oficerów WSI spółki Megagaz która doprowadziła do defraudacji 700 milionów złotych przeznaczonych na budowę trzeciej nitki rurociągu naftowego przyjeźdź. W korzystnych dla autora werdyktach sąd okręgowy oraz sąd apelacyjny w Warszawie określiły działalność autora jako wzorczową pracę dziennikarza śledczego. Był laureatem licznych nagród dziennikarskich. Oraz nagrody ministra spraw wewnętrznych za cykl reportaży o nadgranicznej przestępczości zorganizowanej. Współautor publikacji ujawniających agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU pracujących w ambasadzie rosyjskiej w Warszawie pod przykryciem dyplomatycznym, po której 17 rosyjskich szpiegów wyrzucono z Polski. Jako pierwszy ujawnił ściśle tajne akta świadka koronnego Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa, oraz fakty całkowicie podważające obowiązującą wcześniej wersję najgłośniejszej i zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni PRL-u morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Swoje wnioski na temat tajnej rzeczywistości Trzeciej RP zawarł w licznych publikacjach, reportażach telewizyjnych i scenariuszu filmowym napisanym na zlecenie Agencji Filmowej Telewizji Polskiej oraz w czternastu książkach. Na kanwie dwunastu z nich powstały audiobooki czytane przez Jerzego Zelnika, nagrane w dwóch pakietach pod tytułem To tylko układ i... To tylko układ dwa, z których każda uzyskała status bestsellera sieci Empik. Większość książek została napisana już po próbie aresztowania i próbie samobójczej autora, będącej konsekwencją kombinacji operacyjnej służb specjalnych i spisku zawiązanego na szczytach władzy mającego na celu zatrzymanie dziennikarskich śledztw Wojciecha Sumlińskiego co potwierdziły wszystkie uniewinniające autora prawomocne wyroki sądowe w tym wydane w grudniu 2015 oraz we wrześniu 2016 roku wyrok sądu okręgowego w Warszawie. Ostatni z wyroków potwierdził, że autor padł ofiarą prowokacji i kombinacji operacyjnej służb specjalnych oraz najważniejszych osób w państwie, z urzędującym prezydentem Bronisławem Komorowskim, urzędującym szefem ABW Krzysztofem Bondarykiem, przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Pawłem Grasiem oraz pułkownikiem WSI Leszkiem Tobiaszem na czele. W lutym 2016 Ujawnione zostały informacje wcześniej obwarowane klauzulą tajności, potwierdzające, że Wojciech Szumliński był najbardziej inwigilowanym przez służby specjalne dziennikarzem Śledczym w Polsce. Począwszy od 2016 roku autor wydaje książki we współpracy z Majorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tomaszem Budzyńskim, byłym szefem delegatury ABW w Lublinie któremu podlegało kilkuset oficerów i funkcjonariuszy służb specjalnych. Dotąd napisali wspólnie sześć książek. Dotychczas łącznie książki Wojciecha Sumlińskiego zostały sprzedane w liczbie ponad 700 tysięcy egzemplarzy, co czyni go jednym z najbardziej poczytnych współczesnych polskich autorów. Po traumatycznych doświadczeniach założył własne wydawnictwo WSR i poświęcił się niemal wyłącznie działalności pisarskiej. Mieszka w Białej Podlaskiej, jest żonaty, ma czworo dzieci. Major Tomasz Budzyński, szef delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, któremu podlegało kilkuset oficerów i funkcjonariuszy służb specjalnych. Rocznik 1968. Pochodzi z Lubartowa. Po ukończeniu tamtejszego LO rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra. A następnie rozpoczął przewód doktorski we Francji. Po tym jak w 1992 roku został przyjęty do służb specjalnych w odrodzonej Polsce zaniechał kariery naukowej i rozpoczął służbę w lubelskiej delegaturze Urzędu Ochrony Państwa w Wydziale Obserwacji. W 1999 roku został powołany na stanowisko naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Technicznego DUOP w Lublinie. W 2004 roku mianowany dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym mieście. Jednej z większych delegatur w Polsce, zajmującej się działalnością kontrwywiadowczą i tzw. płytkim wywiadem na styku granic Polski z Ukrainą i Białorusią. W tamtym czasie podlegało mu kilkuset oficerów i funkcjonariuszy ABW. W 2007 roku przeszedł na emeryturę w stopniu majora. Od 2015 roku Tomasz Budzyński wspiera Wojciecha Sumlińskiego w pisaniu książek o mrocznych stronach III RP, odkrywających tajemnice, patologię oraz przestępczą działalność służb specjalnych, polityków i gangsterów, czyli tego wszystkiego, co nazywane jest mafią. Dotychczas napisali łącznie sześć książek: Pogorzelisko, Oficer niebezpieczne związki Andrzeja Leppera, ABW, niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego i to tylko mafia. Naród nasz jak lawa z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi. Plwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Adam Mickiewicz, dziady, część trzecia. Wszystkim, którzy byli przy mnie, gdy szedłem ciemną doliną. Rozdział pierwszy: Fundacja Od niepamiętnych czasów kontrwywiadowcze przedsięwzięcia specjalne przeprowadzane są bez większych zmian, a nieznaczne modyfikacje i udoskonalenia wynikały jedynie z możliwości, jakie niósł ze sobą postęp techniki operacyjnej. Z jednego powodu. Po prostu od ery Edgara Hoovera aż dotąd niczego lepszego niż obserwacja, podsłuchy i tajne przeszukania nie wymyślono. Jednym słowem, jeśli jesteś figurantem i chcesz wejść do swojego mieszkania, biura czy hotelowego pokoju, w którym akurat, Trwa tajne przeszukanie. Masz taką samą szansę, jaką miał bokser Andrzej Gołota w pojedynku z Majkiem Tysonem. Pierwszy pierścień to wywiadowcy prowadzący obserwację towarzyszącą, którzy nie odstępują cię na krok. Druga zapora to funkcjonariusz zabezpieczający hotelowy hol i wejście do budynku. Gdyby jednak figurant. W sobie tylko znany sposób wyszedł spod obserwacji. Baza natychmiast otrzymuje informacje. Funkcjonariusz zabezpieczający Hall współpracuje z Osobowymi Źródłami Informacji, OZI, ulokowanymi w większości hotelowych recepcji, których zadaniem jest zatrzymać figuranta pod dowolnym pretekstem np. w celu uzupełnienia danych do zameldowania. Zyskując czas dla ewakuacji operatorów. Ostatnia linia obrony to funkcjonariusz na piętrze, na którym odbywa się przedsięwzięcie specjalne. Jego zadanie jest najtrudniejsze, bo, choćby nie wiadomo co, odpowiada głową, by figurant nie wszedł do środka. Tu wszystkie chwyty są dozwolone. Zaimprowizowana rozmowa, czy bójka, bez znaczenia. Liczy się jedno. Figurant nie ma prawa dotrzeć do drzwi swojego pokoju. Tak więc stałem zupełnie bez ruchu, zastanawiając się, jak to możliwe, że niemożliwe stało się możliwe. Co do cholery się stało? Jednocześnie zepsuły się wszystkie radiotelefony? Taka zbiorowa awaria w tym samym momencie to sytuacja jedna na milion. A może czynnik ludzki? W połączeniu z jakimś nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności? To teoretycznie było możliwe, ale mniej więcej w tym samym stopniu, w jakim słoń mógłby zawisnąć nad przepaścią, przywiązany do polnego kwiatka. Zdążyłem już oskarżyć w myślach przodków moich kolegów z zespołu realizacyjnego, zapewne niesłusznie. I przez jedną maleńką chwilę zacząłem się zastanawiać, w jaki niepojęty sposób nasz obiekt mógł wywieźć ich w pole i ominąć wszystkie zabezpieczenia. Szybko jednak dałem sobie spokój, bo nie miałem żadnej racjonalnej koncepcji rozwiązania tej zagadki. Przede wszystkim jednak dlatego, że czas na myślenie dawno minął. Zajęliśmy pozycję przy drzwiach i. Popatrzyliśmy sobie w oczy. Teraz pozostało już tylko czekać. Jak długo? Może dwie minuty? Może pięć? A więc czekaliśmy. Teoretycznie byliśmy przygotowani na takie sytuacje. Szkolono nas przecież na podobną ewentualność. A jednak w pierwszym momencie przeżyłem chwilę paraliżującej paniki. Błysnęła mi myśl, że to zupełnie co innego dywagować przy papierosie i kawie, a zupełnie co innego znaleźć się w takich realiach w tym momencie zrozumiałem słuszność porzekadła według którego nawet najdłuższa i najlepsza pasa zawsze ma kiedyś swój koniec i wiedziałem, że koniec mojej dobrej pasy nastąpi już za chwilę oczywiście zawsze dopuszczałem taką myśl, że gdzieś kiedyś w końcu wpadniemy, ale nie sądziłem, że to gdzieś. Kiedyś może nastąpić właśnie tu i teraz. W ułamku sekundy niczym w kalejdoskopie przemknęły mi przed oczami realizacje z ostatnich tygodni i miesięcy. Było tego mnóstwo, bo kraj przypominał przeciekający okręt, na którym wywiady zaprzyjaźnionych państw grasowały jak po ziemi niczyjej, zupełnie swobodnie. Praktycznie bezkarnie wykradając wszelkie tajemnice i realizując wytyczone cele. Przyjaciele wykorzystywali zakładane przez siebie fundacje do realizacji zadań wywiadowczych na terenie polskim, szczególnie w zakresie wywiadu gospodarczego. Najwięcej takich organizacji powołali Brytyjczycy. W tym dwie na terenie województw lubelskiego i białostockiego, finansowane z tzw. Funduszu Know how. Formalnie był to program pomocowy rządu jej królewskiej mości, realizujący wsparcie doradcze dla krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Azji Środkowej, wspomagający między innymi przemiany w Polsce w zakresie demokracji i gospodarki rynkowej. Fundusz był zarządzany przez brytyjskie Ministerstwo Rozwoju Międzynarodowego, Department for International Development oraz sekcję KHF w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie i dysponował gigantyczną kwotą ponad 100 milionów funtów. Teoretycznie była to więc pomoc niebagatelna, ale jak wiadomo, darmowych obiadów nie ma, bo za każdy ktoś kiedyś zawsze musi zapłacić. Tak było i w tym przypadku, bo fundacje zarządzane i finansowane przez Fundusz Know-how powstawały nie tyle z myślą o filantropii czy realizacji przyjacielskiej pomocy, co w dużej mierze z myślą o realizacji zadań wywiadowczych związanych z pozyskiwaniem przez naszych przyjaciół informacji gospodarczych. Oczywiście nie wszyscy zajmowali się działalnością szpiegowską, to byłoby nadal czytelne. Jak z kłamstwami, najskuteczniejsze są te, które przeplatane są prawdą. Dobry kłamca potrafi tak operować półkłamstwami, wypaczonymi prawdami i domyślnikami, że bardzo trudno rozeznać prawdę, choćby się ją miało przed oczami. Mocodawcy konsultantów zadbali o pozory. Ale nie ulegało wątpliwości, że ta przyjacielska pomoc kosztowała na skrocie. Dużo więcej niż ktokolwiek nie znający faktów mógłby przypuszczać. Konsultanci, którzy tabunami przyjeżdżali z Wysp Brytyjskich do Polski. Brali udział w restrukturyzacji polskich banków i to tutaj pozyskiwali kluczową wiedzę o przedsiębiorstwach związanych z newralgicznymi dla każdego państwa sektorami. Wiedzę, która jeszcze kilka lat wcześniej była dla państw zachodnich trudno dostępną, pilnie strzeżoną przez cywilne i wojskowe służby kontrwywiadowcze tajemnicą. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wielką wiedzę można uzyskać z bankowych źródeł? Brytyjscy konsultanci poznawali nie tylko sekrety klientów banków, dane dotyczące struktury sprzedaży produktów, czy ogólnej kondycji przedsiębiorstw z sektora energetycznego bądź zajmujących się handlem zagranicznym, ale także pokłady informacji przydatne do sporządzania charakterystyki osób decyzyjnych w tym ludzi na wysokich stołkach ze świata polityki. Przede wszystkim jednak, dzięki realizowanym w bankach zadaniom, brytyjscy konsultanci mieli właściwie nieograniczony dostęp do informacji o strukturze polskiej zbrojeniówki, produkcji, kontrahentach oraz innych składowych, jakie w każdym państwie nie będącym państwem na niby obwarowane są klauzulą tajemnicy i najwyższej tajności, stanowiąc zarazem przedmiot dociekań i pragnień każdej służby wywiadowczej świata. Na jak wielką skalę prowadzona była wywiadowcza penetracja, pokazują liczby. Konsultacje Brytyjskiego Funduszu realizującego program doradczy dla Ministerstwa Skarbu w ramach programu powszechnej prywatyzacji dotyczyły 500 przedsiębiorstw i banków, w tym Wielkopolskiego Banku Kredytowego, Banku Gdańskiego, Banku Handlowego i wielu innych. Najciekawsze w tym wszystkim było to, że wszystkie te tajemnice pozyskiwano w zasadzie bez najmniejszego ryzyka, zupełnie jawnie i naturalnie, pod przykryciem przyjacielskiej pomocy za którą rzecz jasna polskie władze okazywały jeszcze wdzięczność i uznanie. Nam w tym spektaklu przydzielono rolę obserwatorów, a i to z poważnymi obiekcjami ze strony szefów obawiających się reakcji ludzi na wysokich stołkach. Brudne łapska polityków trzymały nas z daleka od najważniejszych spraw, utrudniając nam robienie naszej roboty, na przykład takie, jak łapanie szpiegów, filantropów na gorącym uczynku. Firma niechętnie pozwalała nam jedynie na monitorowanie ich działalności i prowadzenie podstawowych działań operacyjnych słuchania, obserwowania i dokonywania tajnych przeszukań w hotelach oraz mieszkaniach. I to było wszystko, na co w Urzędzie Ochrony Państwa. Mogliśmy sobie pozwolić. Ale już nawet tak wąski zakres działań operacyjnych pozwolił nam orientować się, że większość z przybywających z Europy Zachodniej do Polski tak zwanych doradców to kadrowi pracownicy wywiadów, których poczynania koordynowane były przez oficerów uplasowanych w ambasadach państw zachodnich. Kopiowane w trakcie tajnych przeszukań dokumenty oraz inne materiały, nie pozostawiały cienia wątpliwości, jakie wrażliwe dane naprawdę zajmowały konsultantów, i w połączeniu z informacjami, które pozyskiwaliśmy w czasie innych działań operacyjnych, potwierdzały, że doradcy interesowali się głównie polskim przemysłem zbrojeniowym, jego strukturą, produkcją, szczegółami technicznymi i kontrahentami. Groteskowość sytuacji podkreślało nawet nie to, że my o nich wiedzieliśmy, a mimo to nic z tym nie robiliśmy, ale przede wszystkim to, że oni Wiedzieli, że my wiemy i nic sobie z tego nie robili. Zapamiętałem zwłaszcza jedną historię. To było wiosną 1995. Miałem sprawdzić jednego doradcę, który brał udział w restrukturyzacji banku depozytowo-kredytowego w Lublinie. Kim Johnson, Irlandczyk z Północ. Jedno spojrzenie i już wiedziałem, że to pozór, bo swój pozna swego. Od początku to myślaliśmy się, kim jest, ale dowody zdobyliśmy dopiero podczas tajnego przeszukania w hotelu Unia, gdzie Kim Johnson się zatrzymał. Kopiowaliśmy ostatnie dokumenty, które zgromadził konsultant, a które świadczyły o jego rzeczywistych zainteresowaniach, gdy zadzwonili z obserwacji. Informacja była krótka robi sprawdzeniówkę. Oznaczało to, że Irlandczyk wszedł na trasę sprawdzeniową, zaplanowaną, wcześniej rozpoznaną, i zbudowaną pod wiarygodną legendą ścieżkę oficera wywiadu, który przed wykonaniem czynności operacyjnej, na przykład przed obsługą schowka, sprawdza, czy nie jest obserwowany. Ale Kim Johnson podczas pokonywania trasy nie realizował żadnych czynności wywiadowczych, a tylko bawił się z naszą obserwacją. Stosował samokontrolę na przejściach dla pieszych. Długo przeglądał się w witrynach sklepowych, wchodził do klatek schodowych na lubelskim starym mieście, do których w owym czasie w obawie o zdrowie nie wszedłby nikt o zdrowych zmysłach, i gasił naszych wywiadowców, starając się nawiązać z nimi kontakt wzrokowy. Jaki konsultant realizuje trasę sprawdzeniową? Przesłanie było jasne. Wy wiecie o mnie, ale ja wiem o was. Więc walcie się. Nie musieliśmy długo myśleć, dlaczego oddelegowano go do restrukturyzacji banku depozytowo-kredytowego w Lublinie. Małej, lokalnej placówki powstałej w 1989 po wydzieleniu z NBP. Ponieważ był to jeden z tych banków, które finansowały hutę Stalowa Wola, w owym czasie znaczącego producenta sprzętu wojskowo. Artyleryjskiego oraz opancerzonych transporterów gąsienicowych, a także stali jakościowych dla potrzeb prawie całego krajowego przemysłu obronnego. A że Huta kooperowała z kilkoma innymi zakładami z branży, poprzez pracę dla BDK konsultant pozyskiwał informacje dotyczące produkcji w większości polskiego sektora zbrojeniowego. Najbardziej znamienne w tej historii było to, że chociaż irlandzki przyjaciel wiedział, że my wiemy, nic sobie z tego nie robił i nawet nie próbował ukryć dokumentów świadczących o jego szpiegowskiej działalności. Zupełnie jakby chciał nam pokazać, do jakiego stopnia jesteśmy państwem na niby. Gdyby ktoś z nas miał w tej sprawie jeszcze jakieś wątpliwości, musiałby je stracić po zapoznaniu się z zakresem działalności szpiegowskiej prowadzonej przez Niemców. Ci nie mnożyli fundacji jak wyspiarze, zainstalowali raptem kilka, za to konkretnych, w tym jedną szczególną, z budżetem rzędu dwustu milionów euro rocznie, zasilanym bezpośrednio z Bundestagu. I rozmachem, który przyćmiewał wszystkie działające w Polsce fundacje brytyjskie i izraelskie, razem wzięte. Fundacja imienia Konrada Adenauera, bo o niej mowa, powstała w latach 50. i zajmowała się wzmacnianiem demokracji i zacieśnianiem stosunków transatlantyckich oraz edukacją polityczną na rzecz pokoju i wolności, dopracowując się 60 przedstawicielstw. Poza granicami Niemiec, i realizując projekty w 120 krajach na wszystkich kontynentach. Na czym polegała mniej znana strona jej działalności? Pokazały wydarzenia w Wenezueli i Egipcie, gdzie niemieccy konsultanci, w rzeczywistości zwyczajni szpiedzy, zostali zdekonspirowani, i w przypadku Egiptu trafili w miejsce odosobnienia. W Polsce Fundacja Adenauera pojawiła się w listopadzie 1989. Wtedy otwarto biuro w Warszawie i deklarowano wsparcie dla chrześcijańskich środowisk naukowych. Organizacjami partnerskimi Niemcy nie uczynili jednak żadnej z instytucji chrześcijańskich. Lecz fundację imienia Roberta Schumana oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową powstały z inicjatywy Jana Szomburga, Janusza Lewandowskiego i Jacka Merkla, gdańskich działaczy Kongresu Liberalno-Demokratycznego, najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Oczywiście podobnie jak w przypadku fundacji brytyjskich. Opinię publiczną mamiono frazesami o szczytnych celach Niemców w Polsce. Ale w Urzędzie Ochrony Państwa rozumieliśmy dobrze, że to mistyfikacja i na jak wielką skalę fundacja jest wykorzystywana do przykrywania działań Federalnej Służby Wywiadowczej BND czyli niemieckiego Wywiadu Cywilnego. Po serii tajnych przeszukań u konsultantów przyjeżdżających do Polski z ramienia fundacji, Wiedzieliśmy o nich tyle, że nie musieliśmy wiedzieć już więcej, by mieć pewność, kim są i co interesuje ich naprawdę. Doszło do tego, że prawie każdy niemiecki konsultant przyjeżdżający do Polski z ramienia Fundacji Adenauera z założenia miał zakładaną obserwację i obligatoryjnie przeprowadzane tajne przeszukanie. Sytuacje, w których nie znajdowaliśmy czego szukaliśmy stanowimy wyjątki od reguły, liczone na palcach jednej ręki. I właśnie przeszukanie, które teraz realizowaliśmy u kolejnego konsultanta Fundacji Adenauera, było takim wyjątkiem od reguły, bo nie znaleźliśmy tego, czego spodziewaliśmy się znaleźć zwyczajowej kolekcji dokumentów obwarowanych klauzulami tajności strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, które w dziewięciu na dziesięć przypadków interesowały konsultantów organizacji pomocowych. Cała historia zaczęła się kilka dni wcześniej, gdy do lubelskiego hotelu Unia wpłynęła rezerwacja z Niemiec dla przedstawiciela niemieckiej ambasady w Warszawie, dyplomaty, konsultanta z Fundacji Adenauera, obligatoryjnego figuranta zarządu kontrwywiadu. Innymi słowy, rezerwacja dotyczyła oficera niemieckiego wywiadu. Była enigmatyczna i nie zawierała informacji o powodzie pobytu dyplomaty w Lublinie. Po jej przekazaniu do Wydziału Kontrwywiadu, jednostka zdecydowała się na realizację w stosunku do konsultanta przedsięwzięcia specjalnego. Po wystawieniu i zatwierdzeniu wniosku rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji tego arcytrudnego zadania. Arcytrudnego, bo za przeciwnika mieliśmy wyszkolonego pracownika jednego z najlepszych wywiadów na świecie. Po przyjeździe dyplomata otrzymał pokój przydzielony przez nas, znajdujący się w środkowej części piętra. Zgodnie ze sztuką powinniśmy przydzielić pokój na końcu korytarza, tak by w razie wyjścia spod obserwacji, wydłużyć czas przejścia do pokoju, umożliwiając tym samym interwencję funkcjonariusza zabezpieczającego piętra. W tym fachu bywało, że nawet kilkanaście sekund było granicą oddzielającą sukces od klęski. Niestety rezerwacja na końcu korytarza okazała się niewykonalna, ponieważ w hotelu odbywał się kongres lekarzy i 70% pokoi zostało zajętych na potrzeby sympozjum. Nazajutrz po przyjeździe dyplomaty do Lublina. Po wstępnym rozpoznaniu jego kontaktów, zachowań i posiadanego bagażu, postanowiliśmy rozpocząć realizację przedsięwzięcia specjalnego. Kiedy sporządzałem plan ustalając obsadę kadrową poszczególnych punktów, przyszedł do mnie podpułkownik Ryszard Krawczyk i poinformował, że ze względu na wagę przedsięwzięcia bardzo chciałby brać udział w jego realizacji i to nie w charakterze obserwatora. Lecz uczestnika na jednym z posterunków. Rysiek był doświadczonym funkcjonariuszem. Do 1989 roku kierownikiem sekcji operacyjnej Wydziału B, a następnie do 1999 naczelnikiem naszego Wydziału. Zjadł zęby na realizowaniu przedsięwzięć specjalnych, ale mimo to miałem z nim kłopot, bo wszystkie role były już rozdzielone. Wraz z Jackiem, innym oficerem z wydziału, tworzyłem zgraną grupę operatorów wymiennie, jako że byłem najbardziej doświadczonym funkcjonariuszem w naszym młodym zespole i z każdym rozumiałem się bez słów. Było to szczególnie ważne podczas wykonywania czynności w pokoju figuranta, przeszukania, sporządzania dokumentacji fotograficznej czy innych. Zgranie i zrozumienie pozwala zaoszczędzić czas. A w sytuacji, gdy liczy się każda sekunda, ma to olbrzymie znaczenie. Z drugiej strony nie chciałem urazić Ryśka. Zastanawiałem się więc, co zrobić. Myślałem, myślałem i wymyśliłem. Obsada po starunku na piętrze. Gdy jednak zaproponowałem mu to salomonowe rozwiązanie, tylko się żachnął. Dałeś mi fuchę jak gówniarzowi. Będę siedział godzinami jak jakiś głupek i czytał gazetę na piętrze. Odgrywasz się za te wszystkie lata, gdy słusznie cię opieprzałem? Przecież wiesz, że byłeś dupkiem i nic się robiłeś jak trzeba, powiedział dotknięty do żywego. Przez wzgląd na jego wiek pominałem milczeniem złośliwą uwagę i wytłumaczyłem, że z kolei przez wzgląd na jego wagę. A wagę miał słuszną, dobre 130 kilogramów, przy niespełna 175 centymetrach wzrostu. To najlepsze rozwiązanie. Niewymagające zaangażowania fizycznego, za to wymagające doświadczenia. No i kluczowe. Tak jak kluczowa jest zawsze ostatnia linia obrony. Mówiąc szczerze, przydzieliłem mu to zadanie na odwal. Niezwykle rzadko zdarzało się, by figurant pokonał dwa pierścienie ochronne. I choć nie zakładałem, że tym razem będzie inaczej, było inaczej. Tego dnia, po kilku godzinach oczekiwania, figurant udał się do restauracji na Starym Mieście. Szybka decyzja. Wchodzimy. Weszliśmy z bazy i udaliśmy się do pokoju figuranta. Po standardowym sporządzeniu dokumentacji fotograficznej polaroidem, rozpoczęliśmy przeszukanie pomieszczenia. W grupie realizacyjnej było nas dwóch, nie potrzeba więcej, bo tylko byśmy sobie wzajemnie przeszkadzali. Przeszukanie szafy, szafek, bagażu, na szczęście nie zabezpieczył walizki zamkiem szyfrowym, wszystko przebiegało gładko. Kolega rozłożył kombajn, aparat fotograficzny wykonujący chmarę zdjęć na minutę w doskonałej jakości, a ja w tym czasie przygotowywałem dokumentację. Kombajn był doskonałym sprzętem, ale miał jedną wadę. Szybko nagrzewał się od dwóch lamp błyskowych, co powodowało, że obsługujący operatorzy pocili się niemiłosiernie. A że dochodził stres, więc pocili się w dwójnasób. W tej sytuacji należało uważać, by na podłogę czy zwłaszcza na kartki papieru nie spadła choćby kropla potu, która mogłaby zdradzić fakt Kopiowania dokumentu przez osoby postronne. Szło nam jednak dobrze, i gdy wydawało się, że bez przeszkód dobrniemy do końca i zaczęliśmy już układać dokumenty oraz pakować sprzęt, odezwał się Rysiek. Skończyliśmy naszą robotę i w oparciu o precyzyjną dokumentację fotograficzną wykonaną na wstępie przeszukania. Cichutko sprawdzaliśmy, czy wszystkie przedmioty z powrotem znalazły się na swoich miejscach, gdy odezwał się radiotelefon, w tej ciszy głośniejszy niż dźwięk kościelnego dzwonu. Jedynka, jedynka, tu dwójka, pali się. Mimo monotonnego tonu w głosie Ryśka, wyczuwalne było zdenerwowanie. Znajdował się w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od pokoju, w którym robiliśmy tajne przeszukanie. Rysiek był ostatnią zaporą i była to dobra zapora. Był urodzonym aktorem. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że powinien nim zostać. Zawsze mu to powtarzałem, podkreślając, że przez fakt, iż wybrał inny fach, Hollywood poniosło niepowetowaną stratę. I tylko szkoda, że nigdy się o tym nie dowie. Gdy ostatni raz widziałem go na korytarzu, kilkadziesiąt metrów od drzwi prowadzących do naszego pokoju, oddychał ciężko, udając człowieka śpiącego snem sprawiedliwego, który po prostu trochę za dużo wypił i zasnął w fotelu, nim dotarł do swojego pokoju. O tym, że bynajmniej nie śpi, mówiło ledwie dostrzegalne uniesienie brwi spod których spoglądały mocno zmrużone, ale czujne oczy. Nawet bardzo uważny obserwator miałby poważną trudność z dostrzeżeniem, że sen to tylko blef. — Jedynka, jedynka, co mam zrobić? — powtarzam. — Co robić? Ponownie usłyszałem w słuchawce. Pomyślałem, że oddałbym rok ze swojego życia, by znaleźć właściwą odpowiedź, ale niestety nie znalazłem. Właściwej odpowiedzi, a ta, którą znalazłem, zupełnie mi się nie podobała z jednego prostego powodu. Pachniała poważnym skandalem dyplomatycznym. Nie zwlekając dłużej, odpowiedziałem krótko: Wiesz, co robić? Bez odbioru. Na wypadek, gdyby Rysiek nie dał rady zatrzymać doradcy i tym samym padłaby ostatnia linia obrony, zajęliśmy pozycję przy drzwiach. Kolega wyciągnął z kieszeni pojemnik z gazem pieprzowym i teraz już tylko czekaliśmy, nadsłuchując odgłosu bijatyki lub przekręcanego w zamku klucza. Ale nic takiego się nie działo. Po sąsiedzku słychać było za to odgłos otwieranych drzwi i rozmowę dwojga ludzi. Natomiast u nas nic, zupełna cisza. Żadnej szamotaniny, podniesionych głosów. Dosłownie nic. Cała ta sytuacja trwała tylko pół minuty, ale dla nas była to nieskończoność. Oddychałem ciężko, jakbym przebiegł maraton, pozostając w gotowości do wykonania decydującego ruchu. W tym momencie usłyszałem w radiotelefonie cichy, ale zdecydowany głos: Jedynka, macie zielone. Macie zielone. Sygnał ten oznaczał, że sytuacja jest pod kontrolą. Możemy opuszczać pokój figuranta i przemieścić się do bazy. Kurwa, ma, co oni tam wyprawiają? Pomyślałem całkowicie zdezorientowany. Chwyciłem klamkę drzwi i bardzo delikatnie zacząłem ją otwierać. Dobre pół minuty zajęło mi uchylenie drzwi na tyle, że mogłem ogarnąć wzrokiem korytarz. Nie dowierzałem już kolegom, którzy zafundowali nam dawkę emocji, jakiej dawno nie zafundował mi nikt. Na korytarzu było pusto. Otworzyliśmy szybko drzwi na oścież i wyszliśmy na zewnątrz. Do bazy mieliśmy dosłownie dwa kroki, znajdowała się naprzeciw pokoju figuranta. Czy was popierdoliło? Wydarłem się w niebogłosy po wejściu do pokoju bazy. W ataku furii nie zważałem na nic, dając upust nagromadzonym emocjom i rzucając na podłogę torbę ze sprzętem. Co wy wyprawiacie do cholery, gdzie jest Rysiek? odpowiedziała mi głucha cisza. Postąpiłem dwa kroki i już wiedziałem, gdzie jest Rysiek. Siedział w fotelu i ciężko oddychał. Widząc go, pomyślałem, że biel jego twarzy mogłaby stanowić wzorzec dla tego koloru przechowywanego w sewer we Francji, gdzie mieści się międzynarodowe biuro miar i wag. Krawczyk wyglądał tak, jakby chwilę wcześniej przeszedł jednocześnie wylew krwi do mózgu i zawał serca. Wzrok miał utkwiony w ścianę, a jedyną oznaką życia był rytmicznie poruszający się pod wpływem oddechu pokaźny brzuch. — Młody, idź na dół i powiedz, że... K kropkujemy. Zwrócił się w pewnym momencie do jednego z funkcjonariuszy. — Niech podadzą dalej. — Aha, i przegasz na dole, żeby do pokoju wpuścili pokojową, wydałem polecenie. — Kropka... Oznaczała w naszym slangu koniec działań obserwacyjnych, a w tym przypadku koniec przedsięwzięcia specjalnego i możliwość odsunięcia się od figuranta na bezpieczną dla wywiadowców odległość. Pokojówka z kolei miała wyjść do pokoju figuranta i posprzątać. Chodziło rzecz jasna o stworzenie legendy na wypadek sytuacji, w której dyplomata zorientowałby się, że w pokoju byli nieproszeni goście. Co się stało? Zapytałem po chwili, spokojniejszym tonem, bo już trochę ochłonąłem. Dlaczego przekazałeś przez grajkę, tak w naszym slangu określaliśmy, radiotelefon? Sygnał alarmowy. O mały włos nie zeszliśmy z jackiem z tego świata. Odchodzę na emeryturę. Jękliwym głosem odpowiedział Rysiek. Wyglądał jak człowiek złamany przez życie, dla którego nie ma już nadziei. Zanim odejdziesz na emeryturę, zdążysz nas jeszcze pochować. Funduj nam więcej takich atrakcji, wtrącił zdenerwowany Jacek, wciąż jeszcze pozostający pod wpływem wrażeń sprzed kilku minut. Nie wkurwiaj mnie, odburknął Rysiek. Po specyficznym akcencie, z jakim zostało wypowiedziane to zdanie, zorientowałem się, że powoli wraca do formy. Rysiek wziął głębszy oddech i rozpoczął swoją opowieść. W ciągu kilku sekund postarzałem się dziś o kilkanaście lat. Ale po kolei. Było tak. Siedziałem na kanapie, na piętrze, przy windach. Czytałem gazetę i nasłuchiwałem komunikatów z działań obserwacji. W pewnym momencie, trochę z nudów, a trochę dla niepoznaki. Zmrużyłem oczy, udając, że drzemie. Z letargu obudził mnie dzwonek windy, zatrzymujący się na piętrze i otwierający się drzwi. Z windy wysiadł gość kropka w kropkę nasz dyplomata w towarzystwie jakiejś babki. Rozmawiali po niemiecku. Byłem w stu procentach pewny, że to nasz figurant bo wyglądał jak on. I mówił jak ona, w ręku trzymał klucz do pokoju z numerami początkowymi trzydzieści jeden. Ostatni cyfry nie widziałem, bo zasłaniał ją dłonią, dlatego wszcząłem alarm tłumaczył nieomal na jednym wdechu. Niemiec skierował się w stronę naszego korytarza, idąc parzystą stroną. To tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że to nasz figurant. Poderwałem się z kanapy i szybko ich dogoniłem. Na początek chciałem dać w mordę facetowi, ale nie bardzo wiedziałem, co zrobić z babką, dlatego zamierzałem improwizować i już się zamachnąłem, gdy nagle który się zawiesił głos, ale nie dlatego, że chciał wprowadzić atmosferę niepewności i Hitchcockowskiego suspensu, lecz z powodu traumy, jaką po raz kolejny wywołało w nim wspomnienie sprzed kilku minut. Szwab wyjął klucz i wszedł do pokoju obok. Oczywiście wierzę w przypadki, ale każda wiara ma swoje granice. No Nie muszę stawiać kropki na D, prawda? To nie było pytanie. Irysiek nie musiał stawiać kropki na di. Nie było sensu tłumaczyć rzeczy banalnych i oczywistych dla każdego ze słuchaczy. Tak oczywistych jak to, że woda jest mokra. Po prostu w dwóch sąsiednich pokojach zamieszkało dwóch bliźniaczo podobnych do siebie Niemców, z których jeden był naszym konsultantem, ale drugi został wystawiony jedynie na Wabia. Jednym zdaniem Niemcy rozegrali nas jak dzieci, bo cały czas obserwowaliśmy niewłaściwego człowieka. Przegraliśmy tę grę i kropka, skończył Rysiek, już spokojnym tonem, co oznaczało, że zaczyna odzyskiwać zimną krew. Ostatecznym potwierdzeniem było wydane młodemu polecenie dotyczące zakupu wódki. Jako środka odstresowującego. No i tak spędziliśmy resztę tego smutnego wieczoru, dochodząc do siebie po lekcji, jakiej udzielił nam BND. Nie wiem o czym tego wieczora myśleli koledzy. Ja myślałem tylko o zasłyszanych niegdyś słowach, które zapamiętałem dobrze. Jeśli coś tracisz, nie trać przynajmniej tej lekcji. Pocieszałem się, że noc jest jeszcze młoda i że może nie przegraliśmy całej gry tylko tę jedną partię, a to jednak dwie całkiem różne rzeczy. Czy mogłem wtedy przypuszczać, że ta historia będzie pierwszym ogniwem w łańcuchu zdarzeń, którego ja stanę się częścią? Rozdział drugi teczki, które zniknęły. Restauracja w hotelu Alte Feuerwache we wschodnioberlińskiej dzielnicy Lichtenberg nie była może szczytem komfortu i nie wyróżniała się zapewne niczym szczególnym na tle dziesiątek innych berlińskich restauracji, w jakich zdarzało mi się bywać, ale miała swoje zalety. Była chłodna co przy trzydziestostopniowym upale na zewnątrz stanowiło atut niebagatelny, i przede wszystkim o tej porze dnia była prawie pusta. Jeśli dodać do tego, gustowny wystrój wnętrz, miękkie fotele, dobre jedzenie i przyjemną obsługę, która miała zwyczaj napełniania kieliszków po same brzegi, trudno było narzekać na taki drobiazg, jak wygórowane ceny menu. Znałem i te zwyczaje, i te ceny, bez zaglądania do karty, bo w ciągu ostatnich kilku miesięcy przyjeżdżałem do Berlina pięć razy, w tym trzykrotnie do tego hotelu i do tej restauracji. Tym razem przyjechałem na długo przed umówioną godziną spotkania, bo zamierzałem w spokoju przemyśleć to i owo. Pamiętając jednak, że minęły już czasy służby w ABW, gdy koszty w tego typu przybytkach mogłem wrzucać w reprezentację, zamówiłem jedynie podwójne espresso, a następnie zająłem się myśleniem, a miałem o czym rozmyślać. Odkrywając kawałek po kawałku i opisując z Wojtkiem sumlińskim, obwarowaną klauzulą tajemnicy i najwyższej tajności rzeczywistość trzeciej RP poznaliśmy już dość, by rozumieć, że dalsze zagłębianie się w to bagno to drabina do piekła. W oparciu o to, co już wiedzieliśmy o klasie politycznej trzeciej RP i o całej najnowszej historii kraju, rządzonego przez dziesiątki lat przez szubrawców, z gębami pełnymi frazesów, w rzeczywistości powiązanymi niewidzialnymi smyczami z decydentami z wywiadu czy z kontrwywiadu wojskowego, z regularnymi gangsterami i Bóg jeden wie kim jeszcze, to właśnie tam widzieliśmy miejsce potworów w ludzkiej postaci. Innymi słowy, wiedzieliśmy już dość, by rozumieć to i owo. A jednak wciąż brakowało elementu, który pozwoliłby nam domknąć koło i poznać całą prawdę o hołocie zwanej dla niepoznaki elitą, która przez większość ostatniego ćwierćwiecza rządziła lub współrządziła krajem, popychając go ku przepaści. Ruinując, wyprzedając wszystko za bezcen, kradnąc, co tylko dało się ukraść, w konsekwencji doprowadzając do oceanu ludzkich tragedii i wielomilionowej emigracji, jakiej nigdy jeszcze nie było w naszej historii. I gdy wydawało się już, że dotarliśmy do ściany, że każdy ma granicę swoich możliwości i my swoją właśnie odkryliśmy, Nagle pojawiła się okoliczność, która otworzyła kolejne drzwi do nieznanej nam rzeczywistości, i mogła stanowić następne ogniwo w łańcuchu zdarzeń, odsłaniając uzależnienie polityków rządzących krajem już nie tylko od wszelkiej maści służb specjalnych, bo to akurat nie ulegało najmniejszej wątpliwości, ale także a może przede wszystkim od agentur wywiadowczych obcych państw. Kiedy wyjeżdżałem kilka dni temu do Niemiec, wiedziałem już, że droga do odkrycia tajemnicy biegnie przez poznanie prawdy o jednym zwłaszcza człowieku byłym polskim premierze. Wiedziałem też, że klucz do zagadki znajduje się w Berlinie, ale najważniejszego o pierwszym elemencie tej układanki, tego jak pokazał czas, paradoksalnie jeszcze nie wiedziałem. A pierwszym jej elementem był Detlef Ruser. Wszystko zaczęło się całkiem zwyczajnie. Na początku lat siedemdziesiątych od werbunku przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Stasi asystenta na Wydziale Elektroniki Uniwersytetu Wilhelma Pika w Rostocku. Do pozyskania tajnego współpracownika Mitar mitarbeiter doszło 27 września 1971. Celem warbunku było zwiększenie sobą informacji o naukowcach z sekcji elektrotechniki, którzy w ramach wymiany naukowej wyjeżdżali na zachód. Nie wiedziałem w oparciu o jakie argumenty przekonano młodego obiecującego naukowca, by donosił na kolegów, ale widziałem w życiu dość, by rozumieć, że bywają pytania, na które nie ma odpowiedzi, są tylko wybory. Po prostu czasem trzeba tańczyć tak, jak nam zagrają. I tak narodził się Henryk. Póki jeden wie, ilu wydał ludzi, ilu przez niego cierpiało. Dość, by po dziesięciu latach kooperacji ze Sztazji we wrześniu 1980 Henryk został skierowany na nowy odcinek. By jednak od tego momentu wydarzenia mogły nabrać tempa, z małą pomocą przyjaciół, rzecz jasna, niezbędne było rozwiązanie problemu, jaki stanowił brak odpowiedniej legendy. Była to kluczowa sprawa, od której zależało wszystko, a którą Sztazji rozegrała po mistrzowsku. Metodą okazała się po prostu cierpliwość. Pracując już pod nowym pseudonimem operacyjnym, wykorzystując częste wyjazdy do Polski pod pozorem wymiany naukowej pomiędzy Uniwersytetem w Rostoku a Politechniką Gdańską, Detlef Russer bardzo powoli i niezauważalnie metodą znaną akwizytorom na zasadzie od rzemyczka do konieczka albo stopy w drzwiach. Wnikał w struktury Wolnych Związków Zawodowych i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W międzyczasie zadomawiał się nad Wisłą. Najpierw w maju 1981 uzyskując stypendium na Politechnice Gdańskiej, a w dwa lata później znajdując zatrudnienie w Gdańskim Zakładzie Hydroakustyki jako adiunkt. W ten sposób Stasi znalazła naturalny, niebudzący najmniejszych podejrzeń powód, by Ruser na stałe osiadł w Polsce. Było to o tyle ważne, że w owym czasie zapotrzebowanie na przyjaciół ze wschodnich Niemiec na kierunku polskim było olbrzymie. Mówiąc językiem giełdowym, popyt stukrotnie przewyższał emisję. Po wyborze papieża Jana Pawła II Niemcy wschodnie zmieniły optykę wschodniego sąsiada, nie traktując już PRL-u jako państwa przyjaznego, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w sporze o wody terytorialne w okolicach wejścia do portu w Świnoujściu i w całościowym nasileniu działań agentury Wschodnio-Niemieckiej w Polsce. W tle tych wydarzeń po zamieszkaniu w Gdańsku, Henryk rozwijał działalność szpiegowską, wchodząc coraz głębiej w struktury solidarności. Bóg jeden wie, jak to się stało, że doświadczeni opozycjoniści niczego nie spostrzegli i dopuścili tak blisko nieznanego nikomu wcześniej Niemca. Co znamienne, najcichszy dźwięk dzwonka alarmowego nie zadziałał nawet wówczas, gdy doszło do wydarzenia niemającego precedensu, a związanego z jedynym w opozycyjnej karierze Donalda Tuska zatrzymaniem. Było to 22 lipca 1983 roku, gdy kilku działaczy trójmiejskiej opozycji umówiło się na spotkanie konspiracyjne w łączyńskiej hucie na Kaszubach. Przypadek, nie przypadek? dość, że dokładnie w tym samym miejscu służba bezpieczeństwa zorganizowała kocioł. Przy zatrzymanych znaleziono mnóstwo dowodów działalności antypaństwowej, co w ówczesnych realiach wciąż jeszcze w ramach obowiązującego stanu wojennego obligatoryjnie wiązało się z długą odsiadką. Tymczasem od ukrywającego się od roku Krzysztofa Wyszkowskiego i Wojciecha Dudy Poprzez Piotra Kapczyńskiego i Wojciecha Fułka, aż po Jacka Kozłowskiego i Donalda Tuska. Wszyscy zatrzymani konspiratorzy już na zajutrz po wpadce zostali wypuszczeni. Było w tym coś niepojętego, co wymykało się logice i co w tamtym momencie pozostawało niewyjaśnioną tajemnicą, zawieszonym w próżni pytaniem bez odpowiedzi. W tamtym czasie coraz więcej informacji trafiało z Gdańska do Berlina Wschodniego. Prawdziwy jednak przełom nastąpił w 1984, gdy Henryk pozyskał zaufanie Józefa Borusewicza, brata ukrywającego się Bogdana Borusewicza. Od tego momentu kontakty agenta i z niczego nie podejrzewającym gdańskim środowiskiem opozycyjnym trwały już w sposób ciągły i systematyczny. I właśnie w tym okresie Henryk zaprzyjaźnił się z Donaldem Tuskiem. Oczywiście był to pewien proces. Ich ścieżki przecinały się przecież już wcześniej, ale przez długi czas relacje nie były głębokie. Wybór dokonany przez agenta Sztazji, bo to on zdecydował o zainicjowaniu tej przyjaźni, był oczywisty. Pochodzący z rodziny, w której mówiło się po niemiecku, a babka ze strony ojca była rodowitą Niemką, Donald Tusk w zaufanych kręgach nie ukrywał proniemieckich sympatii. Gdyby Detlef Russer miał w tej sprawie jeszcze jakieś wątpliwości, musiałby je stracić w czerwcu 1983, gdy na zaproszenie opozycji Solidarnościowej przyjechał do trójmiasta znany niemiecki pisarz, późniejszy laureat Nagrody Nobla Günter Grass. Rolę tłumacza ze strony polskiej pełnił inny pisarz, Bolesław Fac. Ale z raportów Henryka wynikało, że rozmowę zdominował znający język niemiecki i nie kryjący się ze swoimi sympatiami Tusk, który nie odstępował grasa na krok. Z tych spotkań Sztazja otrzymała od Rusera pełny materiał do analizy, zgrany zresztą wcześniej z nagrań Tuska który stał się głównym celem niemieckiego agenta Sztazji. Początkowo łączące ich relacje były ambiwalentne. Henryk uskarżał się nawet przełożonym, że Tusk odnosił się do niego jak do przyjaciela, by chwilę później traktować jak trendowatego. Ale w 1984 sytuacja uległa radykalnej zmianie. W owym czasie Tusk i Henryk spotykali się już systematycznie. Rozmawiali coraz bardziej zażyle. O śmiertelnym pobiciu przez milicjantów Grzegorza Przemyka, o zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, o aresztowaniu ukrywającego się od początku stanu wojennego Bogdana Lisa, ale też o sprawach osobistych. Przyjaźń została przypieczętowana – gdy Tusk przeżywał trudne chwile, i gdy niemiecki znajomy zaoferował mu nie tylko nocleg u siebie, ale też finansową i moralną pomoc, cokolwiek by to miało znaczyć. Do wschodniego Berlina zaczął płynąć potok informacji. W raportach z tego okresu Henryk dekonspirował nielegalne drukarnie. Przekazywał nazwiska działaczy Solidarności zajmujących się drukowaniem bibuły i mnóstwo innych, mniej lub bardziej istotnych z punktu widzenia wschodnio-niemieckiego wywiadu, zdobyczy, w tym sporą garść ciekawostek o Donaldzie Tusku. Było tego tyle, że pułkownik Hans Gottschling, szef Grupy Operacyjnej Warszawa, rezydentury Sztazji w PRL, Zdecydował się na konsultacje z przełożonymi z sugestią, by może bardziej niż dotąd dzielić się wiedzą ze służbą bezpieczeństwa bratniego państwa w granicach rozsądku rzecz jasna. Na wagę tych informacji wskazywał fakt, że jej głównym odbiorcą ze strony polskiej był pułkownik Adam Malik, dyrektor biura studiów SB. Tajnej jednostki stworzonej przez generała Czesława Kiszczaka w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Latem 1985 Russer odwiedził Tuszków i dowiedział się o aresztowaniu zaprzyjaźnionego z nimi Piotra Kapczyńskiego. Do aresztowania doszło w mieszkaniu, w którym została dokonana dokumentacja fotograficzna bibuły. W tym piątego numeru wydawanego przez środowisko Donalda Tuska przeglądu politycznego. Opublikowany w nim artykuł Henryka miał wskazywać na jego stałą aktywność w relacjach z Tuskiem. Tak przynajmniej twierdził kapitan sztazji Eberhard Winter, który podkreślił ten fakt w piśmie skierowanym do pułkownika Adama Malika. Potwierdzenie eskalacji przyjaźni niemieckiego naukowca i polskiego opozycjonisty stanowiło pismo z 2 września 1986 autorstwa pułkownika Stanisława Stępnia do podpułkownika Gottschlinga, zawierające wysoką ocenę przekazanych służbie bezpieczeństwa informacji pochodzących od Henryka. W konkluzji stępień wskazał na konieczność dalszej kontroli działalności Tuska, szczególnie pod kątem rozpracowania jego ewentualnych kanałów łączności z wrogimi ośrodkami na zachodzie oraz roli w nielegalnych punktach poligraficznych. Wszystko rokowało doskonale i wtedy nagle coś się wydarzyło. Ruser urwał kontakt z Tuskiem. Przez długi czas nie rozumiałem, co mogło się stać, bo w znanych mi aktach sztazji, z analizy których wiedziałem o tym wszystkim, nie było dla tej sytuacji żadnego wyjaśnienia. Według niemieckich akt ostatni ślad kontaktu Russera i Tuska miał miejsce w grudniu 1986, gdy obchodząc kontrolę korespondencji. Tusk przekazał wyjeżdżającemu do Danii Henrykowi list adresowany do MEC. I to wszystko. A potem już tylko cisza, żadnego wyjaśnienia, meldunków, raportów, po prostu nic. Było coś niepojętego w tej nagłej separacji Henryka od Tuska i vice versa, sprzecznego nie tylko z pragmatyką działania sztazji, ale także ze zdrowym rozsądkiem. Powiedzieć, że było to zaskakujące, to tyle co nic nie powiedzieć. Tym bardziej, że Ruser nie zaniechał systematycznych przyjazdów do Gdańska i równie systematycznych spotkań z gdańskimi opozycjonistami, m.in. z Bogdanem Borusewiczem, który jeszcze w 1988 proponował przyjacielowi wydanie w języku niemieckim biuletynu dla środowisk opozycyjnych w NRD. Długo zachodziłem w głowę, co takiego mogło się stać, że wszystko potoczyło się jak się potoczyło, i miałem nieodparte wrażenie, że nie ja jeden. Ostatecznie, formalnie, Russer zakończył karierę w wywiadzie w listopadzie 1989. A jego ostatnim zadaniem, całkowicie pozbawionym znaczenia, była analiza artykułów dotyczących informacji o NRD, ukazujących się w tygodniku gdańskim. W całej tej historii agenta wschodnio niemieckiego wywiadu, tak pozornie zwyczajnej i podobnej do historii setek innych agentów wywiadu, było jednak coś niezwykłego, jakaś tajemnica. Przez długi czas nurtowało mnie, jak to możliwe, że nikomu nieznany wcześniej Niemiec wszedł jak w masło w struktury podziemnej solidarności i nie wpadł przez tyle lat. Zadawałem sobie pytanie, jak to możliwe, że kontrolowani przez niego opozycjoniści uniknęli więzienia, nie miałem najmniejszych wątpliwości, że była to jego zasługa, z małą pomocą przyjaciół rzecz jasna, po wpadce w kocioł SB. I dlaczego tak nagle zerwał kontakt z Donaldem Tuskiem? Mimo, że był to kontakt perspektywiczny? Przez długi czas sądziłem, że najciekawsze może być ostatnie pytanie. Dlaczego? I dopiero dużo później, już w Niemczech, zrozumiałem, że naprawdę istotne, wręcz kluczowe były trzy inne. Po co stworzono mit o zakończeniu służby Roussera w 1989. Kto mógł zbudować tę mistyfikację i kto miał możliwość utrzymania tego w tajemnicy? Od kilku godzin miałem już tu swoją koncepcję. Sama się narzucała. A narzucała się, bo po spotkaniu, jakie odbyłem dzisiejszego ranka, czas domysłów minął. Było to niezwykle ciekawe, w formie i treści, spotkanie. Oczywiście, jeśli kogoś ciekawi świat ludzi, których prawica nie wie, co czyni lewica i w którym zawsze może zdarzyć się wszystko. W tym świecie jedyną kartę przetargową stanowiły przysługi. Jaką przysługę mógł wyświadczyć były oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego byłemu oficerowi Bundesnachrichtendienst, Federalnej Służby Wywiadowczej, by ten odpłacił mu podobną monetą? I jakie były kulisy, szczegóły organizacyjne tego kontaktu? Są pytania, które muszą pozostać bez odpowiedzi. To były Jedne z takich pytań: Dość, że po spotkaniu zakończonym zaledwie kilka godzin temu znałem już odpowiedzi na moje pytania, dotąd bez odpowiedzi, i nareszcie zrozumiałem to, co powinienem był zrozumieć już dawno: dlaczego po zjednoczeniu Niemiec zalegendowano odejście Russera ze służby? Spojrzałem na zegarek, Dochodziło pięć po pierwszej, a więc do spotkania miałem jeszcze prawie godzinę. Zapłaciłem za znakomitą kawę. Musiałem w duchu przyznać, że lepszą piłem tylko w wiedniu i Ferrarze. I wyszedłem na zewnątrz. Z miejsca uderzyła mnie fala gorącego powietrza. Było upalnie jak na Saharze. Przez moment rozważałem dotarcie na miejsce pieszo, ale po chwili wahania zrezygnowałem z tego pomysłu. Na spotkanie podsumowujące moje wszystkie dotychczasowe wizyty w Niemczech nie mogłem ryzykować spóźnienia. Nie tym razem, a poza tym było zbyt gorąco. Nawet prowadząc klimatyzowane auto, miałem ochotę zdjąć marynarkę. Po niespełna kwadransie dotarłem do Aleksanderplatz. Dotarłem z planowym wyprzedzeniem, bo Karl-Liebknecht-Strasse stanowi przedłużenie głównego placu Berlina i moje dotychczasowe doświadczenia wskazywały, że niełatwo tu o parking. A jednak tym razem przeżyłem miłe zaskoczenie. Ku mojemu zdziwieniu miejsce parkingowe znalazłem bez problemu, w dodatku tuż obok głównego wejścia do kilkupiętrowego biurowca. Zaparkowałem Toyota i, siedząc jeszcze w samochodzie, przyjrzałem się temu budynkowi, jakbym widział go po raz pierwszy w życiu. Biurowiec i jego okolica wyglądały zupełnie jak miesiąc temu, bo niby dlaczego miałoby być inaczej, prawda? Jedyną różnicę stanowi fakt, że teraz było tu zupełnie pusto. Wysiadłem, przeszedłem przez ulicę i, mając jeszcze ponad pół godziny do zaplanowanego spotkania, Usiadłem na ławce vis-a-vis -vis wejścia do Urzędu Pełnomocnika Rządu Federalnego do spraw materiałów służb bezpieczeństwa państwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo tak brzmiała pełna nazwa Instytutu zlokalizowanego w biurowcu i zwanego potocznie Urzędem Gałka. Był to budynek niedbale wkomponowany w stylową XIX-wieczną zabudowę stolicy Niemiec. Copyright, tak charakterystyczny dla stolic krajów postsocjalistycznych, m.in. Warszawy, gdzie budynek Sądu Najwyższego wpasowano w otoczenie zabytkowych pałaców i kościołów starego miasta. Berliński instytut zawdzięczał swoją nazwę Joachimowi Gałkowi, urodzonemu w 1940, pastorowi Kościoła Ewangelickiego i byłemu prezydentowi Niemiec. Urząd powstał w 1990 zaraz po obaleniu muru berlińskiego i w początkowym okresie zatrudniał blisko 3000 pracowników. Dysponując budżetem w wysokości 200 milionów marek rocznie, jako jedyny w krajach postkomunistycznych przeprowadził pełne ujawnienie akt byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, sztazji, Urzędników administracji państwowej i polityków partii komunistycznej. Rozpatrywał na przestrzeni dziesięciu lat ponad dwa miliony wniosków o wgląd doteczek, właściwie bez specjalnych ograniczeń, tak charakterystycznych na przykład dla Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Na jedną maleńką chwilę zastanowiło mnie, dlaczego to, co sprawnie udało się przeprowadzić Niemcom, zupełnie nie wyszło w Polsce. Ale tak naprawdę nie musiałem nad tym rozmyślać, bo przecież znałem odpowiedź. W Niemczech i właściwie we wszystkich innych państwach postsocjalistycznych w Europie, komunistów od władzy odszuwano. A tymczasem u nas się z nimi dogadano. W tym kontekście Okrągły Stół, wybory 4 czerwca i cały ten cyrk. Postrzegałem jako jedną wielką dekorację dla ukrycia gigantycznego oszustwa i wspaniałej mistyfikacji, a może nawet zbiorowej lobotomii, którą przeprowadzono na całym narodzie, a której fatalne skutki zaciążyły na dziesięciolecia. Przez następne ćwierć wieku z okładem co najmniej setki osób zginęły, w tajemniczych i nigdy nie wyjaśnionych okolicznościach nie wykryto ani jednego sprawcy żadnego z licznych spektakularnych morderstw, nie wyjaśniono ani jednego przypadku z wielu głośnych tak zwanych samobójstw, nie odzyskano ani jednej złotówki ze zdefraudowanych i wytransferowanych za granicę miliardów złotych. A gdy ktoś miał odwagę zapytać... Na jakim etapie są śledztwa we wszystkich tych sprawach? Odpowiedź zawsze była taka sama. Tajemnica państwowa. Kto jak kto, ale akurat my w Urzędzie Ochrony Państwa i później w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wiedzieliśmy dobrze, że nie o żadną tajemnicę państwową tu chodziło. Stawką były jedynie dyskredytujące tajemnice dotyczące przeszłości i brudne interesy ludzi na wysokich stołkach, chronionych przez niewidzialne dla społeczeństwa moce, którym tacy jak ja, ludzie w służbach specjalnych, mogli się jedynie bezsilnie przyglądać. Bo na jakiekolwiek działania nie pozwoliłby nikt. Czy właśnie to mamy świętować? Czwartego czerwca? Zapaliłem papierosa. I próbując uciec od gorzkich myśli, rozejrzałem się dookoła. Moją uwagę przykuła niewielka grupa uśmiechniętych ludzi, przemieszczających się w kierunku Aleksanderplatz i centrum Berlina, najprawdopodobniej turystów. Świadczyła o tym nie tylko różnorodność języków, przypominająca biblijną wieżę Babel i wszechobecne aparaty fotograficzne ale przede wszystkim leniwy sposób poruszania się, tak charakterystyczny dla szczęściarzy, którzy nigdzie nie muszą się śpieszyć. W świecie, w którym prawie wszyscy przypominają sprinterów utrzymujących równowagę wyłącznie wtedy, gdy biegną, ludzie ci rzucali się w oczy bardziej niż grzechotnik na urodzinowym torcie. Złapałem się na tym, że szczerze im zazdroszczę. I zacząłem się zastanawiać, kiedy ostatni raz ja tak miałem? Poszperałem trochę w pamięci, ale niczego się nie doszperałem. Najwyraźniej to musiało być dawno temu. Uświadomiłem sobie, że w ostatnim czasie moje życie znów przyspieszyło. Choć przecież obiecałem sobie, że nie ma już dla mnie powrotu do tego, co było. Codziennej pracy nie do przepracowania. Bez początku i końca, i generalnie powrotu do tego wszystkiego, co było treścią kilkunastoletniej służby w ABW. Po traumatycznych przejściach przed dziesięciu lat, gdy przy okazji niszczenia Wojtka moi koledzy ze służb specjalnych i ludzie na wysokich stołkach zniszczyli także i mnie, poznałem jak to jest znaleźć się na dnie. Ale później poznałem też, jak to jest wstać z kolan. Upadałem i powstawałem. Popełniałem błędy i naprawiałem je. Ludzie, którzy mnie znali, nie mogli przyzwyczaić się do tych zmartwych wstań, ale większość odeszła i poznałem, co to samotność. Jednym słowem, nie było łatwo. Ale gdy znalazłem się w tunelu, na końcu którego nie widziałem już światła, nagle odkryłem, że nie ma takiego pogorzeliska, w którym coś by się nie tliło. A jeśli tak, to zawsze można rozdmuchać ten płomień i zacząć wszystko od nowa. Uwierzyłem i przeszedłem długi marsz, by coś naprawdę zrozumieć. Że już samo pokonywanie drogi jest wartością, bo to droga zmienia człowieka, nie cel. I może jeszcze to, że w ludzki los wpisane jest stałe dochodzenie do rozdroża, na którym każdego dnia trzeba dokonywać wyborów: czy wolimy zawisnąć na krzyżu, czy chcemy wbijać gwoździe. A teraz w pogoni za odkrywaniem niełatwej prawdy. Znów biegłem. Pomyślałem, że być może tak już musi być, że żyjemy i umieramy szybciej niż byśmy tego chcieli. Cóż, każdy ma swoje pudełeczko z tylko sobie znanym cierpieniem. Spojrzałem na fosforyzującą tarczę zegarka, która właśnie przeskoczyła na godzinę czternastą. Nie zwlekając, wstałem z ławki i szybkim krokiem ruszyłem w kierunku biurowca do biura przepustek. Za kontuarem siedział strażnik w granatowej bluzie, niemłody już, ciemnowłosy facet o najprawdopodobniej tureckich korzeniach. Obmierzły typ o potężnych barach i przenikliwym spojrzeniu, Dokładnie przeszukał moją torbę, potrząsnął laptopem i na dobre pół minuty wlepił wzrok w mój paszport. Jakby nie dowierzał, że widnieje tam moja facjata. Oddał torbę i paszport, po czym płynnym niemieckim, z pewnością lepszym niż mój, poprosiłbym usiadł w poczekalni. Sięgnął po słuchawkę telefonu i coś powiedział, ale nie zrozumiałem ani słowa. Po chwili do poczekalni weszła około czterdziestoletnia elegancka brunetka, która po zwyczajowym guten tak wskazała gestem dłoni, by udać się za nią. Nie była nadto rozmowna, ale nie martwiło mnie to specjalnie, bo nie na towarzyskie konwersacje tu przyjechałem. Po wypisaniu przepustki, wciąż bez słowa, za to siląc się wzajemnie na puste uśmiechy, Udaliśmy się do windy i wjechaliśmy na trzecie piętro. Skierowaliśmy się do gabinetu usytuowanego po prawej stronie korytarza, jak zawsze. Wciąż milcząca brunetka pożegnała mnie kolejnym sztucznym uśmiechem, po czym zamknęła za sobą drzwi i zostałem sam. Rozejrzałem się, jakbym znalazł się tu po raz pierwszy. Był to gabinet. Ani mały, ani duży, zabudowany szafkami i w sumie dość mało oficjalny. Jednym spojrzeniem ogarnąłem artystyczny nieład, książki, czasopisma i publikacje, które wypełniały każdą wolną przestrzeń. Zdążyłem jeszcze zauważyć, że całości dopełnia stolik, przy którym ustawiono dwa fotele, oszklona szafka na książki, biurko i niewielka szafa. Gdy naraz otworzyły się drzwi i weszła około sześćdziesięcioletnia kobieta. Była wysoka, szczupła, z włosami spiętymi w kok, a jej figurę opinała czarna stylowa sukienka. Poruszała się bezszelestnie, jak cienie na trawie, ale tym, co w sposób szczególny zwracało uwagę, była jej twarz. Twarz kobiety niewątpliwie przystojnej, choć niekoniecznie pięknej, jeśli mierzyć to kanonami współczesnych trendów urody lansujących panie o pustych, proszących się o rozum, oczach, za to pełnej charakteru i tego nieokreślonego czegoś, co jest tak bardzo ważne, a co niektórzy nazywają po prostu klasą. Była to twarz z subtelnym makijażem, i wyraźnie zarysowanymi ustami, przede wszystkim jednak twarz znamionująca inteligencję i siłę. W sumie bardzo miła twarz. Nieczęsto spotyka się tak sympatyczne oblicze, lecz jeśli się już spotyka, niełatwo je zapomnieć. Bez dwóch zdań. Kobieta, która właśnie weszła do gabinetu, miała klasę. Było jednak jeszcze coś czym owa pani w czerni ujmowała swoich rozmówców. Ale co można było ocenić dopiero przy nieco bliższym poznaniu? To uprzejmość, spontaniczność i naturalność. Potaczającej nas rzeczywistości rzecz bardziej rzadka niż biały hipopotam. Wiedziałem dobrze o tych jej przymiotach, bo znałem tę kobietę. Przez ostatnie trzy miesiące spotykaliśmy się trzykrotnie, na wielogodzinnych rozmowach i wiedziałem o niej tyle, że nie musiałem już wiedzieć więcej. Nazywała się Hanna Labrenz-Weiss. Miała habilitację i była jedną z założycielek urzędu Gałka. Nie była rodowitą Niemką. Urodziła się w Polsce i tu mieszkała do dwudziestego trzeciego roku życia. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczęła karierę naukową. W 1981 roku uzyskała trzyletnie stypendium od jednej z niemieckich fundacji i tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego wyjechała do Berlina Zachodniego. Co jednak było dla mnie najbardziej istotne, Hanna Labrenz-Weiss jako analityk w Urzędzie Gałka Odkryła agenta Henryka. Choć oczywiście natychmiast pojawili się inni protoplaści, którzy całkowicie wbrew faktom próbowali przypisać sobie to odkrycie. I wiedziało o nim wszystko. No, może prawie wszystko. Ale właśnie o tym mieliśmy się dziś przekonać. Bo tak naprawdę właśnie po to i tylko po to przyjechałem na to spotkanie. Dzień dobry, panie Tomasz, wyciągnęła na powitanie miękką dłoń, której uścisk był zdecydowany i mocny. Po raz już nie wiem, który przyłapałem się na zdumieniu wywołanym widokiem jej dłoni. Pięknych i zadbanych, jakich mogłaby pozazdrościć niejedna czterdziestolatka. Kawy, takie jak zawsze? Spytała. Poproszę. I tak jak zawsze espresso, bez cukru i mleka. Odeszła na bok i po chwili na stole pojawiły się dwie filiżanki napełnione kawą. Mam dla pana materiały, o których ostatnio mówiliśmy, powiedziała, przysiadając się do stolika. Hmm? Wymamrotałem zaskoczony, bo nie pamiętałem o co chodzi. Te z wystawy. A te. Pięknie dziękuję, odparłem, bo nareszcie sobie przypomniałem. W 1996 Hanna labrenz weiss zorganizowała w Rostoku wystawę poświęconą działalności Rusera, na otwarcie której przyjechało z Polski wielu dziennikarzy i opozycjonistów, m.in. Bogdan Borusewicz, jego brat Józef z żoną Aliną i Jacek Taylor. Wszyscy, którzy utrzymywali z Henrykiem systematyczne kontakty. Naturalnie wszyscy, oprócz Donalda Tuska. Podczas ostatniego naszego spotkania dr Labręc-Weiss obiecała mi udostępnienie materiałów z tej wystawy. Szukałem po okruszkach, więc miałem nadzieję, że i tu mogę trafić na jakiś interesujący ślad. Szkopuł w tym, że w kontekście newsa sprzed kilku godzin. Szukanie po okruszkach przestało być dla mnie wystarczające. A przestało być wystarczające, bo wreszcie złapałem poważny trop, pierwszy od dłuższego czasu. Przez moment zastanawiałem się nawet, czy nie powiedzieć mojej gospodyni wprost, jak niewiele w tym momencie obchodzą mnie te materiały i co może z nimi zrobić. Ale uznałem, że byłoby to z mojej strony nie tyle nawet niegrzeczne, co zwyczajnie niedorzeczne i przede wszystkim przeciwskuteczne w kontekście zamiarów, z jakimi tu przyjechałem. Udałem więc, że jestem szalenie zainteresowany historią wystawy sprzed ponad dwudziestu lat. A mówiłam panu, że po tej wystawie Ruser odwiedził mnie w urzędzie gałka w Berlinie? Nie, nie mówiła pani, odparłem zgodnie z prawdą. A po co panią odwiedził? No Proszę sobie wyobrazić, że przyjechał na rozmowę, by się usprawiedliwić. Mówił, że nikogo nie zdradził, że pokochał Polaków, że dowodem na to jest fakt, że ma żonę Polkę i takie tam komunały. Spytałam wówczas, dlaczego umawiał się na spotkanie z OIB, oficerem prowadzącym Pełniącym formalnie funkcję wicekonsula NRD w Gdańsku, jak pan dobrze wie, jeszcze 15 grudnia 1989 roku, gdy mur berliński był już w gruzach i gdy było już jasne, że to koniec świata, którego i on był częścią. I wie pan, co mi odpowiedział? Przecząco pokręciłem głową że szukał o nie 15 grudnia 1989, tylko miesiąc później. A <słuch> no to bzdury. Na przełomie listopada i grudnia 1989 w okręgowych siedzibach Sztazji zaczęto palić akta dotyczące agentury i spraw operacyjnych. Zaalarmowani tym mieszkańcy NRD od początku grudnia organizowali demonstracje i oblegali siedzibę sztazji, żądając jej rozwiązania i zabezpieczenia archiwów z aktywami operacyjnymi. W Rostoku, rodzinnym mieście pastora Gałka, 4 grudnia 1989 pod kierownictwem Nowego Forum, jednej z opozycyjnych organizacji, ludzie zebrali się pod kwaterą Sztazji, domagając się zatrzymania niszczenia akt i żądając opieczętowania oraz przekazania budynku Policji Kryminalnej. Sztazji wpuściła demonstrantów. Po kontroli dokonanej przez Policję Kryminalną i działaczy Nowego Forum, Funkcjonariuszy sztazji puszczono do domów, a pokoje wraz z zawartością opieczętowano. Podobnie działo się w innych landach. Być może pana zastanawia, dlaczego sztazji tak łatwo ustąpiła? Dlaczego wpuszczano demonstrantów do budynków? Funkcjonariusze przecież byli uzbrojeni. Odpowiedzi na to pytanie może dostarczyć przebieg wydarzeń z 15 stycznia 1990. Nowe forum i inne organizacje opozycyjne zorganizowały wówczas zajęcie głównej kwatery Stasi w Berlinie. Demonstrantów bez oporu wpuszczono do budynków, po czym doszło do ich splądrowania. Wyniesiono jednak tylko archiwa działu ochrony przed szpiegostwem którym ruch obywatelski w ogóle nie był zainteresowany. To, co najbardziej istotne, dotyczyło aktywów Policji Politycznej. W Polsce było podobnie, wtrąciłem nieśmiało. Nikt nie szturmował siedzib SB i pozwolono na pełny kamuflaż agentury, dopuszczając do palenia trzeciorzędnych akt i dbając dobrze, by to mocno nagłośniono. Rozumie pani, taki reality show. Gdy tymczasem naprawdę istotne materiały zachowano, by stanowiły element nacisku i szantażu przez następne dziesięciolecia, a tak naprawdę do dziś, bo nawet teraz, po tylu latach, nie znamy skali ubytków w tym zakresie. Ma pan słuszność, to była mistyfikacja. Nie pierwsza i nie ostatnia tego typu. Wróćmy jednak do Berlina, jeśli nie ma pan nic przeciwko temu, odezwała się doktor Labrensweiss. Nie miałem nic przeciwko. Teoretycznie wszystko wyglądało wtedy tak, jakby państwo było w ostatnim stadium rozpadu. Nie istniało już Ministerstwo Bezpieczeństwa. Demonstranci przejęli gmachy użyteczności publicznej, i nawet mieszkania konspiracyjne sztazji ulegały dekonspiracji, a sama służba zdawała się dogorywać. Ale to była śmierć czysto teoretyczna. A wie pan, z teorią jest jak w starym niemieckim dowcipie, który pana nie zainteresuje. No, zobaczymy. A zatem. Teoria jest wtedy, gdy nic nie działa, choć wszyscy wiedzą, jak powinno działać. Z praktyką mamy do czynienia, gdy wszystko działa, choć nikt nie wie dlaczego. U gałka mówiliśmy, że mamy połączenie teorii z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. Mimowolnie uśmiechnąłem się, bo znałem parę miejsc, do których anegdota pasowałaby pewnie znacznie bardziej niż do Urzędu Gałka. Swoje przemyślenia w tym zakresie zostawiłem jednak dla siebie. A więc jednak nie jest pan jak mur z cegieł, całkowicie pozbawiony emocji? Doktor Labrens Weiss najwyraźniej zauważyła, że się uśmiechnąłem. Kiepski z pana towarzysz. Ma pan jakieś rozrywki? Sporo palę. Kolega dziennikarz twierdzi, że nie zabiją mnie obce służby czy mafia, tylko rak. Powtarzam mu zawsze, że i tak go przeżyję. A więc pali pan. I to wszystko? Co pana kręci? O, no, kiedyś sporo piłem. Ale w moim fachu to norma. Zawód, który uprawiam, sprawia, że człowiek często ociera się o szaleństwo. Ludziom szanonym, którzy w dodatku zdają sobie sprawę z szaleństwa innych. Trudno przyjąć to wszystko na trzeźwo. Trochę jak w paragrafie 22 Hellera. Zda pani tę powieść? No, słyszałem o niej co nieco, ale nie czytałam. Jest tam jeden zawodnik, też zresztą major, który miał pewną zasadę. Przyjmował interesantów zawsze wtedy, gdy go nie było. A nie przyjmował nigdy, gdy był. To był jego sposób na szaleństwo wojny. O, niezły gość opowiem kolegom. Może razem pomyślimy nad sposobem wdrożenia tego pomysłu u nas, uśmiechnęła się. Podobnie pozornych absurdów jest tam więcej. Jeden z pilotów na przykład udawał wariata, bo wymyślił sobie, że będąc szalonym, nie będzie musiał latać na akcję bombardowania. Z drugiej strony, nie chcąc latać, dowiódł, że nie jest szalony, bo przecież tylko wariat chciałby brać udział w tak śmiertelnie niebezpiecznych akcjach. Ta krótka wykładnia paragrafu 22 pokazuje, że kiedy niemal wszystkie zachowania wokół nas są patologiczne, kluczem do zrozumienia rzeczywistości może być właśnie absurd. Innymi słowy, w tym szaleństwie jest metoda powiedziała już wyraźnie rozbawiona Dokładnie, już sam nie potrafię ocenić, czego w mojej branży więcej absurdu w normie czy normy w absurdzie. By to wyjaśnić, opowiem jedną historyjkę. Oczywiście, jeśli pani pozwoli. No proszę bardzo. Onegdaj pewien pułkownik, szef jednej z delegatur ABW, wizytował agencję towarzyską. Traf chciał, że tę samą agencję wizytowały dwie funkcjonariuszki delegatury które ni mniej, ni więcej dorabiały sobie po godzinach. Pan rozpoznał, panie, panie rozpoznały pana i wszyscy, jak na komendę, w pośpiechu opuścili przybytek. Następnego dnia do warszawskiej centrali ABW wpłynęły dwa raporty. Pierwszy od szefa pułkownika, który informował, że w trakcie realizacji czynności służbowych w agencji towarzyskiej zauważył dwie swoje podwładne. Drugi od funkcjonariuszek, które raportowały, że w trakcie realizacji czynności służbowych w agencji towarzyskiej zauważyły tam swojego szefa. <laughs> I, I jaki z tego morał? No że jeśli idzie o obowiązek, my w ABW jesteśmy zdolni do największych poświęceń. O, dobrze wiedzieć, że ma pan poczucie humoru i że nie jest pan tak całkiem z grubsza ciosany, jak wcześniej sądziłam. Z grubsza ciosany? Wolałem się upewnić, że dobrze usłyszałem, bo dotąd różnie o mnie mówiono, ale tak jeszcze nigdy. Dobrze pan usłyszał. No cóż, myślę, że tak całkiem pewnie nie jestem z grubsza ciosany. A przynajmniej nigdy tak o sobie nie myślałem. Jednak, gwoli prawdy, tyle u mnie poczucia humoru, ile trucizny w zapałce. Trzeba by szukać pod mikroskopem. A dlaczego pan tak ma? Wie pan, jak to jest, gdy człowiek miał trudne dzieciństwo i do szkoły pod górkę? Nie wiem, ale niektórym ludziom wierzę na słowo, a innym nie. Panu wierzę. Wyszczerzyliśmy do siebie zęby. Zauważyłem, że uzębienie miała równie ładne jak ręce. Dyskretnie spojrzała na zegarek. Miło się gawędzi, panie majorze, ale wracając do klu. Dziś wiemy, że w tamtym czasie w sztazji wiedzieli, co będzie robione. I jak to będzie robione. I to na długo wcześniej, nim doszło do zburzenia muru. Byli profesjonalistami i niczego nie zostawili przypadkowi. Nie ci ludzie. Sztazi wiedziała o przygotowywanych akcjach z podsłuchu telefonicznego. Informowała o nich również agentura. Znamienne, że agenci brali udział w zajmowaniu siedzib Sztazji. W Lipsku w pierwszym szeregu organizatorów akcji zajmowania obiektów administracji państwowej i policji politycznej był na przykład Wolfgang Schnur, który później okazał się tajnym współpracownikiem Stasi. Gauck przyznał w rozmowie ze mną, że sama Stasi organizowała podobne operacje dla swoich celów. Nasuwa się logiczny wniosek, że akcja tak zwanego zabezpieczania archiwów była w pełni kontrolowana i wykorzystana przez policję polityczną do zakamuflowania agentury. Tymczasem, siedem lat po tych wydarzeniach, Ruser przychodzi do mnie i mówi, że w styczniu 1990 był niczym dziecko we mgle i szukał swojego prowadzącego, by wiedzieć, co ma robić. To nie miało sensu. Bo jeśli to prawda, to był najbardziej zagubionym i najsłabiej poinformowanym agentem sztazji. A przecież wiemy doskonale, że było odwrotnie. Po co naprawdę przyszedł w 1996 i mówił mi coś takiego, coś tak niedorzecznego. Długo się zastanawiałam. Ale nic nie przychodzi mi do głowy. A może pan ma jakąś koncepcję, panie Majorze? Nie zareagowałem od razu. Bo coś zaczynało mi świtać i na moment się zamyśliłem. Zacząłem rozumieć to, co powinienem pojąć już dawno temu. Ale póki co starałem się nie dać po sobie niczego poznać. Zbyt wiele błędów popełniłem w tej i nie tylko w tej. Rozgrywce, by nie zapamiętać tego, co o milczeniu mówił Churchill. Sądy, które połknąłem, zamiast je wypowiedzieć, nigdy nie przyprawiły mnie o niestrawność. I dlatego postanowiłem powiedzieć półprawdę, a więc jednocześnie półkłamstwo. Muszę panią rozczarować, pani doktor, ale są rzeczy, których nie wiem. To właśnie jest jedna z takich rzeczy. Zełgałem jak znud, choć miałem już sensowną koncepcję, która sama się narzucała. A jak on to wytłumaczył? To, że tak się wtedy zachował i że po latach wyznał pani to wszystko. Za jednym zamachem odbiłem piłeczkę na jej stronę kortu i uściśliłem pytanie, na które odpowiedź tym razem autentycznie mnie intrygowała. W ogóle nie wytłumaczył. Rozmawialiśmy krótko. Miał się jeszcze odezwać, ale już się nie odezwał. Nie spotkaliśmy się nigdy więcej. Zacisnęła wargi, a jej usta na jeden moment przybrały ponury wyraz. Jakby przywołana z przeszłości historia była przykrym wspomnieniem. I może naprawdę tak było, ale najwyraźniej nie na tyle przykrym, by nie mogła szybko wrócić do równowagi. Po chwili milczenia nawiązała do wcześniejszego wątku. To ze spotkania z grasem. Proszę? Spytałem, bo wciąż jeszcze byłem myślami przy zagadkowym zachowaniu rusera. To zdjęcie, które trzyma pan w ręku, jest ze spotkania z grasem. Przyjrzałem się fotografii, na której Detlef Russer stał obok niemieckiego pisarza. Początkowo nic nie wskazywało, że Russer stanie się dla sztazji tak cennym nabytkiem. Nawiązała do postaci widniejącej na zdjęciu. To, że tak się stało, jest po części dziełem przypadku, a po części wynikiem wydarzeń historycznych. Trzeba pamiętać, że choć formalnie PRL i NRD były państwami sojuszniczymi, należącymi do jednego bloku politycznego i wojskowego, już od jesieni 1978, odkąd Polak został papieżem, polskie terytorium zostało uznane za teren operacyjny wschodnio-niemieckiego wywiadu, czyli w nomenklaturze Sztazji za teren wroga. Wcześniej kwalifikowano w ten sposób wyłącznie państwa kapitalistyczne. Po 1980 zamknięto granicę, którą w latach 70. można było przekraczać za okazaniem dowodu osobistego. Stasi miała obsesję na punkcie Polski jako kraju wrogiego i na punkcie Solidarności, która według analityków Wschodnieniemieckiej Policji Politycznej mogła rozsadzić blok wschodni. Wschodnioniemiecki wywiad werbował agenturę wśród Polaków pracujących na budowach w NRD i wśród stypendystów powiązanych najczęściej z socjalistycznymi organizacjami młodzieżowymi, co wcale nie przeszkadzało sojusznikom, by ich werbować. Pamiętajmy, że służby specjalne NRD były potęgą w skali bloku. Jeszcze w 1988 dysponowały 170 tysiącami nieoficjalnych współpracowników, z czego 110 tysięcy to informatorzy, a cała reszta zajmowała się obsługą. Wynajmowała mieszkania na tajne spotkania lub świadczyła inne usługi. Nerdowskie MSW w 1988 roku liczyło 90 tysięcy pracowników na pełnych etatach, co w 16-milionowym państwie pozwalało inwigilować społeczeństwo w sposób absolutnie kompletny. Henryk doskonale odnalazł się w takiej rzeczywistości. Nigdy ostatecznie nie dowiedzieliśmy się, dlaczego rozpoczął współpracę ze Sztazji, ale gdy już ją podjął, zaangażował się bez reszty. Wróćmy na moment jeszcze do wystawy tej, którą zorganizowała pani w 1996, poprosiłem. Po naszym ostatnim spotkaniu myślałem o tym trochę, o tym, o czym Pani mówiła. I zastanowił mnie nie tylko brak obecności Tuska, ale też reakcja Borusewicza. Tak na szalanskie podejście do faktu, że w najbliższym otoczeniu działał agent Stazi jest, za... jest zaskakujące, nie uważa pani? No i tak i nie. Pytałam o to zresztą Borusewicza, nic odpowiedział. Starał się zbagatelizować sprawę, twierdził, że wszystko było pod kontrolą, że mieli agentów w SB i panowali nad sytuacją. Zapytałam wtedy, czy jego agenci przekazali mu informację, gdzie i kiedy zatrzymają go w kotle. I? Nie skomentował tego, tylko się zaczerwienił i już nic więcej na ten temat nie mówił. Służba Bezpieczeństwa, a tym bardziej Sztazji, to nie była ich liga, byli harcerzami przy zawodowcach, tańczyli jakim im zagrano, ale oczywiście odgrywali rolę wielkich opozycjonistów. Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy Russerze, jeśli łaska. Jakie były jego relacje z innymi działaczami Solidarności? Równie dobre, co Sztuszkiem i Boruszewiczem, równie aktywne. Henryk był naprawdę bardzo zaangażowany w to, co robił i wyrósł na ważne źródło. Pisał raporty na temat całego mnóstwa osób i zdarzeń, choć oczywiście najbardziej skupił się na Bogdanie Borusewiczu i Donaldzie Tusku. Dlaczego? Kiedyś myślałem, że tylko dlatego, iż sztazji doskonale typowało osoby, których rozpracowanie przynosiło najlepsze efekty operacyjne. Ale to nie tłumaczy wszystkiego, bo zwłaszcza Tusk był w opozycji zwyczajnym szarakiem, nikim ważnym. I dopiero dużo później zrozumiałam, co kierowało Henrykiem. Miał intuicję, to nieokreślone coś, co jest tak trudno definiowalne, a co odróżnia agenta dobrego od słabego. Nieważne, jakich miałeś nauczycieli, ani jak długo cię szkolili. Pewne rzeczy masz dane, albo nie? To nieokreślone coś. On to miał. Komu jak komu, ale panu akurat nie muszę tłumaczyć, o czym mówię. Nie musi pani. Zamyśliła się na moment, jakby coś w sobie ważyła i dopiero po dłuższej chwili podjęła przerwany wątek. Ale był jeszcze drugi powód, moim zdaniem, nawet ważniejszy. To niemieckość Tuska. Nie chodzi o to, że świetnie władał tym językiem, bo przecież miał niemieckie korzenie, a jego matka dopiero jako jedenastoletnia dziewczynka zaczęła uczyć się polskiego. Nie chodzi też o żadnego dziadka w Wehrmachcie i tym podobne. To było coś innego, coś głębszego. Tusk w naturalny dla siebie sposób miał słabość do Niemców, jakby ich podziwiał, i chyba naprawdę tak było. Jakby jedna jego część wstydziła się, że jest Polakiem, ale druga wytwarzała poczucie dumy, że w jego żyłach płynie jednak niemiecka krew. Russer w naturalny sposób wykorzystał tę dwoistość. Nadarzyła się po prostu okazja, więc dlaczego miał nie skorzystać, prawda? Właściwe odpowiedzi mamy najczęściej przed oczami, tylko w danej chwili ich nie dostrzegamy. Jak kumarka Aureliusza. Idź zawsze drogą najkrótszą, dodała, jakby mówiąc do siebie, doktor Labrintz Weiss. Tak cicho, że ledwie dosłyszałem, co powiedziała. Milczałem. A milczałem nie tylko dlatego, że nie miałem nic do powiedzenia. Bywają takie sytuacje, w których trudno powiedzieć coś mądrego, co wzbogaciłoby dyskusję. I to właśnie była jedna z takich sytuacji. Ale tak naprawdę powód mojego milczenia był zupełnie inny. Westchnąłem ciężko, jak człowiek, który dźwiga na sobie duże brzemię. I który ma trudne do wykonania zadaniem. I tak było w istocie. Doktor Labrens Weiss była uczciwym człowiekiem. Babką naprawdę z klasą i generalnie pełną zalet, o których można by rozprawiać godzinami. A jednak miała jedną wadę, która w tym momencie z mojej perspektywy przesłaniała wszystkie te zalety. Nie mówiła wszystkiego, co wiedziała. Szkopuł w tym, że ona nie wiedziała, że ja wiem. — Ciężki dzień, panie Tomaszu? — zagadnęła, przyglądając mi się uważnie i przykładając filiżankę z kawą do ust. — A czemu pani tak myśli? — spytałem. — Mam niesprecyzowane, trudne do określenia przeczucie odparła krótko, wciąż przypatrując mi się uważnie. Ja też mam niesprecyzowane, trudne do określenia przeczucie, że coś pominęliśmy w naszych rozmowach. Mówiąc szczerze, ja mam takie przeczucie, że już od jakiegoś czasu sporo pan się najeździł, żeby usłyszeć w zamian tak niewiele. Prawdę powiedziawszy, większość z tego wszystkiego mogliśmy omówić za jednym zamachem, a ewentualną resztę przez telefon. W moim fachu istnieje pewna prawidłowość, im więcej wiem, tym pewniej się poruszam, ale istnieje też jej odwrotność. Im więcej się poruszam, tym więcej wiem, zażartowałem. No, tak, odparła, co mogło znaczyć dokładnie wszystko i nic. Ponownie spojrzała na zegarek. Czy ma pan jeszcze jakąś kwestię, panie majorze? Bo mówiąc szczerze, mój czas jest dziś mocno ograniczony. Poproszę jeszcze tylko o pół godzinki, pani doktor. Proszę bardzo, tyle mogę panu poświęcić. Jest pewien człowiek gdzieś w tym mieście, rozmawiamym z tym człowiekiem, twierdzi, że Detlef Russer wcale nie zerwał kontaktu z Donaldem Tuskiem w 1986 i nie odszedł z wywiadu w 1990, tylko jak wielu kolegów ze Sztazji, zmienił stronę. Podjął pracę dla BND, po prostu. Człowiek, z którym rozmawiałem, jest właśnie z BND i znał oficera prowadzącego Rusera. Panie Tomaszu, pan wie lepiej ode mnie, że ludzie mówią różne rzeczy. Ten człowiek, kimkolwiek jest, mógł panu nakłamać ile wlezie. Najwyraźniej moje rewelacje zdawały się nie robić najmniejszego wrażenia na doktor Hanniela Mimo wszystko, niezrażony, postanowiłem kontynuować. Owszem, mógł, ale mówił prawdę, odparłem z przekonaniem. A dlaczego pan tak sądzi? Jak to pani ładnie ujęła, po prostu niektórym ludziom wierzę. Tak więc jemu wierzę. Poza wszystkim jego teoria jest diabelnie dobrze pasująca do faktów. E, jakich faktów? Dobrze pani wie, że to, czym dysponujecie w urzędzie gałka, to w niemałej części popłuczyny. No, powiedziałabym raczej bezcenne materiały. Trochę ciekawostek w komunałach, odparłem, uznając zarazem, że to dobry moment, by poruszyć pewien szczegół związany z moją ostatnią tu wizytą i w ten sposób wyprowadzić. Jak mówiliśmy w slangu ABW, panią doktor na temat naprawdę mnie interesujący. Zacząłem jednak od tego, który interesował mnie jakby mniej. Gdy przebywałem tu poprzednio, trafiłem między innymi na szóste piętro, gdzie mieści się czytelnia akt. Pozwolono mi na zabranie ze sobą tylko notesu i ołówka. Teczki z dokumentami, ulokowane w segregatorach, miały jednolitą sygnaturę BSTU, czyli Urzędu Gałka o numerze 12837, łamane na 91. Z wykształcenia jestem historykiem archiwistą, więc szybko zwróciłem uwagę, że teczki nie są kompletne, po prostu nie zgadzały się numery podteczek. A może nawet nie tyle nie zgadzały się, co niektórych brakowało. Teczki z numerami rzymskimi 2 zaczynały się od podteczek o numerach 5, 6 i 7, co oznaczałoby, że nie ma podteczek z numerami 1, 2, 3, 4. Z kolei daty sporządzania poszczególnych dokumentów nie zgadzały się z datami założenia teczki i zakończenia. Jednym słowem, kompletny bałagan. Po chwili zastanowienia przyszło mi na myśl proste wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje. Najwyraźniej komuś zależałoby, by korzystający nie zapoznał się ze wszystkimi dokumentami, a tylko poznał wycinek działalności takiego czy innego tajnego współpracownika. Zapewne taki wycinek, na którym oglądającym te materiały przede mną niemieckim kolegom po fachu, specjalnie nie zależało. Mimo wszystko postanowiłem dokonać analizy udostępnionej dokumentacji, zaczynając od pierwszej teczki. Miałem wszak przed sobą akta dotyczące jednego z najlepiej ulokowanych agentów Sztazji w Polsce, realizującego zadanie inwigilacji i rozpracowania operacyjnego środowiska opozycji w trójmieście. Kwestionariusz kandydata na inoficjeler Mitarbeiter. W polskiej nomenklaturze tajnego współpracownika, jest jednym z najciekawszych dokumentów w teczkach personalnych OZI, ponieważ zawiera analizy cech osobowościowych i psychofizycznych niezbędnych podczas współpracy w charakterze osobowego źródła informacji. Kwestionariusz zaczynał się od życiorysu Russera ale akurat tam nie było nic, czego bym wcześniej nie wiedział. Oficer w Stasi, opracowujący Russera jako kandydata, dokonał także jego rozpoznania w miejscu pracy, przeprowadzając rozmowy operacyjne ze współpracownikami i zwierzchnikami. Wyniki rozmów operacyjnych zawarł w podpunkcie kwestionariusza zatytułowanego Ocena przez współpracowników. Z kandydatem przeprowadzono dotychczas dwie rozmowy kontaktowe. W rozmowach tych był otwarty i nadzwyczaj miły. Wypowiadał się otwarcie i szczerze, zaznaczając, że to jego zdanie. W rozmowach tych był on też pytany o zapatrywania innych asystentów. Deep, inżynier Russer, zawahał się początkowo i wyraził obawę, że osoby te mogłyby się o tym dowiedzieć. Dopiero po wyjaśnieniu kandydatowi poufnego charakteru tych rozmów, zaczął on otwarcie rozmawiać o problemach. Kandydat jest nadzwyczaj elokwentny. Po przerwaniu mu wypowiedzi potrafi wrócić do problemu zasadniczego. Przy odpowiedzi na jedno z pytań próbował za każdym razem wniknąć w szczegóły problemu, przy czym często gubił się w szczegółach. Posiada on Ugruntowaną podstawową wiedzę polityczną i reprezentował konsekwentnie uchwały partii i rządu. Russer nie jest członkiem SED, Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec, ale mówi, że jako nieczłonek również może być aktywny politycznie i dać naszemu państwu równie dużo co członek. W rozmowach widać było, że jego żona jest zdecydowaną katoliczką. Russer został dotychczas wtajemniczony w konspirację tylko powierzchownie. Wykonywał ściśle dyspozycję M.A. Dekonspiracja nie miała miejsca. Dalsza część kwestionariusza, sporządzana przez porucznika Jurgena Thomsa, pierwszego oficera prowadzącego Rusera, zawiera już uzasadnienie celowości werbunku a także okoliczności pozyskania naukowca do współpracy ze Sztazji. Celowość werbunku. Kandydat działa na Wydziale Elektrotechniki jako asystent do spraw badań i zamierza po doktoryzacji pracować jako lektor uniwersytecki. Wydział Elektrotechniki stanowi w pracy DERPOL-OP ważny punkt. Na podstawie działań profilujących wydział ten utrzymuje rozległe stosunki współpracy z gałęziami przemysłu gospodarki narodowej i prowadzi na zlecenie przemysłu badania posiadające dużą potrzebę bezpieczeństwa. I tak na wydziale elektrotechniki realizowane są między innymi takie projekty badawcze, jak badanie i próby hydroakustyczne. Kandydat został następnie 17 września 1971 roku o godzinie 16.30 podczas trzeciej rozmowy kontaktowej na podstawie przekonania ideologicznego zwerbowany jako IMV i zobowiązany pisemnie. Rozmowa werbunkowa przeprowadzona zostanie w pokoju urzędowym roztok południem. W nawiązaniu do poprzednich rozmów, rozmawia się z kandydatem o wrogich celach i planach krajów imperialistycznych i ich tajnych służbach, organizacjach i instytucjach działających przeciwko NRD. Kandydatowi uzmysławia się na przykładzie ucieczki magistra inżyniera R, jak również na przykładzie skonstruowanym szpiegowską działalność osób z aparatu państwowego lub partyjnego, lub osób z życia publicznego, sportowców, artystów, naukowców, których nie obejmowało ogólne ograniczenie wyjazdów za granicę, że ataki imperialistycznych, tajnych służb i ich organizacji i instytucji skierowane były w pierwszej linii przeciwko osiągnięciom gospodarczym i politycznym NRD. W przypadku, gdy kandydat okaże gotowość do wspierania Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa, MFS, odebrane zostanie od niego na piśmie oświadczenie o gotowości. Następnie omawiane są z kandydatem dalsze szczegóły współpracy konspiracyjnej. Otrzymując zadanie sporządzenia pisemnej oceny nastroju wśród studentów Wydziału Elektrotechniki w odniesieniu do aktualnej oceny ósmego zjazdu partyjnego na wydziale. I tak rozpoczęła się kariera agenta Russera. Pseudonim Henryk, w maju 1981, Henryk dostał zgodę protektorów i uczelni. W takiej właśnie kolejności na wyjazd na stypendium na Politechnikę Gdańską. I tu przyglądał się trójmiejskiej opozycji. W czasie rozmów z oficerem, Henryk sporządzał szkic z rzekomego miejsca spotkań Donalda Tuska z grupą młodzieżową Solidarności, przekazywał egzemplarze prasy podziemnej, które dostał od niego, podawał numery telefonów Tuska, jego pseudonim, używany w podziemnej prasie i temu podobne. W sumie dla mnie nic nowego. 8 czerwca 1984 roku podpułkownik Hans Gottschling, szef Grupy Operacyjnej Warszawa, czyli rezydentury Stasi w PRL-u, spytał przełożonych w Berlinie Wschodnim, czy może przekazać polskiemu MSW materiały o Donaldzie Tusku. Uznano, że może w granicach rozsądku, rzecz jasna. I takie też informacje przekazywano. Pismo przewodnie Grupa Operacyjna Warszawa potwierdzono. Prosimy o potwierdzenie, że możemy udostępnić znajdujące się w załączeniu materiały polskiemu MSW. Stanowią one nieoficjalnie sporządzone wskazówki, pozwalające wyciągnąć wniosek co do nielegalnej działalności Solidarności. Podjęto odpowiednie działania dla ochrony źródła, tak aby nie nastąpiło jego zagrożenie wskutek przekazania tych materiałów. Podpułkownik Gotschling. Załącznik. Dzięki ukierunkowanym, nieoficjalnym działaniom można było ustalić, że obywatel polski Donald Tusk działa w nielegalnej strukturze podziemnej Solidarności, kierując ponadto na miejscu grupą młodzieżową Solidarności. Donald Tusk jest żonaty i ma jedno dziecko. Studiował historię i pracuje obecnie w Stowarzyszeniu Kaszubów w Gdańsku. Biuro znajduje się w Kościele Najświętszej Marii Panny. Można się z nim tam skontaktować pod numerem 31-32-35. Mieszka zaś w internacie Uniwersytetu Gdańskiego gdańsk Oliwa. Jego numery telefonów tam to 41-40-73 lub 41-73-40 wewnętrzny 24. Matka Tuska mieszka w Gdańsku przy ulicy trzeciego maja. Mieszka tam też jego siostra, również działająca w podziemiu. Mieszkania swojej matki Tusk używał też już jako kryjówki. Wobec źródła tuż powiadał, że uczestniczy jako główna osoba w druku nielegalnych gazetek na obszarze Gdańska. Druk odbywa się zawsze w nocy, najwcześniej od godziny 22. Drukarnia znajduje się albo w Gdańsku przy morze, Zaspa, albo w Gdyni. Urządzenia do produkcji matryc znajdują się podobno w Rumi, ale ich miejsce stale się zmienia. W drukarni drukuje się m.in. przegląd polityczny. Dowiedziano się ponadto, że osoba Wojtka Foki przebywa z Tuskiem w nocy w drukarni. Foka ma przyjaciółkę, która jest bardzo młoda, a która jest już wdową i która poinformowała o nocnej pracy znajomych i jego matkę. Jej ojciec jest członkiem partii i podobno był współpracownikiem SB. Mieszka w Sopocie przy ulicy 23 marca 23, mieszkania 104. Obie te osoby, to jest Tusk i Foka, poruszają się konspiracyjnie i kontrolują się nawzajem. Tusk wybrał sobie dla swoich publikacji w prasie podziemnej pseudonim Anna Majacz. Ma on też zapasowe mieszkanie na wypadek gdyby musiał zniknąć. Znajduje się ono na Kaszubach, w lub koło miejscowości wiele, gdzie znajduje się katolicka placówka młodzieżowa. W placówce tej odbywały się już lekcje tajnej szkoły podziemnej, gdzie Tusk prowadził wykłady. Droga do tej placówki jest zabezpieczona następująco. Kto chce lub musi tam wejść indywidualnie, jedzie autobusem do miejscowości Wiele, tam wysiada i czeka, aż wszystkie osoby odejdą z rejonu przystanka. Potem jedna osoba z plecakiem zaczyna iść w kierunku lasu, i do tej właśnie osoby trzeba się przyłączyć. Jak trafiają tam całe grupy, tego jeszcze nie wiadomo. Jako trzecia osoba do grupy należy niejaki Wojciech Duda. Duda jest pracownikiem Muzeum Morza w Gdańsku. U niego, w jego mieszkaniu, ukrywał się w zeszłym roku, w grudniu, przez cztery tygodnie Tusk, który bał się wówczas aresztowania. Jednakże Duda jest uzależniony od alkoholu, co Tuskowi się nie podoba. Mimo to w mieszkaniu Dudy przechowywana jest gotowa bibuła. Według informacji własnych źródła, Tusk zna pewnego towarzysza z Gdańska, który podobno pełnił kierowniczą funkcję przy wyborach z 17 czerwca. Towarzysz ten był na początku w Warszawie i tam został zaznajomiony z wewnętrznymi materiałami rządowymi, o stanie przygotowań do wyborów i spodziewanej przez rząd frekwencji wyborczej. Te liczby Tusk miał podobno otrzymać od tegoż towarzysza. Bliższych danych na temat jego osoby do tej pory nie udało się ustalić. Ponadto Tusk powiedział, że zna miejsca ukrywania się poszukiwanego Aleksandra Halla i może też nawiązać kontakt z również poszukiwanym Bogdanem Borusewiczem. Kapitan Winter Jednym słowem, bełkot, jakiego nie słyszał świat. Niemcy potrafili tak wybrakować dokumenty, aby w tym, co zostało, było nawet sporo słów, za to treści tyle, co trucizny w zapałce. I o ten dysonans poznawczy chciałem właśnie zapytać moją gospodynię, choć Bogiem ma prawdą nie tylko o to, a może nawet wcale nie przede wszystkim o to. Jestem w trakcie przeglądu akt Henryka, ale zupełnie nie rozumiem... W jaki sposób, a właściwie dlaczego dokumenty są udostępniane w tak nieusystematyzowany sposób? Domyślam się, że w sztazji, w dokumentach operacyjnych, szczególnie w dokumentach osobowych, źródłem informacji, istniały, tak jak w służbie bezpieczeństwa, teczki personalne i teczki pracy, a dokumentacja była prowadzona tematycznie i chronologicznie. Często korzystam ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej i nie spotkałem się dotychczas z sytuacją, by dokumenty były udostępniane w tak niechlujnej formie. Przeszedłem do ataku. Co pan ma na myśli? Spytała rzeczowo doktor, jak zresztą zawsze. Dokumentacja, którą mi udostępniono, mieści się w trzech segregatorach, które zawierają trzy teczki. Na teczkach są zapisy o znajdujących się w nich dokumentach. Na przykład teczka druga zawiera zapis, że pierwszy dokument pochodzi z 1988, natomiast faktycznie pierwszy dokument pochodzi z 1983, a następne przykładowo z lat 84, 85 i 86. Po prostu ktoś bez ładu i składu ingerował w zawartość teczek, przekładając dokumenty w sposób dowolny. Wyjaśnię panu pewną kwestię. Część dokumentów, jak pan wie, została z teczek usunięta. Proszę nie pytać dlaczego, bo nie ma sensu mówić o rzeczach oczywistych, a jednocześnie takich, których możemy się tylko domyślać. I wcale nie ma tu sprzeczności. Niektóre materiały znajdują się u pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa Urzędu Gałka. Czyli nic sensownego tu nie ma? Domyślam się, do czego pan zmierza. Ma pan słuszność o tyle, że nie dysponujemy pełną wiedzą o działaniach stazji. Więcej mogą wiedzieć Amerykanie, bo pod koniec 1989 Kupili od Markusa Wolfa mikrofilmy z rejestrami agentury i materiałami operacyjnymi. I oczywiście Rosjanie, bo to, co znajdowało się u nas, miało swoje odpowiedniki u nich, w Moskwie. W tym sensie moja i nasza wiedza nie jest kompletna. Jest oparta na wszystkich dostępnych materiałach, znajdujących się w urzędzie gałka, ale jednak niekompletna. Pani doktor, czy aby na pewno chodzi tylko o Amerykanów i Rosjan? Zapytałem wprost, bo zaczynałem mieć dość tej zabawy w kotkę i myszkę. O czym pan mówi? Mówię o tym, że zanim to wszystko trafiło do Urzędu Gałka, zostało bardzo starannie przejrzane, przesiane i odpowiednio wybrakowane przez BND. Do was trafiło tylko to, co miało trafić. A więc wie pan o tym, doktor Labrentz Weiss, poddała się. Widziałem to w jej oczach, ale nie czułem nawet cienia satysfakcji ani niczego podobnego. Szczerze ją polubiłem i rozumiałem przecież, że powiedziała mi tyle, ile mogła powiedzieć, ale nie więcej. Mimo wszystko nie mogłem sobie pozwolić na współczucie. Stawka tej rozmowy była zbyt wysoka, dlatego kontynuowałem nawet na moment nie spuszczając z niej oczu. — Wiem o tym, pani doktor, i nawet powiedziałem, skąd o tym wiem. I wiem jeszcze coś, że dokumenty dotyczące Rusera były jednymi z pierwszych, z którymi się zapoznano. Uznano je za niezwykle ważne i taki nadano im status, najwyższej tajności. Oczywiście tym, które uznano za właściwe, bo, jako się rzekło, popłuczyny trafiły tutaj. Niech mi pani powie, dlaczego. Dlaczego dokumenty dotyczące podrzędnego agenta Sztazji i zadań, którymi się zajmował w Polsce, BND potraktowała tak poważnie? Doktor Hanna Labranz-Weiss milczała. Było mi jej żal, ale mimo wszystko postanowiłem jej nie oszczędzać. Po prostu nie mogłem sobie na to pozwolić. Ułatwię to pani i opowiem pewną historię. Najpierw jednak pytanie: czy Detlef Russer odszedł ze służby i tym razem naprawdę zajął się wyłącznie pracą naukową, zapominając o wszystkim, co robił dla wschodnio niemieckiego wywiadu? Czy naprawdę tak się to skończyło? Jeśli tak, byłby bombą zegarową i jedynym znanym mi przypadkiem, by agenta wywiadu na tym poziomie, BND zostawiła od tak samemu sobie, nie wykorzystując jego wiedzy, kontaktów i możliwości. Ktoś zadał sobie wiele trudu, by spreparować taką wersję, ale fakty wskazują, że było inaczej. W 1990 ruszer wcale nie odchodzi od stolika, pozostaje w grze, bo w grze pozostają ludzie, z którymi się kontaktował i z którymi w rzeczywistości nigdy nie zerwał kontaktu. Nie zostaje wyłącznie naukowcem pochłoniętym pracą na Uniwersytecie Gdańskim, choć bardzo się stara, by wszyscy w to uwierzyli. W rzeczywistości to tylko element dekoracji. Mistyfikacja trwa w najlepsze do 1996. Ale wtedy organizuje pani wystawę, ujawniając publicznie, kim naprawdę był i co robił. Bo jeden wie, jak to się pani udało? Być może ktoś coś przeoczył? Ktoś czegoś nie dopilnował, czy zlekceważył? Nie będę udawał, że znam odpowiedzi na wszystkie pytania, bo tak nie jest. Ale od tego momentu wiele się zmienia. Detlef Ruser traci pracę na uczelni i wyjeżdża z Polski. Nie to jest jednak najważniejsze. Zatrzymałem się na chwilę, chcąc sprawdzić, czy moja opowieść wywołała na niej jakieś wrażenie. Patrzyła na mnie bez słowa, z szeroko otwartymi ustami, ale trzymała się. Nie chodzi o to, że w 1990 BND zostawiła wam plewy, zagarniając rusera i wszystko, co naprawdę ciekawe. Tak? spytała i rozpostarła dłonie w geście oczekiwania. Naprawdę podobało mi się jej opanowanie. Rzecz w tym, że z sześciu teczek pracy Henryka, które ostały się w urzędzie gałka już po selekcji z 1990, po zorganizowanej przez panią wystawie pozostały tylko cztery teczki. A więc to też pan wie? Wydusiła z siebie ledwo dosłyszalnym szeptem. Interesujące, prawda? dodała. I już nie myślała, że to tylko teoria. Pani doktor, czy pani wie, co stało się z dwoma zaginionymi teczkami pracy Detlefa Rusera? Nie wiem, ale wiem, że to tajna informacja, więc nawet gdybym wiedziała, i tak nie mogłabym panu powiedzieć. Pani doktor, to ma służyć rządzonym. Nie rządzącym. Niech pani wyjawi, co wie. Albo niech mnie pani wyrzuci za drzwi, jedno z dwojga. Utrata pracy to najmniejsza sankcja, jaka mogłaby mnie spotkać. Pan wie, że nie wolno mi o tym rozmawiać. Doktor Hanna labręc wciąż była spokojna i chłodna, niczym arktyczna noc. W porządku, odparłem. Nie będę Pani dociskał, ani zabierał więcej czasu. Jeszcze tylko jedno. Czy Pani wie, co takiego przeoczyła BND podczas selekcji z 1990, że zdecydowano się na ryzyko grabieży dwóch teczek z urzędu Gałka w 1996? Czy może mi Pani odpowiedzieć na to ostatnie pytanie? A wie Pani dobrze... Że tylko w jeden sposób można bronić prawa do ujawniania prawdy ujawniając. Przykro mi odrzekła, wstając od stolika i wyciągając prawicę na pożegnanie. Przepraszam musiałem spróbować. Miałem nadzieję, że pani o niczym nie wiedziała. Teraz pani wie. Zrobi pani coś z tym? Odpowiedziało mi milczenie. Najwyraźniej dla niej sprawa była skończona. Uścisnąłem wyciągniętą dłoń. Uścisk miała zdecydowany i silny, jak zawsze. Ale gdy na odchodne spojrzałem w jej oczy, dostrzegłem coś, czego nie widziałem nigdy wcześniej. Pomyślałem, że tak wygląda lęk. Ale może tylko tak mi się zdawało. Życzę szczęścia, panie Tomaszu, powiedziała, gdy stałem już w progu i na jedną maleńką chwilę odwróciłem się przez ramię. Dziękuję, pani doktor, wiem, że będzie mi potrzebne, odparłem, zamykając za sobą drzwi. Wyszedłem z budynku, przeszedłem na parking i wsiadłem do Toyoty. Nie wiedzieć czemu wzdrygnąłem się i wstrząsnęły mną dreszcze. Bynajmniej nie z powodu delirium. Minęło dobrych kilkadziesiąt sekund, nim udało mi się nad tym zapanować. Włączyłem silniki, ruszyłem z miejsca, wtapiając się w uliczny trafik. Ostatni raz spojrzałem na urząd gałka, wiedząc, że nie wrócę tu prędko być może nigdy. Chciałem jak najszybciej zostawić to miejsce jak najdalej za sobą, bynajmniej nie dlatego, bym zachował niewdzięczne wspomnienia o goszczącej mnie doktor Hannie labrenz Było dokładnie odwrotnie. Chodziło jedynie o kontrast. Wyjeżdżając z Berlina myślałem o uczciwej, odważnej kobiecie, która miała klasę, ale nie miała dość sił, by przeciwstawić się wszechwładzy rządzących. I nie były to wesołe myśli. Zmieszkało już, kiedy wydostałem się poza Berlin. Minąłem łuk mostu, za którym autostrada zanurzała się w długi tunel, przejechałem jeszcze około dziesięciu kilometrów, po czym zjechałem na przedrożny parking, wyjąłem miniaturowy dyktafon i włożyłem słuchawki do uszu. Z głośniczków popłynął szum, na który nałożyły się głosy rozmówców mój, a po chwili mojego odpowiednika w BND. Jest pan po mojej stronie? Trudno powiedzieć. Zastanawiam się, po której jestem stronie. No, polecono mi pana jako człowieka, któremu można zaufać. Pytał pan, czy jestem po pańskiej stronie, a nie o to, czy można mi zaufać, a to przyzna pan dwie zupełnie inne rzeczy. Wiem jedno, to co pan robi, to loteria. Mam fakty i relacje spójne i wzajemnie się potwierdzające to więcej niż loteria. No, ale brakuje panu dowodów. Moi koledzy to nie amatorzy i w 1991 dobrali się do teczek pracy Rusera. Do wszystkiego innego, co dotyczy interesującego pana człowieka zresztą też. Jedno pytanie. Co jeśli pańscy rozmówcy zwiodą pana na manowce? No, wtedy zacznie się loteria. Ale podobnie jak pan weryfikuje źródła, po to tu zresztą jestem, by weryfikować źródła w innych źródłach. Tak czy inaczej nie pozwolą panu na to. Niektóre historie są zbyt prawdziwe, by pozwolić je opowiadać. Ta historia nie po to została tak zagmatwana, by teraz pozwolono ją skompromitować. Ludzie będą wiedzieć, że do czegoś doszło, ale prawdy nie udowodni nikt. Będą o niej mówili, ale nigdy z sensem. A skąd pan to wie? Bo byłem jednym z tych, którzy zajmowali się jej gmatwaniem. Mogę panu zadać hipotetyczne pytanie? Nie lubię takich pytań. Realne też się panu nie spodoba. No zobaczymy. Gdybym przeczytał teczki pracy Russera, które wynieśliście w 1990, co bym tam odnalazł? Odpowiedzi na pytania bez odpowiedzi. Na przykład o zaskakujące kariery niektórych polityków z małą pomocą przyjaciół, rzecz jasna. A to możliwe? Zabawmy się, w sprawdzam, jak w pokerze. Czy przez osiem lat premierowania Donald Tusk albo ludzie na wysokich stołkach z jego środowiska podjęli choć jedną decyzję, która by nie leżała w interesie Niemiec? To nie jest pytanie podchwytliwe. Polityka krajowa, zagraniczna, prywatyzacje, grunt pod niemieckie media, można tak bez końca. Weźmy na przykład stocznie. Polskie zlikwidowano. Co do jednej. Niemieckie, stanowiące spuściznę po NRD, nie nadążały z przerobem zamówień. Wszystko w tym samym czasie, nad tym samym Bałtykiem. Albo inna historia. Wszyscy sądzili, że w 1992 chodzi o lustrację. A to był element dekoracji. Rząd Bieleckiego prywatyzował wszystko, jak leci, a kto był jej głównym beneficjentem? I to też nie jest pytanie podchwytliwe. Niemcy, a tak jest, moi rodacy. Ale potem przyszedł Olszewski i wszystko się skończyło. Przewrót z 1992. To cały powrót do wielkiej prywatyzacji. Polityka to pieniądze i władza, reszta to nieistotne szczegóły. Zawsze tak było. Aruser, co mi może pan o nim powiedzieć? Nic. Wszystko. O no co robił po 1989? To samo co wielu innych w tamtym czasie. Kto zrezygnuje z perspektywicznych aktywów? Wie pan równie dobrze jak ja, że na takie marnotrawstwo nie pozwoli sobie żadna służba wywiadowcza na świecie. Moi szefowie zachowali się po prostu profesjonalnie, a ruser przetrwał, bo umiał się dostosować służyć nowym panom. No to wszystko wiem. Pytałem o coś innego, ale może się nie zrozumieliśmy. Spytam jeszcze raz, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? O to komu służył potem, po zjednoczeniu Niemiec? Jeśli szuka pan prawdy o tamtych czasach, niech pan wróci do źródeł, choć moim skromnym zdaniem to mniej niż daremny wysiłek. Mówiłem już, moi koledzy to nie amatorzy. Może coś jednak przeoczyli? W końcu i Niemcy są ludźmi. Nie bardzo rozumiem. A tak sobie żartuję, jest taka szkolna lektura. Niemcy, ale to trochę w innym kontekście. Mniejsza z tym. Chodzi mi o to, że nie ma ludzi nieomylnych po prostu. O, wszyscy popełniamy błędy. To było w 1996 Wydawało się, że wszystko mamy pod kontrolą, i wtedy nagle okazało się, że ktoś nie odrobił lekcji. W urzędzie gałka wypłynęło sześć teczek pracy Rusera. No są tylko cztery teczki. Dojdziemy do tego. Dostaliśmy informację. Wypłynęło sześć teczek. Przesłanie było jasne. Zagrożone jest bezpieczeństwo narodowe. Nie wiedzieliście o tych teczkach? No, oczywiście wiedzieliśmy, ale ktoś nie zrobił wszystkiego, co było do zrobienia, przegapił to i owo. Pieprzony idiota. No co było dalej? Dalej był przeciek. Przeciek? Przeciek. Sytuacja, w której tajne informacje przestają być tajne. No wiem, co to przeciek. Nie wiem tylko, na czym przeciek polegał w tej sytuacji. Teczka, które wypłynęły, były szczegóły dotyczące kontaktów Rusera z polskimi kontaktami. Ściśle tajne szczegóły. A byli to ludzie, którzy już wtedy znaczyli w Polsce sporo. Donald Tusk? No, czy muszę stawiać kropkę na d? Proszę dalej. Gdy zorientowaliśmy się w tym wszystkim, poleciało kilka głów. A potem było włamanie, chociaż nie wiem, czy to właściwe określenie. Dość stwierdzić, że dobraliśmy się do tych teczek i przyjrzeliśmy się sprawie jeszcze raz, tylko tym razem już uważnie. Nadano jej znaczenie priorytetowe. W efekcie do gamuka wróciły już tylko cztery teczki. I nikt się nie zorientował, że dwie zniknęły. Kilka osób. Ale do urzędu poszło polecenie, że sprawę trzeba wyciszyć za wszelką cenę. To poszło z najwyższej półki. Interweniowano z samej góry. I nie mówię tutaj o BND. No rozumiem. Kto o tym wie? No, ja, kilka osób ode mnie, nasi przełożeni, ich przełożeni. Do tego kilka ugałka i to wszystko to tajna informacja. No i teraz pan. Wcześniej pan nie wiedział, teraz pan wie. Co pan z tym zrobi? No, upublicznie, jeśli łaska. To pan decyduje. Teraz to już pańska informacja. A co pana zdaniem może wydarzyć się potem? Wszystko. Może nawet pandemonium. Albo nic. To zależy od tego, komu będzie zależało, by coś się wydarzyło. Wie pan równie dobrze jak ja, że nieważne jaka jest prawda, bo fakty nikogo nie interesują. Liczy się jedynie umiejętne przedstawianie faktów i skuteczność w gmatwaniu. Przyznaję, jestem w szoku. Dlatego, że prawda ma służyć rządzącym, nierządzonym? No przecież tak było zawsze. Jak pan nie udaje dziewicy, panie majorze? Słyszałem, że w swoim czasie też pan nieźle gmatwał. Nie o to chodzi. Mam przed sobą nową okoliczność, która wszystko zmienia. Bo jeśli z urzędu Gałka zniknęły dwie teczki pracy agenta Sztazi, a później agenta BND, który przylgnął do polskiego premiera i ludzi z jego otoczenia... To, jak pan ujął, nie trzeba już stawiać kropki na i, by pokusić się o hipotezy. No fakt, fakt, trudno udawać, że woda nie jest mokra. Ma pan dla mnie coś jeszcze? Wiem, kto pana interesuje i wiem dlaczego. Przecież nie przyszedłbym na takie spotkanie nieprzygotowany. Ale nic więcej dla pana nie mogę zrobić. I tak powiedziałem więcej niż zamierzałem. A jeśli chodzi o pański obiekt, to dobrze pan wie, że nie spadnie mu włos z głowy. W najgorszym razie osiądzie w Berlinie z unijną emeryturą i powie wam, żebyście spadali na drzewo. No, to możliwe. Ale kiedyś słyszałem powiedzenie Nie poddawaj się nigdy, bo zawsze może zdarzyć się wszystko. Spodobało mi się. No, ładne, ładne. Ale okej, okay. ma pan do mnie coś jeszcze? Nie mam. Niech pan pamięta, o czym mówiłem najważniejsze są początki. Tak było zawsze. I tak jest w tym przypadku. Wyłączyłem dyktafon. Zdjąłem słuchawki i zająłem się myśleniem. Musiałem to wszystko przetrawić i przyswoić sobie. Myślałem o ostatnim zdaniu rozmowy z oficerem BND. I o tym, że już kiedyś gdzieś je słyszałem. Nie potrafiłem tylko przypomnieć sobie, kiedy i gdzie. W mojej głowie Kipiał wulkan informacji. I wtedy? Nagle coś przyszło mi do głowy. Wiedziałem już, co mam robić i jak mam to robić. Są chwile, gdy przechodzisz przez most i już nic nie będzie takie jak przedtem. Teraz wiedziałem już, że tym mostem może być dla mnie rozmowa z człowiekiem z dawnej firmy. Pracował na odcinku niemieckim i znał każdy fragment łańcucha DNA każdej istotnej historii. Niechętnie dzielił się swoją wiedzą, ale był mi winien przysługę, a w moim fachu to zawsze była najlepsza moneta przetargowa. Tak czy inaczej warto było spróbować, ale to musiało chwilę poczekać. A teraz czekały na mnie trzy inne ważne wydarzenia, od których także sporo zależało, a które mogły wyjaśnić, dlaczego aż tak ważne były początki. Włączyłem silnik i ruszyłem z miejsca. Miałem przed sobą długą drogę, tak naprawdę znacznie dłuższą niż z Berlina do Warszawy. I jak niebawem miałem się przekonać, znacznie mniej bezpieczną. Rozdział trzeci. Sponsor. Wszystko tu było ładne i nowe. Centralną część pokoju zajmował stół, przy którym usytuowano wygodne krzesła dla interesantów, a całości dopełniał rząd nowiuteńkich szafek i równie nowych, bardzo gustownych, wypełnionych książkami regałów. Bez dwóch zdań. Siedziba Stronnictwa Demokratycznego przy ulicy Marszałkowskiej – w Warszawie, onegdaj koalicjanta Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a dziś ledwie kanapowej partyjki utrzymującej się przy życiu dzięki kroplówce w postaci sprzedaży i wynajmu nieruchomości pozostałych po czasach świetności, prezentowała się imponująco. Podobnie zresztą jak prezes partii, człowiek o słusznych gabarytach, i dość sympatycznej powierzchowności. Człowieków, podobnie jak jego partia, czasy politycznej prosperity miał już dawno za sobą, ale wyglądał na takiego, co to w przeciwieństwie do onej partii ma się całkiem nieźle. I chyba tak było w istocie. Pamiętam, że w swoim czasie był przecież prezydentem Warszawy i stałym bywalcem warszawskiego Casino Poland w hotelu Mariot którym pasjami wygrywał wszystko, co tylko było do wygrania. Skalą wygranych musiał doprowadzać do rozpaczy właścicieli tego przybytku, którzy w tej sytuacji byli zmuszeni wypłacać mu krocie. Tak przynajmniej tłumaczył pochodzenie swojego pokaźnego majątku, którego źródłem inaczej nie był w stanie wykazać. Oczywiście nie można było udowodnić, że jego wersja to nieprawda, ale mimo to niewielu dawało mu wiarę. Może dlatego, że zawiść ludzka nie zna granic, a może z całkiem innych powodów. Dość, że złośliwi łączyli ów wysoki status finansowy z jego prezydenturą i niejasnymi, a mającymi niekiedy niewiele wspólnego z logiką decyzjami. Ale wiadomo, jak to jest. Ludzie gadają różne rzeczy. Najbardziej wypominano mu wybudowany wzdłuż Wisły tunel, potocznie określany przez Warszawiaków po prostu przekrętem, ale były prezydent stolicy zdawał sobie niewiele z tego robić i z konsekwencją godną lepszej sprawy trzymał się swojej wersji. Bez wątpienia był twardym człowiekiem, którego niełatwo było zagiąć. Szybko też znalazł naśladowców, z których najbardziej znanym był Stanisław Marzec, gdański biznesmen, a przy okazji przyjaciel mafiozów i ministrów. Policja podejrzewała marca, że koncesję na Kasyno w Gdańsku załatwił w ministerstwie Finansów za 100 tysięcy dolarów, a podejrzenia wzmacniała wiedza operacyjna potwierdzająca, że w gdańskim kasynie politycy i gangsterzy piorą brudne pieniądze. I tak, gdy spytano Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, jednego z bosów Pruszkowa, skąd mechanik samochodowy, zarabiający oficjalnie tysiąc złotych miesięcznie, ma chałupę, wartą siedemset takich pensji, musiałby na to pracować sześćdziesiąt lat, nic nie wydając, ten odpowiedział z uśmiechem, że wygrał w kasynie u Staśka Marca. I może była to już przesada? Z pewnością była. Ale niektórzy twierdzili, że obaj ci polscy prekursorzy wygranych w kasynach wywozili się z jednego środowiska i mieli całkiem pokaźne, wspólne grono znajomych, które kształtowało się na początku lat dziewięćdziesiątych w warszawskim hotelu Marriott. Wszystkie te barwne historie były oczywiście barwne właśnie i naprawdę interesujące, ale w tym momencie moje zainteresowania ograniczały się właściwie tylko do tego ostatniego wątku. Paweł Piskorski, bo tak nazywał się gospodarz spotkania, był dla mnie interesujący o tyle, o ile jego pamięć i dobra wola pozwalały na ujawnienie wiedzy dotyczącej interesujących mnie faktów, i zdarzeń właśnie z początku lat dziewięćdziesiątych. W oparciu o wieloźródłowe informacje nie miałem wątpliwości, że jest to wiedza prawie kompletna. Przygotowując się do spotkania z człowiekiem, mającym w życiu tyle szczęścia i generalnie tak arcyciekawym, nie ograniczałem się rzecz jasna do powierzchownego researchu, ale, mając możliwości takie, jakie miałem, Sięgnąłem do tego, do czego przygotowując się do spotkań z ciekawymi ludźmi, od czasu do czasu zdarzało mi się sięgać. Do dawnych przyjaciół z mojej dawnej firmy. I, prawie jak zawsze, nie zawiodłem się. Jednym słowem, wiedziałem o moim rozmówcy tyle, że nie musiałem już wiedzieć więcej. Wiedziałem, że ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, i aktywnie działał w niezależnym zrzeszeniu studentów. Wiedziałem, że po utworzeniu Kongresu Liberalno-Demokratycznego wykorzystał NZS do rozbudowy ogólnopolskich struktur KLD, dzięki czemu został sekretarzem generalnym partii, a potem jej wiceszefem, najmłodszym posłem i doradcą premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Wiedziałem wreszcie, że był szczwanym lisem. Od którego starsi koledzy mogliby się niejednego nauczyć. Na tyle szczwanym, że gdy w 1994 roku Kongres Liberalno-Demokratyczny połączył siły z Unią Demokratyczną, tworząc Unię Wolności, Paweł Piskorski mógł sobie pozwolić na utrącenie w wyborach do mazowieckich władz nowej partii ludzi rekomendowanych przez samego Bronisława Geremka, wielkiego guru tamtej rzeczywistości. Taka niesubordynacja w tamtym czasie większość polityków UWU Unii Wolności zmiotłaby z politycznej sceny szybciej niż Mike Tyson zmiotł z, z ringu Andrzeja Gołotę. Większość polityków, ale nie Pawła Piskorskiego. Ten bowiem rok później został szefem warszawskich struktur Unii Wolności i odgrywał w partii ważną rolę przez szereg następnych lat. A potem równie ważną w strukturach kontynuatorki, Platformy Obywatelskiej. I tak do 2007. I gdy nic nie zapowiadało nadciągającej katastrofy, wtedy nagle doszło do wewnątrzpartyjnych przetasowań. Ktoś przypomniał sobie o wygranej w kasynie i o całej tej dwuznacznej otoczce. Ktoś inny powiadomił prokuraturę o podejrzeniu korupcji i tak na zasadzie nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka, zatopiono polityka, który wcześniej wydawał się niezatapialny. Od tamtej pory pozostało Piskorskiemu już tylko odcinanie kuponów od dawnej sławy. Trudno powiedzieć, by cierpiał specjalną biedę, czy coś takiego. Ale fakt był faktem. Tym razem pociąg do świata blichtru i władzy odjechał. I nic nie można było na to poradzić. Tak więc o tym wszystkim wiedziałem, gdy szedłem na spotkanie z Pawłem Piskorskim. Ale wiedziałem jeszcze coś, o czym wiedzieliśmy tylko ja, on i jeszcze może kilka osób. Zastanawiałem się tylko, czy on. Zgadzając się na spotkanie ze mną wiedział, że ja wiem. Sekretarz prezesa który wprowadził mnie do jego pokoju, zniknął za drzwiami i zostaliśmy sami. On, ja i ewentualnie nasze sprzęty nagrywające, dobrze zamaskowane, ale nie na tyle dobrze, by sprawy oczywiste przestały być oczywiste. Bez dwóch zdań Paweł Piskorski wydawał się sympatycznym człowiekiem, ale też szczwanym lisem. Wyciągnął do mnie przez stół miękką dłoń, uścisk miał mocny i zdecydowany. Witam, panie majorze, napije się pan kawy? Głos miał taki, jak powierzchowność miły. Przyglądał się teraz mojej reakcji, uśmiechnięty od ucha do ucha, najwyraźniej bardzo zadowolony z siebie i z efektu, jaki spodziewał się osiągnąć. Wiedziałem skąd ten uśmiech bo w wysłanym e-mailu przedstawiłem się jako dziennikarz. Tytułując mnie stopniem, z jakim kończyłem służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, od początku stawiał mnie w narożniku, dając do zrozumienia, że do spotkania przygotował się dobrze i niełatwo go będzie zagiąć. I teraz triumfował. Przez jeden maleńki moment zastanawiałem się, jak to rozegrać, i rozważałem danie mu satysfakcji. Po chwili jednak zmieniłem zamiar. Dzień dobry, panie Pawle. Z miejsca skróciłem dystans. Dobrej kawy napiję się z przyjemnością. O cygaro pana nie poproszę, bo preferuję Chesterfieldy. Ale o kawę zawsze. Mówiąc to, odciąłem się za pana majora. Bo wiedziałem jak wielkim smakoszem cygar jest mój rozmówca. Zagrywkę zrozumiał w lot. Widziałem to w jego oczach. Jak na komendę wyszczerzyliśmy do siebie zęby, miał dobrego dentystę. Bez cukru i mleczka, proszę, jeśli łaska. Zaszumiał ekspres, i w minutę później dwie kawy wjechały na stół. Co pana do mnie sprowadza, zaczął bez ogródek. Yy, wie pan o mnie to i owo. ja wiem o Panu, więc może od razu zaproponuję, byśmy nie bawili się w kotka i myszkę, tylko pomówili otwarcie. W granicach rozsądku rzecz jasna. W granicach rozsądku, mówi Pan. Powtórzył na poły do mnie, na poły do siebie. Po czym zamilkł na dłuższą chwilę, jakby coś w sobie ważył. Trwało to może pół minuty, dobre trzydzieści sekund, podczas których ani na moment nie przestawał się uśmiechać, jak głupi do sera. Zgoda, odrzekł wreszcie, ale ustalmy zasady. Wie pan, jasny układ, dłuższa przyjaźń. Okej! Okay. Pomyślałem, że jesteśmy bardzo daleko od ok, równie daleko jak od przyjaźni. Ale i tym razem swoje przemyślenia zachowałem dla siebie. Jednak nawet gdybym chciał postąpić inaczej, nie miałbym na to szans, bo nie czekając na moją odpowiedź zaintonował. Ustalmy zasady: mówię panu prawdę, ale tylko tyle i aż tyle, ile chcę i mogę, a pan nie naciska. Tu, gdzie nie chcę albo nie mogę, nie dowie się pan ode mnie niczego i nie będzie pan wywierał presji. Nawet nie będzie pan próbował, panie majorze, dodał z naciskiem na panie majorze. Facet wciąż ustawiał mnie w narożniku i podobało mi się to coraz mniej, a mówiąc szczerze, nie podobało mi się to wcale. Ponieważ jednak chciałem zobaczyć, co wyniknie z tego wszystkiego, zdecydowałem się zagrać, w jego grę. To bardzo jasny układ, panie Pawle, lubię takie układy. Zełgałem i dla odmiany położyłem nacisk na słowo układy. Znów wyszczerzył do mnie garnitur białych zębów. Ten facet był szalenie domyślny. Najwyraźniej rozszyfrowywał w lot każdą moją zagrywkę. Miałem w zapasie jeszcze kilka. I w dodatku nieźle się przy tym bawił. Zazwyczaj obawiałem się ludzi aż tak domyślnych, a jednak tym razem musiałem swoje obawy odłożyć na bok. Stawka tej gry była zbyt wysoka. Jesteśmy umówieni, panie majorze. To nie było pytanie. Ale czułem się zobligowany, by potwierdzić choćby skinieniem głowy. Przynajmniej to nie mogło się nagrać. Chyba, że byliśmy w trybie audio video czego przy takim cwaniaku też nie mogłem definitywnie wykluczyć. Nie jesteśmy umówieni, panie Pawle. Co chce pan wiedzieć? No przecież pan wie, po co przyszedłem, inaczej nie zgodziłby się pan na nasze spotkanie. A jednak chciałbym, żeby pan mi to powiedział. Mieliśmy nie bawić się w ciuciu babkę. Pomyślałem, że może miał słabszy sprzęt, niż zazwyczaj miewałem ja. A może rzeczywiście nie domyślał się powodów mojej wizyty. Nie wiedzieć czemu, albo może właśnie wiedzieć czemu, tę drugą ewentualność szybko odrzuciłem. Tak czy inaczej, prawdopodobnie miał chłop swoje powody, by nagrało się jak trzeba. A że nie dbałem o to, więc wyjaśniłem mu o co chodzi. Przez wiele lat był pan sekretarzem generalnym Kongresu Liberalno-Demokratycznego i jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Mnie ta postać z pewnych względów szalenie intryguje. Pomyślałem, że zna pan garść faktów i może zechce się pan nimi podzielić. I to cała historia. Facet wciąż się uśmiechał. — A! — powiedział z udanym zaskoczeniem, co mogło oznaczać absolutnie wszystko. Na tyle dobrze udanym, że w innych okolicznościach przyrody być może prawie bym mu uwierzył. — Intryguje pana Donald, nie pana jednego, niech pan sobie wyobrazi, bo to zaiste człowiek wielce intrygujący. Niektórym ludziom wierzę na słowo, innym nie. Panu wierzę, brnąłem coraz głębiej, myśląc o tym, jak łatwo jedno kłamstwo wywołuje lawinę kolejnych kłamstw. No, proszę pytać, postaram się odpowiedzieć na pana pytania, panie majorze. Oczywiście, o ile uznam, że nie dotyczą spraw, o których nie chcę panu mówić. Oczywiście. Zacznijmy od początku. Czy może pan mi powiedzieć, jak wyglądał ten początek? To znaczy, jak to się stało, że pan poznał tego intrygującego człowieka? Moje pierwsze kontakty ze środowiskiem gdańskich liberałów to stare dzieje, niemal tak stare jak wyprawy krzyżowe. Pomyślałem, że wciąż dobrze się bawi, ale w duchu obiecałem sobie, że nie będę mu więcej przerywał. Wszystko zaczęło się w roku 1988, kiedy przemycałem ulotki do Stoczni Gdańskiej i kiedy poznałem działaczy Gdańskiej Solidarności z Lechem Wałęsą na czele. Donalda Tuska wtedy jeszcze nie znałem, bo, mówiąc szczerze, nie był nikim znaczącym. Rozmawialiśmy z Wałęsą, który prosił nas o uspokojenie radykalnych nastrojów przed obradami okrągłego stołu i o wyciszenie protestów na uczelniach. Pierwszy kontakt z Tuskiem miałem kilkanaście miesięcy później, gdy został członkiem Komisji Likwidacyjnej RSW, a ta miała za zadanie rozdysponować gazety pomiędzy środowiska opozycyjne. Komisja, której członkiem był Tusk, była w pewnym sensie przedłużeniem wyrosłych z opozycji środowisk politycznych, które dzieliły między siebie rynek medialny jak tort. Chodziło rzecz jasna o gazety i tygodniki, bo do tego to się sprowadzało. W nas, czyli w środowisku NZS-u, Donald Tusk upatrywał szansę na wzmocnienie polityczne liberałów zwłaszcza gdańskich liberałów, którzy stanowili polityczny margines, z aspiracjami, ale jednak margines. Tusk został oddelegowany do budowania terenowych struktur partii, której liderami byli Jan Krzysztof Bielecki i Jacek Merkel, usadowieni najbliżej Lecha Wałęsy. Formalnie kongresowi przewodniczył Janusz Lewandowski, guru i naczelny ideolog liberałów w sprawach gospodarczych, który jednak nigdy nie był prawdziwym przywódcą. Po prostu nie miał tego czegoś, co trudno precyzyjnie określić, a co czyni lidera liderem. Niektórzy nazywają to charyzmą, inni zdolnościami przywódczymi. To coś, czego nie można się nauczyć, bo albo to masz, albo nie. Janusz Lewandowski tego nie miał już. Tymczasem Tusk, jak oceniam z perspektywy czasu, już wtedy wykazywał talent do manipulowania ludźmi i oszukiwania ich. A potem jeszcze wykształcił w sobie inne cechy z zakresu PR-u, niekoniecznie pozytywne, ale jakże przydatne w polityce. Budując struktury terenowe KLD szybko zrozumiał, że bez NZS-u cała jego robota na nic. Miotały nim sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony dążył do zmarginalizowania środowiska warszawskich liberałów, skupionych wokół Andrzeja Arendarskiego i Andrzeja Machalskiego, bo odzywało się w nim to gdańskie niedowierzanie grupie warszawskiej. Z drugiej jednak strony był od Warszawy uzależniony, bo arendarski miał przełożenie na przedsiębiorców i biznes, a więc także na finansowanie partii. A jak pan wie, bez pieniędzy polityki robić się nie da. Może nam się to nie podobać, możemy być idealistami, ale żyjemy w tym świecie, a ten świat właśnie taki jest. I tak. Dochodzimy do Wiktora Kubiaka. Skąd inąd wiem, że postaci panu znanej, panie majorze. A skąd pan to wie? Nie wiem skąd, ale wiem. Mylę się? Nie, nie myli się pan. Zamyśliłem się nad słowami mojego rozmówcy, które przywołały postać Wiktora Kubiaka i to co o nim wiedziałem a wiedziałem tyle że nie potrzebowałem wiedzieć już więcej Wiktor Kubiak trefny biznesmen i sponsor między innymi musicalu Metro Janusza Józefowicza wiódł pełne przygód w fascynujące życie oczywiście jeśli kogoś fascynuje mroczny świat wywiadu wielomilionowych defraudacji niewyjaśnionych śmierci Podłości, kłamstw i całego tego bagna, którym była i jest trzecia RP. Urodził się w Brześciu, wiosną 1945, w rodzinie polskich Żydów. Jego rodzicami byli Jakub Alberg, wel Karol Kubiak i Hanna Weiss. Po wojnie rodzice Kubiaka przeprowadzili się do Warszawy, gdzie zamieszkali przy elektoralnej. Po ukończeniu ekskluzywnego warszawskiego LO im. Tadeusza Rejtana w 1963 młody Kubiak zdał egzamin wstępny na Wydział Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego z oceną dostateczną, ale na studia dostał się dzięki protekcji ojca, który w owym czasie był zastępcą dyrektora jednego z departamentów w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Wykorzystując te same kontakty, jak po pierwszym roku studiów starał się wyemigrować do Izraela, gdzie mieszkały jego ciotki: Grundberg Brandl i sultanik Mirjaut. W tym jednak wypadku protekcja okazała się niewystarczająca. Odmowa wydania paszportu nie zniechęciła go w najmniejszym stopniu, bo niedługo później postarał się o zaproszenie od mieszkającego we Francji kuzyna Lwa. Bramanda i tym razem się udało. Zawiesił studia i rozpoczął naukę na Sorbonie, formalnie przedłużając pobyt o pół roku pod pozorem opieki nad chorym kuzynem, a jednocześnie starając się o paszport konsularny. Po powrocie do Polski, Kubiak kontynuował studia na Uniwersytecie Warszawskim, ale długo miejsca w kraju nie zagrzał. W 1967 roku ponownie uzyskał zgodę na wyjazd do Francji, gdzie tym razem przebywał przez kilka miesięcy. W marcu 1968 roku na uniwersytecie wybuchły protesty kierowane m.in. przez Adama Michnika i Henryka Schleifera, a jednym z aktywniejszych działaczy ruchu studenckiego był wówczas właśnie Wiktor Kubiak który należał do ścisłego kierownictwa strajku. I w 1968 roku, jak duża część działaczy opozycyjnych pochodzenia żydowskiego, uzyskał zgodę na wyjazd do Izraela, do którego jednak nie dotarł. Osiadł na stałe w Austrii. W 1992 roku uzyskał obywatelstwo tego kraju, a następnie wyjechał do Lund w Szwecji, gdzie przez szereg następnych lat prowadził różnorakie interesy, wchodząc w orbitę zainteresowania wywiadu wojskowego PRL-u, zarządu drugiego sztabu generalnego. Od tego momentu wydarzenia w jego życiu ulegają przyspieszeniu. Działająca w Szwecji firma Kubiaka Batax Ltd którą rejestruje w raju podatkowym w Nassau na Bahamach, nie ma ani adresu, ani siedziby, a jedynie adres pocztowy. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta dla każdego, kto orientuje się w realiach funkcjonowania tego typu spółek, zakładanych w rajach podatkowych i innych podobnych miejscach. Ponieważ służy do pośredniczenia w nielegalnych operacjach mających na celu finansowanie działalności wywiadu wojskowego. Mózgiem tych operacji jest nie kto inny jak agent wojskowego wywiadu Grzegorz Rzemek, ten sam, który później zasłynie z afery FOS. A który w owym czasie jest dyrektorem Departamentu Kredytowego Banku Handlowego International w innym raju podatkowym w Luksemburgu, oddziału Banku Handlowego w Warszawie. Rzemek, nawiasem mówiąc zdolny bankowiec, potrafi w tamtym czasie tak kierować finansami powierzonych firm, że te osiągają zysk rzędu 40% rocznie. Agent zarządu drugiego sztabu generalnego kooperujący z firmą Wiktora Kubiaka zapewnia jej bieżące kredytowanie, czyli faktyczne kredytowanie tajnych operacji zarządu drugiego SG. Największą tego typu operacją jest w owym czasie przyznanie Bataksowi firmie nie posiadającej nawet siedziby, a jedynie skrzynkę pocztową na Bahamach. Kredytu 32 milionów dolarów, kwotę na owe czasy horrendalną. I co ciekawe, wbrew przepisom bankowym Luksemburga, które limitowały jednorazowe kredyty dla firm do wysokości 7 milionów dolarów, za sprawą tej operacji Rzemek popada w poważne tarapaty, ponieważ naraża BHI. Na śledztwo organów nadzoru finansowego Luksemburga, przez co kierownictwo macierzystego banku w Polsce nie chce zgodzić się na przedłużenie jego pobytu w BHI w Luksemburgu, i to pomimo interwencji szefów zarządu drogiego sztabu generalnego u prezesa NBP. Jak przydatnym źródłem jest Rzemek, najlepiej świadczy to. Iż wywiad wojskowy decyduje się zdekonspirować swojego agenta poprzez interwencję u jego zwierzchnika. Wiktor Kubiak, jego Bataks, pełniący kluczową rolę w strategii finansowania wielu tajnych operacji, jest ważny nie mniej. Zysk jest obopólny. Dysponując w zasadzie nieograniczonymi środkami, Bataks uczestniczy w operacji przemytu z zachodu części komputerowych chronionych przez COCOM z zakazem eksportu do państw socjalistycznych, a niezbędnych ZSRR oraz innym państwom komunistycznym do kontynuowania wyścigu zbrojeń. Grzegorz Rzemek organizuje siatkę pośredników, składającą się z kilkuset osób, odbierających nadchodzące z krajów zachodnich paczki, zawierające części komputerowe, które następnie są odsprzedawane z wielkim zyskiem, prowadzonej przez innego agenta wywiadu sieci firm. Te z kolei odsprzedają towar firmom wojskowym, oraz należącym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tego typu operacja zorganizowana na tak wielką skalę jest możliwa tylko dzięki współdziałaniu wywiadu wojskowego PRL-u z powiązanymi na Zachodzie firmami. Kluczowa rola w całej tej gigantycznej operacji przypada dwóm firmom: szwajcarskiej spółce Ackerman Electronics oraz Bataksowi Wiktora Kubiaka. Jakby tego było mało, dzięki doskonałym kontaktom szefa Bataksu z wywiadem wojskowym, spółka Kubiaka pełni funkcję pośrednika w szeregu innych operacji wywiadu wojskowego, wyrastając na jedną z najważniejszych z punktu widzenia finansowania tajnych operacji i rozmaitych gier wywiadu PRL-u. Jedna z operacji polega na założeniu przez American Business Investment oraz lot kasyna gry w hotelu Mariot w Warszawie, na którym to pośrednictwie Batax inkasuje na czysto milion dolarów. To jednak tylko drobny wycinek działalności spółki Kubiaka. Kolejne prowadzone dla wywiadu interesy wiodą polonijnego biznesmena do kraju przodków. W 1988 roku Bataks uzyskuje zezwolenie na działalność gospodarczą na terenie Polski, deklarując jako jej przedmiot bankowość produkcyjną i handlową. Kubiak, który dopiero sprawdza grunt pod nogami, woli nie ryzykować i nie wchodzi do organów statutowych kontrolowanej przez siebie spółki, zostając jej prokurentem. Członkami zarządu i rady nadzorczej są obywatele polscy mieszkający za granicą. W nowej, starej rzeczywistości odnajduje się jednak szybko i nie ma w tym niczego dziwnego, bo przecież przynoszące krociowe zyski interesy cały czas prowadzi pod nadzorem moconawców z zarządu drugiego SG. Niedługo później jego firma przenosi się do najbardziej prestiżowej lokalizacji w Warszawie, hotelu Mariot w alejach jerozolimskich, gdzie Kubiak wynajmuje całe osiemnaste piętro na potrzeby reprezentowanej przez siebie spółki. Finansista z Zachodu błyskawicznie staje się postacią popularną i wpływową w świecie nie tylko biznesu ale także show biznesu i przede wszystkim polityki. Tak naprawdę tej ostatniej podporządkowane zostaje wszystko inne, także finansowanie spektaklu metro Janusza Józefowicza. Inwestycja w popularny musical to część dekoracji, która jest PR-owym zabiegiem obliczonym na potrzeby budowania wizerunku. Dla Kubiaka i jego mocodawców w rzeczywistości liczą się bowiem tylko pieniądze i władza, reszta to nieistotne dodatki. Na początku lat dziewięćdziesiątych blichtr, jakim otacza się Kubiak, budując mit nowoczesnego zachodniego przedsiębiorcy, przyciąga wielu, zwłaszcza wraczkującym w trzeciej RP siermiężnym kapitalizmie, który rodzi się na bazarach i w składanych szczękach. W tamtym czasie wywodzący się z ruchu solidarnościowego politycy, którzy oprócz frazesów serwowanych opinii publicznej, a w które po okrągłym stole wierzą już tylko nieliczni, wchodzą na polityczne salony bez pieniędzy. W przeciwieństwie do postkomunistów, z którymi zawiązali nowy podział władzy, mają ich bardzo niewiele albo nic. Tymczasem zaczynają rozumieć, że prawdziwej polityki. Bez finansów robić się nie da. Zasadniczym dylematem tamtej rzeczywistości jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, skąd wziąć pieniądze. Wie o tym dobrze Leszek Miller, który leci do Moskwy, gdzie od towarzyszy z KPZSRR pożycza kilka milionów dolarów. Teoretycznie na cele statutowe. W rzeczywistości na utrzymanie bieżącego aparatu, znajdującej się w defensywie nieboszczki partii. Wiedzą o tym politycy, zaczynający swoją karierę w tak zwanej wolnej Polsce. To wszystko to tylko tło, które mocodawcy Wiktora Kubiaka z wywiadu wojskowego, kontrolujący rodzącą się nową rzeczywistość, starannie wypełniają szczegółami, element po elemencie. Dla Wiktora Kubiaka przewidzieli rolę szczególną otrzymuje zadanie zawiązania mariażu z rodzącą się siłą polityczną, która ma ambitne plany, ale do ich realizacji nie wystarczy wsparcie z Niemiec potrzeba więcej pieniędzy. Panie Majorze, mówię do Pana, gdzie Pan odpłynął? Były prezydent Warszawy przyglądał mi się z niepokojem. Nad czym Pan tak rozmyśla? – Zamyśliłem się. Nic ważnego. Opowie mi pan, jak to się stało, że Kubiak został waszym sponsorem? – O, tyle mogę dla pana zrobić. – gospodarz pociągnął łyk kawy i po chwili kontynuował swoją opowieść. – Nasze biuro w Mariocie powstało na jesieni 1990 z inicjatywy Kubiaka właśnie. Płacił za czynsz i wszystkie koszty funkcjonowania biura z opłacaniem sekretariatu włącznie. Naszego dobroczyńcę przedstawił mi Donald Tusk, który znał go dobrze. Ale kiedy się poznali, w jakich okolicznościach, co Tusk oferował w zamian za sponsoring, na jakich w ogóle warunkach odbywało się to wszystko i w oparciu o jakie uzgodnienia, tego nie dowiedziałem się nigdy. Oczywiście nie jesteśmy dziećmi, wiedzieliśmy dobrze, że świętych Mikołajów nie ma, podobnie jak nie ma darmowych obiadów, bo za każdy ktoś zawsze musi zapłacić. No ale widzi pan, wtedy standardy uprawiania polityki były nieco inne niż obecnie, gdy partie polityczne muszą rozliczać się z wydanych pieniędzy. Trudno to sobie dziś wyobrazić, ale w tamtych realiach działało to tak, że Kubiak przynosił pieniądze w reklamówkach i kupował cegiełki, które drukowaliśmy. Taka była formuła sponsorowania KLD. Pewnie tymi cegiełkami palił później w kominku. Ale to nie było dla nas istotne. Ważne, że mieliśmy pieniądze. Panie Pawle przerwałem. Bo choć obiecałem sobie, że dam mu się wygadać dowoli, to jednak nie zdzierżyłem w obliczu takiej błazenady. Zapytam wprost, bo nie daje mi to spokoju. Czy jako funkcjonariuszom było nie było partii politycznej, która miała wielkie ambicje i w chwilę później desygnowanego premiera oraz pełnię władzy w czterdziestomilionowym europejskim kraju? Nie przyszło wam do głowy dowiedzieć się, od kogo bierzecie pieniądze? No przecież mieliście pełną paletę możliwości sprawdzenia, kim naprawdę jest Wiktor Kubiak. Od grudnia 1990 mieliście u steru rządów swojego człowieka, premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, swojego ministra spraw wewnętrznych, szefów służb specjalnych, dostęp do wszelkich archiwów, tajnych dokumentów, i kiedy dysponowaliście tym wszystkim, nie zaświtało wam, by dociec, kto daje wam pieniądze? I dlaczego je daje? Naprawdę nie kusiło was, by zweryfikować, kto stoi za kubiakiem? Czy aby nie ma związków z półświadkiem, z wojskowym lub cywilnym wywiadem, z fozem, z rozmaitymi rzemkami tego świata? Jego teczki dla was, ludzi mających pełnię władzy, stały otworem. No, bez dwóch zdań trudno odmówić panu słuszności, odparł. Jednak wtedy Donald przedstawiał Kubiaka jako weterana protestów studenckich z 1968 jako człowieka, który nienawidzi komunistów i chce z nimi walczyć. No. <gry> Może się to panu wydać śmieszne, ale kupiliśmy ten kit. Tusk za niego w pewnym sensie zaręczył. No, powtarzam, nie mam zielonego pojęcia, jak i gdzie się poznali, ale znali się dobrze. Donald, pytany o to, unikał jasnych odpowiedzi i trzymał to zawsze w tajemnicy. Podkreślał dokonania biznesowe kubiaka i korzyści, jakie możemy z tego wszystkiego wynieść, panie majorze. Uparcie tytułuje mnie pan majorem, choć od lat jestem poza służbą, ale okej, okay, istotnie. Nie jestem dziennikarzem, amatorem, który bezkrytycznie, tylko na wiarę przyjmuje wszystko to, co rozmówcom ślina na język przyniesie. Mój fach polegał na łączeniu kropeczek. Dlatego próbuję zrozumieć. I muszę powiedzieć, że nie kupuję tych bzdur, które pan tu mówi. Proszę się nie gniewać, panie Pawle, ale nikt o zdrowych zmysłach by ich nie kupił. Ma pan rację, mówiąc, że czasy się zmieniły, ale ja zaczynałem służbę właśnie wtedy, na samiutkim początku lat dziewięćdziesiątych. Pamiętam jeszcze co nieco i wiem, jak to wtedy było. Na miejscu premiera Bieleckiego wezwałbym ministra spraw wewnętrznych Henryka Majewskiego. I wydał mu krótkie polecenie: sprawdzić Wiktora Kubiaka we wszystkich dostępnych materiałach. Kropka. I wyszłoby szydło z worka. Ale wy tego z jakichś powodów nie zrobiliście. Dlaczego? Jak to możliwe, że daliście Tuskowi tak całkowitą, całkowicie bezkrytyczną wiarę, a Kubiakowi tak olbrzymi kredyt zaufania? Ma pan rację, ale nie do końca. Rzeczywiście były możliwości sprawdzenia Kubiaka, i sam do dziś nie rozumiem, dlaczego tak się nie stało. Może dlatego, że Donald był bardzo przekonujący, a może z innych powodów fakt pozostaje faktem i nic z tego już nie zmieni? Pewnie pan nie uwierzy, ale wtedy, w okresie transformacji, nikt o tym nie myślał. Wiktor Kubiak to był dla nas zupełnie inny świat, przenoszący nas w inną rzeczywistość. Zachwysnęliśmy się tym światem, nie było dla niego rzeczy niemożliwych, a do tego miał gigantyczne, niewyobrażalne wprost pieniądze, które dawał Donaldowi w poszarpanych reklamówkach. Tak po prostu wyglądały początki polskiej demokracji. Postkomuniści mieli wszystko: pieniądze, media, banki, my byliśmy szarakami z dziurawymi kieszeniami, i w takich realiach Kubiak stał się naszym głównym finansowym zapleczem. To dzięki niemu mogliśmy rozbudować struktury, wyposażyć terenowe biura, na przykład w Lublinie czy w Krakowie. Pieniądze od Kubiaka pozwoliły nam na zmianę stylu bycia i życia. Staliśmy się bogatą partią. Kto mógł przypuszczać, że tak naprawdę finansują nas ludzie z drugiej strony? Może ktoś, kto za nich ręczył? Ktoś, kto ręczył za kubiaka? Czekałem na jakiś komentarz. No ale nie było żadnego. Teraz to ja miałem go w narożniku i postanowiłem to wykorzystać. Opowie mi pan, jak to było z mieszkaniem tuszka w Sopocie? Z tym, które sfinansował mu Kubiak. O mieszkaniu i pieniądzach na ten cel od Kubiaka dowiedziałem się dopiero w 2008 czy 2009, podczas spotkania z Kubiakiem. Wiktor funkcjonował wtedy w Londynie, gdzie po wyjeździe z Polski prowadził interesy. W połowie lat dziewięćdziesiątych groziło mu aresztowanie w związku z jedną z prywatyzacji i w trybie pilnym musiał się ewakuować. No było tak, Janusz Lewandowski, który był ministrem do spraw przekształceń własnościowych, szedł na całość i w ramach wdzięczności powołał Kubiaka na swojego doradcę i pełnomocnika do sprawy prywatyzacji polkoloru piaseczno prywatyzacja tej spółki i zresztą nie tylko tej budziła spore wątpliwości natury prawnej zakłady kineskopowe Unitra Polcolor nie tylko produkowały lampy oscyloskopowe i kineskopy ale też miały rozbudowany sektor badawczo-rozwojowy opracowano tam rewelacyjne systemy noktowizyjne Prężnie rozwijał się przyszłościowy dział ekranów LCD. Fabryka była nowoczesna, ale z różnych względów zadłużona po uszy. Przy kilkuset procentowej inflacji nikt nie był w stanie spłacać długów. Czasami by ratować organizm trzeba poświęcić kończynę. W tym przypadku zastosowano metodę wydmuszki. Podzielono firmę na dwie części. Ten zdrową przeniesiono do nowej, niezadłużonej spółki. Długi zaś pozostawiono w starej, skazanej na upadek. Plany ministerstwa przekształceń własnościowych i zarazem plany Wiktora Kubiaka zakładały powołanie spółki joint venture, w skład której miały wejść francuski koncern Thomson, Bank Rozwoju Eksportu i Bank Handlowy. Banki miały objąć udziały w zamian za zobowiązania fabryki z Piaseczna. Po dokładnej analizie bankowcy odmówili jednak zaangażowania się w spółkę, stwierdzając, że w procesie prywatyzacji popełniono wiele rażących błędów. Na tyle rażących, że może to podważyć legalność procesu prywatyzacji. Kubiak i Lewandowski na tyle osłabili pozycję Polski w negocjacjach, że w konsekwencji francuski koncern uzyskał lepsze nawet warunki, niż proponował. Z punktu widzenia Francuzów było to zachowanie wręcz kuriozalne tyleż groteskowe, co przekraczające oczekiwania. Co by pan myślał o sprzedawcy samochodu, któremu pan jako kupujący proponuje 100 tysięcy? A on mówił, że nie, że wystarczy pięćdziesiąt. To właśnie zrobiono Thompsonowi. Mówiąc wprost, podarowano ponad połowę wartości Polkoloru. Polskę w tej transakcji reprezentowała spółka pod nazwą Adextra, która oddała powstałej spółce Thomson Polcolor. 85% majątku polkoloru wynoszącego łącznie 1,2 biliona starych złotych. Jakby tego było mało, wszystkimi długami polkoloru obciążono adekstrę. Szkopuł w tym, że ta nie miała pieniędzy, więc straty poniósł skarb państwa. Poręczycielowi polkoloru za dług zapłacił kombinat górniczo-hutniczy. Polska mieć. Cała ta sprawa, nawet w naszym środowisku, wywołała mnóstwo kontrowersji, bo Kubiak był doradcą ministra Lewandowskiego, a jednocześnie reprezentował drugą stronę transakcji, czyli Thompsona. Śmierdziało to na kilometr. No, ale nie mieliśmy wtedy nic do powiedzenia, bo decyzje podejmowali Tusk i Lewandowski. Podobnie dziwnych prywatyzacji. W rzeczywistości grabieższych operacji, które polegały na wyprzedaży zakładów, często poniżej wartości gruntów, na których stały, było wtedy mnóstwo. Ale ani o mechanizmach, ani tym bardziej o skali tego wszystkiego, nie mieliśmy zielonego pojęcia. Ja o tym nie miałem pojęcia. Ta wiedza przyszła później. Wracając jednak do zakupu przez Donalda mieszkania w Sopocie. Musi pan wiedzieć, że podczas spotkania z Wiktorem, gdy rozmowa zeszła na Tuska, Kubiak nazwał go ryżem H. Przepraszam za określenie, ale to dosłowny cytat chciałem wiernie oddać atmosferę rozmowy. Który pożyczył pieniądze na mieszkanie i nie dość, że nigdy ich nie oddał, to jeszcze nie pomógł w kłopotach. Kubiak miał żal. Dotuska, że nie pomógł mu, gdy pojawiły się problemy z prawem. Gdy wyszło z tym mieszkaniem, wszyscy zastanawialiśmy się, skąd Donald miał pieniądze. Bo musi pan wiedzieć, że do tego czasu mieszkał z żoną i dwójką dzieci w pokoju w akademiku w Gdańsku i nie miał pieniędzy. A tu raptem taka transakcja. O, z tego co wiem, a wiem to z dobrych źródeł, KLD, także sam Tusk, miał finansowanie także ze strony innych osób, również za pośrednictwem Fundacji Liberałów z Gdańska. Fundacja Liberałów to była wielka tajemnica środowiska gdańskiego. My w Warszawie nic o niej nie wiedzieliśmy. Skąd biorą pieniądze, kto faktycznie. Finansuje fundację? Nic. Donald Tusk i Jan Krzysztof Bielecki utrzymywali to w wielkiej tajemnicy. A o innych dobroczyńcach Tuska czy KLD też nic nie wiedzieliście? Donald dostawał do użytku samochody od biznesmenów, od Andrzeja Rzeźniczaka, od Gocmana czy kuśnierza z Krakowa. Powinien Pan wiedzieć, że 80% klubu KLD stanowili biznesmeni, którzy liczyli na profity z prywatyzacji. A no i takie profity dostawali. Gotzman i kuśnierz, na ten przykład, dostali od Lewandowskiego Krakchemię i Techmę prawie za darmo, przez co mieli potem kłopoty z prokuraturą. Tusk, Dysponował też samochodem od braci Stajszczaków. To akurat dla nikogo w centrali KLD nie było tajemnicą. To chyba była Alfa Romeo. Po raz kolejny na dłuższą chwilę zanurzyłem się w przeszłość. A zanurzyłem się, bo o wszystkich wymienionych wiedziałem dużo. Tak dużo, że nie musiałem już wiedzieć nic więcej. Zarówno Andrzej Rzeźniczak, senator KLD, jak i bracia Szczakowie z Bydgoszczy niejednokrotnie przewijali się w materiałach operacyjnych mojej dawnej firmy. Ten pierwszy rozbłysnął jasnym, lecz krótkotrwałym światłem już w 1989, gdy założył prywatną agencję lokacyjną. W rzeczywistości piramidę finansową ochranianą przez służby specjalne PRL-u. Skazany w 2004 na karę więzienia, ukrywał się przez 6 lat. Ostatecznie został zatrzymany w 2010. Przewieziony do aresztu śledczego w Chojnicach, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Kierownictwo aresztu jako oficjalną przyczynę zgonu podało zatrzymanie akcji serca. Już tylko jako ciekawostkę traktowałem w tym kontekście fakt, że Andrzej Rzeźniczek był bardzo dobrym znajomym Mariusa Olecha. Gdańskiego gangstera i biznesmena znanego z afery Ambergold. Jeżeli jednak Andrzeja Rzeźniczaka można by nazwać postacią barwną, bez dwóch zdań taką był, to zastanawiałem się, jak określić Janusza Stajszczaka. Rozmyślałem nad tym przez jeden malutki moment, ale nic nie przyszło mi do głowy. Wiedziałem jednak, że powiedzieć o nim, iż był postacią równie barwną, co rzeźniczak, to tyle, co nic nie powiedzieć. Jak wielu polskich miliarderów, Janusz Stajszczak zaczął karierę od działalności paraprzestępczej. Jako zwykły cinkciarz handlujący walutą pod bydgoskimi peweksami. To z tamtego okresu datują się ciekawe znajomości, które zawarł. By nie wchodzić w szczegóły, środowisko cinkciarskie było powiązane z marginesem społecznym, a ponadto penetrowane i wykorzystywane przez służby specjalne PRL-u. Przy ich pomocy w wolnej Polsce Cinkciarz biznesmen uruchomił sieć kantorów, a następnie działalność import-eksport. Nastawiono m.in. na sprowadzanie z zagranicy alkoholu i sprzętu elektronicznego na ogromną skalę. Wtedy właśnie Janusz Stajszczak zaczął się działalnością dobroczynną na rzecz KLD. I właśnie wtedy przypadek, nie przypadek. Na przełomie lutego i marca 1991 rząd premiera Bieleckiego wpadł na szatański pomysł wprowadzenia nowej taryfy celnej na importowany sprzęt elektroniczny. A na tę decyzję czekały już setki stojących na granicy tirów, które wiozły do kraju ogromne ilości elektroniki jeden z wielu bandyckich numerów tamtych czasów. Realizowanych przy otwartej kurtynie i z błogosławieństwem najwyższych władz, którym w ułop, mając związane ręce, przyglądaliśmy się całkowicie bezradnie. Puentę dla tej historii stanowił obecny status Janusza z Ściganego za zdefraudowanie trzydziestu pięciu milionów złotych i za pranie brudnych pieniędzy poszukiwanego międzynarodowym listem gończym wystawionym przez prokuraturę regionalną w Gdańsku. Najbardziej dobre dzieciaki, jak mówiliśmy w UOP i ABW o swoich klientach, z grona dobroczyńców KLD i samego Donalda Tuska, to ostatni z wymienionych przez Pawła Piskorskiego krakowscy biznesmeni Henryk Kuśnierz i Andrzej Gocman. Ci nie bawili się już w żadne subtelności, tylko poszli po całości, zgodnie z zasadą starą jak świat: im większe pieniądze, tym większy wystawiony rachunek. Czyli jak to mówią, prostą drogą do celu. Według tej zasady, niedługo po tym jak podjęli się finansowania KLD, umożliwiono im nabycie w drodze prywatyzacji krakowskich przedsiębiorstw Skarbu Państwa. Gocman i Kuśnierz nabyli pakiety własnościowe w delikatnie mówiąc dwuznacznych okolicznościach. A było tak: Janusz Lewandowski zdecydował o prywatyzacji dwóch krakowskich spółek krak chemii i techmy. Szkupł w tym, że jednym z kupujących miał być kolega ministra z kongresu liberalno-demokratycznego. Andrzej Gocman. Po drugie, w toku postępowania prywatyzacyjnego odrzucono lepszą, droższą ofertę. Po trzecie, wątpliwości wzbudzała dokumentacja prywatyzacji, bo jeden z ważnych dokumentów był antydatowany. I wreszcie, po czwarte, kupujący przejmował cały zysk prywatyzowanych firm. Czyli tak naprawdę krak chemia i techma zostały sprywatyzowane za pieniądze, krak chemii i techmy. Wszystko to razem wzięte było szyte tak grubymi nićmi, że i ślepy nie mógłby tego nie dostrzec. Być może o takim załatwieniu sprawy przesądziła pycha, a być może liczono, że gdy pieniądze mówią, prawda milczy. Tak czy inaczej realizacja całej tej historii w sposób absolutnie ewidentny po utracie przez liberałów władzy zaprowadziła Janusza Lewandowskiego na ławę oskarżonych. Ale raz jeszcze okazało się, że sprawiedliwość w trzeciej RP jest martwa, jak dinozaury. Prokuratura zarzuciła Lewandowskiemu działanie na szkodę interesu publicznego przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Ale najpierw Sejm nie zgodził się na uchylenie Januszowi Lewandowskiemu, w ten czas już posłowi, immunitetu, a po latach, gdy immunitet został wreszcie uchylony, okazało się, że część zarzutów uległa przedawnieniu. Na koniec, gdy do władzy znów doszli liberałowie, tylko tym razem już pod szyldem Platformy Obywatelskiej. Sąd uniewinnił Lewandowskiego z uzasadnieniem, które powinno przejść do historii sądownictwa, nie tylko zresztą polskiego. Oskarżony i inne osoby uczestniczące w prywatyzacji przyznali, że nie mieli doświadczenia, a wiedza ekspertów z Zachodu nie przystawała do polskiej rzeczywistości. Podjęli ryzyko. Oczywiste jest, że mogło dojść i doszło do zaniedbań i nieprawidłowości, ale zdaniem sądu, nie doszło do złamania prawa. A no i w takich to okolicznościach przyrody w oparciu o takich dobroczyńców i o taką dobroczynność, Donald Tusk i jego koledzy z KLD budowali nową partię i Nową Polskę. To jakaś choroba? Słucham? Głos Pawła Piskorskiego, niczym z czeluści, wyrwał mnie z zamyślenia, w którym tkwiłem od pewnego czasu. Pytam, czy często pan tak ma, panie majorze? Yy, tak, to znaczy jak? No, <zysy> — No jest pan tu, czy pana nie ma? W jego oczach odbiło się zamyślenie. — Jestem, jestem, oczywiście, najmocniej pana przepraszam. E, czy może mógłby mi pan co nieco opowiedzieć o Tadeuszu Koniecznym? Wiem skądinąd, że to dobry przykład, pokazujący większą całość. Przykład jednego z transferów, członków nieboszczki PZPR w szeregi Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Czy wiedzieliście, kim był konieczny? Czy wiedział to Donald Tusk? Doskonale wiedzieliśmy. Kiedy Tusk przyprowadził go do nas i przedstawił, to stwierdził, że to taki nasz oswojony PZPR-owiec. Ja traktowałem go jako oko i ucho Donalda. Miał pilnować jego interesów i robił to przez wiele lat. To Donald wsadził koniecznego do kolegialnego zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. A po co? No, to proste. Miał nadzorować wydawanie pieniędzy i pilnować interesów gdańskich liberałów. Dysponowaliśmy wielką kwotą. Było tego około pięciuset milionów marek niemieckich. A ja, jako jeden z prezesów, nie należałem do środowiska gdańskiego, czyli nie byłem człowiekiem, do którego gdańszczanie mieli pełne zaufanie. Tadeusz koniecznym kimś takim był, pomimo swoich związków ze służbami specjalnymi PRL-u. No a jeśli powiem, że nie tylko PRL-u, to się pan zdziwi? No zapytam wprost. Wam to nie przeszkadzało? Ja do niego miałem ambiwalentny stosunek. Ale to Tuż go przyprowadził. To był jego człowiek. Jeszcze raz to powiem. Konieczny nadzorował interesy gdańskich liberałów w tej dysponującej ogromnymi środkami organizacji kropka. Chciałbym. O to zapytać. Ustaliłem, że z dużych dofinansowań korzystał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Jana Szomburga, który otrzymywał dofinansowania do swoich projektów. Wcale nie małe dofinansowania. O! Instytut właściwie powstał w dużej części za pieniądze fundacji, mimo że został założony prawie rok wcześniej. Potem kilkakrotnie były dofinansowane projekty realizowane przez IBNGR, ale nie pamiętam już kwot. A jak potoczyły się losy koniecznego? Czy w dalszym ciągu orbitował wokół KLD? A właściwie po połączeniu się KLD z Unią Demokratyczną wokół środowiska liberałów? Założył spółkę. Quest, a potem z moim kolegą, jeszcze z czasów NZS-u, pochodzącym z Krakowa Andrzejem Długoszem, spółkę Cross Media, miała siedzibę opodal Sejmu. Z zarządów platformy obywatelskiej było to miejsce, gdzie zapadały decyzje dotyczące praktycznie wszystkich dziedzin polityki od infrastruktury po sprawy związane ze skarbem państwa. Właściwie siedziba Cross Media nie ma tu żadnego znaczenia, bo mówię w tym momencie o klubie Demeter na ulicy Górnośląskiej w Warszawie, który był najważniejszym miejscem w Polsce, to tam zapadały wszystkie kluczowe decyzje. Nie Sejm czy Senat, a już na pewno nie kancelaria prezesa Rady Ministrów, tylko właśnie klub Demeter. Klubo restauracja mieściła się w skromnej i niepozornej kamienicy z żaluzjami w oknach i była niedostępna dla zwykłych ludzi, bo wchodziło się do niej tylko za pomocą domofonu, którym dzwoniono do obsługi i dopiero po przedstawieniu się otwierano drzwi wejściowe. Wpuszczani do środka byli tylko ci, którzy mieli tam wejść czyli posiadacze kart klubowych lub zaproszeni przez nich politycy, biznesmeni. Rzadziej dziennikarze czy PR-owcy. Klub Demeter zdobył taką pozycję dzięki temu, że jego właścicielem był właśnie Andrzej Długosz. Były działacz Kongresu Liberalno-Demokratycznego, ale przede wszystkim jeden z bardziej wpływowych spin doktorów z agencji PR-u Cross Media. I dlatego w platformie na tę miejscówkę mówiło się u Długosza. Okres rozkwitu nastąpił w czasach, gdy Grzegorz Schetyna był w Platformie Obywatelskiej numerem 2 po Tusku i bywał tam ze swoimi ludźmi. To w Demeter Andrzej Długoż przygotowywał sobie Siaka, Drzewieckiego i Chlebowskiego do zeznań przed komisją do sprawy afery hazardowej. Wiem, że po aferze hazardowej. W Demeter Marcin Rosu, najbliższy współpracownik Mirosława Drzewieckiego w resorcie sportu, świętował udany występ przed Komisją Śledczą. Ja tam bywałem nawet po odejściu z platformy obywatelskiej. Przez wzgląd na znajomość z Andrzejem wpadałem, by kupić do domu coś do jedzenia, bo kuchnie mieli dobrą. No, ale, ale to dygresja. Zapamiętałem raz taki widok. W jednym boksie siedzi Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, załatwiający interesy z biznesmenami, których bliżej nie znam, w drugim boksie Jan Kulczyk z kimś z ministerstwa, nawet nie wiem jakiego, a w następnym boksie Alek Grad, minister skarbu państwa załatwiający kolejny interes. Z każdym się przywitałem i poszedłem załatwiać swoje sprawy. I naprawdę nikt postronny nie mógł wejść do Demeter? No absolutnie. Tam wchodzili tylko zaufani i osoby towarzyszące. Klub był miejscem zapewniającym całkowitą dyskrecję. Osoba długosza to gwarantowała. Powiedziałbym tak, w Demeter zapadały kluczowe dla polskiej gospodarki decyzje w praktycznie wszystkich sferach. I proszę mi wierzyć, naprawdę tak było. Crossmedia była największą firmą lobbingową w czasach rządów PO. Tam naprawdę płynęły duże pieniądze, liczone nie w setkach tysięcy złotych, lecz w milionach. No, przypuszczam, chciałbym jednak zapytać. Dlaczego crossmedia, a właściwie właściciele, długoż i konieczny, przewijali się w sprawie prywatyzacji Ciechu, największego i ostatniego skoku na kasę Jana Kulczyka, w wyniku którego państwo straciło setki milionów złotych? Ja zadałbym inne pytanie. W jakiej prywatyzacji za czasów platformy crossmedia nie brały udziału? Okej, okay, no to z innej beczki, wspominał pan, że Donald Tusk w pewnym momencie starał się ukryć koniecznego i znajomość z nim. Bo tak było. Po zatrzymaniu długosza i koniecznego, spowodowanym zamieszaniem obów aferę Stella Maris to było w 2005, gorący czas. Podwójne wybory parlamentarne i prezydenckie. Sztabowcy PiSu wzięli na tapetę wszystkie kontakty Tuska i postać koniecznego mogła bardzo Tuskowi zaszkodzić. Postanowiono wycofać koniecznego, co nie przeszkadzało mu w dalszym ciągu pozostawać w drużynie Donalda. Czy długoż i konieczny w dalszym ciągu są związani z Platformą Obywatelską? Długoż tak. To związek do końca życia, ze względów finansowych. Natomiast, z tego co słyszałem, panowie nie prowadzą już wspólnego biznesu, rozstali się. Jaki był powód, nie wiem. Słyszałem tylko, że jak zawsze poszło o pieniądze, duże pieniądze. A o fenomenie przyjaźni pomiędzy Tuskiem i Pawłem Grasiem. Powie mi pan coś? No ciekawi mnie to z pewnych względów. Ho, 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 ciekawski pan jest. Taką mam pracę. No tak. Generalnie w politycznym życiu Tusk wyznawał zasadę, by nie przywiązywać się do współpracowników przeciwnie, gdy ich wykorzystał, z reguły szybko się z nimi rozstawał. Tak, no i chyba tylko z Grasiem jest zupełnie inaczej. Oświeci mnie pan dlaczego? Aby no wyjaśnić ten fenomen, odpowiem tak. Donald Tusk w politycznym życiu potrzebuje, kolokwialnie mówiąc, kapciowego. Tak jak Wałęsa potrzebował Wachowskiego, którego szybko się pozbył. Opozbył no, się, ale potem go przygarnął z powrotem z wiadomym skutkiem. Sporo go to kosztowało. Tak, ale Tusk, mimo ujawnienia kompromitujących faktów o Grasiu, fałszowania dokumentów, nie zdecydował się zrzucić tego balastu, tylko go chronić. A no skąd w tym jednym przypadku taka nietypowa dla Tuska lojalność? A wie pan, Donald Tusk miał dziwny sposób funkcjonowania. Ja zdecydowanie preferuję pracę zespołową. Każdemu daję zadania do wykonania i oczekuję realizacji. Donald natomiast preferuje w pracy totalne bałaganiarstwo. Nie lubi systematyki. Czas najchętniej spędzałby na paleniu cygar i oglądaniu meczów piłki nożnej. Pamiętam, jak Tusk był wicemarszałkiem Senatu i miał taki pokoik służbowy, gdzie spotykaliśmy się systematycznie i uzgadnialiśmy sprawy partyjne w ścisłym kierownictwie. Tusk, Drzewiecki, Schetyna i ja. Oglądaliśmy mecze, piliśmy wino, rozmawialiśmy o sprawach partyjnych. Donald, który nie znosił podejmowania decyzji w sprawach partyjnych, z reguły mnie do nich delegował. Kiedy naprawdę potrzebna była jego decyzja, czekał do przerwy meczu i wtedy szybko uzgadnialiśmy kwestie służbowe. Podobnie było na posiedzeniach rządu. Tusk nudził się długimi posiedzeniami i zawsze starał się szybko je kończyć. Przez pewien czas takim kapciowym był dla niego Grzegorz Schetyna, który towarzyszył Tuskowi w kadencji 1997. 2001 i potem po powstaniu platformy w kadencji 2001-2005, kiedy Donald mieszkał w hotelu Sejmowym razem ze Schetyną spędzali dużo czasu. Ja wtedy wypadłem z towarzystwa z prostego powodu. Zostałem prezydentem Warszawy i miałem mnóstwo obowiązków służbowych. Siłą więc rzeczy, nie mogłem często bywać u Donalda w Sejmie. Podobna sytuacja zdarzyła się z Grzegorzem Schetyną, który po wygranych wyborach parlamentarnych w 2007 został ministrem spraw wewnętrznych. Miał dużo obowiązków, nie mógł bywać i towarzyszyć Donaldowi. I w tę lukę wszedł Paweł Graś. A że nie miał za sobą żadnego zaplecza politycznego, nie stanowił dla Tuska żadnego zagrożenia. Z powodzeniem. Pełnił i do dziś pełni funkcję kapciowego. Tusk potrafił robić z nim wszystko, zdymisjonować z zajmowanego stanowiska w ciągu dziesięciu minut i potem przywrócić na stanowisko, jakby chciał przetestować wytrzymałość Grasia. To właściwie wszystko, co mogę powiedzieć na temat tej dziwnej przyjaźni pomiędzy Tuskiem a Grasiem. Ależ niech pan mówi dalej, poprosiłem. To wszystko jest naprawdę bardzo ciekawe. Od początku zadaje mi pan trudne pytania, na które nie potrafię odpowiadać z sensem. Zależy mi jednak, by pan zrozumiał. Nam wszystkim przyświecała wtedy zasada umocnić się na scenie politycznej za wszelką cenę. O sprawach finansowych w KLD decydował Gdańsk. My w Warszawie o pewnych sprawach nigdy niczego nie wiedzieliśmy. Mimo, że byłem jedną z ważniejszych osób w KLD, nie zostałem dopuszczony do tajemnic dotyczących finansowania partii nigdy. Dostawałem pieniądze na realizację naszych celów i zadań, ale nie wiedziałem skąd są te środki. Nie wiedziałem też skąd biorą się pieniądze dla Fundacji Liberałów w Gdańsku. Nikt spoza środowiska gdańskiego nie został nigdy dopuszczony do tych tajemnic. O tym wiedzieli tylko Donald Tusk i Janusz Lewandowski. A jednak jest w tej sprawie, panie Pawle, coś jeszcze. Wiktor Kubiak był nie tylko tajnym współpracownikiem WSW, który finansował was pieniędzmi z afery FOZ ale dodatkowo trzymał się blisko z gangsterami z Pruszkowa, czyli z tak zwaną mafią Pruszkowską. Jego partnerem biznesowym był Wojciech Paradowski, kasjer Pruszkowa i kilku ludzi z zarządu tej największej grupy przestępczej w Polsce. Czy mając taką, a nie inną paletę możliwości swojego premiera, szefa MSW, Urząd Ochrony Państwa i wszystkie możliwe służby specjalne. Naprawdę niczego nie wiedzieliście? No mój zawód sprawia, że widziałem i słyszałem w życiu tyle, że starczyłoby tego na kilka żyć. A jednak to coś niebywałego. Czy to możliwe? By partia, która tworzyła rząd, nie miała zielonego pojęcia, kto jest jej sponsorem? Nasz ówczesny etos, jak to zapamiętałem, mieścił się w formule. Dobrze jak biznesmen angażuje się w politykę. Bo nie jest uzależniony od sprawowanej funkcji czy posady. Jest bogaty, to nie będzie chciał kasy. Spotkał pan kiedyś kogoś takiego? Milionera, który nie chciałby więcej milionów? Nie musi pan odpowiadać, bo obaj znamy odpowiedź, obaj wiemy, że to bzdura. No, to trudne do wytłumaczenia, ale naprawdę tak wówczas myśleliśmy. To teraz chce mi pan wmówić, że jednak uwierzyliście w świętego Mikołaja. Uwierzyliście także w to, że Wiktor Kubiak jest jego nowym wcieleniem? Byliśmy naiwni, to prawda. A jak się pan teraz z tym czuje? Jak się czuje? No z tym, że byliście finansowani przez mafię. Co do współpracy Kubiaka z Pruszkowem, to przynajmniej ja o tym fakcie nie miałem zielonego pojęcia. Proszę mi wierzyć, majorze. No być może pan i być może niektórzy pańscy koledzy nie wiedzieliście o niczym. A teraz niech pan mi uwierzy. Byli między wami tacy, którzy wiedzieli. Poza wszystkim wiedział zarząd Pruszkowa. O was... O waszych interesach z Kubiakiem, o wszystkich kulisach, spotkań w Mariocie, o tym, co tam się wtedy działo. Absolutnie wszystko. Wiedzieli nawet o waszych interesach z Niemcami. Panie majorze, ale o tym mówić nie będziemy. Podniósł głos o ton wyżej. A może mi się tylko tak zdawało. Dlaczego? Spytałem krótko. Bo tak się umówiliśmy. Powiedziałem panu na wstępie, że o pewnych sprawach rozmawiać nie będę. To właśnie jest jedna z takich spraw. Zdziwiłby się pan, ile może być z tego kłopotu, wyszeptał tonem wyjaśnienia. Mogę powiedzieć tylko tyle. Że faktycznie dostawaliśmy od Niemców pieniądze. Dostawaliśmy je w reklamówkach. Nie mam pojęcia, jak Niemcy zapisywali to w swoich dokumentach księgowych, ani nie wiem, jak my zapisywaliśmy to w naszych papierach. Nie mogę też panu opowiedzieć o kulisach tych transakcji, choć o tym akurat wiem sporo, ale nie mogę, bo każde ryzyko ma swoje granice. Musi mnie pan zrozumieć. I. i... I naprawdę nie wiem, od kogo konkretnie były te niemieckie pieniądze od CDU czy, czy Fundacji Adenauera. Ale ja wiem, od kogo odparłem krótko. Patrzył teraz w moje oczy, z nieokreślonym wyrazem twarzy a ja patrzyłem w jego oczy, usiłując zrozumieć, na tym polegała moja praca, łączyć kropeczki i spróbować zrozumieć. I wiem coś jeszcze, dodałem po chwili zastanowienia. Tak. Wiem coś, o czym wie także pan. Wiem, dlaczego nie może pan o tym mówić. Dwie minuty później pożegnaliśmy się i wyszedłem z budynku na zewnątrz. Nie śpieszyłem się, chciałem to wszystko przemyśleć i przetrawić. Idąc marszałkowską, myślałem o zakończonej chwilę wcześniej rozmowie. Myślałem o tym, jak dobra była to rozmowa. Paradoks polegał na tym, że Paweł Piskorski właściwie nie powiedział mi nic, czego bym wcześniej nie wiedział. A jednak miałem dziwne, niesprecyzowane wrażenie, że powiedział mi wszystko. No, może prawie wszystko. Całej reszty miałem dowiedzieć się w Gdańsku. Rozdział czwarty początki. Był porządnym chłopem i ten fakt nie podlegał dyskusji, nie tylko dla tych, którzy mieli możliwość poznania go bliżej, ale także dla tych, którzy takiej możliwości nigdy nie mieli, ale którzy widzieli dokonywane przez niego wybory i działalność publiczną. Był bowiem jednym z tych, nie tak znów licznych, bohaterów opozycji z lat osiemdziesiątych, którzy nie byli bohaterami na niby, nie zdradzili ideałów S i nigdy nie dali się złamać czy dokooptować. Czas pokazał, że nie był też typem karierowicza, bo gdy wahadło historii odchyliło się w drugą stronę, nie chciał wykorzystywać swoich kontaktów do robienia politycznej kariery czy znalezienia intratnej posady. Są ludzie, którzy dla kariery zrobią wszystko: zdepczą przyjaźń, złamią zasady, zniszczą lub nawet pogrzebią innych ludzi. Ale na szczęście są też tacy, którzy idą przez życie prostą drogą, bo tak nakazują im przekonania i przyzwoitość. On właśnie takim był człowiekiem. Obserwując drogę, jaką obrał, z pewnością nie na skróty, za to mocno pod prąd, od lat żywiłem do niego sympatię i szacunek. Pamiętam, że oglądając w telewizji pełne frazesów w gęby niektórych polityków, a jednocześnie wiedząc z racji służby w ABW, to i owo, czyli. Kto jest naprawdę kim, kto z kim sypia, kto z kim pije wódkę, I jakie robi interesy. Niejednokrotnie gorzko się uśmiechałem do swoich myśli, bo powiedzieć o tej menażerii bagno, to tyle co nic nie powiedzieć. Na tle takich elit człowieku wydawał mi się wielki jak góra i bielszy niż biel. A jednak to nie wszystkie jego przymioty. I nie jego biografia była powodem, dla którego teraz z nim rozmawiałem w jego gdańskim mieszkaniu. I nie chodziło też bynajmniej o to, że z racji swoich gdańskich kontaktów był doskonale zorientowany w kulisach bieżącej polityki i niuansach zakulisowych politycznych gier. Tym, co naprawdę przygnało mnie nad morze, była przeszłość która dla interesującej mnie historii miała być prologiem. Nasze ścieżki z Krzysztofem Wyszkowskim, bo tak nazywał się mój rozmówca, żywa legenda Solidarności, nie przeciałby się nigdy dotąd, więc teraz przyglądałem mu się z zaciekawieniem. Na oko mógł mieć około 180 cm wzrostu i trzymał się prosto jak trzcina. Zachował sportową sylwetkę, a jego pogodna i szczera, choć autorytatywna twarz, ruchliwość i energia, bijąca od całej tej postaci, żadną miarą nie przywodziły na myśl człowieka z siódmym krzyżykiem na karku, którym w istocie był, bez dwóch zdań. Mój rozmówca wyglądał na porządnego gościa, takiego, co to wzbudza sympatię, nim wypowie jedno słowo. Tymczasem my rozmawialiśmy już od dobrych trzydziestu minut, zaopatrzeni w kawę i usadowieni na wysokich, solidnych krzesłach. Siłą więc rzeczy zdołałem utwierdzić się w przekonaniu, że moja wcześniejsza ocena tej postaci, otwartej i szczerej, Potrafiłem to ocenić, była oceną właściwą. Mieliśmy za sobą powitanie, uprzejmości i cały ten savoir vivre. Gdy naraz rozmowa potoczyła się w oczekiwanym przeze mnie kierunku, potwierdzającym słuszność tezy, w którą osobiście zawsze wierzyłem, a której ugruntowania spodziewałem się podczas tego spotkania. Że najważniejsze są początki. To było 22 lipca 1983 w Łączyńskiej Hucie. Mieliśmy z Dudą, Fułkiem, Kozłowskim i Tuskiem omówić kilka spraw. To wtedy, kiedy was aresztowali? Tak, słyszał pan o tym? Obiło mi się o uszy. ale proszę kontynuować. Przyszedłem przed czasem, ale tam był kocioł. Już na mnie czekali. Działali ostro, pistolet do skroni i ani kroku. I tak wyłapali wszystkich pięciu, jednego po drugim. To miało być typowe spotkanie konspiracyjne. Mieliśmy ze sobą bibułę, w dodatku ja byłem poszukiwany. Od ponad roku ukrywałem się przed esbecją. Byłem pewien, że to będzie długi wyrok. W tamtych realiach po prostu nie mogło być inaczej. A potem, nagle, po dwudziestu czterech godzinach, wszystkich nas wypuścili. Nie wierzyłem, że to się dzieje naprawdę. Dwudziestego trzeciego lipca wieczorem wracam do domu, wciąż w szoku. A tam żona mówi, że właśnie podali w dzienniku telewizyjnym, że ja się ujawniłem. <laughs> to nie miało sensu. Dlaczego? No w tamtym czasie opozycjoniści zatrzymywani w podobnych okolicznościach, na gorącym uczynku, można by rzec, dostawali po kilka lat, a najmarniej rok od siatki. Wcześniej obligatoryjnie przechodzili przez ścieżkę zdrowia. Która nie raz, nie dwa, była sto razy gorsza niż wyrok i kończyła się kalectwem na całe życie. Jak kilka miesięcy później zatrzymali Kozłowskiego, to najpierw straszliwie go skatowali, a dopiero potem poszedł by siedzieć na dziesięć miesięcy. I tylko dlatego na dziesięć, bo ogłosili amnestię. A tu z nami obchodzą się tak łagodnie? Dlaczego? Nikt nikogo palcem nawet nie ruszył, a nazajutrz wszystkich wypuścili. I naprawdę niewiele brakowało by jeszcze przeprosili. To było tak nienormalne, że prawie śmieszne. I chyba wtedy pierwszy raz pomyślałem o czapce niewidce. — Że mieliście w swoim gronie kreta. Tak, tak. Były tylko dwa wytłumaczenia tej sytuacji. Albo był to cud, albo mogło wydarzyć się tylko jedno. Ktoś z naszej piątki został zatrzymany niechcący, a że nie mogli wypuścić jednego, wypuścili wszystkich. Dla mnie to było oczywiste. Zrozumiałem to szybko, nieomal natychmiast, bo w tamtym czasie takie zwolnienie po dwudziestu czterech godzinach takiego grona, aresztowanego w takich okolicznościach, Zwyczajnie nie miało prawa się zdarzyć. Nie chciałem wierzyć. Wmawiałem sobie, że to jakieś szaleństwo, no ale fakty były, jakie były. I myśl, że mamy kreta, wracała jak bumerang. Koniec końców musiałem się z tym pogodzić, zaufać doświadczeniu, logice i instynktowi. Oczywiście wierzę w cuda, ale każda wiara ma swoje granice. Dlatego pierwszą okoliczność, że to cud, odrzuciłem a priori. W tym momencie przesłanie płynące z tej historii stało się już jasne mamy zgniłe jabłko. Wiedziałem, że to jeden z trzech, samego siebie wiadomo, wykluczyłem od razu, podobnie z pewnych względów Dudę, a po tym jak potraktowali Kozłowskiego, wykluczyłem także i jego. Pozostawał fułek i tusk, ale to jeszcze nie była pewność, a na razie tylko jaż wątpliwość. Co stało się potem? Potem tusk zaczął tłumaczyć wszystkim wokół, że wypuścili nas, bo nie wiedzieli kogo mają. Nie wiedzieli kogo mają, przecież powiedzieli o panu w dzienniku telewizyjnym. To samo pomyślałem, odparł. Dlaczego Tusk tłumaczy esbeków? I dlaczego tak idiotycznie? Można by powiedzieć na chama? Od ponad roku jestem poszukiwany w całej Polsce. W dzienniku telewizyjnym obwieszają triumfalnie o moim rzekomym samoujawnieniu. A ten wyjeżdża ze śpiewką, że wypuścili, bo nie wiedzieli, kogo mają. Uruchomiło to we mnie wszystkie możliwe dzwonki alarmowe, no ale wciąż jeszcze nie była to pewność. I był jakiś efekt tego dzwonienia? Nie od razu. To był pewien proces. Przyglądałem się, czekałem na rozwój wypadków, miesiącami, latami. To był długi marsz, nim wątpliwość przerodziła się w pewność. Zadecydowały detale. Pojedyncze wydarzenia, na przykład to, że wszyscy uczestnicy tamtej wpadki byli później zatrzymywani, przesłuchiwani, aresztowani, poddawani rewizjom, rozmaitym szykanom na dziesiątki sposobów. Wszyscy za wyjątkiem jednego. Niech pan zgadnie kogo. To nie jest trudny quiz: o, Donalda Tuska. Ach, od tamtej pory musiałem teoretycznie zakładać, że obserwują nas od środka. Dlaczego poza tym jednym jedynym razem, kiedy zatrzymano nas na 24 godziny i szybko wypuszczono, Donald Tusk nie był już nigdy więcej aresztowany, prześladowany jak inni? Przecież podobno był wielkim opozycjonistą. Taki przynajmniej wytworzono mu wizerunek. Ktoś musiał się naprawdę solidnie nagłówkować. Jak pan sięgnie do Wikipedii czy podobnych opracowań, nie uwierzy pan, ile ten człowiek dokonał. Twórca wolnych związków zawodowych, twórca SKS-ów, no bohater po prostu. Ale tego bohatera SB dziwnym trafem omijała, szerokim łukiem. Dlaczego? No to ważne pytanie dlaczego. Ale są ważniejsze. Kto zadbał o to, by po materiałach dotyczących tego walecznego opozycjonisty nie pozostał najmniejszy nawet ślad? Hmm, ciekawe rzeczy pan mówi. No, to fakty. Przed przyjazdem tutaj chciałem sprawdzić to i owo dla porównania. Sięgnąłem więc do Instytutu Pamięci Narodowej po pańską teczkę. O to miszczę, do czytania na tydzień z okładem. Tymczasem materiały IPN o Tusku to czysta abstrakcja, nie ma tam nic po prostu zero. Interesujące, prawda? No jeszcze bardziej interesujące jest to, że ten ktoś, kto zadbał o staranne wyczyszczenie materiałów odnoszących się do Donalda Tuska. Nie zadbał o wyczyszczenie ze zbioru zastrzeżonego raportów na jego temat. Słyszał pan zapewne o agencie Oskarze. W kilku swoich raportach wskazuje na Tuska jako na aktywnego opozycjonistę. Przez pełne dwadzieścia sekund wytrzymywaliśmy wzajemnie swój wzrok. Bez słowa. I gdy zacząłem już myśleć, że najwyraźniej go zatkało, przerwał milczenie. To samo pomyślałem, rzucił krótko, wciąż patrząc mi w oczy, że to mistyfikacja i próba wpuszczenia w ślepą uliczkę. To teoretycznie bardzo prosty kamuflaż. Niejednokrotnie spotkałem doniesienia, w których agent podaje swoje nazwisko jako rzekomo innego człowieka. Niedalej jak wczoraj przeglądałem właśnie takie materiały, w których wystąpiła dokładnie taka właśnie sytuacja. Agent po latach przyznał się, że składał raporty pisząc o sobie w trzeciej osobie: on. Dla historii, o której mówimy, to oczywiście żaden twardy dowód, żadne takie. No ale daje do myślenia, prawda? Trudno przeczyć, że woda jest mokra. Wracając do naszej historii, tych detali, które dla mnie stały się pomostem prowadzącym od wątpliwości do pewności, z czasem pojawiało się coraz więcej. Pojedyncze elementy, puzzle, które dopiero po ułożeniu w całość dają obraz. Było tego wiele, dużo było opowiadać. Wspomnę o dwóch zdarzeniach z końca mojej bytności w tym środowisku. W Sejmie, w piwnicy, gdzie dziś jest kaplica, zrobili naradę kierownictwa KLD. Przy stoliku prezydialnym siedzą premier Bielecki i Donald Tusk. Ten pierwszy mówi, że chyba już nie będzie się starał o reelekcję z naciskiem na chyba. Na sali wrzenie, bo taka decyzja musiałaby odbić się czkawką wszystkim obecnym. na to wstaje tusk i dodaje, że szansą na zmianę tej decyzji i dalsze sprawowanie władzy jest koalicja z tymi, do których programowo nam najbliżej, a najbliżej nam do SDRP, czyli postkomunistów na sali wrze jeszcze bardziej. Mnie też jasna krew już zalała, więc wstałem i powiedziałem tak. Jeśli ktoś na tej sali jeszcze raz zaproponuje koalicję z komunistami, to ja tu zaraz dam mu naukę. Zarządzono przerwę. A ja nie mogąc znieść atmosfery, która nagle zaczęła mi ciążyć, wyszedłem na zewnątrz. Chciałem wrócić do domu, bo nagle zacząłem mieć tego wszystkiego dość. Świata załganych, dwulicowych cyników, dla których nie liczy się przyszłość kraju, ludzie, idee, a tylko to, co praktyczne. Coś we mnie pękało na dobre, ale mimo wszystko jeszcze z nimi ostatecznie nie zrywałem. To był bowiem czas, gdy Wałęsa desygnował Geremka na premiera i gdy właśnie toczyły się negocjacje w tej sprawie ewentualne premierostwo Geremka postrzegałem jako największe nieszczęście, więc prowadziłem rozmowy z Bieleckim i Tuskiem, by storpedować te plany. No i to się udało. Gdy wróciłem na Wybrzeże, napisałem nawet w gazecie gdańskiej krótką notkę, że Tusk przejdzie do historii, bo zablokował premierostwo agenta Geremka. Dowiedziałem się później, że Tusk się wściekł, jak to przeczytał. Chciałem mu po prostu podziękować i go uhonorować, a tymczasem jemu zależało, by odpowiedzialność za blokadę Geremka spadła na Bieleckiego. To było bardzo w stylu Tuska, który przez długi czas z sobie znanych powodów wolał pozostać w cieniu. Coś na zasadzie puzo od ojca chrzestnego, który przecież nie pisał o mafii, a tylko o skromnych plantatorach winnicy. Pamiętam jak kiedyś w mojej obecności Bielecki powiedział do Tuska, co ty tutaj tak ciągle latasz? Może jak już tu jesteś, weź sobie jakąś rządową funkcję. Wie pan. Zaufanych ludzi przecież im brakowało. Ale Tusk konsekwentnie odmawiał i nawet udzielił na ten temat wywiadu dziennikowi bałtyckiemu. Powiedział, że nie chce rządowych stanowisk, bo woli funkcję, Machera z zaplecza. I dokładnie nim był takim macherem z zaplecza, w finansowym, ale też politycznym tego określenia znaczeniu. Wracając jednak do klu, jest druga historia, o której chciałem opowiedzieć. To też było bodajże w 1991. Na przyjęciu, jakich było wtedy sporo, moi koledzy, ludzie, których znałem, mówią otwarcie, jak przeprowadzić pewien interes, by jak najwięcej ukraść. Nie bawią się w subtelności, tylko kawa na ławę. Ukraść! Zmroziło mnie i wyszedłem do kuchni, gdzie Donald przygotowywał tacę z napojami. Nie pamiętam dokładnie daty tego wydarzenia, ale to w tym miejscu mniej istotne, bo bardziej chodzi o pokazanie pewnego mechanizmu i o scenę, którą zapamiętam do końca życia. Podchodzę do Tuska i sądząc, że on o niczym nie wie, mówię: Słuchaj, oni tam mówią: ukraść, co tu się dzieje. A wtedy on spojrzał na mnie zimnym wzrokiem. Tak jak to tylko on potrafi podniósł tę tacę z napojami ominął mnie wszedł do pokoju i starannie zamknął za sobą drzwi Zrozumiałem że on jednak wie i zrobiło mi się niedobrze Wyszedłem na zewnątrz i już tam nie wróciłem a to był ten czas gdy wszystko co tylko się dało prywatyzowano Czyli mówiąc wprost, zawłaszczano albo wyprzedawano za grosze. I to już był początek końca mojej bytności w tym towarzystwie. Zanim jednak pan odszedł, panie Krzysztofie, zdążył pan jeszcze poznać Wiktora Kubiaka. Zdążyłem, przyprowadził go Donald Tusk. Jak się poznali i jaki mieli deal, tego nie wiem. Ale jedno wiem, jedno wiem na pewno wprowadzającym Kubiaka w nasze środowisko był Donald Tusk. A jak blisko byli z Tuskiem? Blisko. Odnosili się do siebie jak przyjaciele. Kubiak został jednym z głównych sponsorów Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Pieniądze w Mariocie i na zamkniętych spotkaniach w kraju przekazywał w reklamówkach. W naszym środowisku nie było też tajemnicą, że Kubiak dał Tuskowi pieniądze na mieszkanie. Dał czy pożyczył? No a jeśli to pożyczka, to bezzwrotna. Kubiak mówił, że Tusk mu pieniędzy nie oddał, więc czy nie wychodzi na jedno? No rację. Pamięta pan, jak poznał Kubiaka? Pamiętam, dobrze. Któregoś dnia. Donald rzucił do mnie krótko, wpadnij do Mariotta, wskazał piętro i nazwę firmy. Wchodzę, a tu od progu wita mnie Wiktor Kubiak przeuroczy człowiek. Wiedział pan, kim jest i czym się zajmował ten przeuroczy człowiek? Donald Tusk wstawił mi zwykłą śpiewkę to patriota, który zrobił karierę biznesową na zachodzie. Wrócił do ojczyzny, by ratować kraj i definitywnie pogonić komunistów. Dlatego finansuje antykomunistyczną partię, czyli nas. O, i tym podobne komunały. Podeszli mnie jak szczeniaka. A pan kupił te ich bajeczkę? Byli przekonujący. Tusk był przekonujący. Panie Krzysztofie, proszę wybaczyć ale czegoś tu nie rozumiem. Jak po tym wszystkim, po czapce niewidce i wszystkich tych dwuznacznościach mógł pan jeszcze ufać Tuskowi i do tego stopnia bezkrytycznie wierzyć, by tak na słowo kupić te bzdury o Wiktorze Kubiaku? Może nie zupełnie bezkrytycznie, nie do końca mi to wszystko pasowało, i na przykład nigdy nie jeździłem na żadne spotkania, gdzie były przekazywane pieniądze, co zresztą wiązało się z chlaniem do białego rana. I pamiętam, jak raz w 1991 Tusk mocno naciskał, bym przyjechał na takie spotkanie do Władysławowa, bo pewnie potrzebowali do czegoś takiej kukiełki, jaką dla nich byłem. Ostatecznie, po wielkich bojach wymigałem się, ale w swoim imieniu posłałem kolegę, który później pracował u Macierewicza. Kolega mi zrelacjonował, jak to się odbywało. Picie do nieprzytomności i w pewnym momencie przychodzi informacja. Wiktor Kubiak przylatuje. Wszyscy wychodzą na zewnątrz i czekają na swojego bossa. Helikopter ląduje, Kubiak wysiada i wynosi reklamówki wypchane forsą. To się wydaje wręcz nieprawdopodobne, ale tak się właśnie to odbywało. Dokładnie jak w filmach o mafii. Ja od takich rzeczy byłem jak najdalej, bo wie pan, to absolutnie, ale to absolutnie nie był mój świat. No ale był pan jego częścią. Jak pan. Legenda Solidarności czuł się w tym szemranym towarzystwie. I w ogóle, jak pan odbierał to wszystko, nie uwierało to pana? Uwierało, jak cholera. I dlatego, jak już połączyłem kropeczki i zobaczyłem, dokąd to wszystko zmierza, serwałem z nimi. Ostatecznie i nieodwołalnie. Ale nie od razu. Nie od razu. Wie pan, ja nie przeszedłem szkolenia kontrwywiadowczego, ani niczego takiego, a to byli naprawdę cwalni goście i potrafili tak się zaprezentować, taką wstawić bajeczkę, że człowiek nie od razu mógł się w tym wszystkim zorientować. Jak dziś myślę o tym wszystkim, to nie mam wątpliwości, że byłem im potrzebny do jednego. Czekał na jakiś komentarz z mojej strony, ale nie miałem żadnego komentarza. Nie ciekawi pana do czego? Liczę, że sam mi pan to powie. Jako założyciel wolnych związków zawodowych, zagorzały przeciwnik okrągłego stołu i całego tego oszustwa, Związanego ze straszliwą w skutkach mistyfikacją. Byłem dla nich cennym uwiarygodnieniem. Taką przykrywką czy elementem dekoracji i ich działalności. Dzięki mnie i takim naiwniakom jak ja mogli przybierać maski antykomunistów i szczerych patriotów zatroskanych o dobro kraju. Sprzedawali mi różne bajeczki, a ja je łykałem jak pelikan. Gorzka lekcja. Człowiek całe życie się uczy, a i tak głupi umiera. Zrobiło mi się żal tego uczciwego, szczerego człowieka, który nie wiedział, niby skąd miał wiedzieć, że mechanizm budowania specyficznej zażyłości pomiędzy ludźmi służb specjalnych a ich ofiarami. Nie jest ani prosty, ani jednoznaczny. Szantaż z szantażem, ale poza wszystkim w świecie służb specjalnych, którego ja byłem częścią, szkolono nas do tego, by pozyskiwać zaufanie innych ludzi i planować na wiele miesięcy naprzód, a takie przymioty w połączeniu z nieograniczonym dostępem do informacji, Nieograniczonymi wpływami i pieniędzmi otwierały w gruncie rzeczy nieograniczone możliwości. Reszta była już tylko kwestią czasu, konsekwencji i cierpliwości, które, jak wiadomo, są podstawą sukcesu w każdej dziedzinie. Potem pozostawało już tylko wyczekać okazji. Pozornie niegroźna prośba, czy pozornie niezobowiązująca przysługa stawały się podstawą do dalszych kontaktów, a te do kolejnych kontaktów. I zanim ten czy ów zdążył się zorientować, już był pogrążony. Przypominało to makabryczne doświadczenie. Jeśli wrzucić żabę do wrzątku, wyskoczy zeń od razu. I choć poparzona, to jednak przeżyje. Jeśli jednak wrzucić żabę do zimnej wody... Podgrzewanej na gazie, nie zorientuje się, w którym momencie minął punkt krytyczny, i najzwyczajniej w świecie się ugotuje. Doświadczenie to ukazuje mechanizm brania mózgu, w efekcie którego ofiara nie jest w stanie zorientować się, kiedy staje się ofiarą. Metodę tę skutecznie stosują specjaliści z branży medialnej i PR-u ale tak naprawdę z dużo większym znawstwem radzą sobie z nią ich protoplaści ze służb specjalnych. Efekt ich starań na dziesiątkach i setkach przypadków mogłem obserwować w trakcie służby w Urzędzie Ochrony Państwa i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym bezwzględnym świecie służb specjalnych nie liczyła się prawda czy moralność a tylko to, co praktyczne. Tacy poczciwcy, jak Krzysztof Wyszkowski, nie mieli szans. Ma pan do mnie jeszcze jakieś pytania, panie majorze? Wyrwał mnie z zamyślenia. Wiele. Więc może o nic już nie spytam, odparłem. Zastanowiłem się, chociaż nie. Może jeszcze jedno, jeśli pan pozwoli? Proszę pytać: czy podczas tych spotkań w Mariocie czy innych słyszał pan o przekazywaniu KLD albo wprost Donaldowi Tuskowi pieniędzy przez Niemców? Tam wtedy kręciło się wielu różnych ludzi: Niemcy z CDU i z Fundacji Adenauera oraz Naumana. Też. Przyjeżdżali w sprawach sponsoringu i, podobnie jak Kubiak, przekazywali gotówkę. Wie pan, może jak to się odbywało? A przecież ktoś musiał coś kwitować? Powinna powstać z tego jakaś dokumentacja po stronie polskiej i niemieckiej. Nie wierzę, że to wszystko odbywało się tylko na piękne oczy. Z drugiej strony. Poszperałem tu i ówdzie, naprawdę szczegółowo i dokładnie, w oparciu o kontakty z firmy i po jakiejkolwiek dokumentacji, nie ma nigdzie śladu. Bo takiej dokumentacji nie ma. Jak to nie ma? Zauważyłem, że mój rozmówca wzruszył ramionami. No, doprawdy, panie majorze. Zrobił zdziwioną minę i uśmiechnął się. Pierwszy raz podczas naszego spotkania. Teraz mnie pan rozczarowuje. O, to mi się czasem zdarza, przyznałem, ale niech pan mówi dalej, poprosiłem. Jeżeli Leszek Miller przywoził rosyjską pożyczkę dla stojącej nad trumną polskiej zjednoczonej partii robotniczej. To kto stał za tak przekazywaną forsą? Przyjaciele Rosjanie czy KGB? Na to pytanie zna pan odpowiedź lepiej ode mnie. Dokładnie w tej samej formule odbywało się to tutaj, z Niemcami. A był to ten sam czas? Zabawmy się w quiz. Czy taki transfer środków z Niemiec, państwa NATO, do kraju, który nie wystąpił jeszcze z układu warszawskiego, mógłby się odbyć poza kontrolą niemieckiego wywiadu? Drugie pytanie, równie retoryczne. Jeżeli Niemcy dawali pieniądze kongresowi liberalno-demokratycznemu, a dawali, to dlatego, że pokochali Polaków? Czy może dlatego, że widzieli w tym swój interes? I jeszcze jedno. Jaki to mógł być interes? Jeżeli odpowiemy sobie na te trzy pytania, panie majorze, a jak pan widzi nie są to pytania podchwytliwe? to jakie znaczenie będzie miało, kogo Niemcy wystawili jako dekorację CDU czy Fundacja Adenauera. Ważniejsze, kto stał w cieniu? Zapewniam Pana, że odbiorcy tych pieniędzy doskonale zdawali sobie sprawę, kto. I jeszcze czego ten ktoś oczekuje w zamian? Bo, jak ustaliliśmy, w tym świecie, a już na pewno nie w świecie służb specjalnych, o czym pan wie lepiej ode mnie, darmowych obiadów nie ma i za każdy ktoś zawsze musi zapłacić. W jego oczach odbiło się zamyślenie. A ja uświadomiłem sobie, że już to kiedyś gdzieś słyszałem. Nie pamiętałem tylko gdzie i kiedy. Ułatwię panu zrozumienie i opowiem pewną historię. Przestał się uśmiechać, a jego głos stał się nagle twardy i smagający niczym bicz. Powiedziałem kiedyś w telewizji, że podczas pobytu w Paryżu Lech Wałęsa dostał pieniądze całą furę pieniędzy od francuskich związków zawodowych dla solidarności. Szkopuł w tym, że pieniądze te nigdy do solidarności nie dotarły. Wiedziało o tym kilka osób, m.in. Bronisław Geremek. Wyszedł z tego proces, podczas którego Geremek nie śmiał jednak powiedzieć, że było jak było. Powiedział tylko, że nie pamięta, czy tak było, a zatem niczemu nie zaprzeczył, ale też niczego nie potwierdził. Nie pamięć to często spotykany i najprostszy wybieg kłamców. Czasami z takich czy innych powodów nie chcą bądź nie mogą powiedzieć prawdy, a nie chcą też skłamać w obawie, że kłamstwo może wyjść na jaw i stanąć niespodziewanie wobec niezaprzeczalnej prawdy, więc. Nie pamiętają. No, ale okej. Okay. Geremek nie pamięta, to nie pamięta. I co robi pani sędzia z tą jego niepamięcią? Pyta głośno. Kim jest pan Bronisław Geremek? Jest europosłem? Odpowiada sama na zadane przez siebie chwilę wcześniej pytanie. A europoseł to już nie byle kto, dodaje. To ktoś, kto musi mieć dobrą pamięć. Więc skoro ktoś obdarzony dobrą pamięcią nie pamięta o jakimś zdarzeniu, to oznaczać może tylko jedno: że takiego zdarzenia nie było. Czyż nie piękne, panie majorze? Powiedziałbym raczej przygnębiające. W myśl takiego rozumowania można by udowodnić, że Słońce i wszystkie inne planety kręcą się wokół Ziemi. To jest autentyk, niestety, ale to nie koniec tej historii. Wobec takiej argumentacji Wysokiego Sądu jadę do Paryża do archiwum francuskich związków zawodowych, największego, które tam się znajduje, zawierającego dokumentację Solidarności, piętnaście tomów akt. Przynoszą mi to wszystko na biurko, oglądam strona po stronie i okazuje się, że o wizycie Lecha Wałęsy w Paryżu nie ma ani słowa, choćby jednego wspomnienia, po prostu nic. Archiwista, który mi to przyniósł i który kiedyś sam wykonał i zarchiwizował dokumentację z pobytu Wałęsy w Paryżu, nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Był święcie przekonany, że wszystko tam jest, bo własnoręcznie to udokumentował. A tam nie było nic, kompletne zero, bo wszystko zostało wyjęte z ich własnego archiwum francuskich związków zawodowych. O, widziałem już takie archiwa widma i w Warszawie, i także w Berlinie. Niech pan zgadnie, kogo dotyczyły. I to też nie jest pytanie podchwytliwe. O, w kontekście naszej rozmowy to oczywiste. Może jestem naiwny, ale nie głupi. O wielu rzeczach nic nie wiem, ale wiem, że są ludzie, którzy w takich przypadkach pilnują spraw i są finansowe operacje, które zawsze odbywają się pod kontrolą służb specjalnych. Pan wie to równie dobrze jak ja, panie majorze. A pewnie i lepiej niż ja. Teraz to ja się uśmiechnąłem pierwszy raz tego dnia. Po prostu chciałem wiedzieć, co pan wie. Tym razem, jak na komendę uśmiechnęliśmy się obaj. Jeśli chce pan drążyć wątek niemieckich pieniędzy, niech pan popyta o Bienia, o Tadeusza Bienia. Był przy tym, jak Niemcy dawali Tuskowi torby wypchane pieniędzmi. I w Polsce, i w Niemczech jeździli tam razem. Bień to mimo wszystko porządny gość. Trochę naiwny, ale szczery. Powie, jak było. Krzysztof Wyszkowski był porządnym chłopem, i fakt ten nie podlegał dla mnie dyskusji. A teraz, gdy wreszcie go poznałem, wiedziałem o tym jeszcze lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy uścisnęliśmy sobie dłonie na pożegnanie i zrobiłem już pół kroku, by ruszyć w kierunku drzwi, przytrzymał moją rękę, jakby nad czymś się jeszcze zastanawiał. I może naprawdę tak było, bo po chwili milczenia odezwał się: Jest człowiek gdzieś w tym mieście, z którym powinien pan pomówić. Tak? Cholera jasna. Tylko jak on się nazywa? Przypomnę sobie, to ktoś, o kim pomyślałem dopiero teraz, nie do końca z mojej bajki, ale zna wszystkie te sprawy a do tego wystarczająco odważny i uczciwy, by móc o tym opowiedzieć. W granicach rozsądku, rzecz jasna. W granicach rozsądku. Powtórzyłem mimo wolnie, jak echo, zastanawiając się, jak daleko i jak dawno temu zostawiłem za sobą tę granicę. Zamykając stalannie drzwi próbowałem sobie to przypomnieć, ale nie potrafiłem. Pomyślałem, że to rzeczywiście musiało być dawno temu. Do restauracji w galerii Bałtyckiej przyszedłem w samo południe na umówioną godzinę. Ale tylko ja, bo mój gość zadzwonił chwilę wcześniej z informacją, że się spóźni. Zamówiłem espresso, sięgnąłem po pierwszy z brzegu tygodnik i czekałem. Czekałem na marka Formelę wieloletniego redaktora naczelnego Głosu Wybrzeża gazety dziś już nieistniejącej. Idąc na dzisiejsze spotkanie, wiedziałem o formali całkiem sporo. Wiedziałem na przykład, że w przeciwieństwie do mnie miał odchylenia lewicowe i ambicje polityczne. Nie przeszkadzało mi to jednak w najmniejszym stopniu, nie po tym, co widziałem jako oficer ABW. I nie po tym, co słyszałem o tzw. gdańskich elitach. Fakty były bezsporne, bynajmniej niemarginalna grupa polityków, o których wiedziałem Tojowo, przynależność do takiego czy innego ugrupowania traktowała wyłącznie jako trampolinę do osiągnięcia władzy i zysku. Cała reszta to tylko nieistniejące szczegóły. W tym znaczeniu przynależność do partii politycznej, takiej czy innej, dla części polityków była tylko biletem do kariery i wygodnego życia, zwyczajną etykietką, za którą nie kryło się nic, ale to absolutnie nic, poza pychą, kłamstwem i tym wszystkim, co dziś określane jest jako PR. Jeżeli jednak powiedzieć, że tak przedstawiał się obraz wszechwładzy rządzących ponadpartyjnymi podziałami w wielu rejonach kraju. To zastanawiałem się, jak określić to, co działo się w trójmieście. Im bowiem więcej wiedziałem o panujących tu koteriach i układach, tym większego szacunku nabierałem do ludzi, którzy z wyboru trafili do politycznego niebytu, bo nikomu nie dali się dokooptować. I tym większego dystansu nabierałem do tak zwanych elit. Powiedzieć, że barwy polityczne oraz idee nie miały dla nich znaczenia, w przeciwieństwie do rachunku, który musiał się zgadzać, i że obłuda rywalizowała tu o palmę pierwszeństwa z cynizmem, to tyle, co nic nie powiedzieć. Przedstawiciele różnych opcji razem stworzyli tu świat, w którym jeden szwindel lokalnych koterii zacierał poprzedni, aż wreszcie wszystkie te popełnione szwindle połączyły się w jeden wielki system brudnych interesów, w którym wszystko ze sobą się łączy i wzajemnie uzależnia. Oczywiście grubą przesadą, a nawet nieuczciwością byłoby wrzucanie wszystkich polityków, wszystkich politycznych opcji do jednego worka. Fakty jednak były jakie były, a to co widziałem przez kilkanaście lat służby, nauczyło mnie dystansu do etykietek i trudno było coś na to poradzić. Najlepszy dowód, jak bardzo to wszystko było skomplikowane i ze sobą splątane, miałem za chwilę mieć przed sobą, wyłożony jak karty w pasjansie. Człowiek bowiem, na którego czekałem. Dziennikarz, ale też lewicowy działacz polityczny, były kandydat SLD na stanowisko prezydenta Gdańska, który nawiasem mówiąc osiągnął bardzo dobry wynik, wyprzedzając legendę Solidarności Bogdana Borusewicza i póki co był jedynym, który zmierzył się z Pawłem Adamowiczem w drugiej turze wyborów, został mi polecony przez inną legendę opozycji. Krzysztofa Wyszkowskiego. Formela i Wyszkowski znali się z dawnych lat, gdy obaj związali się ze środowiskiem gdańskich liberałów, a potem z politykami Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Przyczyną mariażu było wydawanie przez środowisko Tuska i Borusewicza gazety gdańskiej, nawiązującej do polskojęzycznego dziennika, ukazującego się do 1939 roku w wolnym mieście Gdańsk. Formela w powszechnej opinii uchodził za człowieka doskonale poinformowanego, mającego wiedzę o trójmiejskich elitach nieomal kompletną. Tych dawnych elitach i tych obecnych zresztą też. Może dlatego, że od kilkudziesięciu lat zajmował się dziennikarstwem z przerwami na politykę, a może dlatego, że parał się polityką przy okazji uprawiając dziennikarstwo. Tak czy inaczej, obracając się w obu tych środowiskach przez dziesiątki lat, poznał wszystkie miejscowe grube ryby i wiedział o nich więcej niż ktokolwiek inny. I tak też zaawizował mi go Krzysztof Wyszkowski. Wiedziałem więc, że Formela wie, nie wiedziałem natomiast, czy z tego faktu wyniknie, że będę wiedział także i ja. Odłożyłem na bok tygodnik, którego i tak nie czytałem, i zająłem się myśleniem. Myślałem o rozmowie, którą skończyłem zaledwie kilka godzin wcześniej, bardzo krótkiej i równie treściwej. Tadeusz Bień, zasłużony działacz gdański S. Jeden z założycieli porozumienia centrum i poseł na Sejm z ramienia KLD. Bo on to właśnie był moim rozmówcą najwyraźniej nie należał do ludzi, którzy lubią trwonić czas i owijać w bawełnę. Zostawiłem daleko za sobą cały ten brudny, pokrętny świat i nie chcę już wracać do tego szyfu. Szkoda życia, panie Tomaszu. Dużo teraz podróżuję, rozmawiam z rodziną o tym, co naprawdę ważne. Spotykam się z przyjaciółmi, jednym słowem nadrabiam stracony czas i odkrywam, że świat jest i zawsze będzie piękny. A tamto, ten cały Kaldej, to towarzystwo Miernot, to bagno, o którym nie chcę się nawet mówić zaczął ostro, jak u Hitchcocka. A potem akcja już tylko nabierała tempa. Mocno pan mówi o środowisku, z którego pan wyszedł. Gdyby pan wiedział, jakie to szambo. No, ale zaraz, zaraz. Zapomniałem, pan to przecież wie, pan jest z ABW. No, nie wiem tyle, co pan. A skąd pan wie, że ja wiem? A wie pan? No, to już jakiś bełkot tego was uczyli w agencji? Panie Tadeuszu. No jednak ciągnie mnie pan do tego bagna. Nie odpuści pan, prawda? No, jeżeli tylko będę mógł. Dobrze, odpowiem panu. Dlaczego tak określam swoje dawne środowisko? Historia jedna z wielu. To było bodajże w 1991. Jest kongres, czy jak to się mówi dziś, konwencja. Przychodzą wszyscy ci ważniacy, jest Bielecki, Tusk, Lewandowski, kilku innych. Mówię o tym, że sytuacja społeczna jest nabrzmiała, że gospodarka rynkowa, gospodarką rynkową, ale powinniśmy też uwzględnić sytuację biednych czy po prostu mniej zaradnych ludzi, którzy w tej nowej rzeczywistości sobie zwyczajnie nie radzą. A no jeden ze stojących w tym gronie prominentnych polityków KLD, przestań przejmować się tą hołotą. To wierny cytat, bo zapamiętałem tę sytuację na całe życie. Nie pamiętam, kto był autorem tych słów, ale pamiętam dobrze, że wokół rozległy się wyłącznie głosy aprobaty. a no, tylko Motłoch, tak, tak. No i tym podobne. Nie zaprotestował nikt. Nie rozległ się choćby jeden głos oburzenia. A no, w tej sytuacji powiedziałem, że bardzo przepraszam, ale ja w tym towarzystwie dłużej polityki uprawiać nie będę. I wyszedłem. Opuściłem klub, wystąpiłem z kaldei i zostałem tak zwanym posłem niezrzeszonym. No i że było jasne, takie zachowanie tych ludzi to nie był jakiś jednorazowy przypadek, raczej norma, potwierdzająca, kim ci ludzie są, co naprawdę sobą reprezentują i z jaką pogarną odnoszą się do innych. Nie było mi z nimi po drodze, więc odszedłem. Krzysztof Wyszkowski mówił mi, że zanim pan odszedł, zdążył zobaczyć to i owo. Pyta panu Fundację Naumana. No to też, ale generalnie o Niemców i o całokształt finansowania. Widziałem pewnie więcej, niż bym chciał. Dużo tego było. Ale nie chcę do tego wracać, mówiłem już przecież. Proszę to uszanować. Może jakaś historyjka, choćby jedna, która utkwiła panu w głowie. Jedna i na tym kończymy. Mówiłem, szkoda życia. To było w 1989 dziewięćset jesieniu. Był wyjazd na zaproszenie Fundacji Naumana, Fundacji FDP niemieckich liberałów w ponad dziewięćdziesięciu. W procentach finansowanej przez niemiecki rząd. Na przestrzeni lat fundacja Naumana finansowała na przykład fundację Klub Obywatelski założoną przez Janusza Lewandowskiego, Leszka Balcerowicza, Hannę Suchocką, Mirosława Czecha i Tadeusza Syryjczyka. Sponsorowała wydawane przez klub obywatelski publikacje polityków związanych z Donaldem Tuskiem czy Januszem Lewandowskim no i wiele innych projektów polskich parlamentarzystów. Wracając jednak do naszego wyjazdu, była to oficjalna delegacja Sejmowa, a ja byłem jej przewodniczącym. Tymczasem poza moimi plecami odbywały się tam jakieś tajne narady, nocne rozmowy, w zamkniętym polsko niemieckim gronie, omawiano finansowanie ze strony Niemców. Dowiedziałem się o tym dużo później i to tylko przypadkiem, bo formalnie nikt nigdy mnie o tym nie poinformował. Wszystko to było bardzo dziwne, wręcz tajemnicze. Ale najciekawsze pytanie zadałem sobie dopiero dużo później. Było to już po tym, gdy na posiedzeniu Rady Krajowej KLD niechcący wyszło na jaw, że całe wyposażenie biura kongresu w Gdańsku, w sprzęt, między innymi w komputery, drukarki i tym podobne, to od Niemców. Chce pan wiedzieć, jakie to pytanie? No bardzo chcę. Jeżeli ten wyjazd do Niemiec to była oficjalna delegacja sejmowa, a była, to jakim cudem znaleźli się w niej Donald Tusk i Janusz Lewandowski, którzy w 1989 nie byli parlamentarzystami i w ogóle nie mieli nic wspólnego ani z Senatem, ani z Sejmem. Po tylu latach, nie daje mi to spokoju. Może pan ma jakąś sugestię? Nie, ale to bardzo dobre pytanie. Dzień dobry, panie Tomaszu, rzucił krótko na powitanie. Pochłonięty własnymi myślami, nie zauważyłem, jak podszedł do stolika. Przede mną stał wysoki, szczupły mężczyzna z gęstą grzywą ciemnych, gdzie niegdzie siwiejących włosów. Mógł mieć około sześćdziesiątki, ale równie dobrze mógł mieć też dziesięć lat więcej. Są ludzie, których wiek pozostaje tajemnicą dopóki sami jej nie wyjawią. I to był właśnie jeden z takich ludzi. Dzień dobry, panie marku, odparłem w tym samym stylu odkładając na bok trzymany w ręku tygodnik i ściskając wyciągniętą ku mnie prawicę. Proszę wybaczyć, że ominę konwenansę. Rozumie pan, ciężki dzień. Oczywiście. A więc powiedział panu o mnie Krzysiek. To nie było pytanie. Głos miał równie przyjemny jak całą aparycję. Tak jest, powiedziałbym się na niego powołał. No więc powołał się pan. I co dalej? To znaczy, co mogę dla pana zrobić, panie majorze? Przez chwilę pomyślałem, że chyba wszyscy moi rozmówcy wiedzą o mnie więcej, niż bym sobie tego życzył, ale już po chwili sam dziwiłem się swojemu zdziwieniu. Na miejscu mojego rozmówcy zrobiłbym przecież to samo. Wygooglował człowieka, który chce się ze mną spotkać. A prawdę powiedziawszy, zrobiłbym znacznie więcej. Ech, proszę się nie dziwić. Pan sprawdził sobie mnie, ja pana, tak więc savoir vivre możemy sobie darować. Kolejny, który najwyraźniej czytał w myślach. Ponawiam pytanie, co pana do mnie sprowadza? Zanim odpowiem, chciałbym podziękować. Za co? Niech pan mi to powie. Ha, za to, że zgodziłem się na to spotkanie? Wzruszył ramionami w geście zdziwienia. Szanuję Krzysztofa i cenię pańską pracę, o której, jak mówiłem, to i owo słyszałem. Rozumiem też, że sporo nas dzieli, ale proszę mi wierzyć, w tej akurat sprawie jesteśmy po tej samej stronie. Ludzie powinni wiedzieć, jak było. A zatem, panie Majorze, co konkretnie pana do mnie sprowadza? W krótkich słowach powiedziałem mu, po co przyszedłem. Z moich informacji wynika, że był pan świadkiem powstania Kongresu Liberalno-Demokratycznego i w jakimś sensie współtworzył tę partię. Więc jak będzie? Pomoże mi pan? Spytałem na zakończenie mowy do chińskiego ludu. Uśmiechnął się tym uśmiechem, który przy złej woli można by poczytać za chłodno-drwiący, ale, że nie miałem złej woli, udałem, że tego nie dostrzegam. Daleko pan już zaszedł, panie majorze, i sporo pan już wie. Ocenił moje dokonania na podstawie tego, co przed chwilą usłyszał, a przecież nie usłyszał najlepszego. Pomyślałem, że. Ten też ustawia mnie w narożniku. Może i sporo. Gładko przełknąłem szczerą, nieszczerą pochwałę, ale nie do końca. To akurat prawda znów uśmiechał się tak, jak tego nie lubiłem. Nic jednak nie mogłem na to poradzić. Facet najwyraźniej tak miał i już. Powiedziałbym, że nie jest pan nie tylko na początku końca, ale nawet nie na końcu początku. I może jeszcze to, że trochę pan błądzi w ciemnościach. A więc jednak pierwsza pochwała była na podpuchę. Ustawiał mnie do narożnika jak nic. No, to może mnie pan. Co nieco oświeci? Poprosiłem najgrzecznie jak potrafiłem. Jego policzki znów zadrgały w czymś, co przy dużej dozie dobrej woli można było uznać za uśmiech, ale tym razem bynajmniej nie drwiący. Miałem sporo dobrej woli. Oświecę pana, o ile tylko pan mi na to pozwoli i nie będzie co chwila przerywał. Odezwał się tonem, w którym nie pobrzmiewały żadne ironiczne nuty. Przynajmniej ja ich nie dostrzegłem. Ma pan moje słowo. W porządku. Zacznijmy od tego, że owszem, byłem świadkiem powstania KLD, ale kongresu nie współtworzyłem i nigdy do niego nie należałem. Żeby to jednak wyjaśnić, opowiedzmy tę historię od samego początku. Zastanawiam się tylko, gdzie jest ten początek. Marek Formela zamyślił się na moment. Spojrzał jeszcze na mnie raz i drugi, po czym zanurzył się w przeszłość i rozpoczął swoją opowieść. Jana Krzysztofa Bieleckiego pseudonim nabiał. Janusza Lewandowskiego, Szomburga, Fortuna i Tuska poznałem jeszcze w latach osiemdziesiątych. Były to czasy, kiedy to całe niby liberalne środowisko skupione było wokół przeglądu politycznego, zajmującego się krzewieniem idei liberalnych oraz samointegracją, cokolwiek by to miało oznaczać. Ale to był pozór. W rzeczywistości, bowiem bardziej niż idee gospodarcze, środowisko łączyła gra w piłkę nożną. Chociaż trzeba przyznać, niektórzy naprawdę mieli smykalkę do interesów. Szczególny talent w tym zakresie wykazywał Jan Krzysztof Bielecki, późniejszy premier, który handlował asygnatami na samochody. Jest pan z pokolenia, które musi wiedzieć, o co chodzi, by nabyć nowy samochód. Musiał pan mieć talon, a na giełdzie jego cena rosła razy dwa. W tamtych czasach to był naprawdę niezły biznes. Nie mam pojęcia, skąd Bielecki brał te asygnaty. Nikt tego nie wiedział to była jego tajemnica. Dziś niektórzy wielcy opozycjoniści dorabiają do swojej działalności piękną ideologię. Ale prawda była bardzo prozaiczna i zupełnie inna niż w śpiewce, którą wstawiają. Gdy w 1990. liberałowie postanowili wejść na rynek medialny i reaktywować przedwojenną gazetę gdańską, pieniądze na ten cel wyłożył Bogdan Barczyk, główny udziałowiec polsko-szwedzkiej spółki Semeko. W latach 80. wspomagał opozycję, Finansowo i materialnie przekazując sprzęt do poligrafii. Znał ludzi Solidarności i łatwo wszedł w środowisko. Sama idea reaktywowania przedwojennego dziennika nie była zła, ale Gazetę Gdańską zakładali opozycyjni publicyści, którzy nie mieli pojęcia o marketingu, promocji i tym wszystkim, co nagle pojawiło się wraz z transformacją ustrojową. Pierwszym naczelnym został Henryk Gallus, a jego zastępcami Adam Kinaszewski i Donald Tusk. Potem skład redakcji ulegał zmianom. Kiedy Gallus odszedł, naczelnym został Kinaszewski, a zastępcą Grzegorz Fortuna, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Tuska. Także i ja kilkakrotnie bywałem naczelnym, ale to było już później, przed likwidacją. W skład kolegium redakcyjnego wchodzili Piotr Kapczyński, Jacek Kozłowski, Janusz Lewandowski, Tadeusz Woźniak, Andrzej Zarembski i Edmund Pietrzak. Sama czołówka KLD. Koniec końców reaktywowana Gazeta Gdańska przegrała rywalizację ze starymi tytułami Dziennikiem Bałtyckim i Głosem Wybrzeża. Przegraliśmy, bo kiedy powstał rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego, większość zespołu redakcyjnego przeniosła się do Warszawy. Jacek Kozłowski został dyrektorem Urzędu Rady Ministrów, Andrzej Zarembski rzecznikiem rządu, Janusz Lewandowski ministrem do spraw przekształceń własnościowych, Donald Tusk posłem w Sejmie pierwszej kadencji. Także inni zostali zagospodarowani przez Bieleckiego. Rozpad zespołu był zapewne jedną z przyczyn naszej porażki, ale nie jedyną. Dziś myślę, że gdyby oni wszyscy nie wyjechali, to i tak by nic z tego nie było. Ludzie opozycji radzili sobie od biedy w podziemiu, ale w zderzeniu z rzeczywistością rynkową byli bezradni jak małe dzieci. Szkopu w tym, że ci sami ludzie, którzy nie potrafili poradzić sobie z jedną gazetą, za chwilę dostali do rządzenia cały kraj. To nie mogło się udać. Koniec końców, wyjeżdżając do Warszawy, zostawili barczyka na lodzie, z długami i nawet nie próbowali mu pomóc. Bogdan był strasznie zawiedziony ich postawą. Tak naprawdę do tej pory mu nie przeszło, choć minęło już tyle lat. Wiem o tym, bo spotykamy się czasem i rozmawiamy o tym i owym. Strasznie go wtedy potraktowali, jak przysłowiowego murzyna, który zrobił swoje i ma nie odejść, tylko spier. Pozostała po tym niezagojona rana. Byłem ostatnim redaktorem naczelnym gazety, więc gdy już nie było pieniędzy na wypłaty, Barczyk zaproponował, bym przejął tytuł za zaległe należności. Zgodziłem się. Kiedy w 1993 KLD nie załapał się do Sejmu, niektórzy z panów ministrów, którzy jeszcze nie zdążyli się na dobre ustawić, Sądowali możliwość reaktywacji, ale nie chciałem mieć już z nimi nic wspólnego. Zachowywali się jak gnojki i wystarczy. Tak jednak czy inaczej, przez cały czas wydawania gazety, wszystkich tych ludzi poznałem tak dobrze, że nie musiałem już lepiej, bo zanim wszystko się rozpadło, spotykaliśmy się w pracy każdego dnia, niekiedy po kilkanaście godzin na dobę. No i poza wszystkim, oczywiście, systematycznie rżnęliśmy w gałę. Nim pójdziemy dalej, jedno pytanie, jeśli łaska. Proszę. Finansowanie KLD i Fundacja Liberałów. Mógłby pan rzucić nieco światła na te sprawy? Konia z rzędem temu, kto dokopie się tutaj do całej prawdy. Tak o jednym, jak i o drugim pełną wiedzę, a bardzo wąskie grono ludzi. Tusk, Merkel, Lewandowski, może jeszcze trzy, cztery osoby. A dlaczego tak niewiele? Bo fundacja nie publikowała sprawozdań finansowych, a teraz jest w stanie likwidacji. Wszystkie ślady dawno zatarte, tropy powielekroć zmylone. Założono ją w 1990. Nie pamiętam dokładnie miesiąca, ale gdzieś na początku roku. Fundatorami byli arcybiskup Gocłowski, Donald Tusk, Jacek Merkel i któryś z rektorów albo głębocki, albo angielski nie przypominam sobie. Ale to akurat można sprawdzić. Żeby choć musnąć problem i niechby tylko fragmentarycznie naszkicować komplikacje fundacyjnej rzeczywistości. Wspomnę, że w 1995 roku Donald Tusk założył Fundację Pomocy Dzieciom Skrzywdzonym Dargdańska. Był wtedy poza parlamentem. Zgodnie ze statutem, fundator sprawował pełną kontrolę. Udziałowcem fundacji była również Fundacja Liberałów, której z kolei fundatorem i członkiem Rady Fundacji, był nie kto inny jak także Donald Tusk. Obie te fundacje plus jeszcze Millennium Media dzieliły wspólne biuro pod jednym adresem przy ulicy Szerokiej 121 na 122 w Gdańsku. Żeby było ciekawiej, nawet numer telefonu był ten sam. A to dopiero początek opisu chaszczy, jakie stworzono, by nikt się w tym nie połapał. Już tylko o tym można by napisać tomiszcze. Wie pan, opisywałem kiedyś sprawę fundacji i sprawę wydawania albumu był sobie Gdańsk, który opracował Donald Tusk i którego był współautorem niezły numer z tego wykręcili, który dobrze ilustruje sposób działania Tuska i pokazuje, jak daleki jest jego prawdziwy wizerunek od wykreowanego. To było w 1996. Donald Tusk zwrócił się pisemnie do potencjalnych sponsorów, do Rafinerii Gdańsk, Radia Gdańsk, Gdańskiego Klubu Biznesu, PHZ Navimor, Telekomunikacji Polskiej i wielu innych. Zwrócił się o finansowe wsparcie na wydanie albumu promującego historię Gdańska. Byłem wtedy doradcą dyrektora okręgu telekomunikacji polskiej w Gdańsku. Patrzymy, a tu pismo od Tuska z prośbą o pięćdziesiąt tysięcy złotych. Podobno w mafii mają takie powiedzenie: Dobrym słowem i przystawionym do głowy pistoletem uzyskasz więcej niż tylko dobrym słowem. To była prośba właśnie tego rodzaju. Gdy dyrektor otrzymał pismo, przestraszył się, nie na żarty. Dać to potencjalny problem, bo a ktoś kiedyś zapyta, a z jakiej racji? Nie dać to znaleźć się na liście wrogów Donalda Tuska. A proszę mi uwierzyć, nikt w trójmieście nie chciał się znaleźć na tej liście. Dyrektor bał się podjąć jakąkolwiek decyzję. Przestraszył się finansową skalą prośby. Wystosowanej przez Fundację Dar Gdańska, więc wzywa mnie i mówi, żeby radzić. Analizujemy dokument wszystko za i przeciw i dalej nie wiemy, więc sprawdzamy, co robią inni, i czy w ogóle są jacyś inni, czy może tylko my tak zostaliśmy wyróżnieni i zaszczyceni. Byli inni. Wielu. I wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, mieli podobny dylemat. Koniec końców uznaliśmy, że mniejszym ryzykiem będzie dać. Zmniejszyliśmy tylko kwotę wsparcia o 10 tysięcy złotych dla własnego bezpieczeństwa. Chodziło o to, że jeśli ktoś kiedyś zapyta, dlaczego tak bezkrytycznie spełniliśmy tak nietypową prośbę, Mogliśmy odpowiedzieć, że wcale nie bezkrytycznie, bo przecież daliśmy mniej niż proszono. W całej tej historii klucz stanowi jednak co innego. Ta prośba z naszego punktu widzenia była niczym haracz. Wiem o tym, bo byłem wówczas w oku cyklonu i widziałem, jak to zostało zrozumiane. Nie tylko zresztą przez nas w telekomunikacji. Podobnie odebrali to inni. To mały świat, więc informacje poszły jak po sznurku. Bali się, ale dla świętego spokoju zapłacili. Wszyscy. Już tylko, jako ciekawostkę, dodam, że ten album o Gdańsku finansowo wsparli też Niemcy, a konkretnie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec. Taka przynajmniej adnotacja widnieje na obwolucie. Interesujące, prawda? Zwłaszcza jak się poczyta o argumentach krytyków albumu, którzy zwracali uwagę, że strasznie niemieckie miasto z tego Gdańska wyszło. Koniec końców albumu sprzedano pięć tysięcy egzemplarzy po pięćdziesiąt złotych za sztukę, zarabiając dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych nie licząc wsparcia, rzecz jasna. Jeden z wielu numerów tamtych czasów. Nie składają mi się te puzzle, zaprotestowałem nieśmiało. Nie to, żebym pchał się do roli adwokata diabła, żadne takie, ale, panie Marku, w 1995 czy 1996 Tusk nie był nikim ważnym. Czego baliście się w telekomunikacji? — Czego bali się inni, że tak ochoczo płaciliście to, co określił pan jako haracz? — Nie zna pan specyfiki Trójmiasta, miejscowych układów, zależności. Musiałby pan tu trochę pobyć, żeby to zrozumieć. No i najwidoczniej zapomniał pan o paru drobiazgach. — Drobiazgach? — Na przykład o powiązaniach Tuska z różnymi wielkimi tego świata... Olechowskim, Czempińskim i całym tym waszym trzyliterowym światem. I chyba nie tylko waszym, prawda? Zastanowił się na moment, jakby coś w sobie ważył. Czy mówi Panu coś nazwisko konieczne? Tadeusz Konieczny. Gdzieś dzwoni, ale nie jestem jeszcze pewien, gdzie. No i dobrze, że dzwoni, bo to wasz. Nasz? Niech pan nie udaje. Bardzo proszę. Przez wiele lat był nieodłącznym cieniem Tuska. Powiedzieć, że dobrym znajomym to tak jak powiedzieć, że w piekle jest ciepło. Ja również go poznałem jeszcze w latach siedemdziesiątych, kiedy jako młody człowiek, tak w okolicach trzydziestki, Został dyrektorem jednego z wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Powiedzieć, że było to zaskoczenie, to nic nie powiedzieć, bo w realiach PRL-u rzadko komu udawało się zostać dyrektorem przed pięćdziesiątką. Wie pan, jak nominację koniecznego komentowali starzy towarzysze? No, że SB albo Wojskówka, jedno z dwojga. No dokładnie. I niewiele się pomylili. Wiem, proszę nie pytać skąd, że istotnie współpracował z SB jeszcze w latach osiemdziesiątych, pseudonim Józef. I wiem coś jeszcze, że to miało swoje dalsze konsekwencje. Mm, ciekawe rzeczy pan mówi. Ciekawe, dopiero powiem. Konieczny został dyrektorem przedsiębiorstwa Handlomor, zajmującego się zaopatrzeniem rybołówstwa w różnego rodzaju materiały eksploatacyjne, a potem założył firmę Quest i przystał do liberałów. Firma błyskawicznie zmonopolizowała rynek słupów ogłoszeniowych, billboardów na pomorzu i w Gdańsku. Z czego chętnie korzystali nie tylko politycy KLD, ale także biznesmeni wspierający tę partię. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Tadeusz Konieczny założył z Andrzejem Długoszem, kolegą z KLD, a potem z Unii Wolności, spółkę Cross Media. Hm? Czy teraz dzwoni już głośniej? Dzwoniło. mu i to jak cholera, ale odpowiedź na pytanie zachowałem dla siebie. Formela tymczasem kontynuował. Długoż został członkiem Rady Nadzorczej TVP oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia, a ta jego i koniecznego spółka Crossmedia, to dziś najbardziej znana polska firma zajmująca się lobbyingiem. Z siedzibą przy wiejskiej wiza Obaj panowie zostali zatrzymani w sprawie Stella Maris, ale po wygranej platformy obywatelskiej w 2007 prokuratura szybko straciła zainteresowanie drążeniem sprawy. Po co mi pan to wszystko mówi? Spytałem. Teraz to on nie odpowiadał, a tylko przyglądał mi się z zaciekawieniem, a może nawet z rozbawieniem. To no, żeby pokazać, jak wyglądają tutejsze powiązania i skąd się bierze władza tych ludzi, nawet jeśli chwilowo nie sprawują władzy odpowiedziałem głośno na własne pytanie, a odpowiedziałem, bo wreszcie mnie olśniło. — Jedno z bardzo wielu tutejszych powiązań — doprecyzował. — Podobnych historii jak związanych z KLD i tak czy inaczej z Donaldem Tuskiem jest w tym mieście ocean. — Zaczyna pan już rozumieć, jak to wyglądało. — Żeby jeszcze bardziej to panu ułatwić, opowiastka na dobry sen. Zbigniew Markowski, biznesmen, przyjaciel ze studiów premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, w 1980 obiera inną drogę niż jego kolega i stawia na działalność zawodową związaną z PZPR. Zostaje doradcą wojewody gdańskiego Jerzego Kołodziejskiego. Czasy się jednak zmieniają, mijają lata i nasz bohater jest już w KLD u boku dawnego kolegi, premiera Bieleckiego, współtworząc giełdę papierów wartościowych. W 1992, ze Zbigniewem Okońskim, później ministrem obrony narodowej, zakłada spółkę konsultingową OM Investment, parającą się doradztwem przy procesach prywatyzacyjnych. A wszystko dzieje się w czasie, gdy ministrem przekształceń własnościowych jest Janusz Lewandowski, partyjny kolega Markowskiego i podwładny jego przyjaciela z młodości. Jaki morał wyciągnął pan z tej opowiastki? Jaki wyciągnął Franz Maurer w psach pasikowskiego? Czasy się zmieniają. Ale pan zawsze jest w komisjach. Widziałem, że się stara jak może, ale nie mógł powstrzymać uśmiechu. <laughs> Nieźle pan to wykombinował. Jest pan na dobrym tropie, majorze. Rzucił jakby od niechcenia. Ale chyba jeszcze trafniej ujął to Tempel. Anglia nie ma wiecznych przyjaciół ani wiecznych wrogów. Anglia ma tylko wieczne interesy. Teraz ja się uśmiechnąłem, ale wiedziałem, że moje oczy pozostały smutne, bo wcale nie było mi do śmiechu. Jeśli naprawdę chce pan to ogarnąć, kontynuował tymczasem, musi pan myśleć tak jak oni, znaleźć się po drugiej stronie lustra, gdzie białe jest czarne. A czarne jest białe. A jakby było pan mało, proszę popytać o Cotton Club. Zrozumie pan, dlaczego przez tyle lat Tusk oraz jego koledzy z KLD trzęśli miastem i regionem, a potem także krajem. Nie musiałem pytać, bo to akurat wiedziałem bez pytania. Cotton Club, zwany też jaskinią liberałów, Słynny lokal przy ulicy Złotników w Gdańsku został założony przez byłych pracowników Gazety Gdańskiej, Iwonę i Janusza Pawłowskich, z miejsca stając się elitarnym klubem. Jak jednak mogło być inaczej, skoro uroczystego otwarcia dokonał 23 listopada 1991 urzędujący jeszcze premier Jan Krzysztof Bielecki. W latach dziewięćdziesiątych bywali tu wszyscy ważniacy strój miasta i nie tylko. To tu powstał nieformalny salon polityczny, w którym zapadały najważniejsze decyzje polityczne i finansowe. To tu spotykali się Hanna Suchocka, Leszek Balcerowicz, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik i wielu, wielu innych. To także tu w 1994 roku odbyła się uroczystość fetująca połączenie KALDE i Unii Demokratycznej w Unię Wolności. W mojej firmie o tym miejscu słyszał każdy, bo nie sposób było nie słyszeć. Ale zapędzać się operacyjnie nie ważył się tu nikt, choć z pewnością byłoby czego słuchać. Czy teraz pan rozumie, skąd brama się ich siła? Siła Tuska? I dlaczego wszyscy tak ochoczo wspierali finansowo jego inicjatywy? Mając zaplecze, jakie miał, mógł sobie pozwolić na dużo i pozwalał sobie na dużo na przykład na wynajmowanie swojego senatorskiego i poselskiego biura od Fundacji Liberałów, której przecież był fundatorem. A było co podnajmować bo siedziba fundacji mieściła się w prawie 300-metrowym lokalu przy ulicy Szerokiej przydzielonym przez prezydenta Gdańska na cele statutowe W pewnym sensie Tusk wynajmował biura od samego siebie za pieniądze kancelarii senatu a potem sejmu i jeszcze przy okazji finansował swoją fundację czyż nie sprytne a że było to niezgodne z warunkami najmu lokalu komunalnego, drobiazg. Nie takie numery w Gdańsku widziano. Wszystko to razem wzięte pokazuje jednak cwaniactwo tego człowieka, którego wykreowano na krnice prawdy objawionej, a który był nie tyle nieskazitelny, co po prostu przebiegły i zręczny. A do tego także bezwzględny. Dobrze to widać na przykładzie historii. Pozyskania przez Tuska mieszkania przy ulicy Syrokomli. Słyszał pan o tym? Sfinansowanego przez Wiktora Kubieka. Co nieco słyszałem, ale chętnie posłucham raz jeszcze. Jest czego, choć to w sumie smutna historia. Znam ją dobrze z kilku źródeł, w tym bezpośrednio od szefa gdańskiej policji Jerzego Rusika który powiedział mi, że w tej sprawie gdańska policja prowadziła oficjalne dochodzenie. Jego ślady można odnaleźć w archiwum policji, a przynajmniej do niedawna jeszcze tam były. Podstawą, na bazie której wszczęto dochodzenie w sprawie mieszkania przy Syrokomli, było tak zwane doniesienie obywatelskie prezesa GKS Wybrzeże. Nazywał się Czoska i mieszkał tuż obok. W lokalu komunalnym należącym do miasta, które przejął Donald Tusk, mieszkała kolejarska rodzina, ludzie niezamożni, mieli pewne zaległości wobec miasta. Traw chciał, że w tym czasie prezydent Sopotu, Jan Kozłowski, dostał polecenie znalezienia mieszkania dla Donalda Tuska i jego rodziny. Kozłowski tłumaczył się Rusikowi, mówił, że po prostu nie miał wyjścia, musiał wyeksmitować robotniczą rodzinę i przenieść ją do lokalu socjalnego, bo to mieszkanie pasowało Tuskowi. Jakby tego było mało, w krótkim czasie udzielił nowemu najemcy pokaźnej finansowej ulgi, by ten mógł szybko wykupić mieszkanie na własność. Za pieniądze Wiktora Kubiaka, jak rozumiem, dodałem, bo nagle wszystko zaczęło do siebie pasować. Tak, to oczywiście cyniczne i podłe. Co jednak miała do tego policja, gdzie tu złamanie prawa? Spytałem, wciąż jeszcze zaskoczony, taką płętą historię o tuskowym mieszkaniu. Jeszcze pan nie rozumie, czego was w tych służbach uczą? Co pan miał z logiki? Na kursach szkoleniowych ułop, ja ABW nie miałem logiki, odparłem zgodnie z prawdą. To niestety widać, panie majorze. Wyjaśniam, Donald Tusk był zameldowany w Gdańsku, a jego żona w Gdyni. Tymczasem dostali mieszkanie komunalne w Sopocie. Prezydent Sopotu, Jan Kozłowski, przyznając Tuskom mieszkanie w swoim mieście, złamał prawo, bo nie było takiego prawa, by Gdańszczanin mógł otrzymać lokal komunalny w Sopocie. I dlatego Kozłowski tak gęsto tłumaczył się Rusikowi. Policjant opowiadał mi później, że Kozłowski zeznawał przez siedem godzin. Miał łzy w oczach, gdy mówił, że takie dostał polecenie z góry i nie miał wyjścia. No bo jak by to wyglądało? Donald Tusk? Wielki szef wielkiej partii, a nie miał nawet swojego mieszkania, tylko gnieździł się z żoną i dziećmi w akademiku? Oczywiście domyśla się pan, jak zakończyła się ta sprawa. No, oczywiście nijak. Domyślny pan jest. Nie. Po prostu żyje w tym świecie, a ten świat taki właśnie jest. Bezwzględny i cyniczny. Sprawiedliwość bywa niestety niekiedy martwa, jak dinozaury. My w Gdańsku mawiamy, że u nas sprawiedliwość się kupuje. No niestety nie tylko u Was, w Gdańsku. Z punktu widzenia dowodów i faktów, sprawa wydawała się banalna i prosta jak drut. No i taka była. Złamanie prawa w najbardziej czytelnej formie oczywista oczywistość jak mawiają klasycy. Kozłowski nawet nie próbował tego faktu ukryć tłumaczył tylko, że po prostu musiał postąpić, jak postąpił, i już. Rusik był wkurwiony i załamany. Bo miał wyłożone na tacy od A do Z, jak karty w pasjansie. Szkopuł w tym, że służbę zaczynał jeszcze w milicji obywatelskiej i można go było zdmuchnąć jak świecę. Na przykład pod hasłem: SB niszczy nieskazitelnego opozycjonistę. Bał się zaryzykować. Zwłaszcza, że był potężnie, ale to potężnie naciskany z góry. No i tak sprawa została zamknięta. Materiały spoczywają w zapomnianym archiwum, w anonimowym rejestrze, który, jak tyle innych, prędzej czy później też się gdzieś zagubi. A jak zakończyła się historia tej rodziny? Zmieniłem temat, bo czułem, że robi mi się niedobrze. A kogo to obchodzi? Grunt, że od tego momentu Donald Tusk mógł opuścić akademik, bo miał już swoje mieszkanie. Cała reszta to tylko nieistotne szczegóły. Mój rozmówca spojrzał na zegarek. Muszę już iść. Spotkamy się jeszcze. O, kto to może wiedzieć? Proszę najpierw zadzwonić, będziemy w kontakcie. Rozdział piąty ekstradycja. Pierwsi byli policjanci z centralnego biura śledczego. Wyglądali na bystrych i twardych gliniarzy, takich, co to niełatwo ich przestraszyć. Młodzi wiekiem najstarszy nie miał czterdziestki, ale już doświadczeni i kuci na cztery nogi. Jeśli mielibyśmy w tej sprawie jakieś wątpliwości, musielibyśmy je stracić już po kilkudziesięciu minutach rozmowy, w trakcie której wykazali się kompetencją, unikalną wiedzą i umiejętnością łączenia faktów. Zrozumiałem to w lód, bo wiadomo, swój pozna swego. Bez dwóch zdań to byli ludzie, jakich szukaliśmy. Nie wiedzieliśmy tylko, czy oni to samo mogliby powiedzieć o nas. Nie pojawili się na naszej drodze przypadkiem. Od kilku miesięcy rozmawialiśmy z Jackiem Wroną, byłym komisarzem Centralnego Biura Śledczego, uczciwym gliną i dobrym człowiekiem, którego cudowne uzdrowienie córki Glorii Marii uznawane jest za jeden z dowodów potwierdzających świętość Jana Pawa II. To jednak opowieść na zupełnie inną okazję. Tak czy inaczej, słowo do słowa, rozmowa do rozmowy i Jacek przetarł nam kilka ważnych ścieżek wiodących do hermetycznego świata przestępczych machinacji, intryg i brudnych interesów. Czyli tego wszystkiego, czym tak bardzo lubi się parać tak zwana elita. Nie tylko zresztą trójmiejska. Tak więc wraz z Wojtkiem Szublińskim rozmawialiśmy z trzema twardymi policjantami CBS, którzy mogli być dla nas kolejnym ważnym mostem, po przekroczeniu którego nic już nie będzie takie samo jak wcześniej. Mogli być. Ale rozmowa się nie kleiła. Początkowo sądziłem, że być może przeszkadzał kontrast. Rozmawialiśmy pierwszego sierpnia. W warszawskim hotelu Wiktoria vis-a-vis oddalonej o niespełna 200 metrów sceny, na której trwał w najlepsze wspaniały koncert ku czci powstańców warszawskich. Brudny odarty z wszelkich ideałów świat, o którym teraz mówiliśmy w hotelowym lobby, i ten, który opiewali artyści przy akompaniamencie tysięcy mieszkańców Warszawy, Tragiczne, ale jakże czysty i wzniosły były od siebie bardziej odległe niż najdalsze galaktyki w bezkresnym kosmosie. Nie ulegało wątpliwości, że miejsce spotkania, bynajmniej nieciche i nieustronne, zostało wybrane mało fortunnie. Im jednak dłużej rozmawialiśmy, tym bardziej nabieramy przekonania, że chyba nie o miejsce. Ani nie o głośny koncert tu chodzi. Moje wątpliwości budził pozornie drobny niuans, ten specyficzny klimat, który od pierwszej chwili towarzyszył naszej rozmowie. Rozpoznałem go dobrze, bo miał ten sam zapach i smak, jaki czułem, gdy przed laty stałem ze śmiercią twarzą w twarz i zanim zrozumiałem, że jest taka granica strachu. Po której się spokój zaczyna. Zacząłem myśleć, że ci twardzi, dzielni i uczciwi ludzie, policjanci z krwi i kości, w tym jednak wypadku po prostu czegoś się obawiają. A zacząłem tak myśleć, bo sami nam to powiedzieli. Może nie wprost, ale jednak. To, co próbujecie zrobić, nie jest ani rozsądne, ani mądre, ani bezpieczne. Ten układ nie ma barw politycznych i nie o Tuska tu idzie, a już na pewno nie tylko o niego. Poruszycie kamień, a on uruchomi lawinę, i nie wiadomo, kto w końcowym rozrachunku zostanie przygnieciony. Zwłaszcza w kontekście tego, co niedługo może się wydarzyć. Choć nie musi. Tu trzeba się zastanowić i spokojnie wszystko rozważyć. Spuentował jeden z oficerów, przystojniak w typie George'a z tym, że o wiele przystojniejszy. Po godzinie rozmowy podaliśmy sobie dłonie na do widzenia. Odezwiemy się, rzucił na odchodne George Clooney. Mimo protekcji Jacka Wrony, nie odezwali się nigdy więcej. Sytuacja powtórzyła się kilka tygodni później, gdy odebrałem telefon i gdy w słuchawce odezwał się głos, którego nie słyszałem od miesięcy. Głos dawno niewidzianego kumpla z mojej dawnej firmy. Wywołał mnie na spotkanie, podczas którego niczego nie owijał w bawełnę. Gdzieś w tym mieście jest kilka osób, zespół, który przygląda się tobie i twojemu koledze. Być może rozwiązaliby to inaczej, ale jesteście na świeczniku, a to przykułoby uwagę. Poruszą jednak niebo i ziemię, by ośmieszyć i podważyć waszą wiarygodność. Wyciągną co możliwe i co niemożliwe, rzeczy prawdziwe i spreparowane i musicie być na to gotowi. Nieważne, czy coś jest prawdą, ważne w co uwierzą ludzie. Przesłanie było jasne jak słońce. Mówiąc szczerze, nawet w czasach świetności które miałem dawno za sobą, nie przedstawiłbym tego jaśniej. Doszedłeś do rozstaju dróg i jesteś na rozdrożu. Teraz albo wbijasz z nami gwoździe, albo zostaniesz ukrzyżowany. Wszystko to działo się w czasie, gdy wydarzenia w moim i Wojtka śledztwie uległy gwałtownemu przyspieszeniu. Informacji przybywało w szalonym tempie. Papiery piętrzyły się każdego dnia, i praca szła naprzód pełną parą. Niedokończone śledztwa z przeszłości, historie, które nie znalazły wyjaśnienia, pytania, na które dotąd nie było odpowiedzi, teraz wszystko zaczęło się łączyć w logiczną całość. Informacje z różnych niezależnych źródeł potwierdzały się wzajemnie i uzupełniały, i wszystkie zwracały uwagę na niezwykłą, a tajemniczą rolę. Donalda Tuska w najważniejszych dla kraju wydarzeniach, zwłaszcza w tym pierwszym kluczowym okresie tak zwanej wolnej Polski, ale też generalnie na przestrzeni całych ostatnich trzydziestu lat. Prawie wszystkie też przedstawiały zupełnie inny obraz byłego premiera niż ten, który był sztucznie wykreowany przez specjalistów z branży PR-u na potrzeby mydlenia oczu opinii publicznej. Im więcej dowiadywaliśmy się o Donaldzie Tusku i o kongresie liberalno-demokratycznym, tym bardziej byliśmy poruszeni stopniem uwikłania byłego premiera i jego kolegów z KLD w rozmaite relacje z szemranymi typami. Mimo panujących ciemności, przez które rozróżniałem jedynie kontury postaci, poznałem go. Bez trudu. Nie było w tym nic dziwnego. Każdy, kto choć raz napotkał go na swej drodze, z pewnością musiał zapamiętać jego charakterystyczną sylwetkę. Nie wiedzieć czemu właśnie w tym momencie przypomniałem sobie uczucie zaskoczenia, które towarzyszyło mi, gdy spotkałem go po raz pierwszy, kiedy czytałem tajne akta, z których wynikało, że bez większego trudu pacyfikował kilku osobowe grupy osiłków sądziłem że musi być dwumetrowym gigantem tymczasem miałem przed sobą potężnie zbudowanego napakowanego faceta pod pięćdziesiątkę który jednak nie miał nawet 180 cm wzrostu było to oczywiście bez znaczenia bo przecież pamiętałem jak niższy od niego Mike Tyson w niecałą minutę zmiutł z ringu, przewyższającego go o prawie dwie głowy, boksera Andrzeja Gołotę i nawet się przy tym nie zmęczył. A jednak to nie postura mojego rozmówcy i jego niższy od zakładanego wzrost utkwiły mi z tego naszego pierwszego spotkania najmocniej w pamięci. Tym, co zaskoczyło mnie jeszcze bardziej, i co zapamiętałem jeszcze dobitniej, był jego imarz, a zwłaszcza twarz. Spodziewałem się, że najbardziej znany świadek koronny w Polsce, słynny gangster z Pruszkowa, największej organizacji przestępczej w kraju, musi mieć wygląd zbiera gwarantujący angaż w horrorach i to bez charakteryzacji. Tymczasem naprzeciw siebie miałem człowieka o sympatycznej powierzchowności i miłym dla ucha głosie, który nie przywodził na myśl najgorszych przestępczych środowisk i mordowni, co to wychodzi się z nich z widelcem w plecach. A przecież nie było tajemnicą, że właśnie w tego typu przybytkach siłą rzeczy przez wiele lat się obracał. Gdyby rok wcześniej ktokolwiek powiedział, że będziemy tak teraz rozmawiać z Jarosławem Sokołowskim, pseudonim Masa, bo tak się nazywał ów człowiek, pomyślałbym, że oszalał. O tym, że się tak jednak stało, przesądziła pozytywna weryfikacja dostarczanych nam przez niego informacji. Nie traktowaliśmy go bynajmniej jak krnicę prawdy objawionej. A i nie wszystko byliśmy w stanie sprawdzić, ale to, co byliśmy w stanie, znajdowało odzwierciedlenie w innych źródłach. Tajnych aktach wywiadu i kontrwywiadu, materiałach operacyjnych moich kolegów z ABW, w zaznaniach świadków koronnych, którzy powiedzieli zbyt dużo, by móc utrzymać status, w śledztwach, którym ukręcono łeb, bo sięgały do ludzi na wysokich stołkach. Mój i Wojtka Sumniejskiego, rozmówca, nie mógł dotrzeć do wszystkich tych materiałów, a jednak miał dane. Znał każdy fragment łańcucha DNA każdej osoby czy firmy, o której opowiadał, a gdy czegoś nie był pewien, uczciwie się do tego przyznawał i tym przekonał nas ostatecznie. Wiedząc już o jego wiarygodności, to co chcieliśmy wiedzieć, Namówiliśmy go, by po latach opowiadania bzdur, jaką to wielką mafią był pruszków, zgodził się wyznać prawdę, że mafią był nie tyle pruszków, co ludzie na wysokich stołkach, dla których gangsterzy byli chłopcami na posyłki. I tak się stało. Z obowieści masy, potwierdzonej później przez współpracownika wywiadu, z którym rozmawialiśmy w Wiedniu, Wynikało, że na początku lat dziewięćdziesiątych blichtr, jakim otaczał się Wiktor Kubiak, budując mit nowoczesnego zachodniego przedsiębiorcy, przyciągnął wielu złaknionych władzy. Wraczkującym w trzeciej RP siermiężnym kapitalizmie, który rodził się na bazarach i w składanych szczękach, Kubiak wydawał się postacią z innej bajki naprawdę kimś. W tamtym czasie dzięki kasierowi Pruszkowa Wojciechowi Paradowskiemu, który był ustosunkowany w świecie polityki, poznał m.in. Bronisława Geremka, Leszka Balcerowicza i Mieczysława Wachowskiego, kapciowego prezydenta Lecha Wałęsy, a jednocześnie prowadził interesy z Wiktorem Kubiakiem, pruszkowscy gangsterzy mieli pełny ogląd najważniejszych w kraju wydarzeń. Jako gwardia przyboczna Paradowskiego i Kubiaka, przesiadując stale w warszawskim hotelu Mariot, masa i spółka znajdowali się w miejscu i czasie, dzięki którym z bliska mogli obserwować, na jakim fundamencie budowano to, co później nazwano trzecią RP. To było na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy razem z Wojtkiem Kiełbińskim, kiełbasą, ochranialiśmy Wojtka Paradowskiego. Kubiak i Paradowski znali się dobrze. Zresztą to były czasy, gdy wszyscy w Warszawie mający pieniądze znali się dobrze. Balowali w mariocie i popisywali się pieniędzmi jak szczeniaki, grając w kasynie. Ci ludzie w białych skarpetkach i czerwonych garniturach stanowili widok który trudno zapomnieć. Interesy z Kubiakiem robił Paradowski i to on głównie się z nim kontaktował. Ale nie odstępowaliśmy Paradowskiego i byliśmy przy dużej części rozmów. Relacjonował nam Jarosław Sokołowski. Później, gdy zorganizowaliśmy w Katowicach zielony bingo, Wiktor dołączył do nas na stałe. Bezpośrednie kontakty stały się systematyczne i przez pewien czas widywaliśmy się prawie codziennie. W biurze bataksu na osiemnastym piętrze spotykaliśmy się sporadycznie, częściej w lobby i hotelowej restauracji. Niekiedy imprezowaliśmy do nocy. Dla nas nie było tajemnicą, kim jest ten człowiek. Wiedzieliśmy, że chodził w wywiadzie i że jest pod ochroną zielonych. Wiedzieliśmy też, że inkasuje prowizje z różnych przedsięwzięć, na przykład od Amerykanów i lotu za uruchomienie w Mariocie pierwszego legalnego kasyna w Polsce. Koło Wiktora zawsze kręcili się dziwni ludzie. Wiktor niechętnie o tym mówił, Paradowski zresztą też, a my nie dopytywaliśmy, ale przebywając z nimi stale, siłą rzeczy wiedzieliśmy to i owo. Na przykład, że to ludzie z wywiadu wojskowego, którzy wszystkich znali i wszystko mogli. Przychodzili do kubiaka i oglądaliśmy ich sobie dokładnie w sekretariacie, a oni oglądali nas. Potem zaczęliśmy rozmawiać o tym i owym, początkowo taka gadka szmatka, o wszystkim i o niczym, parę razy pojawiały się też konkrety. I to bezpośrednictwa starych, którzy zazwyczaj pewne. Ustalenia brali na siebie, na przykład w kwestii przemówienia komuś do rozsądku. Z pewnych względów nie chcę tego rozwijać. Kobiak nie krył się ze znajomością z Rzemkiem. Widywałem go z Wiktorem dziesiątki razy. W biurze, na lunczach, w Mariocie. Rzemek również chodził w wojskowym wywiadzie i to też nie było dla nas tajemnicą. Razem ukręcali naprawdę duże pieniądze, przy których to, co nam wpadało z haraczy, tirów, prostytutek czy narkotyków, to drobne. Imponowało nam, że trzymamy z takimi ludźmi. Było poczucie przynależności do kasty rządzącej, najwyższe kręgi. Mieli haki na wszystkich i trzęśli tym wszystkim. Starzy pracowali pod ich dyktando, a oni wyświadczali przysługi. Gdy trzeba było uzyskać dotacje, wyprać pieniądze, zrobić w mediach trochę propagandy, coś lub kogoś wykreować albo napiętnować, wyciągnąć z aresztu, załatwić świadectwo lekarskie, immunitet albo korzystny wyrok. Robili takie rzeczy setki razy. W tamtym czasie Kubiak wspominał, że pułkownicy, czyli ludzie z wywiadu wojskowego, szykują zmiany polityczne. Planowali uruchomić finansowanie kilku partii i przedsięwzięcia medialne. Mówili o telewizji i gazecie, ale szczegółów nie znam. Pamiętam za to dokładnie, że jeden z tych gigantycznych kredytów pozyskany przez Bataks z Banku Handlowego miał być Niespłacony. Planowano, że kilka miesięcy po jego pozyskaniu firma Kubiaka zbankrutuje, a bank wpisze zobowiązanie w straty. Chodziło o kilkanaście milionów dolarów. Koło Rzemka kręciło się wiele osób. Nie tylko Kubiak i Paradowski. Biznesmeni, politycy, wojskowi. Kubiak miał głowę do interesów. Ale musiał dzielić się z wojskowymi, utrzymywać całą tę zgraję polityków Bielecki, Tusk i reszta. Mieli ambitne plany i całkiem realne. Kubiak z Paradowskim mówili, że mają finansowanie z Niemiec, ale to nie wystarczało do przejęcia władzy. A do tego sprowadzały się ich zamiary. To z jednej strony pieniądze od Niemców, ale też pieniądze Kubiaka. I wywiadu wojskowego pozwoliły na wykreowanie całego ugrupowania sztucznego politycznego establishmentu, który wywierał decydujący wpływ na polską politykę przez następne kilkadziesiąt lat. Pułkownicy i Wiktor Kubiak wyciągnęli ich z politycznego niebytu, czy co najmniej z marginesu dali impuls do błyskawicznego rozwoju Kongresu Liberalno-Demokratycznego, który potem stał się jednym z fundamentów dla Unii Wolności i także Platformy Obywatelskiej. Wiktor Kobiak bardzo szybko wystawił rachunek swoim podopiecznym. Kiedy ministrem do spraw przekształceń własnościowych został Janusz Lewandowski, musiał powołać swojego niedawnego promotora, na stanowisko doradcy do spraw prywatyzacji. Kubiaki pułkownicy zdyskontowali te nominacje na wszelkie możliwe sposoby. Słyszałem od Paradowskiego, że zrobili na tym wiele świetnych interesów. Z wyprzedzeniem poznawali plany prywatyzacyjne i szereg innych tajemnic, a taka wiedza miała konkretny wymiar finansowy. Scenariusz opowiedziany przez masę idealnie pasował do układanki, która powstała z naszych wcześniejszych ustaleń. Nieważne więc było, kto napisał ten scenariusz, ważne czy był prawdziwy. A w tej sprawie fakty nie pozostawiały wątpliwości. Zasadniczym dylematem ówczesnych realiów było znalezienie prostej odpowiedzi na trudne pytanie: Skąd wziąć pieniądze? Znalazł ją Leszek Miller, który poleciał do Moskwy, gdzie od rosyjskich towarzyszy pożyczył kilka milionów dolarów teoretycznie na cele statutowe, w rzeczywistości na utrzymanie bieżącego aparatu, znajdującej się w defensywie nieboszczki partii. Znaleźli ją także politycy, zaczynający swoją karierę w tzw. wolnej Polsce którzy uzyskali finansowanie z zagranicy oraz w wojskowych służbach specjalnych, kooperujących z najgorszym sortem przestępców i gangsterów. To wszystko było wodą na młyn dla sponsorów politycznych zamierzeń i działań Donalda Tuska oraz spółki. Tłem, które mocodawcy Wiktora Kubiaka z wywiadu wojskowego, kontrolujący rodzącą się nową rzeczywistość, Starannie wypełnili szczegółami, szczegół po szczególe. Dla Kubiaka przewidzieli specjalną rolę zawiązania mariażu z rodzącą się nową siłą polityczną, która miała bardzo ambitne plany, ale nie miała pieniędzy. Czołowi przedstawiciele gdańskich liberałów w osobach Jana Krzysztofa Bieleckiego, Donalda Tuska, Janusza Lewandowskiego i Jacka Merkla Mieli świadomość, że bez fortuny mogą co najwyżej rozbłysnąć jasnym, lecz krótkotrwałym płomieniem. Do realizacji zamierzeń nie wystarczało im wsparcie z Niemiec, potrzeba było więcej pieniędzy. Kluczową rolę w dalszej części tej układanki odegrał Donald Tusk, który znał wcześniej Wiktora Kubiaka. Skąd? i który zapoznał z nim pozostałych kolegów, kolegów z Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Dalej poszło już gładko. Dzięki wsparciu Wiktora Kubiaka, wydawany przez środowiska liberalne przegląd polityczny zyskał na atrakcyjności, a pozyskane środki pozwoliły na zorganizowanie założycielskiej konferencji krajowej. Do liberałów dołączyli działacze NZS-u z Pawłem Piskorskim na czele, który szybko awansował w strukturach. Apartament Kubiaka w hotelu Mariot stał się centrum decyzyjnym i nieformalną siedzibą nowej partii. Paweł Piskorski, Donald Tusk, Jan Krzysztof Bielecki, który kilka miesięcy później stanął na czele nowego rządu, oraz Janusz Lewandowski, przyszły minister przekształceń własnościowych, korzystali z gościny możnego sponsora, debatując w jego siedzibie od świtu do nocy. Pojawienie się w Mariocie młodych liberałów z Gdańska, którzy mieli polityczną wizję, ale nie mieli nic ponadto, siedziby w Warszawie, infrastruktury w terenie, czy nawet samochodów, i nie byli przygotowani do walki o swoją wizję, było na rękę ludziom z wojskówki. Łącznikiem pomiędzy Kubiakiem i stojącym za nim wojskowym wywiadem, a środowiskiem KLD był nie kto inny jak Donald Tusk. To on zapoznawał kolegów liberałów z Kubiakiem, to on grał w tych relacjach pierwsze skrzypce. Najwyraźniej ani jemu, ani innym nie przeszkadzała przeszłość Wiktora Kubiaka, ani przeszłość jego mocodawców. Mówiąc krótko, każdy w tym gronie wiedział lub co najmniej domyślał się, kto jest kto i od kogo, a także z jakich źródeł pochodzą pieniądze, o których mówili. Przy akceptacji pułkowników Kubiak zapewnił Tuskowi i jego kolegom wszystko, co trzeba. Na początek biuro ogólnokrajowe w siedzibie Bataksu w Mariocie. Do tego samochody i nieformalną linię kredytową, najlepsze trunki, cygara. To był dla nich nowy, nieznany świat, bo przecież niedługo wcześniej ludzie ci malowali kominy w stoczniach. W bataksie najczęściej przesiadywali wprowadzający Wiktora Kubiaka w środowisko KLD Donald Tusk, a także Janusz Lewandowski i Jan Krzysztof Bielecki. Do tego dokooptował się Paweł Piskorski i cała późniejsza polityczna elita. Było to w 1990 roku. A już w styczniu 91 prezydent Wałęsa desygnował Jana Krzysztofa Bieleckiego na stanowisko premiera. Bez pieniędzy Kubiaka i pułkowników nie byłoby ani tego rządu, ani późniejszych spektakularnych karier większości z tych polityków. Dzięki pieniądzom dostarczanym z Niemiec, dzięki Kubiakowi i kontrolowanemu przez służby specjalne prezydentowi RP Lechowi Wałęsie nowa partia szybko zyskała na znaczeniu. W efekcie już w 1991 roku Jan Krzysztof Bielecki, mając w Sejmie zaledwie kilku posłów z własnego ugrupowania, stworzy rząd. Mocodawcy Wiktora Kubiaka mogli otwierać szampana, mieli realne wpływy na rządy w wolnej Polsce, które z drobnymi tylko zawirowaniami i kłopotami utrzymywali przez wiele następnych lat. Kto jak kto? Ale akurat ja wiedziałem to dobrze, że układy ze służbami specjalnymi, wszystko jedno, polskimi, niemieckimi czy jakimikolwiek, to do żywocie. I nic nie można na to poradzić. Masa był ciekawym rozmówcą i cennym dla nas źródłem informacji, którego wiarygodność, na tym odcinku zweryfikowaliśmy na wiele sposobów. Nie mieliśmy podstaw sądzić, że wodzi nas na manowce. Gdybyśmy jednak mieli w tej kwestii jeszcze jakieś wątpliwości, musielibyśmy je stracić po rozmowie z informatorem z wywiadu, który znał i gangsterów z Pruszkowa, i tamte klimaty hotelu Mariot, a z którym rozmawialiśmy w Wiedniu. Byłem jednym z wielu na usługach wywiadu cieniem Wiktora Kubiaka. Poznałem go wiele lat wcześniej. To historia na oddzielną opowieść. Nie miałem za wiele do roboty, bo Kubiak prawie nie wychodził z biura. Rzadko ruszał się z osiemnastego piętra, czy w ogóle z mariotu. Na górze kręciło się wtedy mnóstwo ludzi, istny dom wariatów. Niemcy, Amerykanie, izraelscy Żydzi, trochę Rosjan. Do tego wojskowi i gangsterzy. Przychodzili, wychodzili, telefony dzwoniły non-stop, drzwi się nie zamykały. Żeby to zrozumieć, trzeba sobie przypomnieć, jak wyglądała Polska w okresie transformacji. Wszyscy chcieli władzy, ale nikt nie miał pieniędzy. Bo te mieli tylko komuniści. Oni jednak z kolei nie mieli szans na powrót do władzy nie wtedy, tuż po upadku PRL-u. Musiało minąć trochę czasu, by ludzie zapomnieli. Dla każdego było oczywiste, że trzeba postawić na innego konia i tak się stało. Wtedy po raz pierwszy spotkałem Donalda Tuska. Wiktor przedstawił go jako przyjaciela. Dla mnie ważne jest tak zwane pierwsze wrażenie. Nie było dobre. Bataks stanowił część ogólnokrajowej siatki, w której byli wszyscy. Politycy, gangsterzy, wojskowi przygotowywali się do przejęcia władzy. Gromadzili haki, informacje, tajne dokumenty, materiały z nielegalnych podsłuchów i tajnych przeszukań, wszystko zbierane skrupulatnie. Setki wspaniałych haków, wszystkich na wszystkich. A całość podlana sosem nacisków i szantaży. Biuro Kubiaka w Mariocie idealnie nadawało się na centrum decyzyjne. Bielecki i Tusk rozmawiali z Wiktorem za zamkniętymi drzwiami, tylko w niektórych spotkaniach brałem udział. Gadali całymi dniami. W każdym razie byli tam stale i ciągle się narazali. Wszystko zostało podporządkowane ich wyborczej wygranej, bo od tego wszystko zależało. Ale przychodzili też inni ze świecznika i wszyscy czegoś chcieli. Tego dnia, gdy Bielecki został premierem, odkorkowywaliśmy w bataksie szampana. To była świetna inwestycja z perspektywami na przyszłość. Od tego momentu Bielecki, Tuski i inni zaczęli robić wielkie polityczne kariery. Z małą pomocą przyjaciół, rzecz jasna. Jeszcze długo po tym, jak Bielecki został premierem, wszystkie najważniejsze polityczne decyzje zapadały w mariocie, ale potem to się zmieniło. Pojawiły się inne miejsca, po powojskowy ośrodek w Ryni, nad Zalewem Zegrzyńskim, Koloseum, Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie. Zdziwiłby się pan, jacy ludzie tam przychodzili na zaplecze Koloseum, biskup Sławoj Leszek Głódź. Generałowie, aktorzy, dziennikarze, a z polityków Mieczysław Wachowski, kiedy był jeszcze kapciowym prezydenta Lecha Wałęsy, Bronisław Gieremek, Sławomir Petelicki, szef gromu, admirał Czesław Wawrzyniak, Jacek Dębski, członek zarządu Kongresu Liberalno-Demokratycznego i wielu innych. I wszystkim chodziło o jedno: pieniądze i władzę. Cała reszta to nieistotne dodatki. Relacje, które zbieraliśmy, były bezcennym uzupełnieniem, a niekiedy cennym potwierdzeniem tego, co wiedzieliśmy już wcześniej. Klimaty hotelu Marriott potwierdzały też to, co obserwowałem jako młody funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa w pierwszej połowie lat 90. Kraj przypominający przeciekający okręt, na którym wywiady obcych państw. Pod płaszczykiem konsultantów, doradców czy innych dobroczyńców, grasowały jak po ziemi niczyjej, zupełnie swobodnie, praktycznie bezkarnie wykradając wszelkie tajemnice, realizując rozmaite operacje i kombinacje oraz inne wytyczone cele. Tak. Jarosław Sokołowski. Pseudonim Masa otworzył się ze swoją wiedzą i po latach Bajdurzenia o kobietach mafii i tym podobnych bzdurach po raz pierwszy opowiedział o sprawach naprawdę ważnych i poważnych. Napisaliśmy we trójkę z Wojtkiem Sumnskim książkę, pokazującą chuj z hu pod tytułem To tylko mafia. A potem nagle masę zamknęli. Ani ja, ani Wojtek nie znaliśmy go na tyle dobrze, by za niego ręczyć. Żyliśmy jednak zbyt długo na tym świecie, by wierzyć, że taka zbieżność. Książka, który jak nigdy wcześniej odkrył się ze swoją wiedzą i w dwa tygodnie później areszt. No to tylko przypadek. Osobiście wierzę w przypadki, ale każda wiara ma swoje granice. Nasze od początku niemałe wątpliwości w tej sprawie jeszcze urosły, gdy poznaliśmy wagę zarzutów: niezapłacona faktura za kostkę brukową w normalnych warunkach sprawa dla sądu cywilnego, powoływanie się na znajomość z policjantem. Wprowadzenie na siłownie niedopuszczonych do obrotu w Polsce anabolików o wartości dwóch tysięcy złotych. Wszystko to razem wzięte wyglądało słabo, a może nawet groteskowo. W tej sytuacji wniosek się narzucał sam. W kraju sporo się zmieniło, ale przysłowiowy sierżant w okopie, ważniejszy niż generał, wciąż pozostawał ten sam. I cały czas trzymał rękę na pulsie. Ktoś najwyraźniej, ktoś kto wiele może, chciałby masa zamknął dziób. I co najwyżej wrócił do opowiastek o kobietach mafii. Więc masa zamknął dziób, bo trudno kłapać dziobem, pozostając pod kluczem. Innymi słowy, kiedy najważniejszy w Polsce świadek koronny przerwał milczenie, ktoś przerwał jego mówienie. Dla nas przesłanie płynące z tej historii było jasne i trudno było nam patrzeć na tę sprawę inaczej niż w kategoriach ostrzeżenia. To jednak mogło oznaczać, że byliśmy na dobrym tropie. A w takim razie, konkludowaliśmy, powinniśmy na nim pozostać. Przynajmniej tak długo, jak długo nam na to pozwolą. Wszystko to było tak zaskakujące iż nie sądziłem, że cokolwiek będzie mnie jeszcze w stanie zaskoczyć. A jednak po raz kolejny pomyliłem się, bo kolejne wydarzenie, okraszone niespodziewaną informacją, wprost wbiło mnie w fotel. Miałem nad czym pogłówkować, zapowiadała się długa noc. Fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego powołano do życia ustawą z lutego 1989, powierzając gromadzenie pieniędzy na obsługę zagranicznego długu. Ważniejszy był jednak cel ukryty: wykup polskich zobowiązań na rynku wtórnym. W sytuacji kryzysu z początku lat 90. papiery dłużne PRL-u osiągały ceny mniej niż niskie. Wykupywanie ich przez Polskę i zmniejszanie w ten sposób zadłużenia naruszało umowy z wierzycielami. Nasz kraj, tłumacząc się autentycznie katastrofalnym stanem finansów publicznych, odmawiał spłaty zobowiązań. Ale jednocześnie przeznaczał spore środki na ich wykup. Rynkowa cena długu wynosiła 22 centy za jednego dolara, a wierzyciele woleli odzyskać część należności niż nic. Taka operacja rzecz jasna nie miała za wiele wspólnego z prawem międzynarodowym. Wymagała dyskrecji. I dlatego powierzono ją wojskowym służbom specjalnym. W skład zarządu FOZ wchodzili Grzegorz Rzemek, dyrektor generalny, oraz Janina Him, zastępca dyrektora, a przy okazji także partnerka życiowa Dariusza Przywieczerskiego, założyciela obecnego Banku Millennium, oraz Rada Nadzorcza w składzie. Przewodniczący Janusz Sawicki, Dariusz Rosati, Jan Boniuk, Grzegorz Wójtowicz, Zdzisław Sadowski, Jan Wołoszyn, Sławomir Marczuk i Wojciech Misiąg. Ten ostatni był wiceministrem finansów w kilku następnych rządach. Istotną rolę w całej tej historii odegrał Bank Handlowy, czyli obecnie City Bank Handlowy który prowadził transakcje dewizowe FOS. Podczas kontroli przeprowadzonej przez NIK w okresie 1991-1992 wykazano, że już w trakcie trwania kontroli bank prowadził działalność dewizową na szkodę polskiej gospodarki, a szacowane straty strony polskiej liczone były w miliardach. Mimo tak dramatycznych danych, nikogo z zarządu nie pociągnięto do odpowiedzialności, nie odzyskano też pieniędzy. Jedna z wielu historii, pokazujących dlaczego przez następne dziesięciolecia, tak wielu określało Polskę krajem na niby. Kadrę zarządzającą FOZ, któremu ministrowie finansów Andrzej Wróblewski Ileszek Balcerowicz przekazywali środki budżetowe, stanowili oficerowie i współpracownicy komunistycznych służb specjalnych, cywilnych i wojskowych. Grzegorz Rzemek był tajnym współpracownikiem zarządu drugiego sztabu generalnego wywiadu, pseudonim dik, a Janusz Sawicki, tajnym współpracownikiem SB. Potem w latach 90. kadrowym pracownikiem Urzędu Ochrony Państwa, którego szefem był nie kto inny jak Krzysztof Kozłowski. Wrublewski, minister finansów na początku 1989, nie dość, że powierzył Rzemkowi funkcję dyrektora generalnego funduszu, to jeszcze powołał Radę Nadzorczą z tego samego klucza. Składającą się w większości stajnych współpracowników SB. Na przykład takich jak Dariusz Rosati, dziś europoseł Platformy Obywatelskiej, który przed wyjazdem na stypendium do Stanów Zjednoczonych w lutym 1978 został pozyskany do współpracy. Na trop gigantycznych nadużyć w funduszu i wokół niego. Jako pierwszy wpadł urzędnik Izby Skarbowej Michał Falcman, który szczegółowo opisał swoje odkrycie. Wszedł w skład zespołu kontrolerów NIK, którzy przez pół roku prześwietlali FOZ. W maju 1991 śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura i wtedy wyszło na jaw, że FOZ wiele transakcji załatwiał na gębę. Bez dokumentacji pisemnej przekazywał bez żadnej kontroli ogromne kwoty firmom krajowym i zagranicznym. Powierzył na przykład 60 miliardów starych złotych bankowi inicjatyw gospodarczych. Wystawił na rzecz Banku Handlowego weksle na 3,5 biliona starych złotych i zawarł 16 umów legalizujących kredytowanie wielu firm. Większość z tych pieniędzy zniknęła i już nigdy nie została odzyskana. Podobny, delikatnie mówiąc, bałagan panował w sferze operacji zagranicznych. Za pośrednictwem banku handlowego i banku rozwoju eksportu wyprowadzano za granicę kolejne wielkie kwoty, między innymi blisko 100 milionów dolarów Trafiło na konta spółek w rajach podatkowych w dziewięciu krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych zasilane środkami sfoz firmy wkrótce potem ogłaszały niewypłacalność i upadały, a pieniądze dokładnie jak w Polsce tylko jeszcze bardziej skutecznie, bardziej bezpowrotnie znikały w ustawie o foz. Dopuszczono przekazywanie dowolnych środków i aktywów publicznych odwytypowanych przez kierownictwo Funduszu przedsiębiorstw państwowych. W ten sposób Leszek Balcerowicz faktycznie zrezygnował z kontroli części finansów publicznych. Innymi słowy, nie sprawował żadnego nadzoru nad przekazywanymi do FOZ środkami publicznymi. Mając tak przetartą ścieżkę, Powołując się na decyzję Balcerowicza, szef Foz Grzegorz Rzemek przejął należności Central Handlu Zagranicznego. Zestawienie możliwych do odtworzenia przepływów finansowych dokonane post factum wykazało jasno, że na wykup polskiego długu przeznaczono tylko drobny ułamek z dwóch bilionów starych złotych, jakimi dysponował Foz. A sumy te nie uwzględniają jeszcze dwóch innych źródeł, do których fundusz sięgał należności oraz tzw. czarnej kasy, central handlu zagranicznego bagatela drobne 150 milionów dolarów. Oznaczało to, że decyzją balcerowicza pieniądze z czarnej kasy przekazane do dyspozycji Rzemkowi zostały całkowicie przejęte przez służby specjalne. W czerwcu 1991 w gabinecie premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego odbyła się w tej sprawie narada, generalnie poświęcona FOZ, podczas której wszystkie te szalbierstwa zostały pokazane przez Michała Falcmana Zniku i jego szefa Waleriana Pańkę, wyłożone na stół jak karty w pasjansie. I wkrótce potem Obaj ci nieszczęśnicy zeszli z tego świata. I Falcman, i jego szef. Michał Falcman, w wieku zaledwie 38 lat, zmarł na zawał serca. Prezes Niku, Walerian Pańko, zaś, zginął w wypadku samochodowym. Kierowca jego służbowej lanci, Jan Budziński, zmarł po kilku miesiącach. Oczywiście na zawał serca. Z kolei dwaj policjanci drogówki, którzy badali wypadek pańki i podnosili wątpliwości, czy aby na pewno był to wypadek, wybrali się na ryby i utonęli. Gdy zakładano fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego, długi PRL-u w zagranicznych bankach wynosiły ponad 41 miliardów dolarów. Aby operacja potajemnego skupu polskiego zadłużenia na rynkach międzynarodowych mogła się powieść, konieczna była dyskrecja i zaufani powiernicy, zarządzający spółkami zarejestrowanymi w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych oraz w rajach podatkowych. Sprawdzonych powierników i odpowiednie firmy był w stanie wskazać jedynie wywiad maskujący swoje działania operacyjne szyldem biznesu. Umowy, które FOZ podpisywał ze swoimi agentami, bardziej przypominały instrukcje dla tajnych współpracowników wywiadu niż rutynową dokumentację biznesową. Agenci funduszu zobowiązywali się przestrzegać szczegółowych instrukcji przekazywanych przez FOZ odnośnie do stopnia poufności operacji sposobu ich wykonania, komunikowania partnerów, referencji, znaków, firm i temu podobne. W umowie podpisanej wiosną 1989 przez dyrektora generalnego Foz Grzegorza Rzemka z Krzysztofem Pochrzęstem, pełnomocnikiem spółki Altex International LTD z brytyjskich wysp dziewiczych, napisano wręcz, że zlecenie dokonania operacji finansowej, handlowej, kapitałowej może być udzielone w innej niż pisemna formie. Zupełnie jak w mafii, gdzie słowo ma większą moc niż podpisany dokument. Przyjęcie takiej zasady wręcz zachęcało do zagarniania państwowych pieniędzy. Grzegorz Rzemek z kasy funduszu przekazał ponad 40 milionów dolarów na zatuszowanie swoich wpadek z czasów, gdy pracował w Luksemburgu. Podpisał wtedy wiele dziwnych akredytyw na dziwne dostawy dla różnych firm. Jedną z takich akredytyw była ta dla spółki Batax, Wiktora Kubiaka, także współpracownika zarządu drugiego sztabu generalnego. Wywiadu Wojskowego. Czy to tylko przypadek, że niemal wszystkie firmy wykorzystane do działań FOZ w różnych państwach świata miały fatalną reputację i majątków dorobiły się w zasadzie tylko dzięki lokatom Rzemka? Czy to tylko przypadek, że podobnie było również w przypadku Bataksu, Wiktora Kubiaka? Tak naprawdę nie musiałem się nad tym zastanawiać, bo znałem odpowiedzi. Samy się narzucały. Śledztwo w sprawie FOS rozpoczęło się 7 maja 1991. Ustalono, że w latach 1989-90 fundusz otrzymał do dyspozycji prawie 10 bilionów starych złotych. Około miliarda 700 milionów dolarów. Za które mógł wykupić dług o wartości ponad 7,5 miliarda dolarów przy rynkowej cenie polskiego zadłużenia, wynoszącej 22 centy za jednego dolara, wartości nominalnej długu. Miało to doprowadzić do zmniejszenia w 1990 zagranicznego długu Polski o taką właśnie kwotę, 7,5 miliarda dolarów. Tymczasem w rzeczywistości na ten cel dla którego powstał FOZ przeznaczono zaledwie kilka procent z tej kwoty dokładnie 69 milionów dolarów to zmniejszyło polski dług o nominalnej wartości zaledwie 272 milionów dolarów cała ta gigantyczna różnica pomiędzy środkami przekazanymi dla FOZ a wydanymi na cel dla którego powstał fundusz zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Smaczku tej historii dodawał fakt, że jak się okazało, już od 18 października do 10 grudnia 1989 roku w funduszu przeprowadzono pierwszą kontrolę Ministerstwa Finansów, która wykazała niekompletność materiału dowodowego dotyczącego realizowanych transakcji i niekonwencjonalny, tak zwany cichy charakter tych transakcji, bez uzewnętrzniania ich w formie pisanych dokumentów. Szkopu w tym, że fundusz nie zastosował się do zaleceń pokontrolnych, a protokół z kontroli zaginął, zupełnie tak, jakby go nigdy nie było. Ostatecznie NIK zakończyła badanie sprawy 25 czerwca 1991 podpisaniem protokołu kontrolnego przez zarząd FOS. Protokół wskazywał na szokujące nadużycia oraz utajniony sposób prowadzenia działalności polegający na wydawaniu poleceń ustnych i unikaniu dokumentacji zlecanych transakcji. Oraz opisywał liczne nieprawidłowości w obracaniu przez fundusz kwotą stanowiącą równowartość co najmniej miliarda obecnych polskich złotych przekazanych przez Ministerstwo Finansów na wykup długów. Jako odpowiedzialnych za tak niewyobrażalne, absolutnie bandyckie nadużycia, wskazano w raporcie dyrekcję oraz Radę Nadzorczą FOZ, wiceministrów finansów. Janusza Sawickiego, ministra finansów Leszka Balcerowicza i Wojciecha Misiąga. Rzecz jasna, na słowach się skończyło i nikomu ze wskazanych nie spadł nawet włos z głowy. Okoliczność, która skłoniła mnie do wszystkich tych ponurych refleksji o matce wszystkich afer, jak skądinąd słusznie nazywano aferę Foz, a która wbiła mnie w fotel. Dotyczyła Dariusza Przywieczerskiego, konkretnie jego ekstradycji. Przywieczerski, prywatnie partner Janiny Him, zastępcy Grzegorza Rzemka w FOS, określany był jako główny mózg afery FOZ. Wiedziałem o nim tyle, że nie musiałem wiedzieć więcej, by rozumieć, kto zaczł. Zaraz po maturze wstąpił do PZPR i trwał w partii aż do ostatniego jej boju w 1989. Nim jednak bój ten nastąpił, przywieczerski zdążył ukończyć studia na SGPIS-ie w Warszawie, zrobić karierę w Centrali Handlu Zagranicznego, PAGET, dochrapując się stanowiska zastępcy dyrektora, pracować w komitecie centralnym PZPR wyjechać na placówkę dyplomatyczną do Nairobi w charakterze radcy handlowego, dorobić się sporych pieniędzy na dostawach kawy i herbaty do sąsiedniej Ugandy i zostać dyrektorem firmy Universal, eksportera AGD. Po 1989 nadal kierował Universalem, wprowadzając firmę w lipcu 1992 na warszawską giełdę papierów wartościowych, a niedługo potem przeprowadził jej prywatyzację, oczywiście na swoją rzecz. Klasyczny przykład uwłaszczania się na państwowym majątku. Jeden z wielu w wolnej Polsce. W tak zwanym międzyczasie, usunięci z kierownictwa funduszu Grzegorz Rzemek i Janina Him, założyli z Dariuszem przywieczerskim firmę Trading Assets Company z kapitałem założycielskim 5 miliardów starych złotych. A niedługo potem wyszło na jaw, że w gronie wielu kredytowanych przez Foz w firm był między innymi Universal, którego dyrektorem był Dariusz Przywieczerski. Jakby tego było mało, okazało się, że Foz finansował też kampanię wyborczą Przywieczerskiego, gdy ten kandydował do Senatu. Oczywiście, wszystko to było szalenie interesujące, o ile oczywiście kogoś interesuje draństwo, cwaniactwo. I zwyczajna podłość. Ale moją uwagę w tej całej historii zwracał inny, równie ciekawy, a może nawet ciekawszy wątek. Dotyczył on pewnego szczegółu w dorobku życiowym Dariusza Przywieczerskiego. A ów szczegół odnosił się wprost do Gdańskiej Fundacji Liberałów. Mówiąc krótko, Dariusz Przywieczerski, zwany mózgiem afery Foz, był jednym z ważniejszych sponsorów tej fundacji, której dobro tak bardzo leżało na sercu Donaldowi Tuskowi. Podczas procesu sądowego w sprawie Foz, księgowa Uniwersalu Lucyna Czajkowska zeznała, przed Sądem Okręgowym w Warszawie, że na polecenie Dariusza Przywieczerskiego przelewała pieniądze ze spółki zależnej Uniwersalu Dukat dla gdańskiej fundacji liberałów. Dodała też, że w 1990 i w 1991 spółka Dukat nie prowadziła już żadnej działalności gospodarczej i służyła wyłącznie do jednego celu – do finansowania kongresu liberalno-demokratycznego. Tym samym potwierdziło się wszystko, co mówił Anatol Lawina, szef zespołu NIK kontrolującego Foz. W 1991 zeznał, że to właśnie poprzez spółkę Dukat Dariusza Przywieczerskiego rozprowadzano pieniądze zagrabione z Foz, w tym także te, które trafiały do liberałów. Do procesowej puenty tej historii było jeszcze bardzo daleko, ale koło zaczęło się powoli domykać. Prawdziwy początek końca Imperium Przywieczerskiego nastąpił w 1998. Gdy uniwersal został wyrzucony z giełdy za notoryczne łamanie obowiązku informacyjnego, a potem upadł, on zaś sam znalazł się w poważnych tarpatach właśnie w związku z aferą Do Dowiny się nie przyznał. W skrytości ducha liczył zapewne, że wybroni go układ i ludzie na wysokich stołkach. Musiał jednak mieć świadomość, że pozostawił liczne tropy. I że dowody szalbierstw są nadto widoczne, by mógł wyjść z tej historii suchą stopą. Wiedziałem, jak to działa, bo przez kilkanaście lat służby w Ułop, a potem w ABW nauczyłem się tego i owego o układach. Bandyci w białych kołnierzykach, podobnie jak wszyscy inni bandyci, kryli się wzajemnie tak długo, jak długo to było bezpieczne dla nich samych. Gdy sprawy zaczynały przybierać zły obrót i wymykać się spod kontroli, odcinano kończynę jak zeschłą gałąź, by ratować cały organizm. Odcinanie rzadko kiedy skutkowało trafieniem grubych ryb za kratki, bo pobyt w tego typu przybytkach mógłby co po niektórym rozwiązać języki, więc nikt nie chciał ryzykować. Dlatego zazwyczaj wszystko kończyło się ostatecznym wyciszeniem sprawy, zawałem serca, wypadkiem samochodowym, pośliźnięciem, na mydle, ze skutkiem śmiertelnym lub tak zwanym samobójstwem. Przypadłość w trzeciej RP nad wyraz częsta. Zastanawiałem się kiedyś, ile jeszcze musi wydarzyć się podobnych wypadków, samobójstw. By opinii publicznej otworzyły się oczy i by wszyscy zrozumieli, z czym naprawdę mamy do czynienia. To pytanie jednak, jak wiele innych, pozostało bez odpowiedzi. Był jeszcze drugi sposób zamykania ust ludziom układu wypadłym poza jego nawias. Nie tak drastyczny jak pierwszy, za to prawie równie skuteczny. W skrócie polegał on na umożliwieniu osobnikom zagrożonym więzieniem ucieczki za granicę z biletem w jedną stronę. Podczas służby w ABW wielokrotnie przekonałem się, jak skuteczny to sposób. Z wielu tego typu historii szczególnie dobrze zapamiętałem zwłaszcza jedną. Był późny wieczór 13 kwietnia 2005 roku, gdy w centralnym ośrodku szkoleniowym ABW w EMOwie zadzwonił telefon. Rozmówca przedstawił się oficerowi dyżurnemu i choć powiedział, że dzwoni w ważnej sprawie państwowej, musiał poczekać dobrych kilka minut, zanim oficer znalazł kogo szukał, czyli moją skromną osobę. Telefonował zaprzyjaźniony ze mną generał Marek Dominiak komendant nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Z krótką informacją. Po linii prywatnej dzwonił do niego kolega, komendant Straży Granicznej na warszawskim lotnisku Okęcie, z przekazem, że na liście pasażerów do Genewy jest Peter Vogel. Ten z Okęcia pytał tego z Chełma, czy ABW chce, żeby go zatrzymać. A jeśli nie... To, czy może chociaż zrobić rewizję i skopiować to, co ma? A pyta, bo ktoś za BW zrobił zastrzeżenie na granicy. Pamiętam, co wtedy myślałem. Z prędkością światła analizowałem wagę informacji, którą usłyszałem i wszystko to, co wiedziałem o Foglu. Peter Fogel, wel Piotr Filipczyński, morderca, znany jako kasjer lewicy syn zawodowego dyplomaty i współpracownika służby bezpieczeństwa w jednej osobie. Już jako siedemnastoletni chłopak brutalnie zamordował kobietę w celach rabunkowych. Skazano go na dwadzieścia pięć lat więzienia. W tysiąc roku miał przerwę w odbywaniu kary, ale do więzienia już nie wrócił. Cztery lata później, w niewyjaśnionych okolicznościach, Dostał paszport i wyjechał do Szwajcarii. Morderca otrzymał tamtejsze obywatelstwo i zaczął robić karierę bankiera. A z czasem administratora aktywów w prestiżowym królewskim KUTS Banku. Został ułaskawiony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a uzasadnienia aktu łaski nie podano nigdy. Natomiast na konto banku, który reprezentował Fogel, miały zostać przekazane 3 miliony dolarów dla polityków, którzy pomagali w prywatyzacji polskich hut stali. Niezależnie od tego szwajcarscy prokuratorzy potwierdzili istnienie 30 rachunków w Kudz Banku i Banku EFG w Zurichu, przez które miały być transferowane łapówki dla niektórych polityków lewicy. Łącznie ponad pięćdziesiąt milionów franków szwajcarskich. Pozycja Fogla była w tym biznesie kluczowa. Właśnie niczym klucznika dysponującego odpowiednim kluczem do sejfu. Nazwisko Fogla przewijało się w wielu sprawach. Od choćby w sprawie fundacji Procivili... Odpowiedzialnej za zbrodnie i defraudację na co najmniej kilka miliardów złotych, wytransferowanych następnie na Cypr, najbardziej niebezpiecznej organizacji przestępczej w Polsce, z którą więzi łączyły późniejszego prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, czy też w sprawie narodowego systemu kryptograficznego, w którym z kolei interesie. Brudne łapska maczali moi szefowie ze służb specjalnych. Degradacja sieci narodowych doprowadziła do degradacji kryptografii narodowej, połączonej z wysoce prawdopodobną penetracją systemu łączności najważniejszych osób i instytucji w państwie przez obce służby. Kluczem do odkrycia tych i wielu innych tajemnic z nieodległej przeszłości był nie kto inny, tylko właśnie Peter Fogel, wirtuos szwindlu, który jakiś czas temu zapadł się pod ziemię i właśnie wypłynął na powierzchnię. Najwyraźniej ktoś czegoś nie dopatrzył. I stąd zapewne pojawiło się zastrzeżenie na granicy, czyli czynność operacyjna w stosunku do osoby znajdującej się w zainteresowaniu danej służby. To z kolei stanowiło podstawę, by rozpocząć działania. Fogel mógł zostać zatrzymany i wyjaśnić to i owo. Mógł. Ale żyłem na tyle długo na tym świecie by wiedzieć, że do tego nie dojdzie, że wpływowi ludzie nie dopuszczą do żadnego zatrzymania, a tym bardziej do złożenia wyjaśnień, bo obawiają się, że to mogłoby złamać ustaloną zmowę milczenia i spowodować lawinę. Przez długą chwilę milczałem, trzymając w ręku telefoniczną słuchawkę i nie wiedząc, co mam zrobić. A nie wiedziałem, bo wiedziałem jedno, że cokolwiek bym nie zrobił, mam przechlapane. Rozumiałem, że skoro ja wiem tyle o foglu, to wszystko to, no może prawie wszystko, co wiedziałem ja, wiedział także i dzwoniący do mnie kolega. Nie wierzyłem, że jego telefon wykonany na centralę COS w emowie. To przypadek. Być może dla niepoznaki wykonał też telefon na moją komórkę, tak by pozostał ślad po próbie łączenia. Z pewnością jednak chciałbyśmy rozmawiali przez telefon, przez który właśnie rozmawialiśmy. Innymi słowy, prowadził swoją grę, ale nie winiłem go za to, bo na jego miejscu zrobiłbym dokładnie to samo. Rozumiałem też, że tak jak on grał ze mną, tak jego kolega zagrał z nim. Na wypadek, gdyby szukano kozła ofiarnego, który pozwolił na wjazd i wyjazd Fogla z Polski, komendant Straży Granicznej z Okęcia zadzwonił do swojego kolegi, czyli właśnie Marka, i już był kryty. Chciał mieć alibi, bo prawdopodobnie jego też wcześniej wrobił ktoś, kto chciał mieć alibi. Marek wiedział, że wszystkie rozmowy w Cos są rejestrowane. I wiedział, że ja też o tym wiem. Nie miałem więc wątpliwości, dlaczego tą drogą mówił to, co mówił. Po prostu przekazał zgniłe jabłko mnie. No i tyle. Miałem więc problem, jak cholera. A wiedziałem, że go mam, bo przecież nie wyklułem się wczoraj z jajka. Rozumiałem więc dobrze, że skoro ja wiem to, co wiem, to wiedzą to także moi przełożeni, którzy z kolei mają swoich przełożonych. Ci zaś mają swój deal z Peterem Foglem. Jak zatem mogą zareagować szefowie, gdy zapytam ich o decyzję? Liczba potencjalnych wariantów osiągała rozmiary astronomiczne, ale wszystkie sprowadzały się do jednego do sprowadzenia mnie na granicę przepaści. Nie miałem żadnych szans. Nie mówiąc nic, mogłem zakładać z przekonaniem graniczącym z pewnością, że na wypadek przecieku o przyjeździe i wyjeździe Fogla z Polski, to ja zostanę rzucony na pożarcie. Gdybym jednak poszedł z tym do góry, będzie jeszcze gorzej. Zostałbym ukamienowany tym bardziej. Bo moi szefowie, którzy, jak zakładałem, z pewnością nie ruszą palcem, by Fogla zatrzymać, od tego momentu będą już wiedzieli, że ja wiem. I nie ma na świecie takiej siły, która mogłaby mnie ocalić przed ich strachem, a w konsekwencji zniszczeniem. Przedłużająca się w słuchawce cisza trwała dobrą minutę. Zrozumiałem, że znalazłem się w sytuacji bez wyjścia. I nagle, miast poddać się rozpaczy, poczułem szalony gniew. Zupełnie tak, jakby cały nagromadzony żal wzbierająca przez lata gorycz, wszystkie rozczarowania i cały ból, eksplodowały w jednej chwili i nagle pod wpływem impulsu podjąłem decyzję i przestałem się bać. W jednej chwili przestałem troszczyć się o całą tę wspinaczkę po szczeblach zawodowego awansu, o swoją karierę, śmieszne słowo. I o to, co będę robił za rok jakie będę miał życie. Wszystko to stało mi się nagle obce, nieważne i całkowicie obojętne, zupełnie tak, jakby dotyczyło kogoś innego, kogoś dalekiego. Wiedziałem już, co mam robić, i jak mam to zrobić. I poczułem coś, czego nie czułem już od bardzo dawna, w zasadzie od tak dawna, że już prawie zapomniałem, że coś takiego w ogóle istnieje. Uczucie spokoju. Są takie sytuacje, w których po prostu trzeba zrobić to, co jest do zrobienia. To była jedna z takich sytuacji. Rozłączyliśmy się, a ja z pytaniem o dalszy tryb postępowania udałem się do pułkownika Jacka Monki, zastępcy Andrzeja Bardzikowskiego, który także przebywał w EMOwie. Gdy powiedziałem o co chodzi, momentalnie twarz mu, Stężałam i wyczułem ogromne zakłopotanie. Tak już nazwisko w ogóle działało na ludzi, przynajmniej na tych, którzy wiedzieli, kto zacz. Mąka postanowił grać na zwłokę i przerzucić gorący kartofel na szefa ABW, Andrzeja Barcikowskiego, którego nie było jeszcze na sali. Po chwili oczekiwania Barcikowski wszedł do budynku i Mąka w mojej obecności zreferował mu sprawę. Słucham, powiedział szef. Po czym teraz on z kolei zamilkł na dobre pół minuty, po chwili jednak najwyraźniej wrócił do świata żywych i z całych sił starał się zachować zimną krew. A więc Peter Fogel jest w Polsce, czy tak? Tak jest. Potwierdziłem. Pan dostał taką informację i jest pan pewien jej wiarygodności? Jestem, odparłem krótko. Poczekajcie chwilę, powiedział i oddalił się o krok. Po czym odwrócił się do nas plecami, z poły marynarki, wyjął telefon i wybrał numer. Wiedziałem z kim rozmawia, a wiedziałem bo usłyszałem głos człowieka, który odezwał się z drugiej strony łączy. Stałem ten charakterystyczny głos należał do Marka Ungiera. Były szef gabinetu prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego najwyraźniej wciąż pozostawał w łaskach. Andrzej Barcikowski krótko zreferował sprawę, w odpowiedzi dosłyszałem słowo nie nadające się do druku, jeszcze kilka innych, ale już niewyraźnie. Głos z drugiej strony nabierał coraz wyższych tonów, a szef ABW w zasadzie tylko słuchał. Na koniec powiedział jedno tylko słowo. Rozumiem. Rozumiem, rzucił krótko i zakończył rozmowę, po czym odwrócił się w naszą stronę. Co pan powiedział przed chwilą? Patrzył na mnie, więc najwyraźniej pytanie było skierowane do mnie. Skonstatowałem, że nie było to spojrzenie wyrażające sympatię. Że Peter Fogel może zostać zatrzymany na ukęciu, odparłem. Potrzebna jest tylko pańska zgoda. Proszę zatem dobrze posłuchać i wbić to sobie do głowy. Nie ma zgody ani na zatrzymanie Petera Fogla, ani na rewizję osobistą, ani na kopiowanie jego dokumentacji. I najlepiej jakby pan przyjął, że w ogóle nie było tej rozmowy, czy to jasne? No ale pani czy to jasne? powtórzył pytanie z naciskiem. Jasne, odparłem, bo co innego mi pozostało. Do widzenia, powiedział do widzenia, choć przecież dopiero przyszedł, a i wieczór był jeszcze młody, ponieważ jednak tak powiedział, więc ja odpowiedziałem do widzenia. Rozmowa była skończona. Rozumiałem, że moja kariera Babywu również. I tak mniej więcej wyglądało zatrzymanie bandytów z układu, których tak naprawdę nikt nie chciał zatrzymywać. Wiedziałem dobrze, że podobnie wyglądała historia Dariusza Przywieczerskiego. Orzeczeniem sądu pozbawiono go paszportu i zakazano opuszczania terytorium RP. Po odwołaniu, sąd ablacyjny cofnął jednak środki zabezpieczające, uznając, że żadnego zagrożenia ucieczką nie ma i nigdy nie było. Gdy zatem udział prezesa uniwersalu w przekrętach dotyczących FOS uznano za bezsporny, zamiast trafić do więzienia, jak chciał sąd, przywieczerski spokojnie wyjechał na Białoruś, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Tu przez następnych dwadzieścia lat żył jak król, prowadząc udane interesy i pławiąc się w luksusie. I nic nie wskazywało, by Amerykanie mieli odesłać go z powrotem. Rozumiałem, że jeśli nawet nie z innych powodów, to choćby dlatego, że zamieszany w historię z funduszem Citibank jest bankiem amerykańskim, zaś Amerykanie to ludzie praktyczni. Takie połączenie przyczyniło się do faktu, że przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone nie zgadzały się na ekstradycję do Polski osób zamieszanych w aferę FOS. I osobiście nie wierzyłem, by przywieczerski kiedykolwiek miał wrócić do Polski. A teraz właśnie wracał. Zastanawiałem się, czy to właśnie o tym mówili chłopcy z CBS, gdy przekonywali, że w sprawie funduszu. I powiązań z liberałami niebawem coś się wydarzy? Jeśli tak, to oznaczałoby, że byli ludźmi naprawdę świetnie poinformowanymi i kolejny raz pożałowałem, że obawy wzięły górę i nie zdecydowali się powiedzieć nic więcej. Pocieszałem się w duchu, że może nie zdecydowali się tylko na ten moment, a to jednak pewna różnica. A zaraz potem uruchomiłem wyobraźnię i zadałem sobie pytanie: na ile ostrzeżenie skierowane pod moim adresem przez dawnego kolegę z firmy mogło mieć coś wspólnego z wydarzeniami, które tak mocno przykuwały ostatnio moją uwagę, a które wyraźnie nabierały tempa? I na to pytanie nie znalazłem odpowiedzi. Jedno nie ulegało dla mnie wątpliwości. Coś się wykluwało. Nie wiedziałem tylko, co. Rozdział szósty. Niemcy. Opowiem panu historyjkę. Zgadza się pan? Nie czekając na odpowiedź, wyjąłem pudełko Chesterfieldów i w powietrzu zgrzytnęło kółko zapalniczki. Zaciągnąłem się papierosem i wypuściłem dym w powietrze. Pół minut minęło w absolutnej ciszy. Gospodarz przesunął ręce do góry po framudze furtki, jakby rozważał, czy nie zatrzasnąć jej na mojej twarzy, ale zamiast tego postąpił krok naprzód, wyszedł na zewnątrz, po czym bezszelestnie zamknął bramkę za sobą. Nie mogę pana wpuścić, nie jestem sam, powiedział cicho. Nie szkodzi. Powiem, co mam do powiedzenia tutaj, przy ogrodzeniu. Okej? Okay? To długa historia, ale skrócę ją do minimum. Zaczyna się latem 1984. W ciekawym z punktu widzenia wywiadu każdego zachodnioeuropejskiego państwa miejscu. W bliskiej odległości od Dęblina, gdzie znajduje się WSO, wojsk lotniczych i duży garnizon wojskowy którym służą świetni specjaliści wojsk powietrznych. Nieopodal Dęblina w stawach i stężycy. Rozlokowane są rejonowe bazy materiałowe, w których składowano sprzęt i wyposażenie wojskowe. W rykach koło Dęblina mieszka niepozorny nauczyciel. Pan, gospodarz wlepił we mnie wzrok. Usiłując zmusić mnie do spuszczenia oczu, a gdy się to nie powiodło, powoli w geście protestu pokręcił głową. Niech pan nie przerywa i słucha dalej. Nie będę udawał, że wiem, w jaki sposób dotarli do pana ludzie z BND. Podobnie jak nie wiem, w jaki sposób Niemcy skłonili pana do współpracy. Nie mam też pojęcia, co poza pieniędzmi bo zawsze chodzi o pieniądze, zaoferowali pańscy nowi mocodawcy, podobnie jak nie wiem, ile panu zapłacili za zmianę strony. Dość by wynikłe z uzależnienia od hazardu problemy finansowe skończyły się. Raz na zawsze to jedyny pewnik. Dalej poszło już łatwo. Pańskim zadaniem było zbieranie i przekazywanie informacji, dotyczących wyposażenia jakościowego i ilościowego, liczby lotów przeprowadzanych na lotnisku w Dęblinie, typów samolotów, jakie tam stacjonowały, ilości transportów zaopatrzeniowych dostarczanych do stawów i Stężycy. Podróżował pan dużo po kraju, gdzie dystrybuował artykuły produkowane w warsztatach szkolnych w Rykach. Odbiorcami wyposażenia były wielokrotnie jednostki wojskowe z całego kraju. Przebywając na terenie jednostek, zbierał pan i następnie przekazywał informacje dotyczące szczegółowego rozlokowania jednostek, wyposażenia wojskowego znajdującego się na terenie baz wojskowych, a także najistotniejsze informacje o kadrze dowódczej średniego i wyższego szczebla. Pozwalało to Niemcom na określenie hipotetycznej bazy werbunkowej wśród polskich wojskowych. Nauczyli pana, że praca wywiadu i kontrwywiadu polega między innymi na uzyskiwaniu informacji szczegółowych i wycinkowych, które następnie przez lata układane są jak puzle w całość, no i wtedy stanowią Pełny obraz danego zagadnienia. Był pan, obrazowo mówiąc, takim właśnie doręczycielem puzli informacyjnych, z których oficerowie BND składali całą układankę. Obraz polskiej armii. Miał pan jeszcze jeden poważny atut. Dwóch pańskich krewnych służyło w wojsku polskim. Od nich Zupełnie nieświadomych faktu pańskiej współpracy z BND uzyskiwał pan interesujące dane na temat jednostek, w których służyli, rodzaju i ilości sprzętu wojskowego, jakim te jednostki dysponowały, a także na temat służącej w nich kadry dowódczej. Niemców interesowały cechy psychofizyczne polskich oficerów, ich zainteresowania. Sytuacja majątkowa i rodzinna, predyspozycje intelektualne, sprawy obyczajowe, mogące być podstawą werbunku, przebieg kariery zawodowej, no i możliwości awansu. I pan przekazywał im takie informacje, ale nie tylko takie. Informował pan również swoich mocodawców o nastrojach panujących wśród kadry oficerskiej w tym przełomowym dla polskiej czasie. Tak więc, Spektrum informacyjne całkiem spore. Informacje wyciekały, ktoś wynosił teczki i przekazywał Niemcom. Ale pana nikt nie podejrzewał. Był pan uważny, aktywny i odważny. I miał jeszcze to nieokreślone coś, co stanowi czynnik nieodzowny w pracy każdego szpiega. Niektórzy nazywają to szczęściem. Ale akurat my dwaj wiemy dobrze, że to nazywa się zupełnie inaczej. Nie chodzi o szczęście, a przynajmniej nie tylko. Nauczono pana, by zaufać przeczuciom. I to była dobra nauka. Przekazywał pan Niemcom dane o rozlokowaniu jednostek wojskowych i o ich uzbrojeniu, o kadrze dowódczej i o planach taktycznych. Przekazywał wszystko, co wiedział, a że wiedział pan coraz więcej. Zyskanie uznania niemieckich zwierzchników było tylko kwestią czasu. Doceniono pana tak bardzo, że powierzono panu budowę ważnego ogniwa w łańcuchu stanowiącym newralgiczny element siatki. Bo kiedy wie, jak udało się panu nie wpaść przez te wszystkie lata. No, ale każda pasa ma kiedyś swój koniec, prawda? Kłopoty zaczęły się jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych. Gdy służba bezpieczeństwa zaczęła wietrzyć pismo nosem, ciągnąłem. Sprawę kryptonim duchowny, czyli operacyjne rozpracowanie niemieckiego szpiega, przydzielono pułkownikom Tadeuszowi Żywcowi i Marianowi Rapie z Lublina. Wywąchali wiele, ale i tym razem miał pan szczęście. Po 1989 oficerowie kontrwywiadu prowadzący pańską sprawę odłożyli ją ad acta. Powód był prozaiczny. Nie wiedzieli, czy po transformacji ustrojowej pozostaną w strukturze kontrwywiadu, i zwyczajnie mieli wszystko w dupie. No i tak zyskał pan kolejne dwa lata na budowanie swojej siatki. Gdy ostatecznie sobie o panu przypomniano. Był już pan niczym mafijny, capo di tutti capi. Kierujący prężną organizacją działającą na dużą skalę. Wykonujący dobrą pracę dla zjednoczonych Niemiec. Trochę szkoda, że ze stratą dla własnego kraju. No ale w końcu jakie to ma znaczenie, prawda? Zatrzymałem się na moment, jakbym teraz to ja czekał na jakiś komentarz. Ale i tym razem nie było żadnego. Po chwili podjąłem wątek. Tym razem jednak wzięli się za pana nie na żarty. Sprawę potraktowano prestiżową, w końcu chodziło o szpiegowską siatkę ościennego państwa, z którym są rachunki przeszłości. Rozpracowanie prowadzono dużymi siłami wydziałów kontrwywiadu. Wpadł pan, jak zaczął pan nadawać tajnopisy z Lublina na adresy kontaktowe w Niemczech. Rzucono wszystko, czym dysponowano, a prace lubelskiej obserwacji wspomagały wydziały warszawskie i kilku innych delegatur. Ostatecznie wpadł pan przez drobiazg, bo tak dzieje się zawsze. Większość szpiegów Wpada na pozornie nieznaczących drobiazgach. Podczas kontroli korespondencji wydział techniki ustalił skrzynki pocztowe, z których nadawał pan korespondencję zawierającą tajnopisy do punktów kontaktowych na terenie Niemiec, a wydział obserwacji objął je całodobową kontrolą. Wnyki zostały zastawione szeroko, pozostało tylko czekać. I wtedy gdy pana namierzyliśmy, nagle przyszło polecenie z Warszawy, aby nie prowadzić dalej kontroli operacyjnej, tylko pana zatrzymać. To było niepojęte. Wydawało się, że jest kwestią dni, najwyżej tygodni, zdekonspirowanie całej siatki. Rozkaz warszawy o zatrzymaniu pana i zakończeniu operacji, nie miał najmniejszego sensu, zwłaszcza, że był niewykonalny. Nie było możliwości, by na tym etapie tak rozpędzoną maszynę zatrzymać w sposób niezauważalny. Zanosiło się na gigantyczny skandal. Ktoś na górze, kto pilnowałby ta historia wzorem tylu innych, zakończyła się niczym? Skonstatował, że przespano moment, w którym można było jeszcze przerwać... Całą operację. Jednym słowem, pojęli wreszcie, że zatrzymać tego nie sposób, bo zbyt wielu ludzi już o tym wiedziało. Zrozumieli, że teraz, aby uratować organizm, trzeba poświęcić kończynę. I wtedy zareagowali. Ludzie na wysokich stołkach podjęli decyzję o aresztowaniu niemieckiego szpiega. Ciebie i tylko ciebie. Było coś niepojętego w tej decyzji, obracającej w niwecz kilkuletnią pracę kilkuset funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Ochrony Państwa, w sytuacji, w której na wyciągnięcie ręki znajdowała się rozbudowana siatka kilku agentów niemieckiego wywiadu. <sighs> To wymykało się logice i zdrowemu rozsądkowi. Dlaczego, mając do dyspozycji cały arsenał możliwości gwarantujących zagarnięcie ławicy, zdecydowano się na rozwiązanie pozwalające złowić pojedynczą sztukę? Jak wytłumaczyć fakt, że w sytuacji, w której można ujawnić grupę agentów obcego państwa? I odnieść, kto wie, czy nie jeden z największych sukcesów w historii polskiego kontrwywiadu, ograniczono operację do zaledwie jednego szpiega. Jak wyjaśnić taką decyzję inaczej, jeśli nie pasmem błędów i całkowitym brakiem profesjonalizmu? A jednak za tą decyzją kryła się logiczna i przebiegła gra. Gra, która została rozpoczęta ponad dwadzieścia lat temu i która nie została zakończona aż do tego momentu. Nie przerywał ani jednym słowem, a w jego oczach odbijało się przerażenie. Wyjąłem kolejnego papierosa i spokojnie przytknąłem go do ust. Widziałem, że potrzebuje chwili do namysłu. Dałem mu ją. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy wcześniej, gdy odebrałem telefon. I w słuchawce odezwał się głos, którego nie słyszałem od tygodni. Dzwonił Jarek, kolega ze szkoły oficerskiej w randze podpułkownika, z którym co do zasady starałem się utrzymywać kontakt. Z jednego prostego powodu. Bo jako jeden z nielicznych w firmie szczerze go lubiłem. Ostrzegałem go zawsze jako dobrego kolega, uczciwego człowieka i świetnego oficera ABW. A opinie tej nie zmieniał fakt, że nigdzie miejsca długo nie zagrzał i w trakcie ponad dwudziestoletniej kariery pełnił służbę w tylu jednostkach, że aż trudno było je zliczyć. W biurze techniki, w zarządzie ochrony ekonomicznych interesów państwa. W gabinecie szefa, w Departamencie Współpracy z NATO i Ochrony Tajemnicy Państwowej Zarządu Kontrwywiadu i jeszcze kilku innych. Jednym słowem, pełnił służbę we wszystkich ważniejszych jednostkach operacyjnych UOP i ABW. Dodatkowo miał trzyletni epizod w Zarządzie Wywiadu, skończył OKKW w Kiejkutach. I pracował przez jakiś czas w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako instytucji przykrycia, w Wydziale Poczty Dyplomatycznej. Ale i tam się nie ostał, bo podpadł Markowi Zamackiemu, który w czasach szefowania UOP przez Zbigniewa Nowka został na nieszczęście Jarka zastępcą Bogdana Libery na stanowisku szefa zarządu wewiadu. Wędrówka Jarka po jednostkach spowodowana była jego nieakceptowalnymi przez większość przełożonych cechami charakteru. Był cholerykiem i zawsze walił prawdę między oczy. Bez względu na szarże, mówił wszystkim prosto z mostu, co o nich myśli. Nie znosząc tak powszechnych na Rakowieckiej lizusostwa i konformizmu. Przełożeni tolerowali go, bo choć powiedzieć, że wzbudzał ich irytację, to nic nie powiedzieć. Tym niemniej szanowali go. A szanowali go, ponieważ był perfekcjonistą do szpiku kości, profesjonalistą i wybitnym prawnikiem. Do tego znającym biegle dwa języki obce angielski i rosyjski co czyniło go pożądanym nabytkiem dla wielu przełożonych, bo takie połączenie wbrew obowiązującemu stereotypowi. W centrali na rakowieckiej nie było wcale częste. W tym kontekście Jarek był nie do ruszenia i mógł sobie pozwolić na to, na co inni pozwolić sobie nie mogli. W najgorszym razie zmieniając jednostki co kilkanaście miesięcy. Bo kiedy nie mógł już znieść atmosfery fałszu i obłudy, Swoim zwyczajem wybuchał, wygarniając szefom prawdę, po czym bez problemu przenosił się do innej jednostki. Ponieważ jednak szczęściem dla niego również kierownicy na Rakowieckiej zmieniali się częściej niż często, zgodnie z systematyką i cyklem wyborów parlamentarnych, więc oponenci nie mogli szkodzić mu trwale. On zaś sam mógł zaliczać kolejne kółka w poszczególnych departamentach ABW. Jarek był zbyt uczciwy i nazbyt niepokorny, by zrobić karierę w służbach specjalnych. Jedynie raz otarł się o stanowisko kierownicze, pełniąc przez kilka miesięcy funkcję zastępcy naczelnika w zarządzie ochrony ekonomicznych interesów państwa. Ale że i tu szybko skonfliktował się z przełożonym pułkownikiem Włodzimierzem Walczakiem, który w czasach Andrzeja Barcikowskiego był jego prawą ręką, dyrektorem inspektoratu nadzoru kontroli i bezpieczeństwa wewnętrznego. Więc w krótkim czasie po obiecująco rozkręcającej się karierze pozostało tylko wspomnienie. Ta nieustająca zmiana wydziałów i stanowisk. Z pewnością niekorzystna z punktu widzenia budowania własnej pozycji w firmie, z mojej perspektywy miała jednakże duży plus. Dzięki niebanalnemu przebiegowi kariery zawodowej mój kolega poznał prawie wszystkich funkcjonariuszy zajmujących stanowiska funkcyjne WOP i ABW. Był żywą encyklopedią wiedzy o Urzędzie Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I, co jeszcze bardziej istotne, miał na bieżąco dostęp do wszystkich newsów na Rakowieckiej. Spotykaliśmy się od czasu do czasu przy okazji moich odwiezień Warszawy, by pogadać o tym, co w trawie piszczy. I podczas jednego z takich spotkań, wywołanego przez wyraźnie podekscytowanego kolegę, z miejsca przeszedł do sedna. Interesuje Cię jeszcze sprawa Tomaszka? Tomaszka? Tak, Ryszarda Tomaszka, tego niemieckiego szpiega. Pamiętam, że zawsze uważałeś, że było w tej sprawie drugie dno. I moim zdaniem nie myliłeś się. Z zakamarków pamięci szybko przywołałem wydarzenia sprzed lat. Tak było istotnie. W sprawie niemieckiego szpiega Ryszarda Tomaszka. Kryptonim duchowny, od początku nic do siebie nie pasowało, i choć pozornie zakończyła się sukcesem, czyli zatrzymaniem szpiega, ani ja, ani koledzy nie traktowaliśmy tego w takich kategoriach. Zbyt wiele faktów wskazywało, że w tej historii było drugie dno. Rozmawiałem o tym z naszymi chłopcami i zgodnie twierdzili, że sprawa ta została dokumentnie spieprzona twierdzili, że to nie był przypadek. Wszystko tutaj robiono wbrew kanonom sztuki, zupełnie tak, jakby komuś na tym zależało. Wykorzystano ją tylko dla piaru, ale i to ospieprzono. W tej historii coś śmierdziało od początku. Szkopuł w tym, że po opuszczeniu więzienia Tomaszek wyjechał do Niemiec i wszelki słuch po nim zaginął. Ale wrócił. Jak to wrócił? Prawie krzyknąłem z wrażenia. No normalnie. Widziałem go niedawno w ambasadzie niemieckiej przy ulicy Jazdów. Tak po prostu? No tak po prostu. Pomyślałem, że powinienem ci o tym powiedzieć, bo pamiętam, że w swoim czasie mocno się tym interesowałeś. No ale może ciebie to już nie obchodzi? No oczywiście, że obchodzi. I to bardziej niż przypuszczasz. Bardzo ci dziękuję za tego newsa. — Tak sądziłem. I dlatego poprosiłem cię o spotkanie. Pamiętasz jeszcze szczegóły tej historii? No — Jak mógł zapomnieć? Przecież swoją służbę rozpoczynałem w Wydziale Obserwacji, a w tamtym czasie to była najważniejsza sprawa. — Po jaką cholerę Tomaszek polazł do niemieckiej ambasady? — zastanawiałem się na głos. — Potem jak Niemcy go wykupili i zabrali do siebie, straciłem go z oczu. A miałem tak wiele pytań. Więcej niż odpowiedzi. — Z tym zabraniem to nie do końca prawda — odparł Jarek. — Owszem, wzięli go do siebie, ale on wrócił już jakiś czas temu. Mieszka sobie spokojnie w Piotrowicach. Od dawna przez nikogo nie niepokojony. To niewielka wieś na Lubelszczyźnie, twoje strony, zdaje się. — No to możliwe. Tomaszka zatrzymano w Rykach. Tam mieszkał i pracował, więc może na powrót osiedlił się gdzieś w pobliżu. Ludzi ciągnie na stare śmieci. Zamyśliłem się na moment. Powiedz mi, dlaczego nikt nie poinformował delegatury o powrocie Tomaszka do Polski? No, rzeczywiście nie informowaliśmy. Uznano, że nie ma sensu zajmować się zdekonspirowanym agentem. Poza tym, Niemcy są naszymi sojusznikami w NATO. BND to dziś służby partnerskie, więc. W razie ewentualnej dekonspiracji naszych prewencyjnych działań, obawiano się skandalu, wyjaśnił Jarek, jak zawsze pierwszorzędnie poinformowany. Poza tym pytałem tu i ówdzie, i nasi chłopcy twierdzili, że to zamknięta historia, ale nie do końca. Kolejny raz tego wieczora przyjrzałem się człowiekowi, który był bohaterem tej historii. Wysokiemu starzejącemu się mężczyźnie z chłodnymi oczyma i twarzą, która w innych okolicznościach mogła nawet wydać się sympatyczną, ale teraz wydawała się tylko zmęczoną. Mimo to nie zamierzałem go oszczędzać. Zwyczajnie nie mogłem sobie na to pozwolić. Dopaliłem trzeciego z rzędu Chesterfielda i wróciłem do swojej opowieści. Mogę się domyślać, jak się czułeś. Wróg publiczny numer jeden. Nie zostawiono ci specjalnego wyboru, prawda? Sądziłeś, że jesteś kimś ważnym, kto się zasłużył i kto dużo znaczy. A okazałeś się chłopcem na posyłki. To musiało budzić frustrację. I budziło. Ale siedząc w tej branży tyle lat, nauczyłeś się nie ulegać emocjom. Poza wszystkim, miałeś świadomość, że wiedząc tak wiele nie możesz ryzykować. Kto opłakiwałby niemieckiego szpiega, gdyby w areszcie pośliznął się na mydle? Dodatkowo, Niemcy przekonali cię, że posiedzisz trochę, a potem zajmą się tobą. I do końca życia o nic nie będziesz musiał się martwić. Postawili tylko jeden warunek: milczenie. Poszedłeś na ten układ, bo nie ma prawdą, jakie miałeś wyjście. Czas pokazał, że Niemcy dotrzymali słowa, utrzymywali cię przez wszystkie te lata. Prawda? Wiem, że płacą ci do dziś. Ale to teraz nieistotne. Wróćmy do naszej historii. Mistyfikacja kończy się powodzeniem. W efekcie prowadzona na ogromną skalę działalność szpiegowska kilkudziesięciu osób staje się mało znaczącym aktem jednego człowieka. Wystarczyło trochę propagandy, i opinia publiczna wierzy w Twoją wyłączną winę. Zresztą szybko zapomina o całej historii, bo sprawa zostaje totalnie zmarginalizowana. Ostatecznie historia zostaje uznana za sukces służb specjalnych, zarazem ważny dowód, że niepodległość w odrodzonej Polsce jest faktem. No i jest odłożona ad acta. Spojrzałem na Ryszarda Tomaszka, który wciąż milczał jak sfinks. Przypaliłem kolejnego papierosa, zaciągnąłem się raz i drugi. Po czym podjąłem na nowo przerwany wątek: Wie pan, kiedyś zastanawiało mnie, dlaczego rosyjskie służby specjalne dalej tak usilnie penetrują operacyjnie nasz teren. A niemieckie od lat dziewięćdziesiątych w zasadzie nie musiały się już fatygować. Całe lata mi zeszły, nim znalazłem odpowiedź na to pytanie. Choć tak naprawdę od początku miałem ją przed oczami. Interesuje pana, co odkryłem? A mogę mówić szczerze? No, jeżeli pan potrafi. Spójrzmy na to tak: mam na karku siedemdziesiątkę. Swoje odsiedziałem i nic mi nie możecie już zrobić. Więc kończ pan tę swoją opowiastkę, bo mówiąc szczerze, mam to wszystko w dupie. Uśmiechnąłem się. Pierwszy raz tego wieczora. Ruszyło to pana, a więc jednak nie jest pan z drewna. I wcale nie ma pan tego w dupie. O co panu chodzi? Tomaszek przerwał cierpko. Zbliżam się już do pointy. Otóż Niemcy nie musieli w ogóle się starać, bo to, co my uważaliśmy za najbardziej skryte tajemnice, od dawna mieli na tacy. Zdaje pan sobie sprawę, że o naszej rozmowie muszę powiadomić ambasadę niemiecką w Warszawie? Muszę zapytać, czy w ogóle wolno mi z panem mówić? Powtarza się pan. I niech pan zapyta, a potem ze mną pomówi. Bo gwoli ścisłości na razie mówię głównie ja. Zatrzymałem się na jedną maleńką chwilkę. Właściwie jeszcze tylko jedna kwestia. I to już będzie naprawdę ostatni akt tej historii. To było pod koniec lat osiemdziesiątych. Czas kiedy w odnowionym państwie rodziły się służby specjalne. I kiedy, jak widać, dziś powstawały podwaliny pod gigantyczne fortuny. Starzy ludzie służb, ci, którzy przeszli tak zwaną weryfikację, ale także ci z drugiej strony barykady, którzy zasilili kadry Urzędu Ochrony Państwa, robili gigantyczne interesy. Tak wtedy, jak i teraz, najbardziej intratnym towarem była informacja. Kupują Sprzedają. Z naciskiem na to drugie rzecz jasna. Jak w każdym kraju przechodzącym transformację ustrojową, najbardziej bezkompromisowi grają ryzyko w nie, ale o dużą stawkę. Kto pierwszy wyczuje wielkie okazje i kto pierwszy je wykorzysta, ma szansę zdobyć całą pulę. Ryzyko zwiększa to, że transakcje zawierane są często z dnia na dzień. A o niektórych kontrahentach wie się niewiele albo nic. Jednym z takich kontrahentów jest Paul Rogler, niemiecki biznesmen, z którym znajomość, obok kilku grubych ryb z Urzędu Ochrony Państwa, zawiera także pewien młody człowiek, działacz krakowskiego NZS-u. Słowo do słowa, i wychodzi na jaw, że miły niemiecki biznesmen to człowiek, który może być powiązany z niemieckim wywiadem BND. Tym samym wywiadem, który w tamtym czasie za pośrednictwem CDU finansuje rozwój kilku polskich partii politycznych przede wszystkim Kongresu Liberalno-Demokratycznego. KLD znika równie szybko, jak się pojawia. Szkopuł w tym, że wchodząc w skład Unii Demokratycznej, a potem Unii Wolności, zanim znika, przyczynia się do wyprzedaży po absurdalnie niskich cenach większości polskich przedsiębiorstw, głównie tych najbardziej dochodowych, z sektora energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego. Zabawmy się w zgadywalkę. Jaki kraj jest głównym beneficjentem większości tych operacji? Jaki zyskuje najwięcej? Nie tylko na przejmowaniu za bezcen najbardziej dochodowych sektorów polskiej gospodarki, ale też na zamykaniu polskich kopalń, hut, stoczni? No? Jaki, panie Ryszardzie? Czekałem na jakiś komentarz, ale nie było żadnego komentarza. Milczy pan. A przecież oba jesteśmy zgodni co do tego, że najbardziej zyskują na tym Niemcy, prawda? To było pytanie retoryczne, ale przez chwilę czekałem na jakieś potwierdzenie lub zaprzeczenie. Nie doczekałem się, więc zająłem się ciągiem dalszym. Wyprzedaż za bezcen i sabotaż przemysłowy. Trwa w najlepsze do momentu powołania nowego rządu, Jana Olszewskiego, który blokuje tak zwaną prywatyzację. Ale ten rząd ma krótki żywot. Ekipa Olszewskiego musiała odejść. Wyłączcie przez lustrację? Bajki, na użytek publiczny. Co od wieków napędza politykę? Władza i pieniądze, olbrzymie krajowe i międzynarodowe interesy. Zawsze tak było. Proszę sięgnąć do historii, jeśli pan nie dowierza. Zamydlono ludziom oczy, kierując uwagę wyłącznie na przeszłość dodajmy bardzo ważną przeszłość ale nie zauważono, że w tle ważyły się już losy przyszłości. Po obaleniu rządu Jana Olszewskiego błyskawicznie wszystko wróciło do normy i dzieło zniszczenia w postaci paraprzestępczej prywatyzacji zostało dopełnione. Parę lat później zapłacili za to milionami, zwłaszcza młodzi ludzie, dla których nie było perspektyw na tej wyjałowionej z wszelkiego przemysłu i z wszelkich perspektyw Ziemi. Polska miała stać się już tylko rezerwuarem taniej siły roboczej dla starej Europy. Hmm? I tak się stało. Ale wróćmy do naszej historii, w której wydarzenia nabierają tempa. Na oczach Pawła Grasia, bo tak nazywa się ów młody człowiek z krakowskiego NZS-u, niemiecki kolega niczym w kreskówkach przemienia się w człowieka powiązanego z obcym wywiadem. Z czasem działacz NZS-u włącza się w tę grę. A przy okazji błyskawicznie pokonuje kolejne szczeble politycznej kariery, stając się w krótkim czasie jedną z najbardziej wpływowych postaci w kraju, najbliższym współpracownikiem samego premiera Donalda Tuska. A wszystko przy specyficznym nadzorze dawnych uniwersyteckich kolegów Grasia, których grupa na początku lat 90. trafia do krakowskiej delegatury UOP-u, jednostki stworzonej ze zbieraniny dawnych wrogów, byłych sb i działaczy Solidarności, gdzie biurko w biurko służą oficerowie SB i kwiat działaczy NZS-u. Znajdujący po ukończeniu studiów na krakowskich uczelniach, Bezpieczną przystań w Urzędzie Ochrony Państwa. Ech, proszę mi podać jeden powód, dla którego miałbym teraz zagrać w pańską grę, choć jeden malutki, pieprzony powód przerwał mi nagle szorstko i prawie przy tym krzyknął. Przez dobre pół minuty wytrzymywaliśmy nawzajem swój wzrok. Był stary i zmęczony. Ale wciąż był twardy. Bo, mówiąc prawdę, mógłby pan naprawić krzywdę wyrządzoną krajowi, który pan zdradził. To dobry powód? Niech mnie pan posłucha. Powiedział, ściszając teraz głos niemal do szeptu. Znów był spokojny i opanowany. Uważnie posłucha. Prokurator zażądał dla mnie ośmiu lat więzienia. Choć byłem cywilem, odsiedziałem więcej niż połowę. A pewnie odsiedziałbym pełną pulę, gdyby Niemcy nie zdecydowali się na wymianę. To im i tylko im zawdzięczam, że wyszedłem z pudła po sześciu latach. Panie Ryszardzie, a po co pan wracał? Mógł pan wieść wygodne życie w Niemczech. Tęskniłem. Nawet nie wyobraża sobie pan, jak bardzo można tęsknić za własnym krajem. To może zrozumieć tylko ktoś, kto został wyrzucony z ojczyzny i, i zmuszony do emigracji. No ale pan tę ojczyznę sprzedał. Starzec popatrzył na mnie spojrzeniem którego nie potrafiłem ocenić. Wiedziałem jedno, nie było to przyjacielskie spojrzenie. Prawdopodobnie zamierzał powiedzieć coś, co niekoniecznie musiało mi się spodobać, ale chyba zmienił zamiar, bo po chwili odezwał się głosem, w którym pobrzmiewało już tylko zmęczenie. Ja to widzę inaczej. Ale to teraz nieistotne. Zostawmy to wziął głęboki oddech. Proszę pana, nawet gdybym chciał panu pomóc, to nie pomogę z jednego najważniejszego powodu. Chce pan wiedzieć, jaki to powód? No owszem, odparłem. Po prostu bardzo kocham życie. Paradoksalnie im jestem starszy, tym bardziej je kocham. A obawiam się, że prowadząc takie rozmowy mogę sobie skrócić życie. I nie chodzi mi o nadciśnienie tętnicze. Dla jasności. Rozumie pan, o czym mówię, prawda? Tym razem to ja nie skomentowałem wypowiedzi mojego rozmówcy. Wie pan przecież, co stało się z pana kolegą, tym z waszej centrali, oficerem, prowadzącym moją sprawę. Milczałem, choć znałem odpowiedź. Wie pan, ten wypadek, w którym zginął, to nie był wypadek. Niech pan nie przesadza, panie Ryszardzie przerwałem, bo rozmowa zaczęła skręcać w niepożądanym kierunku. Przerwałem, choć wiedziałem dobrze a może właśnie dlatego. Że Ryszard Tomaszek miał rację. Służby niemieckie to nie Rosjanie, przekonywałem Tomaszka, zastanawiając się, czy ten uwierzy w podobne brednie. Nie przesadzam. I pan dobrze o tym wie. To, co się stało, to było ostrzeżenie. Dlatego powiem im o każdym zdaniu, które tu padło. Chcę być transparentny, rozumie pan? Tomaszek starał się sprawiać wrażenie opanowanego, ale sztuka ta przychodziła mu coraz trudniej. Myślę, panie majorze, że już zbyt długo z panem gadam. Tomaszek najwyraźniej zmierzał do zakończenia rozmowy. Wyciągnąłem rękę nad furtką na pożegnanie, bo nie wiedzieć czemu poczułem nagle Zmęczenie i zniechęcenie. I miałem już dość tej rozmowy, ale zawahanie na twarzy Tomaszka zdradzało, że tak naprawdę ten wcale nie chciał kończyć spotkania. Sprawiał wrażenie człowieka namyślającego się nad doborem słów, które chciał powiedzieć: Panie majorze! Wydusił wreszcie z siebie były agent niemieckiego wywiadu. Powiem panu coś, czego być może nie powinienem mówić, ale chcę, żeby pan to wiedział. Popełniliście ogromny błąd wtedy, kiedy zatrzymaliście mnie i zdekonspirowaliście jako agenta BND. Nie bardzo rozumiem, podchwyciłem z miejsca. Zapominając o zmęczeniu, bo dobrze wiedziałem, do czego nawiązuje mój rozmówca. Mówiąc szczerze, czekałem na to. Mieliśmy pozwolić panu na dalsze działania na szkodę kraju? Pomyślałem nieskromnie, że może jednak drzemie we mnie ukryty talent aktorski i że dawno temu, wstępując do kontrwywiadu, być może dokonałem jednak niewłaściwego wyboru. Wiedzi Pan. Kaufman, pamięta pan, mój oficer prowadzący z centrali BND. Szkolił mnie wtedy do łącznikowania niemieckiej agentury w Polsce. Kto wie, może gdybyście pochodzili wtedy za mną jeszcze trochę, odkrylibyście to i owo. Ale teraz to już nieistotne. Dlaczego teraz mi pan to mówi? Zapytałem podekscytowany bo miałem wreszcie to, po co przyszedłem koniec nitki. Starzec milczał, najwyraźniej zastanawiając się, czy powiedzieć to, czego nie chciał powiedzieć, ale wreszcie się przełamał. Chciałbym, aby pan wiedział, że wtedy przegrałem ale nie do końca. Odwrócił się na pięcie, tym razem już naprawdę z zamiarem zakończenia konwersacji. Panie Ryszardzie, niech pan nie odchodzi! krzyknąłem za nim. Zagrajmy w otwarte karty. Tomaszek odwrócił się i popatrzył na mnie jeszcze raz. Pogawędziliśmy sobie sympatycznie, ale teraz przejdźmy do prawdziwej rozmowy. Rzuciłem. Czując intuicyjnie, że to ostatnia szansa. Wie pan, kim jestem i domyśla się pan, czego naprawdę chce. W ogóle się nie domyślam, Tomaszek uśmiechnął się, ale jego oczy pozostały zimne i czym oczy rekina. Naprawdę nie rozumiem, o co panu chodzi. Głos, który wydobywał się teraz z jego krtani, drżał z niepewności, dziwnie kontrastując z chłodnym wyrazem nieruchomych oczu. — Jeżeli pan wie tyle, powinien pan także wiedzieć, że są sprawy, których lepiej nie ruszać. Niektórzy ludzie mogliby się zdenerwować, a pan będzie miał furę szczęścia, jeśli tylko pana uśmieszą. — To na nic. Zastanawiałem się nad jego słowami, nim odparłem. I jest taka scena w filmie Władza, w której zwykły policjant zakłada kajdanki skorumpowanemu burmistrzowi Nowego Jorku. Oglądał pan? Nie oglądałem. No więc aresztowany burmistrz z drwiącym uśmiechem mówi do tego uczciwego policjanta. Nie ma w tym kraju sądu, który by mnie skazał. Na co policjant? To nie moja rzecz. Ja tylko zakładam kajdanki. I jaki z tego morał? Może taki, że choćby wyłopiekło i szatani. Warto robić to, co jest do zrobienia. Próbuję być jak ten policjant. Ja tylko pokazuję, jak było. Ludzie mają prawo do prawdy. Wzruszył ramionami w geście znudzenia. To nic nie warte komunały. A może nic nie warci są niektórzy ludzie? O których pan mówi? Zbyt wiele władzy, zbyt wiele pieniędzy. Tym razem ja przerwałem, szorstko. Wiem o nich dość, by mieć wyrobione zdanie. Wiem na przykład o pańskim protektorze i wiem coś, czego pan nie wie. Wiem, kto jest jego protektorem. O czym znaczy, pan mówi? Mówię o grze, która zaczęła się dwadzieścia lat temu i która nie została zakończona. Mówię o ludziach władzy, łotrach, których pan dobrze zna i wie, że pracowali przeciwko własnemu krajowi. Panie majorze, o co tak naprawdę tu chodzi? O to, dla kogo pracują teraz. Siedzieliśmy z Jarkiem w małej, przydrożnej knajpce przy drodze z Warszawy na Lublin, układając sobie wszystko kabałek po kawałku. I po kilku godzinach mieliśmy już całą układankę. Wciąż była to tylko teoria, ale jeżeli kiedykolwiek czuliśmy w naszej pracy pewność, to właśnie teraz że była to teoria cholernie pasująca do faktów, chyba nawet bardziej niż się tego spodziewaliśmy. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wywiad niemiecki za pośrednictwem CDU finansował rozwój kilku partii na polskiej scenie politycznej. O niektórych z nich pamiętają już nieliczni. Bo dawno temu zniknęły ze sceny. W polityce pozostali jednak wywodzący się z nich ludzie, zwłaszcza przedstawiciele jednego sprzyjającego niemieckim interesom ugrupowania Kongresu Liberalno-Demokratycznego, utworzonego siłami działaczy gdańskiej opozycji Jana Krzysztofa Bieleckiego, Donalda Tuska, Janusza Lewandowskiego, Jacka Merkla, a także kilku znaczących TW, służby bezpieczeństwa, z Michałem Bonim na czele, którzy godnie reprezentują dziś Polskę w strukturach Unii Europejskiej. KLD zniknął tak szybko, jak się pojawił, wchodząc w międzyczasie w skład Unii Wolności. Za to jego czołowi przedstawiciele zdążyli doprowadzić do zapaści polską gospodarkę. I sprywatyzować dużą część państwowych zakładów. Mechanizm był prosty: doprowadzić przedsiębiorstwo do upadłości decyzjami administracyjnymi i oddać za bezcen. W tamtych czasach w KLD nie było jednej ważnej postaci. Jej czas dopiero miał nadejść. Przyszły rzecznik rządu PO i PSL. Minister koordynator do spraw służb specjalnych Paweł Graś. Działalność opozycyjną rozpoczął podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował prawo i dziennikarstwo. Jeszcze w czasie studiów został dyrektorem w polsko-niemieckiej spółce informatycznej ProHolding. GmbH należącej do Paula Roglera, którego poznał w Republice Federalnej Niemiec w 1989. Do 1987 Rogler prowadził skromny punkt ksero w bawarskiej mieścinie Zelb, położonej na pograniczu Czechosłowacji, NRD i RFN. By nagle pojawić się w Polsce już jako właściciel prężnej informatycznej firmy Rotronik EDV Endwinglunden i założyć jej filię, ProHolding. Rogler i Graś prowadzili wspólnie szereg interesów, ale bez szczęścia. Firmy Roglera notorycznie notowały straty. I wydawało się, że zgodnie ze zdrowym rozsądkiem niemiecki biznesmen powinien wycofać się z tak nierokującego dla niego rynku. Najwyraźniej jednak za nic miał zdrowy rozsądek i po sprzedaży jednej firmy notującej straty, lokował pieniądze w kolejne przedsiębiorstwo notujące straty. I tak nieomal bez końca. W 1998 Paweł Graź zniechęcił się do biznesu, co jednak nie zraziło go do pogłębiania znajomości z niemieckim biznesmenem. Szybko znalazł też nowy pomysł na życie. Znał elitę polityczną Krakowa z czasów NZS-u i postanowił to wykorzystać. Należał do Unii Polityki Realnej, Ruchu Stół i akcji wyborczej Solidarność, z której dostał się do Sejmu. Karierę polityczną kontynuował w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, a następnie w powstałej z inspiracji generała Gromosława Czempińskiego Platformie Obywatelskiej. Jego działalność polityczną wyróżniała pewna ciekawa cecha. Interesowały go przede wszystkim służby specjalne. I zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Był uczestnikiem szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i obronności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Niemczech. Doradzał w sprawach bezpieczeństwa premierowi Jerzemu Buzkowi. Zasiadał w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw rządowego projektu ustawy o ABW i AW. Przewodniczył stałej podkomisji do spraw współpracy z zagranicą i NATO, komisji do spraw służb specjalnych, a od listopada 2007 do stycznia 2008 pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa i był nieformalnym koordynatorem do spraw służb specjalnych w randze sekretarza stanu. Z ostatniej funkcji został odwołany. W 2008 roku i został rzecznikiem rządu. Niektórzy z obserwatorów sceny politycznej domniemywali, że za tą zmianą stała utrata zaufania ze strony premiera Tuska. Ja uważałem przeciwnie, że to, co zrobił Tusk, było ochroną Grasia przed nagłośnieniem jego koordynatora do spraw służb specjalnych. Kontaktów z niemieckim biznesmenem, co mogło zaszkodzić także rządowi. Myliłem się jednak i ja, i inni obserwatorzy, bo prawda była inna, zupełnie inna. Ale tego dowiedziałem się dopiero przed chwilą, podczas rozmowy z Jarkiem. Wtedy, w 2008, nie było już dla mnie tajemnicą, kim może być Paul Rogler wychodził w czynnościach operacyjnych, którym przez wzgląd na Grasia ukręcano web. Krakowski kontrwywiad monitorował działalność Roglera, jedynie od czasu do czasu zalecając źródłom działania operacyjne, mało zresztą aktywne, i realizując jedynie obserwację. Niewiele z tego wynikało, bo w tamtych uwarunkowaniach politycznych wiele wyniknąć nie mogło. Przy okazji jednak wyszło na jaw, że tak naprawdę roglerem kontrwywiad interesował się aktywnie już w latach dziewięćdziesiątych, a nawet wcześniej. Punktem wyjścia były jego kontakty z personelem konsulatu niemieckiego w Krakowie. Kądrwywiad szybko wyłapuje takie osoby poprzez obserwację prowadzoną ze stałych punktów zakrytych oraz przez osobowe źródła informacji, werbowane pod kątem operacyjnego zabezpieczenia personelu placówek dyplomatycznych. I w tym miejscu okazało się, że jednostki Kondrwywiadu weszły w posiadanie więcej niż ciekawej informacji że Paul Rogler, wspólnik w interesach Pawła Grasia, kontaktował się w Polsce wielokrotnie z jednym z obywateli Niemiec, mających stałe kontakty z Ryszardem Tomaszkiem. To z kolei w kontekście potwierdzonych informacji o szpiegostwie Tomaszka i budowaniu przez niego szpiegowskiej siatki było co najmniej Zastanawiając Wagę tej informacji zwiększał fakt, że wiele danych zdawało się potwierdzać związki Roglera z BND. Wszystkie te wątki układały się w logiczną całość. Wystarczyło tylko połączyć kropeczki. Kto miał to jednak zrobić? Skoro najwyższe kręgi w służbach specjalnych roztoczyły nad grasiem parasol ochronny. W latach 2005-2007, gdy układ na chwilę osłabł, parasol został zwinięty i sprawa z miejsca nabrała tempa. Funkcjonariusze kontrwywiadu uzyskali sporo danych dotyczących związków Grasia z niemieckim biznesmenem, podejrzewanym o współpracę z BND. Najbardziej interesująco wyglądały wątki dotyczące wątpliwości, w sprawie bezinteresowności działalności Paula Roglera w Polsce w kontekście Grasia. Potwierdzały je niepokojące informacje, odnoszące się zwłaszcza do początków tej znajomości, sięgającej lat osiemdziesiątych. Sprawa rozwijała się dynamicznie, ale ostatecznie nie znalazła operacyjnego epilogu z jednej prostej przyczyny. Po kryzysie rządowym w 2007 wybory wygrała Platforma Obywatelska i pełniącym obowiązki szefa ABW został Krzysztof Bondaryk, zaufany doradca premiera Donalda Tuska. Ostatecznie sprawa kontaktów Pawła Grasia z obywatelem Niemiec podejrzewanym o związki z BND została zamieciona pod dywan. Co było o tyle łatwe, że była to sprawa operacyjna. Wydawało się, że ostatnią nadzieję na powrót do tej historii stanowił Ryszard Tomaszek, ale on milczał, jak grób. Rozumiałem go dobrze, a przy okazji rozumiałem coś jeszcze, że jest pozamiatane. Byłem o tym święcie przekonany. Nie tylko jadąc na dzisiejsze spotkanie z Jarkiem, ale jeszcze nawet kilkanaście minut temu. Zaledwie przed kwadransem sądziłem też na przykład, że chroniąc Grasia zręczny piarowiec Tusk wytrącił argumenty z rąk przeciwników i że zrobił to, by ocalić swojego najbliższego współpracownika. Podobnie zakładałem, że Tomaszka aresztowano tylko po to, by przeciąć nici łączące go z roglerem, a tym samym z Grasiem. Ale wtedy nie wiedziałem jeszcze, że mogło się za tym kryć coś znacznie większego. Coś jeszcze bardziej poważnego niż potencjalne zarzuty, że mający pod sobą wszystkie możliwe służby specjalne, Pawem Graś. Ma jednocześnie niejasne związki biznesowo-towarzyskie z przedstawicielem Bundesnachrichtendienst. To niespodziewane coś. Zupełnie nowa okoliczność. Zmieniało absolutnie wszystko to, co dotąd o tych i o wielu innych sprawach myślałem. Była to okoliczność tak nagła i zaskakująca a do tego szokujące, że w pierwszym momencie nie dowierzałem, iż to się dzieje naprawdę. Ale to się działo naprawdę. Wszystko rozegrało się błyskawicznie. Zaledwie przed kilkoma minutami kończyliśmy już naszą układankę, gdy nagle rozmowa skręciła w zupełnie nieoczekiwanym kierunku. Myślisz, że Tomaszek naprawdę aż tak bardzo przestraszył się Niemców? zapytał Jarek. Zastanowiłem się na moment, po czym odparłem krótko: Tak, ale jestem pewien, że nie tylko Niemców. Nie wiedzieć czemu w tym właśnie momencie odniosłem wrażenie, jakby od pewnego czasu Jarek zupełnie mnie nie słuchał a ostatnie pytanie zadał tylko machinalnie. Wyraźnie nad czymś rozmyślał, coś w sobie ważył. W pewnym momencie, gdy wydawało się już, że zachowa dla siebie przedmiot swojej troski, przełamał się. Widziałem to w jego oczach, ale o nic nie pytałem. Intuicyjnie czułem, że za chwilę sam powie, co go drapi. Że jest to coś naprawdę ważnego i nie pomyliłem się. Jest jeszcze coś. Tak? W tej historii wcale nie najważniejsze jest to, że Tomaszek miał kontakty z roglerem, a ten z kolei z grasiem. Tak, powtórzyłem z narastającym zaskoczeniem. Rzecz w tym, że od końca 1990. Paul Rogler utrzymywał kontakty z detlefem Russerem. Niekiedy spotyka nas coś, co trudno określić słowami a co jest jak uderzenie obuchem między oczy coś, co szokuje i zatyka utrudniając nabranie oddechu, co powoduje, że dopiero po dłuższej chwili dochodzimy do jako takiej równowagi. Niektórzy nazywają to szokiem, ale w moim przypadku to chyba było jednak coś więcej, znacznie więcej. Minęło dobrych kilkadziesiąt sekund, nim w pełni uświadomiłem sobie wagę usłyszanego przed chwilą newsa. Tajemnica zaginionych teczek Russera, absurdalne aresztowanie Tomaszka, parasol ochronny nad Roglerem. W jednej sekundzie, niczym w kalejdoskopie, przez moją głowę przeleciały setki oderwanych od siebie informacji, które w jednej chwili złączyły się w jedną całość. Nagle zrozumiałem słuszność powiedzenia, według którego, by niekiedy coś zrozumieć, wystarczy błysk chwili. I tak właśnie było ze mną. Byłem ślepy. Teraz widzę. Przez dłuższą chwilę milczałem, nie potrafiąc powiedzieć niczego sensownego, bo waga usłyszanej informacji wprost zbiła mnie z nóg. Od kiedy o tym wiesz? Wydusiłem z siebie wreszcie, gdy wróciło mi mowę. Nieważne, teraz wiem. To pewna informacja? Zapytałem, choć wiedziałem dobrze, że w przypadku Jarka takie pytanie było czystą abstrakcją. Są ludzie, którzy nigdy nie mówią, jeśli nie wiedzą, na pewno. Znałem Jarka dość długo, by wiedzieć, że jest właśnie jednym z takich ludzi. Z meldunków operacyjnych wynika, że od 1990 do 1993 spotykali się co najmniej kilka razy, nie mniej jak siedem. Potem ślad się urywa, bo sprawę operacyjną wstrzymano. Poza tym doszło do wybrakowania kart. Ktoś zacierał ślady. No może te spotkania to tylko przypadek. Wciąż nie dowierzałem. Siedem razy, i do tego przypadkowo, za każdym razem robili trasy sprawdzeniowe obaj. Wierzę w przypadki, ale nie tym razem, to wykluczone. Popatrzyliśmy na siebie myśląc o tym samym. Nie musiałem czytać w myślach, by wiedzieć, o czym myśli kolega z dawnej firmy. Zastanawiałem się, czy to nie sen? I czy jest możliwe, że jednak możemy się mylić? Liczba potencjalnie możliwych rozwiązań. Wariantów wyjaśniających spotkania mieszkającego w Gdańsku niemieckiego naukowca, dawniej agenta Stasi, i operującego w Krakowie niemieckiego biznesmena, według naszych agenta BND, nie zmierzała bynajmniej ku nieskończoności. Przeciwnie, była bardzo ograniczona. Co mogło łączyć tych dwóch Niemców pochodzących z tak odległych od siebie światów? Czy niemiecki przedsiębiorca, nieudacznik trwoniący w Polsce fortunę za fortuną, zamierzał przebranżowić się i stworzyć naukową perełkę? Czy może niespełniony niemiecki agent, naukowiec zechciał nagle porzucić świat nauki? I zająć się biznesem. Nie musiałem długo się zastanawiać, by ze szczętem odrzucić obie teorie, obie równie absurdalne. Zwłaszcza, że Ruser zdawał się być równie sprawnym naukowcem, jak Rogler biznesmenem. Przez chwilę zatrzymałem się jeszcze, na rozważeniu możliwości, że to tylko przypadek. Ale wiedziałem, że w tej historii to ślepa uliczka. Świadczyła o tym częstotliwość spotkań i fakt, że obaj zachowywali się jak czynni agenci wywiadu, realizujący przed spotkaniami trasy sprawdzeniowe, profesjonalnie ogrywający potencjalną obserwację. Pozostawała jeszcze tylko trzecia możliwość. I tej możliwości chwyciłem się oburącz, bo tak naprawdę była to jedyna możliwość wyjaśniająca i fakt spotkań dwóch panów R. i wszystko inne. Że nic, ale to absolutnie nic w tej historii nie było dziełem przypadku. To zaś mogło oznaczać tylko jedno, że i Detlef Russer... I Paul Rogler po 1990 pracowali dla niemieckiego wywiadu. Nareszcie zaczynałem rozumieć, dlaczego z archiwum Gałka zniknęły teczki Rusera i dlaczego wbrew pragmatyce służb specjalnych aresztowano Tomaszka. Bo mógł doprowadzić i do Roglera i do Rusera. Oni zaś do agentury, którą dwaj panowie R tak misternie próbowali budować wśród polskich polityków. I to tych właśnie, którzy w tamtym czasie stawali się kastą rządzących. I kto wie, co było dalej. Zrozumiałem też nareszcie, czego naprawdę bał się Ryszard Tomaszek. I Bóg mi świadkiem, wierzyłem, że miał powody, by się bać. Dotarło do mnie, że nie ma takiej siły, która zmusiłaby tego człowieka do mówienia i że wcale nie o te dziesięć tysięcy miesięcznie wypłacanych dożywotnio przez Niemców mu chodzi. Spojrzałem na kolegę, a kolega spojrzał na mnie. Boże. Czy wiesz, jak ważna to informacja? Spytałem. Dopiero teraz zauważyłem, że trzęsę się na całym ciele. Rozumiem, że niewiele jest ważniejszych, odparł krótko. Koło zaczynało się domykać. Nie wiem, o czym w tym momencie myślał mój kolega, ale ja przypomniałem sobie słowa premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla o Polakach wspaniałym narodzie najdzielniejszym pośród dzielnych prowadzonym przez najpodlejszych wśród podłych mimo wszystko noc była jeszcze młoda i jeszcze wszystko było możliwe. Rozdział siódmy: Wykreowany. To było pod koniec września. Był to czas, gdy nie mieliśmy już z Wojtkiem Szumlińskim wątpliwości, że zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia. I gdy byliśmy gotowi, by zamknąć tę wspólnie odkrytą historię, choć tak naprawdę nie wiedzieliśmy czy parafrazując klasyka jest to naprawdę jej koniec, czy tylko początek końca, czy może zaledwie koniec początku. Tak jednak czy inaczej, przystępowaliśmy do finału naszego wspólnego śledztwa, przeszłorocznej, wieloźródłowej pracy, wykonanej dzięki wsparciu wielu osób których nazwiska są i muszą pozostać naszą tajemnicą. Spotykając się teraz przed ostatnim akordem tej historii, mieliśmy czyste sumienia i spokojne serca. Sprawdziliśmy każde ogniwo w łańcuchu zdarzeń z przekonaniem graniczącym z pewnością, że zaczynając od szukania przysłowiowego wiatru w polu. Idąc po okruszkach, dotarliśmy do rzeczy niezwykłych, naprawdę ciekawych i nieprawdopodobnie prawdziwych. Reszta należała już do opinii publicznej jedynej siły, z którą muszą liczyć się absolutnie wszyscy. I tak mniej więcej wyglądała sytuacja, gdy po raz kolejny w ciągu ostatniego roku. Znaleźliśmy się w domu, w którym było spokojnie, pusto i cicho. W oddali słychać było coś, co mogło być wiatrem w lesie, szumem granicznej rzeki uderzającej o brzeg, albo odgłosem siąpiącego deszczu, ale poza tym nic nie mąciło absolutnej nieomal ciszy. By porozmawiać o tym, o czym musieliśmy porozmawiać, potrzebowaliśmy spokoju i ciszy. A serpelice nad Bugiem takie właśnie były. Spokojne i cich. Zapaliłem czwartego już chyba papierosa, odkąd się spotkaliśmy. A spotkaliśmy się zaledwie kwadrans temu. Widząc, że pale jak komin, Wojtek tylko się wstrząsnął ale tym razem darował sobie komentarz. Pomyślałem, że najwyraźniej pojął, że palenie jak komin, choć niezdrowe, i tak jest zdrowsze niż picie, jak smok, czy inne przypadłości nieobce zwyczajnym śmiertelnikom. Tak czy inaczej szanowałem Wojtka, że on uszanował tę moją przypadłość i zrozumiał wreszcie to, co powinien zrozumieć dawno że gadanie mi o tym na okrągło jest więcej niż daremne. W przedłużającej się ciszy patrzył teraz na mnie pytającym wzrokiem a ja patrzyłem na niego zastanawiałem się, czy myśli o tym samym. O czym myślałem ja sam? Jaki będzie los tej historii? I czy w ogóle kogoś ona poruszy? Czy może jak tyle innych skończy, jako bezimienny numer w zapomnianym rejestrze książek, który potem gdzieś się zagubi? Być może powinniśmy zacząć tę historię od samego początku, od zamierzchłych czasów. Nim jeszcze powstał mit i nim wykreowano legendę Donalda Tuska, zaproponował kolega, przerywając milczenie. Podsumować wszystko, co ustaliliśmy? Doprecyzowałem, bo wolałem się upewnić. Wszystko o wszystkim. Mamy dużo czasu. Od początku? Tak, od początku. Spojrzałem za okno na opadającą na las kurtynę mroku i zanurzyłem się w przeszłość. Zastanawiałem się nad tym, czy świat musi być, jaki jest, czy może stać się takim, jakim może być, jeśli tylko ma się dość odwagi, wiary i nadziei, by go zmieniać. I może jeszcze nad jednym. Gdzie tak naprawdę jest ten cholerny początek? Odwróciłem się od okna i rozpocząłem swoją opowieść. Donald Tusk urodził się w Gdańsku w kwietniu 1957 w rodzinie robotniczej. Ojciec też Donald. Z zawodu stolarz i mał się rozmaitych zajęć, od magazyniera po konwojenta, a matka była sekretarką na Gdańskiej Akademii Medycznej. W domu dziadków Donalda Tuska mówiło się po niemiecku, co, zważywszy na fakt, że przyszły premier miał w rodzinie rodowitych Niemców. Niemką była na przykład babka ze strony matki Anna Lipkę, która wyszła za mąż za Polaka Franciszka Dawidowskiego. To nie było niczym dziwnym. Po wybuchu II wojny światowej Franciszek Dawidowski został wywieziony na roboty do Niemiec przy budowie wilczego szańca. Brat dziadka służył w Warmachcie. A siostra zginęła podczas zatonięcia Gustlofa, statku wywożącego Niemców uciekających z Gdańska w 1945, zatopionego przez rosyjską łódź podwodną. Rodzina Donalda Tusk'a ze strony ojca pochodziła z Gdańska. Jego dziadek Józef Tusk, ten osławiony służbą w Wehrmachcie, co wyciągnięto Tuskowi przed laty. Uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej w Gdańsku, a potem do polskiej szkoły wieczorowej. Pracował na poczcie polskiej i w polskich kolejach państwowych. Po wybuchu wojny został wyrzucony z pracy, aresztowany i jako działacz gminy Polskiego Związku Polaków osadzony w więzieniu Schistage a następnie w obozie w Nowym Porcie. Latem 1944 Józef Tusk został przymusowo wcielony do Wehrmachtu, do kompanii kadrowej 328 zapasowego batalionu szkoleniowego grenadierów, który stacjonował w Akwizgranie. Nie znamy dokładnie historii ani wojennych dokonań Józefa Tuska. Ale wiadomo, że w listopadzie 1944 zgłosił się do aliantów, celem podjęcia służby w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Wróćmy jednak do samego Donalda Tuska, który po ukończeniu LO rozpoczyna studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim i jako adept drugiego roku historii żeni się z koleżanką ze studiów. Przez następne lata małżonkowie tułają się od mieszkania do mieszkania, począwszy od matki Tuska, poprzez wynajmowane lokale, aż po szesnastometrowy pokój w hotelu asystenta przy ulicy Polanki w Gdańsku, który żona Tuska, małgorzata, otrzymuje do użytkowania dzięki angażowi w bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas przeszło dziesięcioletniego pobytu w tym hotelowym pokoju na świat przychodzą dzieci Tuszków, syn Michał i córka Katarzyna. Na pierwsze samodzielne mieszkanie rodzinie przyjdzie poczekać do 1993. Otrzymają je, a następnie wykupią dzięki niewiele mającej wspólnego z przestrzeganiem prawa przychylności władz Sopotu i wsparciu finansowym Wiktora Kubiaka. To jednak nastąpi dopiero później. Co dzieje się dalej? W trakcie studiów Tusk próbuje założyć filię studenckich klubów Solidarności. Z marnym skutkiem angażuje się też w działalność niezależnego zrzeszenia studentów, Zakładanego m.in. przez Maciej'a Płażyńskiego. Jednocześnie rozpoczyna pracę w wydawnictwie morskim, w dziale redakcji książek. Tu wchodzi w struktury Solidarności i poznaje ludzi, którzy wpłyną na bieg jego losów. To Ewa Górska, kiedyś działaczka związana ze sprzyjającym komunistom i najeżonym agenturą SB PAKS, a potem z Solidarnością, która skontaktuje Tuska z Detlefem Ruserem oraz Lech Bondkowskim, współtwórca Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który z kolei wciągnie Tuska w działalność ruchu kaszubskiego. Od poznania tej dwójki życie Tuska mocno się zmienia, Zaczyna interesować się swoimi niepolskimi korzeniami i w krótkim czasie tak dalece zatraca się w kaszubskości, że latem 1992 na drugim kongresie kaszubów pisze tekst, który wbija w fotel. Pierwszym etapem wybijania się Pomorza na samorządność, podobnie jak innych aspirujących do tego regionów, będzie nie bunt prowincji przeciw centrum, ale aktywne uczestnictwo w reformowaniu centrum. Trzeba zrobić wszystko, aby wpływ ruchów regionalnych i samorządowych oraz partii politycznych, dla których regionalizm jest istotnym fragmentem ich programu, a więc wpływ na zmiany ustrojowe i gospodarcze, był jak największy. Konieczne jest uczestnictwo regionalistów w debacie konstytucyjnej i w pracy nad innymi aktami legislacyjnymi. Tak długo bowiem jak trwać będzie w Polsce centralistyczny model władzy? Jak długo większość decyzji zapadać będzie w Warszawie? Marzenie o państwie regionalnym pozostanie utopią. Konieczne jest podjęcie ściślejszej współpracy z innymi związkami regionalnymi i pomaganie nowo powstającym, na przykład Liga Warmińsko-Mazurska. Ogólnopolski charakter naszych przedsięwzięć, obok innych walorów, oddali zarzut etnicznej irrendenty. Doświadczenia wielu z nas dowodzą... Że w polskim społeczeństwie wciąż silne są nacjonalistyczne resentymenty i ksenofobie, a regionalizm często obarczany jest publicznie najprzeróżniejszymi grzechami wśród których antypolskość i filogermanizm pojawiają się najczęściej. Inna publikacja jego autorstwa, opublikowana w znaku w 1987 roku wyjaśniała więcej niż wiele. Polska to nienormalność. Takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu. Historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze – Wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnej ochoty dźwigać, a zrzucić nie potrafię, nie chcę mimo wszystko. Wypaliły znamie i każą je z dumą. Więc staje się nienormalny, wypełniony do granic polskością, i tam gdzie inni mówią człowiek, ja mówię Polak. Gdzie inni mówią kultura, cywilizacja i pieniądz, ja życzę Bóg, honor i ojczyzna. Wszystko koniecznie dużą literą. Kiedy inni budują, kochają się i umierają, my walczymy, powstajemy i giniemy. Polskość w rzeczy samej jest nieadekwatną do ponurej rzeczywistości, projekcją naszych zbiorowych kompleksów. Piękniejsza od Polski jest ucieczka od Polski tej na ziemi konkretnej, przegranej, brudnej i biednej. I dlatego tak często nas ogłupia, zaślepia i prowadzi w krainę mitu. Sama jest mitem. Coś się wykluwało. Czas pokazał co. Nim to jednak nastąpi, powstaje pierwsza poważna rysa na opozycyjnym wizerunku Donalda Tuska. To tajemniczy kocioł z 22 lipca 1983. Każdy opozycjonista z tamtych lat powie, że w całej historii opozycji nie było takiego drugiego kotła. SB wie z kim ma do czynienia, a jednak mimo to wszyscy zostają błyskawicznie wypuszczeni. Po tym zatrzymaniu Tusk jest gnębiony przesłuchaniami? Szykanowany? Aresztowany? Nie. W przeciwieństwie zresztą do wszystkich innych uczestników kotła. To krótkie zatrzymanie i błyskawiczne zwolnienie jest jedynym przejawem jakichkolwiek restrykcji SB względem niego. Co robi dalej? Ma jakieś trudności, kłopoty ze strony reżimowych władz? Nie. Wprost przeciwnie. Bez problemu dostaje paszport i, jak gdyby nigdy nic, wyjeżdża za granicę, między innymi do Paryża. W tamtych czasach taka sekwencja zdarzeń to absolutny unikat, coś jak biały hipopotam. Równie niezwykła jest historia jego relacji z Ruserem. Znajomość przeradza się w zażyłość, a potem nagle w 1986 zostaje definitywnie zerwana. Ruser w dalszym ciągu jest w Polsce, spotyka się z Borusewiczem, z innymi, ale już nie z Tuskiem. Dlaczego? Nikt nie wie, bo nikt tego nie wyjaśnia. Także Russer i Tusk nie tłumaczą powodów tej reiterady. Czy jednak, aby na pewno ich relacja zostaje zakończona? Poruszyłem niebo i ziemię, by przeczytać wszystkie teczki pracy Russera w urzędzie gałka w Berlinie. I kiedy wreszcie, przy pomocy armii ludzi i kilku podstępów, uzyskałem zgodę, a następnie zapoznałem się z nimi, okazało się, że dwie z sześciu teczek zniknęły. Akurat te dwie, które dotyczyły okresu po 1986 roku. Wraz z nimi zniknęła szansa sprawdzenia w dokumentach, jak było naprawdę. Wielu ludzi decydowało, co może wiedzieć opinia publiczna. Kiedy w IPN-ie chciałem się zmierzyć z mitem Tuska, opozycjonisty, okazało się, że nie ma tam nic kompletnie nic ktoś zacierał ślady ktoś trzymał rękę na pulsie. To spekulacje przerwał mi Wojtek po raz pierwszy tego wieczora. I jak pokazał czas po raz ostatni. No to fakty. Chyba, że wierzysz, że te znikające w Warszawie i Berlinie dokumenty to tylko przypadek. Moje źródła twierdzą, że znajomość Tuska i Rusera bynajmniej nie zostaje zakończona w 1986 roku. Podobnie jak działalność tego drugiego. W roli agenta niemieckiego wywiadu. Zmienił strony, bo nie było już podzielonych Niemiec. Ale jego historia, historia agenta niemieckiego wywiadu, wciąż trwała. Wrócimy do tego wątku. Pod koniec lat osiemdziesiątych środowisko gdańskich liberałów krystalizuje się wokół relacji przeglądu politycznego. Igdańskiego klubu politycznego, który nawiązuje do klubu politycznego imienia Konstytucji 3 maja, powołanego przez Lecha Bądkowskiego. W jego skład wchodzą także liberałowie skupieni wokół Jana Krzysztofa Bieleckiego, Janusza Lewandowskiego i Donalda Tuska. Na opozycyjnej mapie Polski są wtedy absolutnym marginesem niezauważalnym do tego stopnia, że część działaczy Solidarności nie wie nawet o ich istnieniu. Przy okrągłym stole nie ma ich nie dlatego, że nie było im po drodze czy coś podobnego. Dzieje się tak wyłącznie z innego prostego powodu. Wtedy jeszcze nie mają żadnego znaczenia i nikt ich tam nie zaprasza. Także podczas czerwcowych wyborów do Sejmu w 1989 liberałowie nie są poważnie brani pod uwagę. W efekcie tylko Merkel i Bielecki dostają się do Sejmu. Donald Tusk nie znajduje się nawet na listach wyborczych. To najlepszy dowód na jego ówczesną słabość i mizerną pozycję polityczną. Ale ten stan rzeczy wkrótce się zmienia. Błyskawicznie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W roli wróżki występuje Wiktor Kubiak, współpracownik wywiadu wojskowego PRL-u i niemieckie fundacje, za plecami których stoją dzielni chłopcy z BND, wywiadu niemieckiego. Wiem o tym dobrze i twierdzę, że niewielu mogłoby to wiedzieć lepiej. Nie po tym, co w ramach służby w UOP znajdowaliśmy podczas tajnych przeszukań w materiałach konsultantów i darczyńców fundacji w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. We wrześniu 1989 Tusk, Lewandowski, Bielecki i inni rejestrują partię polityczną, a potem jest już tylko ciekawiej. Donald Tusk wyciąga na światło dzienne niczym królika z kapelusza Wiktora Kubiaka. Nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach poznało się tych dwoje ludzi. Tusk, gdański opozycjonista i Kubiak, współpracownik wywiadu wojskowego, do tego bliski kompan Grzegorza Rzemka od przestępczych interesów. Między innymi od gigantycznych defraudacji związanych z aferą Foz. Wiadomo za to, że przedstawiając Kubiaka kolegom, bo to Tusk był wprowadzającym sponsora ze służb specjalnych PRL-u w swoje środowisko, przyszły premier daje za niego rękojmię. Od tego momentu pieniądze przestają być jakimkolwiek problemem. Tego, czym dysponują w Kaldę, mogą pozazdrościć nawet postkomuniści. Na to przynajmniej wskazuje szyk i fason kongresu. Nowego ugrupowania, które chwilę wcześniej nie miało nic: samochodów, biur, wyposażenia, środków na promocję. Teraz ma wszystko dysponując dostarczanym w reklamówkach lewym finansowaniem od Kubiaka, w rzeczywistości od wywiadu wojskowego PRL-u i od Niemców, którzy za pośrednictwem rozmaitych fundacji, najeżonych agenturą niemieckiego wywiadu, realizują swoje cele, kongres liberalno-demokratyczny staje się partią władzy. Relacje świadków i inne dowody nie zostawiają wątpliwości, że bez tych pieniędzy nie byłoby ani tej partii, ani tamtego rządu. Na jego czele staje Jan Krzysztof Bielecki, ale głównym macherem z zaplecza, jak sam mówił o sobie, jest już wtedy nie kto inny, jak właśnie Tusk. I tak zaczyna rodzić się wersja o wielkim... Opozycjoniście, sprawnym polityku i mężu stanu. W tle tego wszystkiego swoje interesy realizują wszystkie znaczące wywiady ówczesnego świata. Przede wszystkim Niemcy. Ale nie brakuje też Mossad, KGB i GRU. Do tego wojskowi i gangsterzy z Pruszkowa. Wszyscy w jednym czasie, w jednym miejscu, w warszawskim hotelu Marriott, które staje się centrum operacyjnym knowań, intryg i niejasnych interesów. Dlaczego Paweł Piskorski odważnie mówi o pieniądzach od wywiadu wojskowego PRL-u? Ale już dyskretnie Przemilczak to stał zafinansowaniem przykrywanym przez CDU i niemieckie fundacje. Bo oficjalne przyznanie, że partia polityczna, która w chwilę później przejęła władzę w czterdziestomilionowym kraju w sercu Europy, mogła być finansowana przez wywiadościennego państwa, w dodatku Niemców, z którym jest tak potężny bilans historycznych rachunków, to nie byle co. To coś więcej niż tylko totalny skandal. Znacznie więcej. Niemcy, wywiad wojskowy i różne typy spod ciemnej gwiazdy dają pieniądze i oferują wsparcie w inny sposób. Ale wiadomo, że w tym świecie nie ma darmowych obiadów. Nie wiadomo dokładnie co Tusk i koledzy obiecują w zamian za wsparcie Przywieczerskiemu, rzeźniczakowi, stajszczakowi i innym. Wiadomo, że jakiś czas później wszyscy wymienieni okazują się przestępcami i to nie byle jakimi przestępcami. Za wszystkimi Zostają rozesłane międzynarodowe listy gończe. Ostatecznie rzeźniczak umiera w niejasnych okolicznościach w areszcie. Przywieczerski dopiero niedawno, po 20 latach od ucieczki, zostaje poddany ekstradycji i odesłany ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Stajszczak ukrywa się do dziś. Po przejęciu władzy. Kubiaki, stojący za nim ludzie z wywiadu, czerpią niewyobrażalne profity z prywatyzacji, która w rzeczywistości jest niczym innym, jak tylko gigantyczną grabieżą i wyprzedażą za bezcen majątku narodowego. Swoje odbierają także Niemcy na wiele sposobów. Grabież przerywa na krótki czas rząd Jana Olszewskiego. Ale po jego upadku wszystko wraca do smutnej normy i tak zwana prywatyzacja jest kontynuowana kosztem przemysłu stoczniowego, hutnictwa, górnictwa i wielu innych sektorów polskiej gospodarki. Za tą grabież, która nie ma sobie równej w historii, za którą jeszcze długo będą płaciły następne pokolenia Polaków, nie odpowiedział nigdy nikt. Jak to robiono? Niczym w soczewce widać na przykładzie całkowitej zagłady przemysłu stoczniowego. Polskie stocznie zniknęły, a te po NRD nad tym samym Bałtykiem dopiero po ich zniknięciu zaczęły naprawdę prosperować. Czy ktoś poniósł odpowiedzialność za taki obrót sprawy? Za likwidację polskiego przemysłu stoczniowego i dobrze zakamuflowaną pomoc dla niemieckich zakładów, które mogły zwiększyć produkcję, a właściwie przejąć część produkcji polskich stoczni? Czy minister skarbu państwa poniósł choćby odpowiedzialność polityczną? Za ignorancję, bezmyślność i zapewne nie tylko. To historia na oddzielną opowieść. Ale fakty nie pozostawiają wątpliwości, że wszystko tu było świetnie przemyślane, zakamuflowane i zaplanowane. Co spotkało Aleksandra Grada, który to firmował? Nie wszedł do nowego rządu Tuska, to prawda. Ale w czerwcu 2012 dostał świetną posadę w PGE-EJ, spółce Skarbu Państwa, która miała wybudować pierwszą polską elektrownię jądrową z pensją kilkuset tysięcy złotych miesięcznie. A potem dodatkowo zasiadł jeszcze w radach nadzorczych kilku spółek Skarbu Państwa. A czy coś złego stało się Donaldowi Tuskowi? Za numer ze stoczniami, za gazowy przekręt stulecia, który wykręcili razem z Waldemarem Pawlakiem, w efekcie czego przepłacamy za gaz prawie miliard dolarów rocznie? Czy za wszystko inne? Obaj znamy odpowiedź na to pytanie. Możemy zabawić się w jeszcze inny quiz. Czy w trakcie całej swojej politycznej kariery Donald Tusk podjął choćby jedną decyzję, która byłaby ewidentnie sprzeczna z niemieckimi interesami? Choćby jedną, która mogłaby podnieść ciśnienie przyjaciołom z Zachodu i narazić go na gniew niemieckich partnerów? To nie jest trudne pytanie, także i w tym przypadku obaj znamy odpowiedź. Zresztą nie tylko my. Poznają każdy, kto przyjrzy się i sprawdzi, kto był głównym beneficjentem tak rozumianej prywatyzacji. To nie przypadek, że 80% rynku prasy w Polsce należy dziś do wielkich wydawnictw niemieckich, które mogą kształtować opinię społeczną w Polsce. Donald Tusk, który był likwidatorem RSW ruch, największego koncernu prasowego w Europie Środkowo-Wschodniej, mógłby powiedzieć wiele o tym, od czego to wszystko się zaczęło i jak przebiegało. Mógłby, gdyby tylko zechciał, ale jestem dziwnie pewny, że nie zechce. Do wątków niemieckich wrócimy jeszcze. Jakim Donald Tusk naprawdę był politykiem? I jak naprawdę realizował swoją polityczną misję, najlepiej pokazuje pewna sytuacja. Po wybraniu do Senatu z ramienia Unii Wolności w 1997 Tusk zostaje wicemarszałkiem tej Izby, bo tak jest partyjny klucz i takie stanowisko należy się przedstawicielowi tej partii. Jako wiceprzewodniczący Senatu Donald Tusk zupełnie nie udziela się podczas prac Izby, po raz pierwszy zabierając głos na pół roku przed zakończeniem kadencji parlamentu. W tym czasie więcej czasu poświęca na redagowanie kolejnych edycji albumu o Gdańsku. Dziwnie niemieckim, jak twierdzą niektórzy. I oddaje się życiowej namiętności grze w piłkę nożną. Jako wicemarszałek Senatu ma bardzo dużo czasu wolnego i stara się jak może, by nie opuszczać spotkań piłkarskich, tych, w których gra, i także tych, w których jest tylko kibicem. Wypomina mu to podczas sesji kolega z Senatu, którego Tusk upomniał za częste korzystanie z samochodu służbowego. Mówiąc krótko, Donald, żebym ja nie wyciągnął z kancelarii Senatu ewidencji przebiegu twojego samochodu służbowego i nie zapytał twojego kierowcy Mirosława Kowalskiego, jak często jeździłeś na mecze z cyklu politycy i przyjaciele. Cofnijmy się jednak na moment w czasie. Wydarzenia z października 1991 przynoszą w życiu politycznym Donalda Tuska poważne zmiany. Po raz pierwszy zostaje posłem na Sejm. Pozycja polityczna Tuska nabiera podczas trwania rządu Olszewskiego na znaczeniu. Faktycznie staje się drugą osobą w partii. Biorąc udział w negocjacjach politycznych, w kwestii rozszerzenia zaplecza rządu o Unię Demokratyczną, KLD i koło poselskie polskiego programu gospodarczego. Rząd olszewskiego szybko jednak upada. Czy naprawdę chodziło tylko i aż o lustrację? By odpowiedzieć na to pytanie, warto zadać inne. Co zawsze w całej historii, nie tylko naszego kraju, było kołem zamachowym polityki i polityków? Pieniądze i władza? Reszta to tylko szczegóły. Rząd Jana Olszewskiego nie upadł dlatego, a już na pewno nie tylko dlatego, że chciał wyjaśnić przeszłość. To oczywiście bardzo ważne, wręcz fundamentalne. Ale ludzie, którzy dużo mogli i którzy mieli mocodawców poza granicami kraju, patrzyli także w przyszłość. Rząd Jana Olszewskiego upadł, bo zablokował grabieżczą prywatyzację. Jego koniec był zarazem początkiem nowego i kto wie czy nie największego rozdziału w tej grabieży. Przełom starego i nowego wieku to czas, gdy Donald Tusk wychodzi z cienia. Dotąd pozostawał wierny zasadzie znanej macherom z zaplecza, jak określa sam siebie: obserwować i nie wychylać się, a swoje plany realizować po trochu. Teraz jednak wychodzi wreszcie na światło dzienne. 11 stycznia 2001 roku. W hotelu Sheraton w Warszawie zostaje ogłoszona przez Macieja Płażyńskiego, Janusza Olechowskiego i Donalda Tuska decyzja o powołaniu nowej partii politycznej, Platformy Obywatelskiej. Kulisy jej powstania do dziś owiane są mgłą tajemnicy, na którą trochę światła rzucił Gromosław Czempiński. Mój były szef w Urzędzie Ochrony Państwa. Czempiński objawił publicznie, że to on był pomysłodawcą i całym kołem zamachowym powołującym platformę do życia. Bóg jeden wie, jak było naprawdę, ale fakt pozostaje faktem, że Czempiński i Olechowski to starzy znajomi jeszcze z lat osiemdziesiątych. W okresie 1982-1987 Czempiński jako oficer wywiadu pracujący pod przykryciem został skierowany do pracy w rezydenturze w Szwajcarii, skąd donosił na Światową Radę Kościołów. Oficjalnie pracował jako pierwszy sekretarz stałego przedstawicielstwa PRL w biurze ONZ w Genewie. Nieoficjalnie był oficerem prowadzącym Andrzeja Olechowskiego pseudonim MUST, tajnego współpracownika wywiadu PRL-u, pracującego wówczas w Sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju. Czy Gromosław Czempiński, człowiek służb specjalnych, naprawdę był twórcą partii, która niedługo później. Przejęła na wiele lat ster rządów w kraju? To ważne pytanie. Ale jest ważniejsze. Dlaczego Czempiński powiedział to, co powiedział? Człowiek o takim autorytecie nie plecie przecież publicznie bzdur na takie tematy. Pospekulujmy trochę. Odpowiedź nie jest skomplikowana. To było ostrzeżenie skierowane wprost do Donalda Tuska. By wyjaśnić to, trzeba zanurzyć się w przeszłość, nie tak znów odległą. W 2006 w sprawie generała Czempińskiego i kilku innych wpływowych postaci toczyło się wielowątkowe śledztwo. Chodziło o nieprawidłowości i korupcję przy prywatyzacji polskich przedsiębiorstw, m.in. Stoen, pll -Lot i Telekomunikacji Polskiej. Generał Gromosław Czempiński brał udział w prywatyzacji przedsiębiorstwa energetycznego Stoen. Spółka byłego szefa UOP za doradztwo przy procesie prywatyzacyjnym Zarobiła 1,2 miliona euro. Pieniądze pochodziły z niemieckiego koncernu RWE, który nabył stoen oraz od doradcy niemieckiego koncernu firmy BRE Corporation. Generał podejrzany był o przestępstwo z artykułu 229 paragraf 1. Kodeksu karnego odnoszącego się do udzielania lub obietnicy udzielania korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną. Czempiński zdawał sobie sprawę, jako stary praktyk, że sprawiedliwość w Polsce się kupuje, a śledztwo można poprowadzić w dowolnym kierunku. Niezależna prokuratura w Polsce to banialuki dla małych dzieci. Bo o wszystkim decyduje wszechwładza rządzących. I kto jak kto, ale były szef łop wiedział o tym najlepiej. Czempiński wysłał w stronę Tuska ostrzeżenie, którego przesłanie było jasne. Dajcie spokój, bo jak ujawnie kulisy powstania Platformy Obywatelskiej i może jeszcze parę innych, Pikantnych historii, które mam na podorędziu, to się nie pozbieracie. Było to zgodne z pragmatyką decydentów służb specjalnych, którzy zawsze, tak na wszelki wypadek, mają pod ręką podręczną porcję spisków i garść haków. Rzecz w tym, że w tym przypadku Czempiński trafił na osobnika bardzo mściwego który nigdy nie zapominał i nigdy nie wybaczał. Nie inaczej było tym razem. Tusk nie podarował Czempińskiemu tej wypowiedzi, wytaczając przeciwko generałowi najcięższe działa. 22 listopada 2011 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne, usytuowane wówczas pod ABW, i kierowane przez wiernego Tuskowi szefa tej służby, Pawła Wojtunika, zatrzymało Czempińskiego w jego własnym domu. Czempiński został przewieziony do prokuratury okręgowej w Katowicach, gdzie postawiono mu zarzuty płatnej protekcji, korupcji i prania brudnych pieniędzy. W takich razach normą jest, że prokurator z klucza wnioskuje o areszt i niezwykle rzadko, bez walki w sądzie, wypuszcza delikwenta na wolność. Zwłaszcza gdy mowa jest o defraudacjach, liczonych w setkach milionów, a tak jest w tym przypadku. A jednak tym razem dzieje się inaczej. Dlaczego? To proste. Czępiński w więzieniu, to Czempiński nieobliczalny, desperat, gotowy na wszystko, który w taki czy inny sposób może uruchomić swoje haki. Przeczołgany, ale wolny, mający wciąż wiele do stracenia, musi zrozumieć, kto rozdaje karty w tej grze. I tak się dzieje. Ale najpierw jest jeszcze prokurator, dobry aktor w kiepskiej roli. Oskarżyciel tłumaczy zatrzymanemu generałowi, bo to trzeba było wytłumaczyć, że nie będzie aresztu, a tylko środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego, bo nie zachodzi obawa matactwa. Pytanie na logikę. Czy jest ktoś ktokolwiek kto lepiej od szefa służb specjalnych generała z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem wiedziałby jak z czarnego zrobić białe i odwrotnie czyli makaczyć po prostu ale prokuratora to nie martwi obawy matactwa nie ma więc czempiński wraca do domu Przeorany i skompromitowany, ale jednak wychodzi z budynku prokuratury jako wolny człowiek. I tym razem przesłanie było jasne jest źle, ale może być gorzej. Albo lepiej zamknij dziób, bo wszystko jest możliwe. Czempiński zrozumiał to w lot. I z miejsca udzielił odpowiedzi. Rzecz jasna nie twarzą w twarz, co to to nie, ale w taki sposób, by informacja dotarła do adresata za pośrednictwem mediów. Były szef ułop udzielił kilku wywiadów, w których wytłumaczył, że zaszło wielkie, ale to naprawdę wielkie, nieporozumienie. Dodał, że w ogóle, ale to w ogóle nie interesuje się już życiem publicznym, marzy tylko o spokoju i najchętniej wyjechałby z Polski na zawsze, najlepiej do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma przyjaciół, których wywiózł kiedyś z Iraku. Na koniec nie omieszkał dodać, że do nikogo nie ma żalu, że prokurator zdaje się być bardzo porządnym, otwartym na argumenty człowiekiem. Że bardzo szanuje polskie władze z panem premierem na czele i w ogóle bardzo ceni sobie polski wymiar sprawiedliwości, który z pewnością zrozumie, że on, generał Gromosław Czempiński, jest bielszy niż Biel. Popatrzmy teraz na daty. Wybory parlamentarne odbyły się na początku października 2011. Na zatrzymanie Czempińskiego, czyli mówiąc wprost na zemstę, Tusk zdecydował się dopiero po wyborach parlamentarnych, bo wtedy już nic wygranej Platformie Obywatelskiej nie groziło. Gdyby generała zatrzymano przed wyborami. A ten w ramach rewanżu opowiedziałby rewelacje o kulisach powstania P.O., dodając do tego garść ciekawostek o tym i owym, wynik wyborów parlamentarnych mógł być zupełnie inny i kto wie, co byłoby potem. Donald Tusk, a także dyspozycyjni panowie i panie z prokuratury zrozumieli wymowę białej flagi. I tak sprawa, o której w 2011 prokuratorzy mówili z całą mocą, jako absolutnie przestępczej, z niepodważalnymi, twardymi dowodami przestępstw w tle, gwarantującymi wygraną w każdym sądzie świata, a było to siedem lat temu, ta sprawa utknęła w martwym punkcie. Także inaczej, od momentu powołania Platformy Obywatelskiej, a może nawet jeszcze wcześniej, Donald Tusk jest już cały czas nad powierzchnią. Oczywiście, jak to w życiu, raz na wozie, raz pod podwozem, ale nigdy już nie schodzi na tyle głęboko pod wodę, by nie było go widać. A jeśli nawet to pod ręką są życzliwi przyjaciele z Niemiec, ich fundacje, konsultanci i doradcy, którym bliżej jest do szpiegostwa niż do dobroczynności, ale zawsze gotowi pośpieszyć z bezinteresowną pomocą. Jednym z ostatnich obszarów, który pozostał po sprywatyzowaniu wszystkiego, co tylko było do sprywatyzowania, jest wojsko. Tu, nie za bardzo można było już prywatyzować, ale można restrukturyzować. Wzięto się więc za restrukturyzowanie z gorliwością godną prywatyzowania. I tak na pierwszy ogień poszedł system satelitarnej łączności, z którego korzystali polscy żołnierze w Afganistanie, oparty na urządzeniach wyprodukowanych przez wojskowe zakłady łączności w zegrzu, i firmę TT.com z Mińska Mazowieckiego. Urządzenia były skonfigurowane z dwoma satelitami. Pierwszy to Eutelsat W6, który należy do mającej siedzibę we Francji spółki Eutelsat. Drugi, Jamal 202, stanowi własność rosyjskiego koncernu gazowego Gazprom. I właśnie przez tego satelita przesyłano strategiczne informacje o działaniach polskich żołnierzy w Afganistanie, w tym o funkcjonowaniu tamtejszych komórek wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Innym przykładem, za który można by już stawiać zarzuty karne, jest przetarg dla gromu. Mon na swojej stronie internetowej umieściło dane o uzbrojeniu grom, środkach łączności, miejscach organizowania szkoleń i nowych siedzibach. Dane te znalazły się w ogłoszeniu o przetargach, bo w tym przypadku nie skorzystano z możliwości, które daje ustawa o zamówieniach publicznych. Z informacji przetargowej można było łatwo wywnioskować, że rozwija się oddział wodny Grom, bo zamówiono typowy dla takich jednostek sprzęt. A na podstawie ogłoszenia o przetargu na kupno karabinów maszynowych można oszacować liczebność formacji. W sieci, dzięki ogłoszeniom przetargowym, informowano również, jakiego oprogramowania antywirusowego używa jednostka. I gdzie tankuje samochody? Czy można się dziwić, że przy takich rządach za kadencji premiera Donalda Tuska w 2011 roku odeszło z wojska na własną prośbę blisko 6 tysięcy żołnierzy? Liczebność wojska spadła do 96 tysięcy, co stanowi najgorszy wynik w historii. W polskim wojsku Niezmienna pozostała jedynie liczba generałów i pułkowników, których służyło niemal 1600. W przeliczeniu jeden generał mógłby dowodzić batalionem, a jeden pułkownik przypadał na jedną trzecią kompanii. I tak po raz pierwszy w historii policja była bardziej liczna niż wojsko polskie. A przecież nie były to jedyne kwiatki, bo na przykład gdy jeden z branych pod uwagę w planowanym przetargu okrętów podwodnych niemiecki typ 212a okazał się niezgodny ze sformułowanymi przez marynarkę wojenną wymaganiami operacyjnymi, zmieniono wymagania operacyjne zamiast wybrać okręt, który by je spełniał. Podobnych absurdów za kadencji premiera Tuska było zbyt wiele, by ktokolwiek potrafił je zliczyć. Jedno je łączyło. Traciła Polska, zyskiwali inni. Przeważnie sąsiedzi z zachodu. Dopiero w takim kontekście warto przypomnieć słowa niemieckiego ministra finansów Theo Weigla, które odnosiły się do Leszka Balcerowicza. Nie Donalda Tuska, ale które dobrze pokazują sposób myślenia niemieckich przyjaciół. Że stypendium przyznane kiedyś Balcerowiczowi było najlepszą inwestycją fundacji imienia Friedricha Eberta i Niemiec w Polsce. W podobnym zapewne duchu Donald Tusk Dwukrotnie zostaje nagrodzony wysokimi odznaczeniami niemieckimi. Po raz pierwszy w 2010 najbardziej prestiżową nagrodą niemiecką Karola Wielkiego. Laudację na cześć Tuska wygłasza sama Angela Merkel, wyrażając podziękowania. Ma za co dziękować. W czasie gdy Tusk odbiera nagrodę stoczniowcy ze Szczecina i Gdyni których zakłady pracy doprowadzono do upadłości rozpoczynają wzbogacanie niemieckiego rynku pracy zbierając szparagi w Brandenburgii nie tylko zresztą stoczniowcy bo także górnicy hutnicy i cukrownicy w roku 1997 w Polsce funkcjonowało 76 państwowych cukrowni, a już w 2003 w rękach zagranicznych inwestorów, głównie niemieckich, znalazło się prawie 50 z nich. Od 2001 rozpoczęło się masowe zamykanie zakładów. Tak masowe, że w kampanii cukrowniczej 2006 Siedem. Z dwunastu zakładów Pfeiffer und Langen pracowało już tylko cztery. Cukrownie były zamykane, nie były jednak likwidowane. Jak koncernom niemieckim opłacało się przez lata utrzymywać zamknięte zakłady, skoro budynki i maszyny ulegały zniszczeniu? Opłacało się bo Niemcy, mający od lat decydujący głos w Unii Europejskiej, przeforsowali przepis dotyczący restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego. Zakładał, że w przypadku całkowitego demontażu urządzeń produkcyjnych, za każdą wycofaną tonę kwoty, wypłacono rekompensatę z funduszu restrukturyzacyjnego w wysokości 730 euro, za tonę. Tymczasem w okresie 2009-2010 było to już tylko 520 euro za tonę. Wielokrotnie maszyn i pozostałego sprzętu wcale więc nie demontowano, albo demontowano tylko na papierze, przewożąc co bardziej wartościowy sprzęt do pozostałych zakładów, znajdujących się w rękach niemieckich koncernów. Jaka była reakcja polskich władz na takie kolonialne wręcz zachowanie? Żadna. Drugie wyróżnienie, kontrowersyjne, to mało powiedziane. Donald Tusk otrzymuje dwa lata po pierwszym: nagrodę imienia Waltera Ratenała przyznawaną za wyjątkowe zasługi. Na rzecz pogłębienia integracji europejskiej. Szkopuł w tym, że Walter Rathenau to minister spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej, który własnoręcznie podpisał układ w Rapallo z niepokojem przyjęty przez polską opinię publiczną jako zapowiedź współpracy radziecko-niemieckiej Zakończony w 1939 roku czwartym rozbiorem Polski. Dopiero w takim kontekście łatwo zrozumieć życzliwość Donalda Tuska dla niemieckich interesów. Równie łatwo jak żółwiki z Putinem, spotkanie na Słopockim Molo, korzystny dla Rosjan kontrakt gazowy i wiele innych. Bo prawda była znacznie gorsza niż w starym dowcipie, w którym Angela Merkel po wygranych przez Bronisława Komorowskiego wyborach prezydenckich miała powiedzieć do Władimira Putina: Wasz prezydent, nasz premier. Jeżeli było coś w aktach sztazji, wiedziano o tym w Moskwie. I kto jak kto, ale Putin? przebywający przez kilka lat w Niemieckiej Republice Demokratycznej, w ramach służby w KGB, wiedział to lepiej niż inni. Jeżeli było, no ale o tym się już nie przekonamy, bo dwie najważniejsze teczki agenta Russera zniknęły i nikt nie wie, co się z nimi stało. W tym sensie tajemnica tych teczek może być wyzwaniem dla przyszłych pokoleń, przechodzącym z ojca na syna, aż wreszcie ktoś dokopie się do prawdy. Bo tak jest zawsze. I jedyne pytanie brzmi nie czy, tylko kiedy. Czyli wszystko to na nic, odezwał się wreszcie Wojtek, który przez cały ten czas nie przerywał mi, ale ani na moment nie spuszczał oczu z mojej twarzy. Tego nie powiedziałem, odparłem. Jeśli zgodzimy się, że wykreowany przez specjalistów z branży PR i usłużne media obraz Donalda Tuska był mitem, to musimy się zgodzić też z tym, że istnieje inna, bardziej zbliżona do prawdy wersja jego życia. Jaka to wersja? Zbierzmy fakty. Detlef Russer nie kończy służby w niemieckim wywiadzie w 1989. Zawierzmy logice i zdrowemu rozsądkowi. BND to profesjonalna służba wywiadowcza, jedna z najlepszych na świecie. Jak każda służba tego typu, korzysta z okazji, która się nadarza i przejmuje aktywa sztazji. Podobnie zrobili na przykład Amerykanie z Niemcami po II wojnie światowej. I tak robi się zawsze. Jakiekolwiek inne działanie byłoby po prostu wbrew pragmatyce służb specjalnych. Dodatkowo fakt służby Russera w BND potwierdzają inne źródła te w Niemczech i te w Polsce. Jeżeli Detlef Russer jest poza służbą, no to po co spotyka się z Roglerem, który według naszej wiedzy operacyjnej w tamtym czasie pracuje już dla niemieckiego wywiadu? I dlaczego idąc na spotkania z niemieckim biznesmenem robi trasę sprawdzeniową? Dlaczego teczki Russera są aż tak ważne, że ktoś wykrada je z Urzędu Gałka? Kto mógł tego dokonać w sposób całkowicie niezauważony? I co najważniejsze, kto mógł utrzymać ten fakt w tajemnicy? To nie są pytania podchwytliwe. Znamy na nie odpowiedzi. Mogła to zrobić jedynie BND. Tylko niemieckie służby specjalne miały możliwość, by wszystko to zorganizować i przeprowadzić w taki właśnie sposób. I tylko one miały motyw. Teraz Rogler. Ten także w drodze na spotkanie robi trasę sprawdzeniową. A po co? Przecież podobno jest tylko przedsiębiorcą, biznesmenem, nieudacznikiem który za co się nie weźmie, to zepsuje. To idiotyczne, ale przecież niekaralne. Tymczasem, gubiąc ogon za ogonem, zdaje się być fachowym agentem wywiadu, do tego perfekcjonistą. Kto nauczył go tych wszystkich profesjonalnych zachowań, gubienia ogona, przekazywania informacji? Jeżeli naprawdę rogler jest tylko, Niemieckim biznesmenem? Po co w ogóle spotyka się z Ruserem, który przecież nie prowadzi żadnych interesów, jest naukowcem, dla niego człowiekiem z obcego świata? I dlaczego Rogler utajnia fakt tych spotkań? Dużo pytań, mało odpowiedzi. I na koniec Ryszard Tomaszek, niemiecki szpieg który zbudował w Polsce szpiegowską siatkę. Wiedzą o tym ci, którzy go namierzyli, moi koledzy, a wiem także i ja sam. Początkowo Warszawa traktuje sprawę jak gorący kartofel, marginalizuje, stwarza sztuczne przeszkody. Na gruncie logiki i pragmatyki kontrwywiadu wydaje się to całkowicie bez sensu. Pojawia się realna szansa rozbicia dużej, jak wszystko na to wskazuje, siatki obcego wywiadu. A tymczasem nikt nie jest tym zainteresowany. A potem? Nagle zareagowali. Zbyt nagle. W tym sensie decyzja o zatrzymaniu i aresztowaniu Tomaszka nie jest zakończeniem operacji kryptonim duchowny, tylko jej przerwaniem. W lumelskim łopu nikt nie wierzył, że to dzieje się naprawdę. Ale to dzieje się naprawdę. Koniec końców Tomaszek dostaje osiem lat do odsiadki. Sporo. Zwłaszcza jeśli zważy się fakt, że Piotr Hoffman, pułkownik Wojska Polskiego, aresztowany niedługo wcześniej przez sąd wojskowy w Bydgoszczy. Zostaje skazany za szpiegostwo na rzecz wywiadu Republiki Federalnej Niemiec tylko na cztery lata więzienia. Pułkownik Hoffmann, jako wykładowca w Wyższej Szkole Oficerskiej w Koszalinie, współpracował z niemieckim wywiadem ponad siedem lat. Do współpracy zwerbowali go w 1985 roku oficerowie Bundesnachrichtendienst. Federalnej Służby Wywiadowczej, czyli BND. Wykorzystując rzekomo niemieckie pochodzenie Hoffmana, Niemcy zjawili się w jego mieszkaniu w Koszalinie. Wstawili mu zwykłą śpiewkę. Nie zdradzasz ojczyzny. Będziesz pracował przeciwko Rosjanom. Pamiętaj o Katyniu. Pomożesz polskiej opozycji. I tym podobne komunały. W trakcie siedmioletniej współpracy Hoffman wykorzystywał gotowce, listy adresowane na fikcyjne adresy kontaktowe w Niemczech. Korespondencję przygotowywał, wykorzystując kalkę do sporządzania tajnopisów, tabel kodowych. Do odbierania informacji używał odbiornika radiowego ze specjalnym zakresem fal radiowych. W 1986 roku otrzymał od BND komputer Epson kalki do tajnopisu, w kasety szyfrujące służące do sporządzania informacji przekazywanych BND. Za pomocą komputera szyfrował informacje i zapisywał je na taśmie magnetofonowej. Którą ukrywał w specjalnie przygotowanych schowkach, skąd podejmowali je prowadzący go oficerowie BND. Był dla Niemców bardzo cennym źródłem, ale najwyraźniej mniej cennym niż figurant operacji duchowny. Gdy Ryszard Tomaszek orientuje się, jak to zostało rozegrane, rozumie że w pewnym sensie został kozłem ofiarnym i zapewne przestraszył się nie na żarty. Są pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Jednym z takich pytań jest, dlaczego Tomaszek nie skończył jak inni osadzeni, którzy wiedzieli zbyt wiele o zbyt wielu. Jeremiasz Barański, Andrzej Rzeźniczak, Artur Zirajewski i dziesiątki innych. Połączył ich jednaki los, jednakowo tragiczny. Ryszard Tomaszek nie dołączył do tych nieszczęśników. Możliwe, że dał do zrozumienia, że jeśli pośliźnie się na mydle w więziennej Łazience, to coś się stanie? Może pomogli mu lojalni Niemcy? A może wydarzyło się jeszcze coś innego? To jedna z tych tajemnic historii. Tak czy inaczej, wyjęcie kluczowego ogniwa, jakim był Tomaszek, z tego łańcucha zdarzeń, zmienia wszystko. Zdekonspirowany agent BND, który utrzymywał kontakty z Roglerem, a ten z Grasiem, i pozostającym w służbie BND Russerem mógł stanowić śmiertelne zagrożenie dla tego układu. Czy jednak tylko dla tego układu? Czy może Donald Tusk po 1990 roku utrzymywał kontakty z Detlefem Russerem? Tak twierdzą niektóre z naszych źródeł. Ale tego nie wiemy na pewno. Pozostają dwie rzeczy: zaginięcie teczek Rusera z urzędu Gałka, fakt, który mówi więcej niż słowa i finansowanie KLD przez BND za pośrednictwem fundacji, a w tamtej rzeczywistości faktycznie instytucji przykrycia. WŁOB, wiedzieliśmy o tym tak dużo, że nie trzeba było już więcej. Zapadła cisza. W oddali słychać było coś, co mogło być wiatrem w lesie, szumem granicznej rzeki, uderzającej o brzeg albo odgłosem siąpiącego deszczu. Ale poza tym nic nie mąciło absolutnej nieomal ciszy, bo serpelice takie właśnie były ciche. Jak Twoim zdaniem wszystko to się skończy? Spytał Wojtek. Nie wiem. Niektórych rzeczy nie wiem. I to właśnie jest jedna z tych rzeczy. Poza wszystkim kto wie, co zdarzy się jutro? Słyszałem kiedyś historię, którą opowiadał mądry ksiądz. Wojtek odezwał się tak cicho, że nawet w tej wszechobecnej ciszy dosłyszałem go z ledwością. Chcesz posłuchać? Chcę. Żołnierz na linii frontu wbrew rozkazowi dowódcy, ryzykując życie, idzie porannego przyjaciela, który leży na ziemi niczyjej. Taszczy przyjaciela do swoich. Ale ten okazuje się już martwy. Dowódca w furii, bo podwładny złamał rozkaz i do tego bezsensu narażał życie. Ale żołnierz mówi krótko było warto, bo kiedy do niego dotarłem, żył jeszcze i powiedział: Wiedziałem, że przyjdziesz. Spojrzałem na przyjaciela który teraz trząsł się na całym ciele. Dlaczego ta historia tak bardzo cię poruszyła? Spytałem. Bo jest o tym, że warto coś zrobić po prostu dlatego, że warto. Powiedział tak cicho, jakby jego słowa wessała ta przechobecna cisza. Bardzo ładna historia i może prawdziwa. Podszedłem do okna i spojrzałem na wznoszącą się nad lasem kurtynę światła budzącego się dnia. Tak, bardzo ładna historia, powtórzyłem jak echo. I chciałem wierzyć, że prawdziwa.